Charles Dickens. David Copperfield. Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Davida Copperfielda, juniora. Rodem z Blunderstone, których nigdy ogłaszać drukiem nie zamierzał. Przełożyła Wilhelmina zyndram Kościołkowska. Czyta Radosław Krzyżowski. Tom pierwszy. Rozdział pierwszy. Przychodzę na świat. Czy sam zostanę bohaterem niniejszej powieści, czy miejsce to? Zajmie kto inny, następne rozstrzygnął stronnicę. W każdym razie zaczynam od początku, to jest od chwili mego urodzenia. Zgodnie z tym, co słyszałem i w co wierzę, wypadek ten miał miejsce w piątek o północy. Zagarbił właśnie dwunastą godzinę i jednocześnie ozwało się kwilenie nowonarodzonego, co właśnie przez mamkę i pewną mądrą matronę z sąsiedztwa od miesięcy już kilku i zanim osobiście poznać mnie mogła wielce w istnieniu moim zainteresowaną, zgodnie uznane zostało za zapowiedź po pierwsze nieosobliwej doli w świat wchodzącego człowieka, po drugie uzdolnienia tegoż człowieka do widywania duchów i strachów. Właściwości niechybnie wrodzonej, jak to utrzymywały obie doświadczone niewiasty, i zwykłej, dzieciom obojga płci, zrodzonym w piątkowych nocnych godzinach. Co do pierwszego wniosku, historia mego życia wykaże, o ile był prawdziwym. Co do drugiego, zauważę, że dotąd nie zdarzyło mi się sprawdzić jego słuszności, na co się zresztą bynajmniej nie uskarżam. Urodziłem się, jak to mówią, w Czepku, którego sprzedaż ogłoszono w dziennikach za skromną cenę piętnastu gwinei. Czy to, że żeglarze w nieosobliwych w tym czasie znajdowali się interesach, czy że osłabła wiara w podobne praktyki i bardziej niż szczepkom zaufano korkowym pasom, nie wiem. Dość, że się zgłosił jeden tylko nabywca pewien adwokat, ofiarujący za wystawiony na sprzedaż przedmiot dwa funty w gotówce i tyleż winem, lecz odmawiający stanowczo zabezpieczenia się od utonięcia w wyższej cenie. Że zaś nawet piwnica biednej mojej matki była do sprzedania, nie dobito targu. I dopiero w dziesięć lat później czepek puszczono w okolicy, którąśmy zamieszkiwali, na loterię, w pięćdziesięciu biletach, pół korony każdy, z dopłatą przez wygrywającego pięciu szylingów. Byłem obecny przy tym. Pamiętam niemiłe uczucie, jakiegom doznał wobec podobnego rozporządzania się cząstką mej osoby. Fant wygrany został przez starą damę z koszyczkiem w ręku Pamiętam, jak niechętnie dostawała z niego należną dopłatę drobnymi co zabrało nieskończenie wiele czasu i było powodem wielu arytmetycznych zawikłań Dama ta, co jest faktem niezwykłym i wartym pamięci istotnie nie utonęła lecz na własnym łóżku godnie umarła w 92 roku życia wypada jednak dodać, że się trzymała stale lądu a nawet wyklinała niezbożność żeglarzy i innych podobnych niegodziwców usiłujących, jak mówiła, wykrętami naruszyć naturalny bieg rzeczy. Na próżno tłumaczono jej. Że z tej to właśnie walki z naturalnym biegiem rzeczy osiągano znaczne korzyści, a między innymi herbatę, którą szczególnie lubiła. Na wszelkie dowodzenia odpowiadała ona nieodmiennie: Wykręty to, ateuszowskie wykręty. A teraz bez wykrętów do rzeczy. To jest do mego przyjścia na świat. Urodziłem się w Blunderstone w hrabstwie Suffolk. Jestem pogrobowcem, gdyż ujrzałem światło dzienne w sześć miesięcy po zamknięciu na zawsze powiek mego ojca. Nie mogłem się nigdy pogodzić z myślą, że mój ojciec nie widział mnie nawet. Dotąd też pamiętam żal, który mnie zdejmował, ilekroć pomyślałem o samotnej jego mogile. Zwłaszcza w słodną i ciemną noc. Gdy w jasnym i ciepłym naszym mieszkaniu płonął ogień na kominie, dostrzegałem coś bezlitosnego, jak mi się nieraz zdawało, w tych szczelnie zamkniętych naszych drzwiach i oknach. Najbogatszą osobą w naszej rodzinie była ciotka mego ojca, a tym samym moja cioteczna babka, o której opowiem więcej w odpowiednim czasie, panna Trotwood, albo też panna Betsy. Jak ją nazywała biedna moja matka, gdy się zdobyła na odwagę, co zdarzało się niezmiernie rzadko, wzmiankowania tej imponującej osoby. Panna Betsy wyszła za mąż za człowieka młodszego od siebie i niezwykłej urody, na którym niestety nie sprawdziło się przysłowie o pięknej duszy w pięknym mieszkającej ciele. Utrzymywano, jakoby źle obchodził się z żoną, bił ją, a nawet przy drażliwej jakiejś pieniężnej kwestii chciał z drugiego piętra oknem wyrzucić. Taka niezgodność temperamentów skłoniła ciotkę mego ojca do rozstania się z mężem za wszelką cenę. Mąż przyszedłszy w ten sposób do posiadania kapitału, wyjechał do Indii, gdzie wedle przechowanego w rodzinie podania widywano go jeżdżącego na słoniu w towarzystwie księżniczki hinduskiej Jakoby. Bądź co bądź, w dziesięć lat potem doszła wieść, o jego zgonie. Jak wieść tę przyjęła ciotka, nikt nie wie. Wróciła po śmierci męża do panieńskiego swego nazwiska, nabyła mały na brzegu morza stojący domek i, osiadłszy w nim z jedną tylko służącą, wiodła życie samotne i zamknięte. Zrazu ojciec mój był jej ulubieńcem. Lecz odkąd nie mogła mu wybaczyć ożenienia się z woskową lalką, jak nazywała moją matkę, tylko tyle o niej wiedząc, że nie ma jeszcze lat dwudziestu. Przestał ją widywać. Ojciec mój, znacznie od żony starszy i słabego zdrowia, zmarł w rok po ożenieniu, a na sześć miesięcy, jak to już mówiłem, przed moim przyjściem na świat. Tak się rzeczy miały w wieczór tego dnia, który pozwalam sobie nazwać pamiętnym. Nie roszcząc wszelako najmniejszej pretensji do oceniania na podstawie świadectwa własnych zmysłów istniejącego wówczas stanu rzeczy, ani nawet do pamięci własnym, nabytej doświadczeniem? Powtarzam. Co słyszałem? Otóż matka moja, siedząc przed kominkiem, słaba i przygnębiona. Przez łzy spoglądała na ogień, rozmyślając nad sobą i nad tym drobnym, wyczekiwanym gościem. Sierotą, którego przyjście na świat powitać miał płonący na kominku ogień. W pogodne, lecz wietrzne marcowe popołudnia siedziała tak cicha i wystraszona, wątpiąc, czy przeżyć zdoła zbliżającą się chwilę krytyczną. Podnosząc głowę dla otarcia łez, spojrzała wypadkiem w okno i dostrzegła przechodzącą przez ogród nieznajomą kobietę. Od razu zgadła, że był to nie kto inny, tylko panna Becji. Słońce przedzierając się przez ogrodzenie, oświecało idącą śmiało wprost przed siebie postać kobiecą, która zbliżywszy się do domu, dała niezbity już dowód tożsamości. Ojciec mój mawiał nieraz, że jego ciotka nie stosuje się w niczym do utartych zwyczajów. To też i tym razem, zamiast zadzwonić u drzwi domu, zbliżyła twarz do okna, aż nos jej, jak utrzymywała moja matka, spłaszczył się i pobielał zupełnie. Widoków tak dalece przeraził biedaczkę, że zapewne temu to niezwykłemu zjawieniu się ciotki Betsy zawdzięczam przyjściem na świat w fatalnym dniu piątkowym. Matka moja porwała się z krzesła, szukając schronienia w głębi pokoju, gdzie ją panna Betsy, przewracając oczy niby głowa Saracena na starym holenderskim zegarze, spostrzegła i przywołała do drzwi ruchem przywykłej do rozkazywania osoby. Matka moja drzwi otworzyła. Zapewne pani Copperfield zauważyła panna Betsy, wchodząc do pokoju i spoglądając na żałobne szaty i zmienioną kibić mojej matki. Tak jest. Odrzekła cicho zagadnięta. Trotwood, przedstawiła się nowo przybyła. Przypuszczam, żeś musiała coś o mnie słyszeć. Matka moja odpowiedziała twierdząco, wprawdzie, lecz bez zbytniego entuzjazmu. Widzisz mnie przed sobą we własnej osobie, dorzuciła nowo przybyła. Obie usiadły u kominka. Po kilku chwilach nieprzerwanego przez ciotkę Betsy milczenia, matka moja wybuchnęła płaczem. Ciu, 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 upominała ją ciotka. Uspokój się. Uspokój. Długo biedna kobieta nie mogła się uspokoić. A teraz zdejm ten czepek, zadecydowała przybyła. Niech ci się przypatrzę. Matka moja tak była przerażona, że gdyby nawet i chciała, nie śmiałaby sprzeciwić się dziwnemu nieco żądaniu swego gościa. Drżącą ręką, sięgając po wdowi czepek, w pośpiechu rozrzuciła włosy, które spłynęły na jej twarz i ramiona. Ależ to dziecko! Istne dziecko, zawołała panna Becji. Istotnie matka moja była młoda, a wyglądała jeszcze młodziej. Spuściła tedy głowę, przyznając się do tego mimowolnego grzechu i łkając, upewniała ciotkę, że na nieszczęście młodą jest, zbyt młodą na wdowę, na matkę. Jeśli nota przeżyć zdoła to, co jej grozi. Zdawało się jej przy tym, że gdy tak skarżyła się, płacząc żewnie, czuła przesuwającą się po swych włosach pieszczotliwą i miękką kobiecą rękę. Musiało to być jednak przywidzenie. Gdy podniosła zauzawione oczy, ciotka siedziała na krześle prosta i sztywna z założonymi na piersiach rękoma, z nogą wspartą o kratę kominka. A! Ozwała się po chwili. Wroni bur! Dlaczego? Mianowicie wroni bur! Pani ma zapewne na myśli nazwę tej miejscowości, spytała moja matka. Dlaczego? Mianowicie wroni bur, powtarzała panna Betsy. Przy waszej niepraktyczności. Domów wzór brzmiałoby stosowniej. Nazwę tę, odrzekła moja matka, mąż mój wybrał jako odpowiednią. Właśnie wiatr tak zachrzęścił w starych drzewach grodu, że mimo woli wzrok rozmawiających zwrócił się w tę stronę. Wiązy. Pochylając się ku sobie na kształt borów szepczących zwierzenia, zatrzęsły się gwałtownie, jak gdyby odepchnąć chciały ciężką i straszną jakąś tajemnicę na wiatr puszczając rozbujałe gałęzie. Z najwyższych strącone a zawisłe tam stare wronie gniazdo spadło, podobne do szczątków rozbitego na burzliwym morzu okrętu. Gdzież są ptaki? Spytała panna Becy. Ptaki? powtórzyła, budząc się z zamyślenia moja matka. Wrony. Gdzież się podziały? Pytała ciotka. Nie widziałam ich, odkądśmy tu zamieszkali, odrzekła moja matka i dodała myśleliśmy, to znaczy pan Copperfield sądził, że miejsce to jest dla nich stosowne. Widać jednak gniazda były stare i od dawna już puste. Mam go, mam Dawida, jak gdybym go widziała, zawołała ciotka. Miejsce nazwać od gniazd i ufać, że ponieważ są gniazda, będą i ptaki. Liczyć na ptasią fantazję. To mi praktyczność. Pan Copperfield, przerwała matka moja, nie żyje. Jeśli pani ośmiela się mówić o nim w podobny sposób. W mojej obecności. Biedna kobieta próbowała stawić czoło naszej ciotce, zdolnej pokonać o wiele silniejszego od słabej tej istoty wroga. Matka moja padła osłabiona na krzesło, z którego usiłowała powstać. A gdy przyszła do siebie, czy też może została ocucona przez pannę Betsy, ta stała u okna. Wieczór zapadał coraz głębszy. I gdyby nie płonący na kominku ogień, rozmawiające kobiety nie mogłyby siebie widzieć. Hmm, zaczęła ciotka Betsy, wracając obojętnie na uprzednio zajmowane przy kominku miejsce. A, a kiedyż to... Spodziewasz się. Czuję się słaba, wyjęknęła moja matka. Nie wiem, co mi jest. Pewnie nie przeżyję tego. O ho, uspokajała ciotka. Napij się tylko herbaty. Oż, gdyby mi to pomogło. Pomoże, niewątpliwie pomoże. Wyobrażasz sobie więcej niż jest. Jak na imię tej dziewczynie? Sama nie wiem jeszcze, czy to będzie dziewczynka, zauważyła naiwnie moja matka. — Niech nieba mają w swej pieczy, to dziecię! — zawołała ciotka, bezwiednie powtarzając sentencję wypisaną na pewnej szufladzie szafy w pokoju mojej matki, w której złożono początek mego doczesnego dobytku. — Wcale nie to miałam na myśli. Myślałam o służącej. — O, Pegoty! — odrzekła moja matka. — Pegoty! — powtórzyła z pewnym oburzeniem ciotka. — Chcesz we mnie wmówić, mała, że chrześcijańska dusza została oszczona podobnym imieniem? To jest jej nazwisko? Odrzekła słabnąc moja matka. Po nazwisku nazywał ją mój mąż, gdyż Pegoty nosi moje imię. Pegoty! zawołała panna Betsy otwierając drzwi. Podawaj prędzej herbatę. Twoja pani zasłabła. Nie marudźże. Wydawszy ten rozkaz tonem osoby przywykłej do rozkazów i rzuciwszy badawcze spojrzenie na wychodzącą z kuchni ze świecą w ręku, zdziwioną tym nieznanym i rozkazującym głosem służącą, Ciotka Becci wróciła na poprzednie miejsce, podniosła brzeg sukni, nogę położyła na kratce kominka, a obie ręce złożyła na kolanach. Mówiłaś dopiero, zaczęła o dziewczynce. Nie wątpię też ani na chwilę, że będzie to dziewczynka. Otóż od chwili urodzenia tej dziewczynki może będzie to chłopczyk, wtrąciła nieśmiało moja matka. Nie zaprzeczaj mi, odparła ciotka. Wiem co mówię, przeczucie mnie nie myli. Otóż od chwili urodzenia tej dziewczynki rozciągam nad nią opiekę. Będę jej chrzestną matką i proszę, aby się nazywała Betsy Trotwood Coverfield. W życiu tej Betsy Trotwood nie powinno być omyłek i niech nikt się nie ośmieli zażartować z uczuć tej Betsy Trotwood. Wychowamy ją starannie, będziemy strzec, aby zaufania i serca nie trwoniła na darmo. Moja to już rzecz. Za każdym z powyższych zdań, ciotka potrząsała głową. Jak gdyby z myśli i pamięci zrzucić, chciała ciężar dawnych cierpień, tak się przynajmniej zdawało mojej matce, gdy patrzyła na nią przy niepewnym blasku ognia, zbyt słaba zresztą, zbyt wystraszona i niespokojna o siebie, aby zdawać sobie sprawę z tego, co widziała lub mówiła. Czy David dobry był dla ciebie, moje dziecko? Spytała ciotka po krótkim milczeniu. Czyście byli szczęśliwi? Bardzo szczęśliwi, odrzekła moja matka. Był. Chyba zbyt dobry dla mnie. Pieścił cię, psu, zapewne. Teraz, gdym została sama i opuszczona na tym świecie. Teraz wiem, że w istocie tak było załkała biedna kobieta. Cii, nie płacz, no, nie płacz! pocieszała ją panna Betsy. Nie byliście, widzisz, dobraną parą. Jak gdyby były dobrane pary, dlatego spytałam. Sierotą byłaś? Co? Sierotą! – Nauczycielką, zdaje mi się. – Nauczycielką dzieci w rodzinie, którą pan Copperfield odwiedzał czasem. Zauważył mnie i był zawsze bardzo dla mnie dobry. Oświadczył się, przyjęłam oświadczynę i tak się pobrali. Kończyła ze zwykłą sobie prostotą matka moja. – Dziecie, biedne dziecię – mruczała panna Betsy, pochylając nad ogniem zmarszczone czoło. – Czy ty w ogóle coś umiesz? – Przepraszam, panią – wyjęknęła znów moja matka. Jak dom prowadzić, na przykład? kończyła ciotka Betsy. Słabo, odrzekła, o wiele mniej niż bym chciała. David uczył mnie, och, niby sam się znał na tym. No, wtrąciła ciotka. Chciałam korzystać. Chciałam z całego serca, a on był tak dobry, wyrozumiały, cierpliwy, i gdyby nie. Łukanie przerwało mowę mej matce. Prowadziłam rachunki starannie. Co wieczór sprawdzaliśmy je razem, ciągnęła moja matka, łkając ciągle. Uspokój się, no, uspokój, nie płacz tak, mówiła ciotka. I nigdy, najmniejsze, nie zaszło między nami nieporozumienie, kończyła płacząc matka moja. Czasem tylko zarzucał mi, że moje trójki zbyt są podobne do piątek, że laseczki przy siódemkach i dziewiątkach zbyt kręte. Uspokój się, nie płacz tak, upominała ciotka. Może ci to zaszkodzić. I nie tylko tobie, lecz i mojej chrzestnej córce. Ostatni ten wzgląd uspokoił nieco moją matkę. Czuła się zresztą coraz słabszą. Zapanowało milczenie, przerywane pochrząkiwaniem ciotki. David, rzekła ona wreszcie, posiadał rentę. Czy zapewnił ci jaki fundusz? Był tak dobry, że pomyślał o mnie i część renty przelał na moje imię. Na jaką sumę? Sto pięć funtów rocznie. Mogło być gorzej, zauważyła ciotka. Tymczasem z biedną moją matką tak źle już było, że wnosząca herbatę i świece, Pegoty przelękła się na dobre. Pomogła swej pani natychmiast przejść do sypialnego pokoju, wysyłając jednocześnie po doktora swego siostrzeńca, Hama Pegoty, którego od dni już kilku w przewidywaniu tej konieczności przechowywała w kuchni bez wiedzy mojej matki. I doktor i wezwana do pomocy niewiasta zdziwili się wielce niespodziewanym widokiem obcej damy, siedzącej u kominka z groźną miną, przewieszonym przez lewą rękę kapeluszem i uszami pełnymi waty. A że ani moja matka w tej chwili nie mogła udzielić żadnych objaśnień, ani też Pegoty nie umiała wytłumaczyć, zjawisko pozostało tajemniczym, do czego też przyczyniała się niemało wielka ilość wyciąganej z kieszeni i do uszu przez nieznajomą pakowanej waty. Doktor wróciwszy z pokoju chorej i przekonawszy się zapewne, że zmuszony będzie spędzić kilka godzin z nieznajomą, usiłował być uprzejmy i towarzyski. Był to najspokojniejszy i najłagodniejszy pod słońcem człowieczek. Starał się jak najmniej zabierać wszędzie miejsca. Chód jego był cichy, jak stąpanie ducha w hamlecie. Głowę przechylał skromnie na ramię. Nie nazwałby złym słowem psa, ani nawet na wściekłego psa nie potrafiłby burknąć. Dałby mu choć jedno, choć pół, choć cząstkę dobrego słowa, a mowa jego, jak i kroki, była cicha i powolna. Nie, za nic w świecie. Nawet dla wściekłego psa nie byłby on szorstki i ostry. To też pan Chilip, spoglądając uprzejmie na moją ciotkę i zwracając pytanie do nieznajomej zatykającej uszy watą. Spytał najuprzejmiej, dotykając przy tym swego lewego ucha: Miejscowe zapewne cierpienie. Co takiego? Odrzekła ciotka, wyciągając watę z ucha niby korek. Szorstkość pytania tak bardzo przeraziła łagodnego doktora, że o mało, jak zapewniał potem, nie stracił głowy. Niemniej jednak ze zdwojoną uprzejmością powtórzył pytanie: Miejscowe zapewne zapalenie. Głupstwo! Odrzekła ciotka, zatykając znów ucho. Doktorowi nie pozostawało nic innego jak usiąść i przyglądać się wpatrzonej w ogień nieznajomej, dopóki nie wezwano go znów do chorej. Po kwadransie wrócił do bawialnego pokoju. – Co? Jakże tam? – spytała ciotka, wyciągając watę. – Pomyślnie, wcale pomyślnie – odrzekł. – Pomaleńku zbliżamy się do końca. – Ba! – wstrząsnęła wzgardliwie głową i znów zakorkowała ucho. Raziło to, strasznie raziło doktora, jak upewniał potem, lecz cóż miał począć? Siedział tedy cicho i spoglądał na nieznajomą, która nie odwracała twarzy i oczu od ognia. I tak siedzieli naprzeciw siebie godzin parę, zanim znów nie wezwano doktora do chorej. Gdy wrócił, jakże tam? Spytała ciotka, wyjmując watę z jednego ucha. Nieźle, łaskawa pani. Postępujemy, powoli, postępujemy. Tak, warknęła a doktor utrzymywał, że tak go przestraszyła tym mruknięciem, że wolał odtąd siedzieć na schodach po ciemku i nadto w strasznym przeciągu, niż dotrzymywać dalej towarzystwa nieznajomej. Ham Peggotty, uczęszczający do szkółki i biegły w katechizmie, a co za tym idzie wiarygodny świadek, opowiadał na zajutrz, że wszedłszy przypadkiem do pokoju w którym znajdowała się panna Betsy, został natychmiast pochwycony w szpony przechadzającej się niespokojnym krokiem wzdłuż i wresz pokoju damy dochodziły tu głosy i jęki których zapewne wata zgłuszyć nie zdołała i ham Padł ofiarą zdenerwowania panny Becci. Porwała go za kołnierz, miotając nim, targała go za włosy i za uszy, szarpała, co zresztą potwierdzone zostało przez własną jego ciotkę Pegoti, która widziała chama po północy, wkrótce po wyjściu ze szpon panny Becci i zapewniała, że był niemal tak czerwony, jak moja, drobniutka wówczas osóbka. Dobry doktor Chilip niezdolny był do zemsty. To też skoro mu czas na to pozwolił, wszedł do pokoju, w którym przebywała nieznajoma, i zbliżając się do niej z uprzejmym uśmiechem, rad jestem, rzekł, że mogę powinszować pani. I cóż? przerwała mu ciotka. Przeraził się biedak i starał się ułagodzić nieznajomą ukłonami i uśmiechem. Zwariował czy co? wrzasnęła niecierpliwie ciotka Betsy. Nie możesz mi pan odpowiedzieć? Uspokój się, droga pani. Nie ma się już czego trwożyć. Uspokajał ją z uśmiechem doktor. I dziwił się długo potem i za cud niemal poczytywał, że go nie odepchnęła. I tylko wstrząsnęła głową, ale to tak, że umilkł na razie. Po chwili dopiero przyszedłszy do słowa, począł ją znów uspokajać. Rad jestem, że mogę powinszować łaskawej pani. Wszystko odbyło się szczęśliwie. Nader szczęśliwie. Ciotka Becji nie spuszczała okaz mówiącego. Jakże się ona miewa? Spytała, zakładając ręce na piersi. Nieźle. Wcale nieźle i spodziewam się, że niebawem wróci do sił, upewniał lekarz, zważywszy zwłaszcza okoliczności, w jakich się to odbyło. Dziwnie, szczęśliwie wszystko poszło. Możesz ją pani odwiedzić, choć zaraz nie zaszkodzi to jej wcale. Ależ ja pytam o nią, zawołała niecierpliwiąc się panna Becji. Doktor przechylił głowę na ramię, uprzejmie uśmiechając się do nieznajomej. – Jak się ma nowo narodzona? – objaśniła ciotka. – Sądziłem. – Wiadomo już, pani. – Jest to chłopiec – rzekł doktor. Ciotka Betsy nie odrzekła na to ani słowa. Wziąwszy kapelusz za wstążki, uderzyła nim doktora po twarzy i odwróciwszy się wyszła… Aby już nie wrócić, zniknęła jak rozgniewana wróżka lub jedna z tych nadprzyrodzonych istot, które, obdarzony szczególnym darem, miałem widywać. Nie wróciła. Spoczywałem w kołysce, a matka moja na łóżku. Lecz Betsy Trotwood Copperfield rozpłynęła się we mgłach, z których dopiero com zstąpił w rzeczywistość wypływające z okien naszych światło, rozświetlało mroczne szlaki podobnym mnie pielgrzymom. Oświetlało też wzgórze usypane nad popiołami tego, bez którego nie mógłbym istnieć. Rozdział drugi zaczynam pojmować. Pierwsze przedmioty, które się rysują wyraźnie na tle mego najwcześniejszego dzieciństwa, gdy się w nie cofam wspomnieniem, są Matka moja, z pięknymi włosami i młodocianą postacią? I tego ty, o której kibici nie ma co mówić, a której czarne oczy zdawały się rzucać cień na całą twarz, a policzki tak były rumiane, ramiona okrągłe i jędrne, że mi się dziwnym zdawało, iż ptaszki nie dziobią ich chętniej niż jabłka na drzewie. Zdaje mi się, że pamiętam je obie od chwili, gdy klękały albo przysiadały na ziemi, a ja próbowałem utrzymać się na nóżkach. Pozostało mi raczej wrażenie dotknięcia wskazującego palca Pegoty, za który chwytałem, gdym się chwiał, a który od ukuć igły był szorstki, niby tarka. Może mi się tak zresztą tylko zdaje. Chociaż sądzę, że pamięć nasza sięga dalej niż zwykliśmy przypuszczać. Jak również spostrzeżenia dzieci uderzają niezwykłą trafnością. Sądzę nawet, że dorośli ludzie posiadający ów dar spostrzegawczości nie nabyli go z biegiem czasu, lecz przechowali z dni dziecięcych. Ludzie podobnym obdarzeni darem zachowują dziwną świeżość i wrażliwość, łatwość cieszenia się, które są przecież właściwościami wieku dziecięcego. Zarzucą mi może niektórzy, że odbiegam od tematu, lecz przekonanie powyższe. Własnym nabyte doświadczeniem niech służy za poparcie niniejszej opowieści. Czy jako dziecko posiadałem dar spostrzegawczości, czy też jedynie zachowałem wierne i świeże wspomnienie dni dawno ubiegłych? W opowiadaniu mym opierać się muszę bez względu na to, na obu tych właściwościach. Pierwszym tedy wrażeniem pozostałym z dni dziecięcych są, jakem to już rzekł, matka moja i Pegoty. Cóż pamiętam nad to? zobaczymy niby z poza mgły wyłania się dom nasz stary mi się wydawał i znany dokąd sięgam pamięcią na dole była kuchnia z wyjściem na tylne podwórze na środku podwórza gołębnik bez gołębi w kąteczku psia-buda bez psa a wszędzie pełno ptactwa które mnie przestraszało wojowniczym swym zachowaniem pamiętam zwłaszcza jednego koguta piejąc na pieńku zdawał się nie spuszczać ze mnie oka Drżałem spoglądając spoza drzwi kuchni, bo taki groźny mi się wydawał. O gęsi prześladującej mnie sykaniem i wyciągniętą szyją śniłem po nocach, jak podróżny śni, o dzikich bestiach. Z kuchni do drzwi wejściowych wiódł nieskończenie długi, jak mi się zdawało, korytarz. Położona przy nim ciemna spiżarenka. Mijana bywała przyspieszonym krokiem, pod wieczór, zwłaszcza, bo kto wie? co się kryć mogło w tych garnkach, słojach i pudłach od herbaty, gdy promień świecy nie rozpraszał mroków i zdepki wydającej woń mydła, octu, pieprzu, świec i palonej kawy. Wszystko razem, niby jedno tchnienie za każdym uchyleniem drzwi. Były też w domu dwa bawialne pokoiki. Ten, w którym przysiadywaliśmy zwykle wieczorami z matką moją i Pegoty, gdyż Pegoty po skończonej pracy dotrzymywała nam towarzystwa i wchodziła w skład rodziny, i drugi, obszerniejszy i wytworniejszy, w którym przesiadywaliśmy tylko w niedzielę. Pokój ten wydawał mi się ponury, dlatego może, że mi Pegoti opowiedziała raz, nie wiem już kiedy, bardzo dawno, o pogrzebie mojego ojca i w żałobę ubranym zgromadzeniu. Pewnego niedzielnego wieczoru matka moja czytała nam o wskrzeszeniu Łazarza. Przeraziło to mnie okropnie. Musiano wyjąć mnie z łóżeczka i pokazać przez okno w cmentarz w oddali – ze wszystkimi zmarłymi, spoczywającymi spokojnie pod nienaruszonymi mogiłami i łagodnym światłem miesiąca. Nie znam głębszej zieleni niż zieleń trawy tego cmentarza. Ani większego cienia niż cień rosnących tam drzew. Ani spokoju większego niż spokój nagromadzonych w owym miejscu mogił. Z rana, klęcząc na moim posłaniu za parawanem, przy łóżku mojej matki, Widziałem trzody, pasące się opodal i różowy odblask słońca na zegarze słonecznym. I nieraz myślałem, że i ono cieszy się pewnie, że znów może pokazywać godzinę. W kościele mieliśmy ławkę z wysokim oparciem, tuż przy oknie. Skąd dojrzeć można było nasz dom. Korzystała z tego Pegoty, aby zobaczyć, czy nie stał się on czasem pastwą płomieni lub złodziei. Lecz to, co wolno było Pegoty... Mnie zabronione było surowo, i gdy stawałem na ławce, ta sama Pegot zwracała mnie twarzą do stojącego u ołtarza księdza. Znałem go dobrze, jego i białe pokrycie na ołtarzu. też nudziło mi się wciąż na to patrzeć. A gdyby przerwał na bożeństwo i spytał, co robię. Mrowie, przechodziło mnie na samą tę myśl. Musiałem przecież czymś się zająć. Patrzyłem na moją matkę, lecz ta udawała zawsze, że nic nie widzi. Spoglądałem w stronę stojącego u ołtarza chłopaka, który robił do mnie wtedy miny. Spoglądałem na słup słoneczny wpadający przez otwarte na oścież drzwi kościoła i dostrzegałem mowieczkę. Nie zbłąkaną ludzką, lecz najzwyklejszą pod słońcem mowieczkę, usiłującą wejść do świątyni. Czułem, że jeśli będę się jej dłużej przyglądał, ulegnę pokusie przemówienia głośno, a wówczas co będzie? Prędko wtedy odwracałem oczy i wpatrywałem się z kolei w tablice marmurowe pokrywające ściany kościoła. Myślałem przy tym o niedawno zmarłym panu Bodgers i o tym, jaki żal ściskać musiał serce pani Bodgers i o tym, dlaczego nie zawezwano do chorego doktora Chilipa, a jeśli wzywano go, czemu mu nie pomógł. Jak mu przykro być, musi co tydzień przypominać to sobie. Spoglądałem wówczas na doktora siedzącego w odświętnym krawacie przed amboną, i myślałem, że byłaby ona doskonałym miejscem do zabawy. Gdyby na przykład drugi chłopiec atakował ambonę jak twierdzę, aksamitne poduszki b służyć mogły za kartacze, jakże wygodnie byłoby ciskać je z góry. Pomału, pomału kłoniłem senną główkę. Powieki mi się kleiły. Zdawało mi się, że słyszę księdza jak śpiewa kołysankę, lecz wkrótce nie słyszałem już nic. Spadałem z ławki i pegot i wynosiła mnie, przerażonego z kościoła. Widzę nasz dom. Ozdobione kratą okna sypialni, otwarte dla wpuszczenia świeżego powietrza. Stare wiązy u bramy i kołyszące się na nich powichrzone wronie gniazda. Widzę na dziedzińcu o parę stóp za pustym gołębnikiem, tuż obok psiej budy, owianej ćmą motyli, bramę zamkniętą na kłódkę. A tam dalej na gałęziach drzew owoce obfitsze i soczystsze od wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem. Pamiętam, jak matka moja zbierała je do koszyka, a ja, udając niewzruszonego, zrywałem ukradkiem agrest po agreście. Wiatr rozwiał... Wiosenną i letnią pogodę, i oto nastały długie, zimowe wieczory. Bawimy się i tańczymy sobie dookoła kominka, a na kominku płonie wesoły ogień. Gdy matka moja zmęczona pada na fotel, widzę, jak naokoło delikatnych paluszków owija rozrzucone pasma włosów i poprawia stanik sukni. Och! Matka moja była bardzo ładna. Wiedziała o tym i nikt też lepiej ode mnie nie wiedział, jak bardzo lubiła zawsze i wszędzie ładnie wyglądać. Pozostało w mojej pamięci i to, żeśmy oboje z matką bali się trochę Pegoty, która też nami kierowała dowolnie. Wieczoru pewnego siedziałem z Pegoty przed kominkiem. Pamiętam, czytałem jej coś na głos o krokodylach. Musiałem czytać niezwykle wyraźnie lub też poczciwa Pegoty słuchać musiała z niezwykłym natężeniem uwagi, gdyż pod koniec miała niejasne wyobrażenie że krokodyle należą do świata roślinnego. Zmęczyło mnie to głośne czytanie, spać mi się chciało, lecz postanowiwszy doczekać się powrotu matki, będącej gdzieś w odwiedzinach, wolałem paść, jak nieżywy na stanowisku, niż położyć się do łóżka. Powoli Pegoty zaczęła dziwnie jakoś nabrzmiewać i rosnąć w moich snem klejących się oczach. Przetarłem powieki. Zacząłem przypatrywać się uważnie, jak szyła Patrzyłem na kawałek wosku, o który ocierała nitki Jakże staro wyglądał, porysowany głęboko we wszystkich kierunkach Patrzyłem na maleńką chatkę, pod której słomianą strzechą kryła się miarka Na skrzyneczkę do roboty z wymalowaną na niej katedrą świętego Pawła o czerwonej kopule Na brązowy naparstek, błyszczący, na palcu pegoty. I na nią samą. A wszystko to razem wzięte wydawało mi się nieskończenie piękne. Pomału, pomału wszystko to zacierało się, bladło, na chwilę znikło mi zupełnie z oczu. Pegoty? Spytałem nagle szeroko, otwierając powieki. Czy byłaś kiedyś zamężną? Jezus Maria! Zawołała z znienacka zagadnięta Pegoty. Skąd się Pani Czowi przyśniło małżeństwo? Głos jej i sposób, w jaki powyższe słowa wypowiedziała, zbudziły mnie zupełnie. Przestała szyć, opuściła igłę i wpatrzyła się we mnie. Pytam cię, Pegoty, powtórzyłem, czyś była kiedyś zamężną. <laughs> Jesteś przecież bardzo przystojna, nieprawdaż? Wydawała mi się ładna. Tylko w inny sposób niż moja matka, w innym zupełnie rodzaju. W saloniku na podnóżku był wymalowany przez moją matkę na czerwonym aksamicie bukiet kwiatów. Otóż tło to zdawało mi się podobne do cery Pegoty. Podnóżek był wprawdzie miękki, a skóra Pegoty chropowata, lecz to nie stanowiło wielkiej różnicy. — Ja przystojna! — zawołała Pegoty. — Patrzcie go! — Wcale nie jestem ładna, kochanku. Skąd ci się wzięło to zamęście? — Sam nie wiem — Wszak nie można, Pegoty, żenić się naraz z kilku osobami, prawda? Oczywiście, że nie, brzmiała szybka odpowiedź. Ale, jeśli jedna osoba umrze, to czy można znów się ożenić? Zapewne. Jeśli ci się podoba, to zależy, czy kto chce. A co ty o tym myślisz? Spytałem, wpatrując się w nią ciekawie, dlatego tylko, że się bacznie wpatrywała we mnie. Jak widzisz, odrzekła po chwili wahania, odwracając ode mnie oczy i pochylając się nad robotą, nie wyszłam za mąż ani się też za mąż wybieram. Oto moje zdanie. Nie gniewaj się, Pegoty, rzekłem po chwili milczenia, gdyż istotnie zdawało mi się, że ją rozgniewałem. Myliłem się widocznie. Odrzuciwszy bowiem robotę, porwała mnie w objęcia i przycisnęła z całej siły do piersi moją kędzierzawą główkę. Uścisk musiał być serdeczny. Pegoty, będąc bowiem otyłą, przy każdym gwałtownym ruchu zwykła była tracić guziki od sukni i tym razem aż dwa potoczyły się w najciemniejszy kąt pokoju. No, a teraz wróćmy do tych krokodylów, rzekła nie mogąc sobie poradzić z tą niezwykłą nazwą. Zaciekawiłeś mnie, paniczu, nie pojmowałem, dlaczego Pegoty wyglądała tak jakoś niezwykle, ani dlaczego tak nagle zbudziło się w niej zainteresowanie krokodylami, Niemniej wróciliśmy do tych potworów i z rozbudzoną uwagą z mej strony składaliśmy ich jaja w gorącym piasku, uciekaliśmy przed nimi, narażając ich nieobrotność na tysiące zwrotów, wchodziliśmy za nimi do wody jak rodowici Egipcjanie, rzucaliśmy na nich kłody drzewa i tak dalej, i tak dalej. Ja przynajmniej oddawałem się tym niebezpiecznym ćwiczeniom z zapałem, gdyż co do Pegoty to zdawała się być roztargniona, bo kłuła się ustawicznie igłą w rękę i twarz. Skończyliśmy z krokodylami i zabraliśmy się właśnie do aligatorów, gdy zadzwoniono u drzwi. Otworzyliśmy. Matka moja wracała do domu, a wyglądała ładniej niż kiedykolwiek. Odprowadzał ją mężczyzna z pięknymi czarnymi włosami i bakami, który ostatniej niedzieli towarzyszył nam w drodze powrotnej z kościoła. Gdy matka moja wzięła mnie w objęcia i czule ucałowała, pan ten rzekł, że szczęśliwszy jestem od monarchy, czy coś podobnego. Pamięć nie dopisuje mi w tym względzie. Co pan mówi? spytałem go poprzez ramię mojej matki. Pogładził mnie łaskawie po włosach, a jednak było coś w jego twarzy czy głosie, co mi się nie podobało. Może zazdrościłem? Że jego ręka, dotykając mnie, dotykała zarazem ręki mojej matki? Odepchnąłem ją. Och, Davy, upomniała mnie matka. Kochany chłopiec, zaśmiał się nieznajomy. Nie dziwi mnie wcale to jego przywiązanie do pani. Nigdy przedtem nie widziałem na twarzy mej matki tak pięknego rumieńca. Łagodnie strofowała mnie za nieuprzejmość i przyciskając do piersi zwróciła się do nieznajomego z podziękowaniem, że trudził się towarzysząc jej. Wyciągnęła przy tym do niego dłoń, a gdy jej dotykał, spojrzała, zdaje mi się, na mnie. Pożegnajmy się, mój ładny chłopczyku, rzekł nieznajomy, pochylając się, widziałem to, nad ręką mej matki. Dobranoc, odrzekłem. Bądźmy przyjaciółmi, zaśmiał się nieznajomy. Daj mi rączkę. Prawa moja ręka była w ręku mej matki. Wyciągnąłem lewą. Któż podaje lewą rękę? śmiał się nieznajomy. Matka uwolniła moją prawą rękę, lecz byłem zdecydowany nie podać jej temu panu. Podałem mu znów lewą. Uścisnął ją, powiedział, że jestem grzecznym i miłym dzieckiem, czy coś podobnego, i odszedł. Widzę go odchodzącego, widzę złowieszcze spojrzenie jego czarnych oczu, które padło na nas, zanim zniknął za drzwiami. Pegoty, która milczała przez cały ten czas, wwiodła nas do pokoju. Matka moja nie usiadła jak zwykle w fotelu, lecz pozostała w drugim końcu pokoju, nucąc coś z cicha. Spodziewam się, że pani przyjemnie spędziła wieczór, spytała pegot i stając nieruchomo jak beczka na środku pokoju z lichtarzem w ręku. Dziękuję ci, Duszko, odrzekła wesoło moja matka. Bardzo przyjemnie. O, nowe znajomości lub coś podobnego przynoszą zwykle rozrywkę. A tak, istotnie. Pegoty nie ruszała się z miejsca, a matka moja nuciła dalej. Drzemiąc, słyszałem wprawdzie głosy, lecz nie rozumiałem znaczenia słów. Gdym się przebudził z tej drzemki, ujrzałem obie, matkę moją i Pegoty, zalane łzami i rozmawiające żywo. Nie takiego by życzył pan Copperfield, mówiła stanowczo Pegoty. Nie takiego. Ręczyć za to mogę. Boże mój. Łkała moja matka. To mnie do rozpaczy. Widział to kto, aby służąca tak traktowała swą panią, niby jakie dziewczątko? Wiesz przecie, że byłam mężatką? Wiem, odrzekła Pegoti. Jakże śmiesz, tedy? To jest nie jak śmiesz, lecz jak masz w serce mówić mi takie gorzkie słowa. Przecież wiesz, że nie mam na świecie nikogo, kto by się za mną ujął. Tym bardziej nie można dopuścić, twierdziła Pegoti, aby to nastąpiło. Nie powinno to nastąpić! Za nic! Za żadną cenę w świecie! Mówiąc to, gestykulowała tak patetycznie, jak gdyby miała za chwilę cisnąć trzymany w ręku lichtarz. O! wołała moja matka coraz trzymi, zalewając się łzami. Jakże jesteś okrutna! Jak niesprawiedliwa! I mówisz o tym wszystkim, jak gdyby to było ułożone, skończone, gdy cię upewniam po raz setny, może, że są to zwykłe grzeczności. Mówisz o uwielbieniu, Bóg wie o czym jeszcze. Cóżem temu winna? Co poradzę? Powiedz, proszę. Czy mogę zabronić ludziom, aby na mnie patrzyli? Mam sobie twarz posypać popiołem, zeszpecić siebie, oparzyć, pokrajać lub coś podobnego? Chciałabyś tego powiedz. Pewna jestem, że tego byś tylko chciała. Tego ty zdawała się przyjmować słowa te do serca. A moje dziecko, mój ukochany synek... Łkała moja matka zbliżając się do fotela, na którym drzemałem i okrywając mnie pocałunkami. Czy zasłużyłam na to, aby mi zarzucano brak przywiązania do mego skarbu? Nikt nigdy nie śmiałby zarzucić pani czegoś podobnego rzekła Pegoti. Zarzucałaś? Sama wiesz dobrze, że zarzucałaś. Jasno to wynika ze wszystkiego, coś dopiero mówiła. Wiesz przecie dobrze, że zeszłego miesiąca odmówiłam sobie nowego parasola i używam ten stary, zielony cały w dziurach. Co, może mi zaprzeczysz? Wszystko przez przywiązanie do dziecka. Tu matka zwróciła się do mnie i, przykładając pieszczotliwie twarz do mej twarzy, mówiła z cicha: Davy, czy jestem złą, okrutną, samolubną matką? Powiedz, moje kochanie. Powiedz, że jestem zła, bez serca, okrutna, a Pegoti kochać Cię będzie, bo to widzisz, kochanie, Pegoti więcej jest warte od mego. Ja Cię nie kocham, co? Prawda? Wszyscyśmy płakali. A ja najgłośniej. Lecz wszyscy jednako szczerze: Serce mi się krajało, i boję się, czym pod wpływem żalu nie nazwał czasem Pegoti zwierzęciem. Poczciwa Pegot i była tak rozżalona, że potraciła u sukni wszystkie guziki. Pękały jeden po drugim na jej wstrząsanych łkaniem piersiach, gdy klęcząc przy fotelu, usiłowała porwać mnie w objęcia. Położyliśmy się tego wieczoru w wielkim strapieniu. Łkając. Długo nie mogłem zasnąć, a przewracając się w łóżku, widziałem pochyloną nadebną matkę. Zasnąłem wreszcie w jej objęciach i spałem smacznie. Nie pamiętam już czy owego nieznajomego ujrzałem następnej niedzieli czy po dłuższym upływie czasu nie ręczę za ścisłość dat. Dość żeśmy go spotkali w kościele i że znów towarzyszył nam w drodze powrotnej do domu. Wszedł wraz z nami, aby obejrzeć osobliwe jakieś geranium kwitnące w bawialnym pokoju. Nie zdaje mi się, aby zwrócił nań szczególną uwagę, tylko przed odejściem prosił moją matkę o zerwanie i danie mu jednego kwiatka. Prosiła go, aby sam to uczynił, lecz nie wiem czemu nie chciał tego zrobić i matka moja musiała sama mu podać zerwany kwiat. Zapewniał, że się z kwiatem tym nigdy już nie rozstanie. Pomyślałem, że chyba zwariował, bo czyż nie wiedział, że kwiaty więdną po dwóch albo trzech dniach? W tym samym czasie. Pegoty zaczęła jakoś mniej przesiadywać z nami wieczorem. Matka moja wprawdzie poważała ją, jak i przedtem, bardziej może niż przedtem. I nic nie zakłócało panującej pomiędzy nami trojem harmonii, ale jednak istniało coś, co zdawało się krępować nas wzajemnie. Co to było? Sądziłem, że może pegot i umyślnie robi nazłość mojej matce, kładąc na co dzień najlepsze, w szafie dotąd zamykane suknie lub wychodząc często w odwiedziny, do sąsiadów. W każdym razie nie mogłem dojść, co to wszystko ma znaczyć. Stopniowo przyzwyczaiłem się do widoku pana z czarnymi bakami. Nie lubiłem go. Zazdrościłem mu czegoś, sam nie wiedziałem, czego i to bez żadnego powodu, bo gdybym nawet był starszy, przez myśl by mi nie przeszło, że ja i Pegody powinniśmy wystarczyć mojej matce. Teraz jasno przypominam sobie tysiące drobiazgów, oderwanych wrażeń, które złożyły się na ową antypatię, żywioną do niego. Pewnego jesiennego poranku znajdowałem się wraz z moją matką przy wejściu do ogrodu, gdy pan Marston, znałem go już z nazwiska. Przejeżdżał tamtędy konno. Na widok mojej matki wstrzymał konia, powitał ją, oznajmiając, że jedzie do lowstow żeby zobaczyć się z przybyłymi parowcem przyjaciółmi. Uprzejmie zaproponował, że weźmie mnie z sobą na konia. Pogoda była prześliczna. Koń wyglądał na tak zadowolonego i wesołego, że i mnie zdjęła nieopanowana chętka do tej nieoczekiwanej przejażdżki. Pobiegłem na górę, do Pegoty, aby mnie ubrała a tymczasem pan Marchstone zsiadł z konia i, wiodąc go za uzdę, przechadzał się powoli wzdłuż głogowego szpaleru. Po drugiej zaś stronie przechadzała się moja matka. Pamiętam, jakeśmy się z Pegoty przypatrywali im z okienka mego pokoiku, jak się zbliżali ku sobie i pochylali nad głogowym, dzielącym ich szpalerem i jak nagle Pegoty, wzór łagodności, wpadła w straszliwą złość, targając moje włosy, które właśnie miała zaczesać. Wkrótce potem dzielny koń unosił mnie wraz z jeźdźcem przez zielone błonia. Pan Marston podtrzymywał mnie prawą ręką, a ja zachowywałem się spokojnie, tylko że siedząc tak przed nim nie mogłem oprzeć się chęci obrócenia głowy od czasu do czasu, aby spojrzeć mu w twarz. Miał on ten rodzaj czarnych, płytkich oczu. Braknie mi dosadniejszego słowa dla opisania oczu nieposiadających głębokości spojrzenia które w zamyśleniu przy pewnym świetle wydają się chwilami jakby były ze szkła. Kilkakrotnie zauważyłem to z pewnym przestrachem, spoglądając na niego i gubiąc się w domysłach nad czym mógł się tak głęboko zastanawiać. Widziane też z bliska włosy jego i baki wydawały mi się jeszcze stokroć czarniejsze. Kwadratowy zarys dolnej części twarzy. I ślady silnego, ale starannie ogolonego zarostu przypominały mi woskowe figury widziane przed półrokiem. Równa i gęsta brew, smagła cera, niechby przepadł z tą swoją cerą i niechby wspomnienie jego wraz z nim przepadło, sprawiały, że pomimo wstrętu, jaki we mnie obudził, wydał mi się pięknym mężczyzną. Nie wątpiłem, że biedna moja matka uważa go za takiego. Zatrzymaliśmy się w hotelu nad morzem gdzie w osobnym pokoju zastaliśmy dwóch panów palących cygara. Każdy z nich leżał zajmując najmniej cztery krzesła. Obaj mieli na sobie grube ubrania. W kącie, związane razem leżały odzież i przybory wioślarskie wraz z chorągiewką. Obaj, powstając na nasze powitanie, zatoczyli się na nogach w dziwaczny sposób i zawołali: "Hallo, Marston! Myśleliśmy, żeś umarł!" Nie tak prędko odrzekł pan Marston. Któż to znów ten żółtodziuk? spytał jeden z nich, spoglądając na mnie. Jest to Davy. Davy! Jaki Davy? Jones, co? Copperfield odrzekł pan Marston. Ach, tak! zawołał nieznajomy. Jest to więc urocze uosobienie. Obowiązków pani Copperfield, owej ładnej wdówki, co? Quinion, zauważył pan Marston, bądź uważniejszy z łaski swojej. Ktoś jest bardzo domyślny, ha, a kto mianowicie zaśmiał się nieznajomy. Słuchałem odpowiedzi z natężoną uwagą. Nikt inny jak Brooks z Sheffield, rzekł pan Marston. Ucieszyłem się słysząc tę odpowiedź, sądziłem bowiem z początku, że to o mnie mowa. Było jednak widocznie coś bardzo zabawnego w owym wzmiankowanym panu Brooks z Sheffield, gdyż słysząc jego nazwisko obaj nieznajomi roześmieli się serdecznie. Pan Marchstone wturował im i przeszła dobra chwila czasu, zanim ten, którego nazwano, Quinion zapytał. A jakie jest zdanie Brooksa z Sheffield w wiadomej sprawie? Sądzę, Odrzekł pan Marston, że na razie nie domyśla się, o co chodzi. Jednak na ogół nie okazuje najmniejszej przychylności. Znów się roześmieli, po czym pan Quinion zadzwonił na służbę i kazał podać wina, utrzymując, że wypada wypić zdrowie Brooksa. Gdy podano wino, nalał im kieliszek, dał parę sucharków i zawołał Niech diabli porwą Brooksa z Sheffield. Toast wywołał ogólne zadowolenie. Śmiano się tak szczerze dokoła mnie i ja też się śmiałem. Co zdawało się bawić nieskończenie obecnych panów słowem było wesoło. Poszliśmy na wybrzeże, patrzyliśmy przez teleskop. Wprawdzie nic dojrzeć nie mogłem. Zapewniałem jednak, że widzę doskonale, po czym wróciliśmy do hotelu na uroczysty obiad. Obaj nieznajomi nie wypuszczali cygar z ust, a sądząc, z zapachu ich ubrań. Musieli palić bezustannie od chwili, w której ubrania te wyszły z rąk krawców. Muszę dodać, że w czasie przechadzki wstąpiliśmy na parostatek, gdzie panowie ci weszli do kajuty po jakieś papiery. Wydali mi się bardzo zajęci. Śledziłem ich przez okienko, gdyż pozostawili mnie na pokładzie z miłym jakimś chłopakiem o dużej, rudymi włosami pokrytej głowie, ubranym w mały błyszczący kapelusz i kamizelkę z napisem na piersiach Skylark. Sądziłem z początku, że było to nazwisko chłopaka, i że mieszkając na pokładzie, z braku drzwi, zmuszony był wywieszać na piersiach swą kartę. Gdym go nazwał, panem Skylark, zaśmiał się i objaśnił mi, że jest to nazwa okrętu. Zauważyłem też w dniu tym, że pan Marston jest poważniejszy i powściągliwszy od swych towarzyszy. Tam ci byli niesłychanie weseli i rozmowni. Ciągle żartowali między sobą. Rzadko kiedy z żarcikami zwracali się do pana Marstona. Wydawał mi się inteligentniejszy i chłodniejszy od nich. Musieli się go też bać trochę. A może przypisywałem im własne swe uczucia i wrażenia. Zdawało mi się jednak, że pan Quinion, mówiąc, spoglądał na niego spodęł bat, tak jak gdyby bał się powiedzieć czegoś, co by mu się mogło nie podobać. A raz nawet, gdy pan nad nadto się rozpędził, trącił go nieznacznie w kolano... Wskazując ostrzegawczo na pana Marchstone'a, siedzącego w ponurym zamyśleniu, zresztą nie przypominam sobie, aby on śmiał się tego dnia oprócz wypadku, gdy była mowa o się z Sheffield, co było zresztą własnym jego pomysłem. Wreszcie przed wieczorem wróciłem do domu. Pogoda była prześliczna i znów matka moja przechadzała się długo wzdłuż głogowego szpaleru. Mnie zaś wysłano na górę, bym wypił herbatę. Gdy pan Marchstone odjechał, matka wypytywała mnie długo i dokładnie o wycieczkę, o to, co tam robiono, co mówiono, gdy powiedziałem, co powiedzieli o niej. Roześmiała się. Nazwała tych panów wietrznikami. Lecz nie zdaje mi się, aby naprawdę była na nich rozgniewana. Spytałem ją, czy zna niejakiego Bruksa z Sheffield. Odpowiedziała, że nie zna. Lecz przypuszcza, że musiała być mowa o jakimś fabrykancie noży i widelców. Mamże mówić o jej drogiej twarzy. Pamiętam ją tak zmienioną i wiem, że już nie istnieje. Ale czyż mogę powiedzieć, że jej nie ma? Skoro mi staje w pamięci wyraźna jak żadna inna twarz dojrzana w ulicznym tłumie. Mamże pisywać o blasku jej urody, że zgasł że nie istnieje? Skoro widzę go dotąd w pamięci, jak widziałem tego wieczoru, mamże wyznać, że się zmieniła? Jeśli we wspomnieniach moich pozostała taka, jaką była wówczas, młodość jej i świeżość zachowałem w sercu i w pamięci niczym nienaruszoną wierność, i dziś ją widzę taką, jaką była owego wieczoru, klęczącą obok mego łóżeczka, z pochyloną na dłoni głową, uśmiechniętą. Jak to oni mówili, Davy? Powtórz, proszę, nie mogę sobie przypomnieć. Urocze! Zacząłem, lecz matka położyła mi palec na ustach. Nie, nie, zawołała śmiejąc się, nie tak. Z pewnością nie tak mówili. Ale tak właśnie mówili, mamo, i dodawali tej ładnej pani Copperfield. Nie, nie mówili ładnej. Mówili, naprawdę mówili tej ładnej wdówki. Co za pusto głowy? Śmiała się matka moja, kryjąc twarz w dłoniach. Mówić takie rzeczy. Zabawne, doprawdy. I. co jeszcze, Davy? Co, mamo? Nie wspominaj o tym, Pegoty. Gniewałaby się. Ja sama gniewam się na tych wieczników. Nie trzeba, aby Pegoty wiedziała o tym. Przyrzekłem, że nic nie powiem. Ucałowaliśmy się raz i drugi, i trzeci. I nie wiem już który. Słodko zasnąłem. Teraz po tak długim okresie czasu zdaje mi się, że propozycja Pegoty, o której właśnie mam mówić, uczyniona była nazajutrz po tym pamiętnym wieczorze. W rzeczywistości musiało to nastąpić w parę miesięcy później. Było to znów wieczorem. Siedzieliśmy jak zwykle z Pegoty w bawialnym pokoju, w nieodstępnym towarzystwie Pończochy, bawełny, kawałka wosku. Skrzyneczki do robu ozdobionej na wieczku wizerunkiem katedry św. Pawła i książki z krokodylami. Pegotis, spoglądając na mnie kilkakrotnie, otwierała usta, żeby mi coś powiedzieć. Myślałem, że się po prostu zamyśliła. W końcu rzekła: Paniczu, a gdyby panicz pojechał ze mną na parę tygodni w odwiedziny do mego brata do Yarmouth, to by dopiero był bal. Czy brat twój to przyjemny człowiek? spytałem. Och, jaki przyjemny! zawołała podnosząc ręce. A poza tym, jest morze, są statki, łodzie, są rybacy, zatoka. Jest am do zabawy. Tego ty miała na myśli bratanka swego, hama, o którym wspominałem na początku tej opowieści. Zachwycony perspektywą wyżej wymienionych rozkoszy, odpowiedziałem jej, że odwiedziny w Jarmus byłyby prawdziwym balem, tylko co powie na to mama. O, gotowa jestem iść o zakład, że pozwoli, potwierdziła Pegot przypatrując mi się bacznie. Poproszę ją sama, gdy wróci do domu. Ale jakże ona poradzi sobie tutaj bez nas? Rzekłem, opierając słokcie na stole dla lepszego poparcia argumentu, nie może przecież pozostać tak sama. Jeśli Pegoty łowiła wówczas opuszczone w pończosze oczko, oczko to musiało być niewidzialne doprawdy. Mówię ci Pegoti, że nie może pozostać sama. Bóg z tobą, dziecię, rzekła wreszcie podnosząc oczy. Wiesz przecież, że ją na parę tygodni zaprasza pani Graper u której mają zebrać się goście. O, jeśli tak, to nie miałem już nic przeciw zamierzonej wycieczce i z niecierpliwością czekałem powrotu matki od pani Grayper, sąsiadki, u której bywała, aby pozyskać jej zezwolenie. Zgodziła się na propozycję Pegoty prędzej niż sądziłem. I tegoż jeszcze wieczoru omówione zostały wszystkie warunki zamierzonych odwiedzin. Wkrótce też nadszedł dzień wyjazdu. Nadszedł dziwnie szybko, nawet dla mnie, trawionego gorączką wyczekiwania i bojącego się, czy trzęsienie ziemi, spadające skały lub tym podobne kataklizmy, nie stanął w poprzek mym projektom. Mieliśmy z Pegoty odjechać po wczesnym śniadaniu, wynajętym wózkiem. Wiele bym dał za to, gdyby pozwolono mi spać w obuwiu i podróżnym ubraniu. Dziś boleje, chociaż dotykam tego pobieżnie zaledwie że z tak lekkim sercem opuszczałem dnia tego dom mój, nie domyślając się, że opuszczam go na zawsze. Miło mi wspomnieć, że gdy wózek stanął już u bramy, a matka uściskała mnie na drogę, wezbrana w mym sercu czułość spłynęła łzami. Miło mi wspomnieć, że matka moja rozpłakała się także i długo, długo tuliła mnie w objęciach miło mi wspomnieć że gdyśmy odjeżdżali wybiegła jeszcze za bramę i zawołała aby wstrzymano konie gdyż chciała pocałować mnie raz jeszcze myślę o przywiązaniu i czułości z jaką spoglądała wówczas na mnie gdy odjeżdżaliśmy stała na drodze a pan Marston zbliżył się do niej i zdawał się upominać ją aby nie poddawała się wzruszeniu. Oglądając się za moją matką, dziwiłem się tylko, co mu do tego. W tę samą, co ja, stronę spoglądająca Pegoty, nie wyglądałaby najmniej na zadowoloną, jak to wnosić mogłem z wyrazu jej twarzy. Jadąc, patrzyłem czas jakiś na Pegoty i popadając w marzenie, pytałem siebie, czy czasem, jak to w bajce bywa, nie chce uwieść mnie gdzieś i zostawić. Wówczas odnalazłbym drogę za pomocą gubionych co chwila przez nią guzików jej stanika. Rozdział trzeci Zmiana. Koń nasz był najleniwszym ze wszystkich koni, jakie kiedykolwiek widziałem, i przez całą drogę wlukł się ze spuszczoną w dół głową, jakby naumyślnie, ociągając się z przybyciem na miejsce przeznaczenia. Wyobrażałem sobie nawet, że pozwala sobie parskając wyrażać jakieś w tym względzie uwagi. Lecz woźnica upewnił mnie, że jest to tylko zwykły kaszel. Woźnica kiwał się na siedzeniu i z opuszczonymi na kolana rękami. I podobnie jak koń, spuszczał głowę. Chociaż powiadam, że wiózł nas. Przekonany jestem, że koń dowlógłby się do jarmut i bez jego pomocy. Woźnica zresztą nie przemówił ani słowem. Pogwizdywał tylko od czasu do czasu. Pegoty miała na kolanach kosz z prowiantem, którego wystarczyłoby nam do samego Londynu chyba. Jedliśmy też dużo, a spali jeszcze więcej. Pegoty, śpiąc, opierała głowę na rączce od kosza, którego ani na chwilę nie wypuszczała z dłoni. Nie uwierzyłbym zaś nigdy, że słaba kobieta może tak głośno chrapać, gdybym na własne tego nie słyszał uszy. Tyleśmy razy zbaczali z drogi. Tak długo u wrót jakiejś gospody wypakowywaliśmy mające tam pozostać łóżko, że zmęczony już byłem. I szczerze zadowolony, gdyśmy ujrzeli Yarmouth. Zaspany i poziewający, spoglądałem na rozległe wybrzeże, dziwiąc się, że jeśli istotnie, jak to uczy geografia, Ziemia jest kulista, to jakim sposobem znaleźć się na niej mógł taki obszar płaszczyzny? Myślałem, że Yarmouth znajduje się chyba na jednym z biegunów. W miarę jak zbliżając się, mogliśmy okiem objąć całą tę prostą linię na horyzoncie, ośmieliłem się zauważyć, że tu i ówdzie kilka wzgórków dodałoby krajobrazowi malowniczości, jako też że ładniej byłoby, jeśliby ląd był czymkolwiek przedzielony od morza. A miasto i woda, nie tak zmieszane razem niby grzanki z bulionem, na co Pegot i odrzekła z niezwykłym przyjęciem, że trzeba rzeczy brać takimi, jakimi są. Co zaś do niej, to się szczyci rodzinnym swym miastem. Toteż, gdyśmy wjechali w ulicę, która mi się dziwną jakaś wydała, i poczuli zapach ryb, smoły, paku, dziekciu, i ujrzeli idących żeglarzy i turkocące po bruku wozy, poczułem, żem nie docenił zrazu tak znakomitego miasta. I natychmiast wyznałem to Pegoty. Słuchała moich zachwytów z przyjemnością. I zapewniła, iż jest rzeczą powszechnie wiadomą, zapewne miejscowym mieszkańcom, że Yarmouth jest najpiękniejszym miejscem pod słońcem. Otóż i am! zawołała. Wyrósł do niepoznania. Ham oczekiwał naszego przybycia przy gospodzie. Powitał mnie jak starego znajomego. Zrazu nie poczuwałem się do tej znajomości, bo istotnie nie był on pod naszym dachem od nocy mych urodzin. Znajomość pomiędzy nami nawiązała się szybko. Od chwili, gdy mnie zdjął z wózka, aby zanieść do swego domu. Był z niego chłopak wysoki i barczysty, o dziecinnej, wesołej twarzy i wijących się jasnych włosach, które czyniły go podobnym do baranka. Odziany był w surdut z żaglowego płótna i sztywne spodnie, które równie dobrze same stać by mogły. Trudno też właściwie powiedzieć, że miał na głowie kapelusz. Było to raczej coś na kształt strzechy pokrywającej ruderę. Ham ze mną i naszym kuferkiem na barkach i Pegot z drugim kuferkiem w ręku mijaliśmy ulice usłane wiurami kupami piasku. Mijaliśmy kuźnie, warsztaty powróżników i tym podobne miejsca, zanim doszliśmy do owej pustej równiny, która zdziwiła mnie, gdyśmy wjeżdżali do Yarmouth. Tu ham zawołał Oto i nasz dom, obejrzałem się dokoła. Jak okiem sięgnąć wybrzeże, morze, ląd, woda, lecz ludzkiego mieszkania ani śladu. Nie opodal tylko czarniała łódź, wysoka i głęboka, z żelazną sterczącą nad nią na kształt komina rurą, z której wychodził lekki kłom dymu. Czyżby łódź miała być domem? Spytałem. A tak, odrzekł Ham. Sam widok pałacu Aladyna nie mógłby mnie w większy zachwyt wprowadzić niż myśl zamieszkania we wnętrzu łodzi. Z boku wycięte były takie małe, ładne drzwiski i okienka, a wszystko to pokryte dachem. Najzwyczajniejsza pod słońcem łódź, która tysiąc razy pływała po morzu i nie służyła z początku zamieszkanie dla ludzi na lądzie. To mnie właśnie zachwycało. W innym razie, pomieszczenie to wydałoby mi się ciasne, duszne, niewygodne. Teraz robiło wrażenie doskonałego schronienia. Wewnątrz było czysto i przytulnie. Stał stół, zegar drewniany, szafka. Na szafce, podparta Biblią, stała taca z wymalowaną na niej damą z parasolem, przechadzającą się z dzieckiem ubranym jak żołnierz i wywijającym biczem. Gdyby przypadkiem taca się przewróciła, Stłukłaby niezliczoną ilość spotków i filiżanek ustawionych wokół Biblii. Na ścianach wisiały kolorowe ryciny. Ilekroć oglądałem później podobne dzieła sztuki, zawsze stawał mi w pamięci dom brata Pegoty. Był tam Abraham w czerwonym płaszczu i Izaak w błękitnej chlamidzie. Daniel żółto odziany pomiędzy lwami o zielonej sierści, a nad kominkiem wisiał wizerunek statku Sarah Jane z prawdziwym malutkim drewnianym sterem przyklejonym z wierzchu, który wydawał mi się ostatnim wyrazem sztuki, przedmiotem wzbudzającym zazdrość. Na suficie były haki o niewiadomym mi przeznaczeniu. Różne zaś pudła i pudełka zastępowały kanapy i krzesła. Wszystko to objąłem jednym ciekawym rzutem oka. Tymczasem Pegoty, otwierając małe drzwiczki, ukazała mi mój pokoik sypialny. Było to rozkoszne schronienie w dziobie łodzi z oknem zrobionym w otworze przeznaczonym niegdyś na ster. Do ściany przybite wisiało wąskie, jak raz dla mnie odpowiednie lusterko w ramkach wyklejonych muszlami. Pod lusterkiem stało wąskie łóżeczko, a na stoliku tuż obok bukiet traw morskich. Ściany były bielutkie, kapa rozesłana na łóżku olśniła mnie prawie. Po całym domu rozchodził się tak silny zapach ryb, że kiedy wyjąłem z kieszeni chustkę do nosa, zdawało mi się, że ją dopiero co zdjął z morskiego raka. Gdy się zwierzyłem z tego odkrycia Pegoty oznajmiła mi, że brat jej handluje rakami i podobnymi morskimi przysmakami, które też potem ujrzałem spoczywające w wielkim nagromadzeniu w drewnianej skrzyni. Niedaleko łodzi przy wejściu do domu spotkała nas wielce uprzejma niewiasta Niemłoda, w białym fartuchu zdala już witająca nas ukłonami Jako też prześliczna Prześliczną mi się przynajmniej wydała Dzieweczka z błękitnymi na szyi paciorkami Która jednak zaraz uciekła i schowała się Gdy ją chciałem pocałować Gdyśmy się już posilili gotowaną rybą Polaną roztopionym masłem i kartoflami A dla mnie przygotowano jeszcze kotlet nadszedł niemłody o przyjemnej twarzy mężczyzna. Ponieważ nazywał Pegoty dzieweczką, a na jej okrągłych i rumianych policzkach złożył głośny pocałunek, od razu domyśliłem się, że był jej bratem. I rzeczywiście, przedstawiono mi go jako pana Pegoty, gospodarza domu. Miło mi poznać panicza, rzekł. Prości jesteśmy ludzie, ale szczerzy. Odpowiedziałem mu, że mnie tu wszystko nieskończenie zachwyca. Jak zdrowie mamy? Spytał. Czy dobrze wygląda? Odpowiedziałem, że matka moja wygląda doskonale i przesyła mu swe ukłony, co zresztą było moim wymysłem. Bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję, rzekł pan Pegoti. I jeśli panicz zechce tu spędzić czas jakiś z nami, tu skinął głową w stronę siostry, z Hamem i Emilką, będzie to dla nas prawdziwy zaszczyt. Po uprzejmym tym powitaniu pan Pegoty poszedł umyć się w miednicy pełnej gorącej wody, utrzymując, że zimna nie zdoła go oczyścić. Wrócił po chwili zmieniony na korzyść, lecz tak przy tym rumiany, że mimo woli pomyślałem, iż twarz jego posiada właściwość raków i homarów, a mianowicie pod wpływem gorącej wody z brunatnej w czerwoną się zmienia. Po herbacie, przy zamkniętych drzwiach i oknach, bo na dworze zapadła noc zimna i mglista, mieszkanko w łodzi wydało mi się bardziej jeszcze przytulne i miłe. Słysząc, jak wiatr szaleje nad morzem, myśląc o mgłach, które zalegają bezbrzeżne równiny, oczarowany byłem płonącym na kominku ogniem, w chatce zrobionej z prostej łodzi na bezludnym wybrzeżu. Mała Emilka. Ośmielona, siedziała teraz tuż przy ogniu obok mnie na najniższym i najwęższym skuferku. Po drugiej stronie kominka pani Pegoty w białym fartuszku robiła pończochę. Pegoty szyła, mając przed sobą na stole swą nieodłączną skrzyneczkę do robót z wizerunkiem katedry św. Pawła i równie nieodłączny kawałek włosku. Ham po udzieleniu mi pierwszej lekcji jakiejś gry usiłował przypomnieć sobie wróżenie ze starych, zbrukanych kart zostawiając na nich odciski swego dużego palca pan Peggotty palił w milczeniu fajkę czułem że nastała chwila nawiązania rozmowy i bliższej znajomości panie peggotty rzekłem cóż pani czu odrzekł czy dlatego pan syna swego nazwał ham że mieszkacie w domu podobnym do arki nie pani czu. Nie ja dawałem mu imię. Któż go tak nazwał? Jego ojciec. To nie pan jesteś jego ojcem? Nie. Ojcem jego był brat mój, Joe. Umarł? Spytałem nieśmiało po chwili. Utonął. Dziwiło mnie to, że Ham nie był synem pana Pegoty i gubiłem się w domysłach nad stopniem pokrewieństwa łączącego go z resztą obecnych. Zdecydowałem się na nowe pytanie, ale mała Emilka rzekłem, rzucając spojrzenie na dziewczynkę jest pańską córką nie, pani czu. Szwagier mój, Tom, był jej ojcem. Nie mogłem powstrzymać się znów od poprzedniego pytania umarł? Utonął. Nastąpiła chwila milczenia. Czułem pewne utrudnienie w nawiązaniu na nowo rozmowy. Ale ciekawość przemogła. A pan ma dzieci? Spytałem. Nie mam. Odrzekł śmiejąc się. Jestem kawalerem. Kawalerem? Zawołałem zdziwiony i wskazując kobietę w białym fartuchu robiącą pończochę dodałem. A to któż to taki? Pani Gammycz. Pani Gammycz? Tu Pegoty. Moja własna Pegoty skinęła na mnie tak wymownie, że zaprzestałem dalszych pytań i w milczeniu rozeszliśmy się na spoczynek. Za zamkniętymi szczelnie drzwiami mego pokoiku wyjaśniła mi, że Ham i Emilka są sierotami, które wuj przygarnął. Zaś pani Gamycz jest wdową po jego towarzyszu i wspólniku, człowieku ubogim, ale uczciwym jak złoto, a pewnym jak stal. Było to ulubione porównanie Pegody. I brat mój, dodała, ubogi jest i uczciwy jak złoto, a jak stal pewny. I wpada w gniew, gdy wspomina się przy nim o jego dobroczynności. Wówczas uderza pięścią tak, że mu się aż raz zdarzyło stół rozbić i klnie straszliwie, nieużywanymi przez nikogo innego słowy. Wzruszyła mnie dobroć serca mego gospodarza. Zasypiając, słyszałem jak pani Gamicz układa się do snu w sąsiedniej kajucie A Ham i Emilka zawieszali hamaki na hakach dojrzanych przeze mnie u sufitu w głównej izbie Zapadając w coraz głębszy sen, słyszałem niejasno wycie wiatru szalejącego nad równiną I zacząłem się trochę bać, że podnoszące się fale mogą nas zalać Uspokoiła mnie myśl, że ostatecznie znajduje się na łodzi i pod opieką doświadczonego zapewne żeglarza, przygotowanego na wszelkie wypadki. Nic się jednak nie wydarzyło, poza tym, że nadszedł ranek. Skoro pierwsze promienie odbiły się w wiszącym nad mym posłaniem i w ramki z muszli oprawnym lusterku, porwałem się na nogi, a w chwilę potem zbierałem już z małą Emilką kamyki nad zatoką. Prawdziwy z ciebie żeglarz, chyba? spytałem ją, nie myśląc wcale co mówię lecz chcąc powiedzieć coś niezwykle uprzejmego, zachwycone widokiem płynącego żagla, co się odbił w jej jasnym oku. — O nie! — rzekła kręcąc główką. — Boję się morza. — Boisz się! — zawołałem zuchowato i patrząc z góry na potężny ocean, dodałem z przechwałką — ja się wcale nie boję. — Gdybyś wiedział, jakie ono bywa okrutne! — ciągnęła dziewczynka. — Widziałam to nieraz — Widziałam łodzie o wiele większe od naszej, potrzaskane. Ale to nie w tej przecie łodzi. Ojciec utonął, dokończyła dziewczynka. Nie, tamtej nie widziałam nigdy. A swego ojca? spytałem. Wstrząsnęła główką. Nie pamiętam. Uderzyło mnie to istniejące pomiędzy nami podobieństwo zacząłem opowiadać jej, że i ja nigdy nie widziałem mego ojca, że szczęśliwie żyliśmy we dwoje z moją matką i żyjemy i żyć tak będziemy zawsze, zawsze i o mogile ojca na pobliskim cmentarzu, ocienionej drzewami, pod których pełnymi śpiewających ptaków gałęźmi, przechadzamy się często. Tu występowała stanowcza różnica między sierocą dolą małej Emilki i moją. Straciła ona matkę wcześniej jeszcze niż ojca i nie wiedziała, gdzie w głębokościach bezbrzeżnego morza leży jego mogiła. Zresztą, dodawała szukając pilnie w piasku muszli i świecących kamyków, ojciec twój był zapewne panem, mama damą, mój ojciec zaś był rybakiem. Moja mama córką rybaka i wuj Dan jest rybakiem. Czy panu Pegoty Dan na imię? spytałem. Wuj Dan, odrzekła, skłaniając główkę w kierunku łodzi. Jest on zapewne bardzo dobry. Dobry. Gdybym była wielką damą, sprawiłabym mu kapotę ciepłą, z niebieskiego aksamitu, z brylantowymi guzikami, nanki nowe spodnie, czerwoną aksamitną kamizelkę, kapelusz z piórem, złoty zegarek, srebrną fajkę i dałabym mu tyle, od tyle pieniędzy. Upewniłem ją, że wuj jej zasługuje na wszystkie wyżej wymienione skarby, chociaż w rzeczy samej nie mogłem go sobie przedstawić w wytwornym stroju wymyślonym dlań przez wdzięczną i kochającą sierotkę. Wyliczając te bajeczne skarby, Emilka podniosła główkę i wpatrzyła się w szafir niebios. Niebawem jednak wróciliśmy z tej krainy marzeń do rzeczywistości to jest do muszelek i kamyków. Chciałabyś być wielką i bogatą damą? spytałem. Zaśmiała się wesoło. Czemu nie? odrzekła. I bardzo. Bylibyśmy panami, ja, Wójcio, Ham i nawet pani Gamicz. Nie dbalibyśmy o słoty i burze, to jest, nie dbalibyśmy dla siebie, lecz żałowalibyśmy zawsze bardzo biednych rybaków i pomagalibyśmy im w nieszczęściu, dawali pieniądze. Przypuszczenie to było wielce przyjemne i wydało mi się dlatego bardzo prawdopodobne, szczerą, napełniając mnie radością. Wyrażałem to tak gorąco, Emilce, że się ośmieliła zapytać: A co? Teraz boisz się morza? Spokojne było w tej chwili i wcale niestraszne. Gdyby jednak nadpłynęła fala, uciekłbym prawdopodobnie do tchu. Pomnę na to, co mi dopiero opowiadała o losie rybaków. To mi nie przeszkadzało upewnić się, że się wcale nie boję i że ona sama mniej się lęka zapewne, jeśli, jak mówiła, zbliża się do drewnianego ogrodzenia u stromego w tym miejscu wybrzeża. Tego się nie lękam, rzekła. Boję się, gdy morze huczy i szumi. Wówczas oboje, ja i ham, truchlejemy nam myśl samą, na jakie niebezpieczeństwo wój nasz jest narażony. Zdaje się nam czasem, że go słyszymy, jak woła o ratunek. Oto dlaczego wolałabym być wielką panią. Ale tak, to się wcale nie boję morza. Ani trochę. Spójrz tylko. Pobiegła naprzód i wskoczyła na spróchniałą belkę sterczącą nad głęboką tonią. Widzę ją. I gdybym był malarzem, oddałbym wiernie spojrzenie, jakie zatopiła w oddali, a które mi na zawsze pozostało w pamięci. Po chwili jasna, rumiana, triumfująca podbiegła do mnie i zapomniałem o strachu, jakim mnie zdjął przed chwilą i o tym, że krzyknąłem, wołając o ratunek, chociaż nikogo nie było w pobliżu. Wiele lat później, myśląc o tym i o tajemniczych zagadnieniach istnienia, wobec tego objawu pociągu do niebezpieczeństwa, pytałem siebie nieraz, czy nie lepiej by wyszła na tym, jeśli by życie straciła w tej chwili? Pytałem siebie, czy gdyby wówczas odsłonione przede mną zostały przyszłe koleje jej życia i gdybym dziecięcym rozumieniem obliczyć mógł ich rozciągłość, a ode mnie zależało ratować ją od niebezpieczeństwa, czy dobrze bym zrobił, ratując? A był czas, w którym na pytanie, czy nie lepiej wyszłabym na tym, jeśli było morskie w tej chwili pochłonęły fale, zmuszony byłem odpowiedzieć we własnym sumieniu. Tak. Byłoby lepiej. Lecz nie wyprzedzajmy wypadków. Odbiegłem od nich wspomnieniem. Wróćmy zatem do rzeczy. Biegaliśmy długo po wybrzeżu, zbierając i dźwigając tysiące przedmiotów, które się nam wydawały nieskończenie ciekawe, Wrzucając nazad do wody wyrzucone na brzeg rybki i inne żyjątka, pewien zresztą nie jestem, czy im w ten sposób wielką oddawaliśmy usługę. Po powrocie do domu w cieniu, przy składzie Lin, zamieniliśmy z Emilką niewinnego, ale serdecznego causa. i w najlepszych humorach stawiliśmy się na śniadanie. Niby dwie rodzone jagódki, zauważył pan Pegoty. Kochałem się w małej Emilce. Kochałem się w tej małej dziecinie tak tkliwie i czule, z takim zapomnieniem siebie, jak się może w dojrzałym wieku nie kochałem już nigdy. Dziś jeszcze marzy mi się ta drobna, błękitnooka dziecina niby coś nadprzyrodzonego, anielskiego. Jeśliby jej kiedy, w pogodny letni wieczór, wystrzeliły nagle skrzydła z ramion, nie byłbym bynajmniej tym zdziwiony. Przechadzaliśmy się po wybrzeżu dłoń w dłoń, godzinami całymi. Dnie nam mijały tak, jak gdyby sam czas zmienił się był w dziecie, aby igrać z nami. Panie Gammy czy Pegoty wpadały w zachwyt nad nami, szeptały pomiędzy sobą co wieczór, spoglądając na nas. Cudo, istne cudo. Pan Pegoty Uśmiechał się patrząc na nas spoza kłębów dymu swojej fajki, a ham zrzymał się lub tylko wyszczerzał zęby. Byliśmy dla nich rodzajem rozkosznej zabawki, cackiem, widowiskiem, czymś w rodzaju koloseum w mikroskopijnych rozmiarach. Spostrzegłem niebawem, że pani gamicznie zawsze bywała uprzejma i przyjemna. Owszem, Humor jej nie odznaczał się równością, a gderania jej i wyrzekania wypełniały ciasne mieszkanko. Współczułem jej szczerze. Niemniej zdarzały się chwile, w których myślałem, że dobrze byłoby, aby pani Gamicz posiadała własne apartamenty dla schronienia się tam w chwilach złego humoru. Pan Peggotty uczęszczał czasem do gospody zwanej chętna dusza. Dowiedziałem się o tym z ust pani Gamicz pewnego wieczoru, wkrótce po naszym przybyciu. Spojrzawszy na zegar, pomiędzy ósmą a dziewiątą, oświadczyła nagle, że pan Pegoty udał się do gospody, a nadto, że od rana wiedziała, iż na tym się skończy. Pani Gamicz była w złym humorze od rana, a przed obiadem, gdy piec zaczął dymić, wybuchła wielkim płaczem, wołając, że jest biedną, nieszczęśliwą, opuszczoną istotą. Przejdzie to zaraz. Uspokajała ją pegoty Zresztą przykre to jest zarówno i dla nas. Lecz ja bardziej na tym cierpię, odparła pani gamicz. Dzień był chłodny i wieczny. Kąt zwykle zajmowany przez wdowę u kominka był najcieplejszy, fotel najwygodniejszy, ale tego dnia widocznie jej to nie zadowalało. Ciągle się uskarżała na zimno, na przebiegające po plecach dreszcze. Płakała nawet i wyrzekała na swą nieszczęsną dolę. Istotnie jest zimno. Wszyscy to czujemy, zauważyła Pegoty. Lecz ja to czuję bardziej niż ktokolwiek inny, odrzekła pani gamicz. Podobnie było przy obiedzie. Zaraz po mnie, a uważano mnie za gościa, podawano półmiski pani gamicz, lecz nic nie mogło jej zadowolić. Ryby były drobne i kościste, ziemniaki przypalone. Wszyscyśmy to wprawdzie zauważyli, lecz pani Gamicz upewniała nas, że ją to w szczególny sposób dotyka, co potwierdziła zresztą strumieniem gorzkich łez. Toteż, gdy około dziewiątej pan Pegoty wrócił do domu, zastał panią Gamicz z pończochą w ręku i na zwykłym swym miejscu, lecz posępną i rozżaloną. Pegoty szyła wesoło, ham łatał buty. Ja zaś, siedząc obok małej Emilki, czytałem na głos. Od herbaty pani gamicz nie odezwała się ani razu, tylko od czasu do czasu wzdychała ciężko. Dobry wieczór! zawołał wchodząc gospodarz domu. Wszyscyśmy oprócz pani Gamicz powitali go. Ten słowem ów spojrzeniem ona sama tylko w ponurym milczeniu skłoniła głowę niżej nad pończochą. Cóż znowu? rzekł pan Pegoty podając jej rękę. No, nie martwże się kobieto. Pani Gamicz nie zdawała się bynajmniej zdolna do rozstania się ze smutkami. Co więcej, wyciągniętą z kieszeni chustką zaczęła ocierać oczy. Co się stało? Pytał pan Pegoty. Nic się nie stało, odrzekła. Wracasz przecież z gospody. A no tak. Wstąpiłem tam wieczorem. Żałuję, żem cię wyprawiła. Wyprawiła, zaśmiał się gospodarz domu. Nie potrzebuje być aż wyprawiany. Sam tam idę chętnie. Chętnie, zbyt chętnie, mruczała, kiwając głową i ocierając oczy. Otóż w tym bieda, że tym chęciom ja jestem winna. Ani myśl o tym, uspokajał ją pan Pegoty. Tak, tak, wołała, łkając pani Gamicz. Wiem dobrze, jakie jest moje nieszczęsne położenie, wiem, jak jestem opuszczona i że nie tylko mnie się nie wiedzie, lecz że przynoszę z sobą nieszczęście. Tak, tak czuję to, czuję wszystko żywiej niż ktokolwiek inny i okazuje to, i jest to właśnie moja niedola. Nie mogłem, słuchając owej rozmowy, powstrzymać się od uwagi, że niedola w niemałej mierze spada na tych, którzy z nią mieszkają. Dobry pan Pegot, chociaż i był może podobnego co ja zdania, nie wyraził tego. Owszem, starał się uspokoić rozżaloną kobietę. Nie jestem tym, czym być pragnę, mówiła pani Gamicz. Nie jestem tym, czym być powinnam, wiem o tym. Niedola rozdrażniła mnie. boleje nad mą niedolą. Chciałabym nie czuć, lecz nie jest to w mojej mocy. Chciałabym być mężniejsza! Ale przechodzi to moje siły, i do wiem! Jestem nieznośna! Zatruwam każdemu życie, dokuczam siostrze twojej i małemu panu Davy. Pośpiesznie zaprzeczyłem. Ale tak, tak, wiem co mówię, twierdziła rozżalona. Lepiej będzie pójść precz stąd i umrzeć. Opuszczoną, nieszczęśliwą jestem istotą, powinnam ustąpić z drogi. Nic mi się nie wiedzie, wszystko przeciw mnie się obraca. Danielu, pozwól mi wrócić do domu. Pozbędziesz się mnie wreszcie. Z tymi słowy udała się na spoczynek. Gdy odeszła pan Pegoty, który słuchał wyrzekań jej ze współczuciem, Spojrzał po nas obecnych i wstrząsając głową, rzekł z cicha: Myśli o starym. Nie wiedziałem, o jakim właściwie starym mogła myśleć pani gamicz. I dopiero Peggotty. Moja własna Peggotty, rozbierając mnie, objaśniła, że tym starym był nieboszczyk mąż jej. Wiedział o tym brat Peggotty, współczując niedoli wdowy. Istotnie dosłyszałem, jak pan Pegoty zawieszając na noc swój hamak, mówił jeszcze do Hama biedaczka myślała o starym. Powtarzał to i zawsze z niezmiennym współczuciem za każdym razem, gdy w czasie naszych odwiedzin pani Gamicz wpadała w swój żałosny nastrój. Tak minęły dwa tygodnie, nie przynosząc innych zmian, prócz przypływów i odpływów morza. I dostosowanych do nich odjazdów i powrotów pana Pegoty i Hama. Ham brał nas czasem z sobą, dla pokazania nam statków i okrętów. Raz nawet przewiózł nas łodzią po morzu. Nie wiem doprawdy, dlaczego pewne wspomnienia tak szczególnie wiążą się z pewnymi miejscami. Zwłaszcza, gdy chodzi o wspomnienia z dzieciństwa. Lecz sądzę, że tak być musi. Ile razy zdarzyło mi się słyszeć lub czytać nazwę Jarmoch? Tyle razy w pamięci stawał mi pewien poranek niedzielny spędzony na wybrzeżu. W powietrzu rozlegały się kościelne dzwony. Emilka stała oparta o moje ramię. Ham rzucał od niechcenia kamyki w morze, a za morzem słońce wyłaniało się spoza zwojów mgły, oświecając okręty w mglistej dali do własnych swych podobne cieni. Nadszedł dzień powrotu do domu. Dzielnie panując nad sobą, pożegnałem pana Pegoty i panią Gamicz, lecz boleść moja przy rozstaniu z małą Emilką nie miała granic. Szliśmy dłoń w dłoń do gospody, skąd mieliśmy wyjeżdżać. Obiecywałem pisywać do niej, czego też dotrzymałem, kreśląc z niezwykłą starannością olbrzymie litery. Byliśmy bardzo smutni a tak wielkiej pustki jak ta, którą miałem na odjezdnym w sercu. Nie zdarzyło mi się może nigdy odczuć równie głęboko. Przez cały czas pobytu w Yarmouth zachowałem się niewdzięcznie względem własnego mego domu, gdyż rzadko i mało o nim myślałem, lecz zaledwie wsiedliśmy na wózek, rozbudzone sumienie zaczęło czynić wyrzuty, a rozdarte serce uczuło żywiej niż kiedy bądź, że wracam do gniazda. Że matka tylko zdoła mnie pocieszyć i żal mój ukoić. Uczucie to wzrastało w miarę jak zbliżaliśmy się do domu, a niecierpliwe pragnienie ujrzenia domowych progów wzmagało się na widok znanych mi miejsc i przedmiotów. Tylko Pegoty, zamiast dzielić me uczucia, powstrzymywała ich ciągłe wybuchy. Wyglądała przy tym jakby zmieszana i jakoś nieswoja. Tak dotarliśmy do Blunderstone. Widzę je. Widzę w świetle pochmurnego popołudnia wśród szarej i dżystej pogody. Drzwi się otwarły. Wbiegłem półśmiechnięty, pół wzruszony, chcąc już rzucić się w objęcia mej matki, lecz zamiast niej spotkałem nieznajomą służącą. "Pego ty?" zawołałem cofając się. "Czy mama nie wróciła jeszcze?" "Wróciła. Wróciła." uspokajała mnie Pegot, ja po chwili dodała Niech się panicz zatrzyma chwilkę. Powiem coś paniczowi. Zmieszana i zwrodzoną niezręcznością wyłaziła najniezgrabniej pod słońcem z wózka, lecz byłem zbyt przerażony, aby się śmiać z tego. Ujęła mnie za rękę i wprowadziła do kuchni zamykając za sobą drzwi. Pegot, co się stało? pytałem wystraszony. Nic się, chwała Bogu, nie stało odrzekła z udaną wesołością Pewien jestem, że że się coś stało. Gdzie mama? Gdzie mama? powtórzyła wahając się Pegoti. Tak, gdzie mama? Czemu nie wyszła na nasze spotkanie? Czemu jej tu nie ma? Oczy moje pełne były łez gotowych popłynąć za chwilę. Serce mi się ściskało okropnie. Słaniałem się na nogach. O mój Boże! zawołała podtrzymując mnie Pegoti. Co ci jest? Co moje dziecko, może umarła, wyszeptałem z trudnością. Pego zaprzeczyła energicznie, usiadła, aby się wysapać, mówiąc, że mię przestraszył. Wstrząsnąłem nią, aby się uspokoiła i wpatrywałem się w nią pytająco. Widzisz, kochanie, zaczęła. Miałam ci to już przedtem powiedzieć, tylko no nie było sposobności. Mniejsza z tym, Trzeba było powiedzieć raz, stanowczo. Mów, mów, Pegoty, błagałem, czując, że mnie coraz większy zdejmuje niepokój. Kochanie, rzekła, rozwiązując drżącą ręką wstążki kapelusza, po czym jednym tchem dorzuciła. A gdyby tak panicz dostał tatę? Zadrżałem i zbladłem. Na wspomnienie tej tam mogiły na cmentarzu i na myśl o wskrzeszonym trupie coś owiało mnie na kształt trującego oddechu nowego tate dodała Pegotty nowego powtórzyłem pegotty zaczerpnęła powietrza jak gdyby miała połknąć coś niezwykle wstrętnego i wyciągając rękę rzekła pójdź zobacz go nie mam wcale ochoty go widzieć a mamy spytała pegotty przestałem opierać się i dałem się wprowadzić do bawialnego pokoju po jednej stronie kominka siedziała moja matka a po drugiej pan Marston. Matka moja wypuściła z rąk robotę i powstała śpiesznie, lecz jak mi się zdawało, nieśmiało. Kochana Klaro, ozwał się pan Marston. Pamiętaj, żebyś zawsze panowała nad sobą. Jak się masz, chłopcze? Ujął mnie za rękę, po czym dopiero ucałowałem moją matkę. Uścisnęła mnie i wróciła do rzuconej przed chwilą roboty. Nie śmiałem oczu podnieść ani na nią, ani na niego, a że czułem wzrok jego na nas obojgu. Więc się zbliżyłem do okna, przypatrując się krzakom, których liście zważył jesienny chłód. Skorzystałem z pierwszej sposobności, by uciec na górę. Pokoik mój sypialny nie był już obok pokoju mojej matki, lecz gdzieś daleko. Wszystko było zmienione lub zmienionym mi się zdało. Wybiegłem na dziedziniec, lecz i stąd uciekłem w prędce, gdyż pustą dotąd psią budę zajmował Brytan, czarny, kudłaty, do niego podobny. Pies ten wyskoczył na mnie, wyszczerzając białe i potężne kły. Rozdział czwarty. Popadam w niełaskę. Jeśli pokój, gdzie przeniesiono moje łóżeczko, był istotą żyjącą... Na której świadectwo można się powołać, zaświadczyłby dziś jeszcze Ciekawym, kto tam dziś sypia. Z jak ciężkim sercem udałem się wieczoru tego na spoczynek. Wchodząc na schody, słyszałem bezustanne ujadanie psa na dziedzińcu, a wszedłszy do pokoju, usiadłem z założonymi na piersi rękoma, pogrążając się w zadumie. Myślałem o najdziwniejszych rzeczach, o kształcie pokoju, o rysach na sklepieniu. O tapetach, o skazach na zwierciadle i dziwacznym z tego powodu łamaniu się odbicia, o koślawej umywalni, co mi podeszłym swym wiekiem przypomniała panią Gamycz. Myśląc o tym wszystkim, płakałem gorzko, sam nie wiedząc czemu, czując tylko chłód i osamotnienie. Wreszcie przypomniałem sobie, że się kocham na śmierć w małej Emilce. Oderwany od niej, znajduje się w miejscu, gdzie nikt o mnie nie dba, ani w połowie tak, jak dbałoby to dziewczątko. Wprawiło mnie to w taką rozpacz, że łukałem, dopóki sen mnie nie zmożył. Zbudził mnie głos, mówiący Mamy go. Jednocześnie uczułem, że mi ktoś odkrywa rozpaloną głowę. Nade mną stały matka moja i Pegoty. Davy, spytała moja matka, co ci jest? Zdziwiło mnie to pytanie, to też odpowiadając krótko nic. Odwróciłem się chcąc skryć zbyt wymowne drżenie ust. Davy, dziecko moje" powtórzyła matka moja. Sądzę, że nic mnie bardziej w tej chwili dotknąć nie mogło jak ta nazwa "dziecko" w jej ustach. Skryłem zapłakaną twarz w poduszkach, odpychając prawie pochylającą się nade mną matkę, która zawołała: "Twoje to dzieło Pegoty". Niegodziwa, dziwa, Pegoty, nie wątpię teraz o tym. Jakże to zdołasz pogodzić ze swym sumieniem? Zbuntować moje rodzone dziecko przeciw mnie lub przeciw komuś, kto mi jest drogi? Czy masz serce? Czy masz sumienie? Biedna Pegoty wzniosła oczy i dłonie mówiąc. Niech Pan Bóg pani wybaczy pani Copperfield i strzeże panią, abyś słów tych nie pożałowała. I to kiedy jeszcze ciągnęła ze łzami matka moja. W miodowym miesiącu, wówczas, gdy najsroższy nieprzyjaciel nie miałby serca trwożyć mnie i martwić. Davy, niedobre dziecko, zła, niegodziwa Pegoty. O, jakże ten świat jest przewrotny i to wówczas, właśnie gdy mi się wszystko uśmiechać winno. Uczułem dotknięcie ręki nie matki mojej i nie Pegoty. Od razu powstałem na nogi. Dłoń pana Marston spoczywała na moim ramieniu. Cóż to znowu? Mówił. Klaro, duszko zapominasz się. Więcej stanowczości. Przepraszam cię, Edwardzie, odrzekła matka moja. Chciałam być odważna, lecz tak mi smutno. Doprawdy, Klaro, tak prędko. Przykro mi właśnie, że to nastąpiło teraz, tłumaczyła moja matka i dąsając się nieco dodała. Ale... Bo jest czym się smucić. Przygarnął ją do siebie, mówiąc jej coś z cicha, po czym ją pocałował. Widząc, jak tonęła w jego objęciu, zrozumiałem od razu, że nagnie on, jak zechce, słaby jej charakter. Odejdź, kochanie, rzekł pan Mardstone. David zejdzie niebawem ze mną. Zwracając się zaś po odejściu mej matki do i spytał ją. Czy znane jest ci nazwisko Twej pani? Zbyt dawno jej służę, odrzekła zagadnięta, abym nie wiedziała, jak się nazywa. Tak by się zdawało. A jednak wchodząc na schody wyraźnie słyszałem, jak ją nazwałaś nienależącym do niej nazwiskiem. Nosi ona teraz moje, pamiętaj o tym, na przyszłość. Pego ty wyszła, rzucając na mnie szybkie spojrzenie i mówiąc coś o tym, że na nią czekają. Pozostawszy sam na sam ze mną, pan Mart stąd zamknął drzwi i siadając naprzeciw mnie, wpatrzył się we mnie. Nie spuszczałem ja też z niego oka. Czułem, jak mi serce głośno i szybko bije w piersiach. — Davidzie — rzekł, zaciskając usta. — Jak ci się zdaje, co robię z krnąbrnym psem lub koniem? — Nie wiem — odrzekłem. Smagam go. Uprzednią odpowiedź wyszeptałem cicho, teraz tchumi zabrakło w piersiach. Prowadzę go, jak na pasku i mówię sobie, musi mi ulec. Musi, chociażby życiem miał przypłacić. Pokaż, co masz na twarzy. Brud, odrzekłem. Wiedział dobrze, że to są ślady łez. Lecz jeśli by sto razy powtórzył pytanie. Za każdym razem dodając sto uderzeń, to i tak za nic na świecie nie przyznałbym się, że płakałem. Hm. Dowcipny jesteś, nie ma co mówić. Uśmiechnął się ze zwykłą sobie powagą. Sprytny nad swój wiek. Zrozumiemy się doskonale. Odszyj twarz i chodź ze mną. Gestem nakazującym natychmiastowe posłuszeństwo wskazał umywalnie, która właśnie. Przypominała mi tak żywo panią Gamicz. Nie wątpię, że przy najlżejszym oporze zgiąłby mnie we dwoje. Klaro, kochanie, rzekł, wprowadzając mnie za rękę do bawialnego pokoju. Uspokój się, zażegnałem. Spodziewam się twe zmartwienie. Możemy się wspólnie weselić. Niech mnie nieba mają w swej opiece. Lecz sądzę, że jedno ciepłe, serdeczne słowo, wyrzeczone w tym czasie, zmieniłoby mnie i całe moje życie. Słowo zachęty, objaśnienia, współczucia dla mej dziecinnej boleści, zapewnienia, że ten dom nie przestał być mi rodzinnym dobem, mogło mu zjednać na zawsze moje dziecięce serce, uczynić mnie ufnym, a nie skrytym, natchnąć szacunkiem zamiast nienawiścią zapewne matka moja bolała widząc mnie tak sztywnym i zamkniętym w sobie. Gdym brał krzesło, spoglądała na mnie z niepokojem. Musiała zauważyć nagły brak naturalnej mej dziecięcej swobody, gdyby jedno słowo. Ale nikt go nie wymówił. Zasiedliśmy do stołu we troje. Zdawał się być czułem dla mej matki, co wszelako bynajmniej nie powiększyło skali mych uczuć dla niego. Zrozumiałem z tego, co mówiono, że starsza jego siostra miała zamieszkać z nami i właśnie oczekiwano jej tego wieczoru. Nie wiem też, czy tego wieczoru, czy potem dowiedziałem się, że on i jego siostra mieli jakieś interesy z właścicielem handlu win w Londynie, że spółka ta trwała już od wielu lat, zawiązana jeszcze przez jego dziada. Bądź co bądź, notuję to obecnie tak, jak mi się nasuwa na pamięć. Po obiedzie, gdyśmy siedzieli przy kominku, a ja myślałem tylko o tym, by się najprędzej bez obrazy pana domu wymknąć do pegoty, usłyszeliśmy podjeżdżający do bramy ogrodu pojazd wyszedł na spotkanie przybywającej siostry. A za nim powstała i moja matka. Nieśmiało szedłem za nią, już za drzwiami i w cieniu zwróciła się szybko do mnie, przycisnęła jak to dawniej zwykła była czynić do serca, mówiąc mi z cicha, że powinienem kochać i poważać. Mego nowego ojca. Uściskała mnie tkliwie, lecz lękliwie jakoś, niby w tajemnicy, i zakładając rękę za plecy trzymała mnie za rękę. Dopiero gdyśmy się z nim zrównali, wypuściła moją rękę ze swojej, aby się oprzeć na jego ramieniu. Nowo przybyła panna Marston. Wyglądała złowrogo. Podobna z twarzy do brata, jak on brunetka o smagłej cerze, miała jak on dwoje gęstych brwi nad dużym nosem, a wyglądało to tak, jak gdyby ich obfitością nagrodzić sobie chciała brak bokobrodów. Miała z sobą dwa czarne kufry, z wybitymi na nich świecącymi literami. Płacąc woźnicy, dostawała pieniądze ze stalowej sakiewki, którą wydobyła z większego worka zawieszonego na ręku na stalowym łańcuchu. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć bardziej metalowej kobiety. Wprowadzono ją do bawialnego pokoju z tysiącem uprzejmości. Tu zbliżyła się do mojej matki jako do bliskiej krewnej, a spostrzegłszy mnie spytała – Synek, to twój, bratowo? Matka moja skłoniła twierdząco głową. – Na ogół, zauważyła panna Marston, nie lubię chłopców. – Jak się masz, chłopcze? Na tę zachęcającą przemowę odpowiedziałem wprawdzie, że zdrów jestem i spodziewam się, że panna Mardstone w dobrym też pozostaje zdrowi, lecz uczyniłem to tak nieuprzejmie, że przybyła zadecydowała, brak mu manier. Wypowiedziawszy wyrok ten dobitnie, prosiła, aby jej wskazano pokój, który miała zająć. Pokój ten, zapełniony dwoma zawsze na klucz zamkniętymi kuframi, rozwieszonymi dokoła niby broń lustrami oraz stalowymi łańcuszkami i szpilkami, w które się zwykle stroiła, stał się odtąd dla mnie przybytkiem strachu. Zauważyłem wkrótce, że panna Marston nie ma wcale zamiaru opuścić nas kiedykolwiek. Zaraz na zajutrz zajęła się pomaganiem mojej matce w gospodarstwie. Przez cały dzień robiła porządki w spiżarni. Niebawem przekonałem się, że posądzała ustawicznie służące o ukrywanie gdzieś na strychu zapewne mężczyzn pod tym pretekstem biegała ciągle po schodach, zaglądała we wszystkie kąty, a gdy otwierała szafy, czyniła to tak, jak gdyby już miała złapać złodzieja. Chociaż żadnej w pannie Marston lotności nie było, wstawała równo ze skowronkami, wcześniej niż ktokolwiek w domu. Tego ty zapewniała nawet, że sypia jednym tylko okiem, co mi się jednak i po kilkakrotnych osobistych próbach nie wydało prawdopodobne. Zaraz nazajutrz po przybyciu wstała z pianiem kogutów, a gdy matka moja zeszła na śniadanie, dziobnęła ją w policzek, co miało oznaczać pocałunek, mówiąc: Przybyłam tu, kochana Klaro, aby ci ulżyć i być we wszystkim pomocą. Jesteś zbyt ładna i roztrzepana. Tu matka moja uśmiechnęła się uprzejmie, abyś mogła podołać przeróżnym swym obowiązkom. Oddaj mi z łaski swej klucze i pozwól, abym cię wyręczała. Od tej chwili klucze przeszły wyłącznie w ręce panny Marston. We dnie nosiła je u paska, zawieszone na żelaznym łańcuszku, w nocy chowała pod poduszką, a matka moja nie miała do nich dostępu. Zrazu protestowała przeciw tak stanowczemu usunięciu siebie na bok. Pewnego wieczoru, gdy panna Marston przedstawiała bratu pewne plany gospodarskie z zupełnym pominięciem pani domu, matka moja rozpłakała się, utrzymując, że warto by może i o jej zdanie spytać. – Klaro – zauważył surowo pan Marston – klaro, dziwię ci się do prawdy. – O, dobrze ci dziwić się, Edwardzie – zawołała płacząc moja matka. Pewna jestem, że sam czegoś podobnego byś nie zniósł. Stanowczość była największą cnotą w pojęciu pana Marston i jego siostry. W moim dziecięcym wyobrażeniu pozostała ona jednoznaczną z despotyzmem i z pewnym ponurym, chłodnym, zarozumiałym usposobieniem, jakim oboje, brat i siostra, się odznaczali. Wierzyli oni święcie, że pan Mardstone niezłomny jest w swych postanowieniach i że nikt pod słońcem nie jest tak niezłomny i być nim nie może. Jedyny wyjątek stanowiła panna Mardstone. Wolno jej było być też stanowczą, jedynie dzięki pokrewieństwu, ale w niższym, niejako poddańczym stopniu. Matka moja stanowiła także wyjątek. Ta powinna była być niezłomna w postanowieniach, lecz tylko w tym znaczeniu, aby ślepo ulegać ich woli i ślepo wierzyć w ich nieomylność. Trudno, zaczęła matka moja, we własnym domu, w własnym, powtórzył pan Marston. Klaro! W, w naszym domu jąkała się biedna, widocznie wystraszona kobieta. Sądziłam, że mnie zrozumiesz, Edwardzie. Sądziłam, że w twoim domu będę miała głos chociażby doradczy. Dawniej umiałam prowadzić gospodarstwo. Tu moja matka rozpłakała się na dobre. Możecie spytać Pegoty. Edwardzie? Przerwała panna Marston. Trzeba raz temu położyć koniec. Jutro wyjeżdżam. Jane Marston. Ozwał się jej brat. Milcz, proszę. Czy mnie nie znasz? Doprawdy, Szlochała moja matka. Doprawdy nie chciałabym narazić się nikomu i byłabym bardzo nieszczęśliwa, jeśliby ktokolwiek miał stąd odjechać. Nie wymagam wiele. Nie jestem tak szalona. Chciałabym tylko, aby czasem i o moje spytano zdanie. Wdzięczna jestem doprawdy za każdą dobrą radę i chciałabym tylko czasem, choć dla przyzwoitości, wyrazić swe zdanie. Sądziłam, Edwardzie, że ci się moje niedoświadczenie podobało niegdyś. Teraz wyrzucasz mi je tak surowo. Edwardzie, powtórzyła panna Marston, trzeba raz temu położyć koniec. Pozwól, że odjadę jutro. Jane Marston, zakrzmiał głos brata. Milcz, proszę. Jak śmiesz. Panna Marston wydobyła z torby chustkę i podniosła ją do oczu. Klaro, zwrócił się do mojej matki mąż jej. Zadziwiasz mnie, wprawiasz w zdumienie. Prawda cieszyła mnie myśl poślubienia młodej, niedoświadczonej istoty, której charakter mógłbym wykształcić. Zahartować wolę, lecz kiedy siostra moja raczy przybyć mi z pomocą i z łaski swej chce zająć się gospodarstwem domowym, wyręczyć cię, to w zamian spotyka ją czarna niewdzięczność. Och, Edwardzie, Edwardzie! szlochała matka moja. Nie oskarżaj mnie tylko o niewdzięczność. Wierz mi, nie jestem niewdzięczna. Nikt mi tego dotąd nie zarzucał. Wiele mam wad. Ale niewdzięczna nie jestem, o nie. Spotyka ją czarna niewdzięczność, ciągnął pan Marston, dlatego wyznaję. Czuję się obrażony, zraniony, nawet. Edwardzie, Edwardzie, błagała, zanosząc się od płaczu moja matka. Nie mogę znieść twych wyrzutów. Wdzięczne ma mi kochające serce, zapewniam cię, że kochające, spytaj Pegoty. Słabość choćby największa nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Zauważył pan marston. Zadyszałaś się, kochanie. Nie gniewaj się, proszę. Nie mogę. Widzisz żyć bez przywiązania, w chłodzie, w obojętności. Tak mi jest ciężko. Wiem o tym, że mam tysiące przeróżnych wad, lecz ty jesteś tak dobry, że chcesz zahartować mój słaby, niedołężny charakter. Jane, nie sprzeciwiam się już niczemu. Zranisz mnie śmiertelnie odjeżdżając. Głosu zabrakło biednej mojej matce. Jane Marstone wtrącił się pan Marstone. Nigdy dotąd nie padły między nami drażliwe słowa. Jeśli to się obecnie zdarzyło nie moja w tym, jak sama widzisz wina, i nie twoja, także. Ktoś inny popchnął nas do tego, wywołał wstrętną dla nas obojga scenę. Zapomnijmy o tym, co zaszło. Tu spostrzegł mnie. Nie jest to scena odpowiednia dla dzieci, zauważył. Idź spać, Davidzie. Oczy miałem pełne łez. I z trudnością trafiłem do drzwi. Tak mi było żal biednej mojej matki. Po ciemku wszedłem na schody i do mego pokoju, nie mając nawet chęci prosić Pegoty o światło i uściskać jej na dobranoc. Gdy po godzinie przyszła do mego łóżka, powiedziała mi, że matka moja położyła się spłakana i zmartwiona, a pan i panna martwą. Siedzą jeszcze razem w bawialnym pokoju. Zszedłem na zajutrz wcześniej niż zwykle i zatrzymałem się chwilkę u drzwi, słysząc głos mojej matki. Przepraszała ona bardzo serdecznie i pokornie pannę Marston. A gdy szanowna ta dama raczyła udzielić jej przebaczenia, pogodziły się z sobą na dobre. Odtąd nie słyszałem już nigdy matki mojej wypowiadającej, w jakiej bądź sprawie swego zdania... Bez uprzedniego przekonania się, czy takowe panna tą podziela, lub co najmniej czy nie jestem przeciwna. Ta zaś za każdym wybuchem złego humoru a podlegała chronicznie tej słabości, potrząsała pękiem kluczy tak, jak gdyby chciała się ich pozbyć, co zawsze nieskończenie przerażało moją matkę. Ponure rysy charakteru Mardzonów rzucały cień i na religijne ich uczucia. Religia ich była surowa i mściwa. Przychodziło mi odtąd na myśl, że było to konsekwentnym wynikiem owej stanowczości, co nie znała dla nikogo i za nic przebaczenia. Pamiętam nasze surowe miny, gdyśmy szli do kościoła, który mi się innym niż przedtem zaczął wydawać. Niedziela mijała poniedzieli. Siadywałem w ławce podobny do więźnia przywleczonego na ofiarę. Panna Marston, w czarnej, jak samitnej, rzekłbyś na kształt całunu zrobionej sukni, siadała tuż obok mnie, za nią, dopiero matka moja. Pan Marston ostatni. Pegoty, nie przychodziła już z nami, jak niegdyś bywało. Słyszę ostry głos panny Marston, odpowiadającej księdzu. Widzę jej czarne oczy. Na każdą wzmiankę o nędznych grzesznikach, ubiegające całe zgromadzenie. Widzę godne i wystraszone spojrzenie mej matki i usta jej poruszające się cicho, pomiędzy tymi dwojgiem, których modły rozlegały się niby grom z nieba. Zdawało mi się czasem, że nie tylko kapłan łopatarza, lecz i sami aniołowie w niebie są grzesznikami, a sprawiedliwymi tylko pan i panna. Marston. A jeśli zdarzyło mi się poruszyć palcem lub rozciągnąć muskuły twarzy, książka do nabożeństwa panny Marcon pokrywała mi sińcami cały bok. Tak. Widzę po drodze do domu sąsiadów, spoglądających z westchnieniem współczucia na mnie i na matkę moją. Idąc nieco za marstąję i matką, mogłem pochwycić znaczące spojrzenia sąsiadów. I sam zacząłem się dziwić, że kroki mojej matki stały się mniej zwinne, i coraz ciemniejsza chmura osiadała na jasnym jej czole. Pytałem siebie wówczas czy sąsiedzi pamiętają jeszcze, jakieśmy dawniej z nią, we dwoje, chodzili do kościoła, i przez całą niedzielę pozostawałem smutny. Zaczęto mówić o wysłaniu mnie do szkoły. Projekt ten wyszedł od pana i panny Mardstone, i naturalnie. Został zatwierdzony przez moją matkę. Tymczasem miałem się uczyć w domu. Nie zapomnę nigdy owych lekcji. Wbiły mi się głęboko w pamięć. Pozornie udzielane mi były przez matkę, lecz w obecności pana Martzną i jego siostry, którzy znajdowali tu gotową sposobność do wyrabiania w matce mojej owego hartu, będącego ich hasłem i ustawicznie wywieszanym sztandarem. Zdaje mi się nawet, że jedynie w tym celu, Ociągano się z wysłaniem mnie do szkoły. Zdolny byłem i chętny do nauk, dopóki sam byłem z matką. Zachowałem niejasne, lecz błogie wspomnienie pierwszej nauki alfabetu odbytej u jej kolan, w jej objęciu. Po dziś dzień nie mogę spojrzeć na czarne kształty wielkich liter, na okrągłość O i Q, na wężykowatość S, bez powracania do odległych. Bardzo odległych, lecz wcale niewstrętnych wspomnień. Owszem, razem z ulubioną mą książką o krokodylach, cała nauka czytania wydaje mi się rozkoszną przechadzką wśród klombów różnorodnego kwiecia. Nie takie jednak były późniejsze, oficjalne, w obecności Martstonów udzielane lekcje. Pełne nudy i smutku. Długie, liczne, ciężkie, niezrozumiałe. Nurzące zarówno ucznia, jak i nauczycielkę. Niechże przypomnę sobie dokładnie, jak to wtedy bywało, niechże przeżyję wspomnieniem jeden z dni mego dzieciństwa. Po śniadaniu, pamiętam, wszedłem do bawialnego pokoju z książkami, kajetami i tabliczką w ręku. Matka moja czekała na mnie już przy swoim biureczku, pan Marston przy oknie, czytający niby książkę, panna Marston, nawlekająca stalowe paciorki. Sam już widok tych dwojga niedostępnych towarzyszy mego życia wywierał na mnie takie wrażenie. Żem zapomniał lekcji wyuczonej dopiero z niemałym trudem. Bóg wie, gdzie to się wszystko podziewało. Podałem książkę matce, nie pamiętam już gramatykę, historię czy geografię. Spojrzałem raz jeszcze na rozłożoną stronicę i zacząłem powtarzać lekcję. Potknąłem się raz. Widzę skierowane na siebie spoza książki spojrzenie pana Martstone. Zająknąłem się raz. Drugi. Widzę spojrzenie rzucone mi przez pannę Marston. Zarumieniłem się po uszy, zabełkotałem coś i ani róż dalej. Matka podpowiedziałaby mi może, lecz biedaczka nie śmiała i jęknęła tylko Davy. Och, Davy. Klaro, wtrącił pan Marston. Miejże więcej charakteru i nie psuj tak chłopca. Jedno z dwojga, umie czy nie umie lekcji. Nie umie, zadecydowała stanowczo panna Mardon. Istotnie zdaje się, że nie umie, przyznała moja matka. W takim razie, rzekła panna Marstone, oddaj mu książkę, niech się douczy. Zapewne podchwyciła matka moja, było to właśnie moim zamiarem. Davy, weź, powtórz, naucz się moje dziecko, nie bądź że głupi. Starałem się zastosować do rozkazu i powtarzałem zadaną lekcję, lecz widocznie byłem głupi i nie mogłem skupić uwagi. Myślałem, ile tasiemek wyjść mogło na siatkę pokrywającą czarne włosy panny Mardstone. Myślałem, ile kosztował szlafrok pana Mardstone i o tym podobnych rzeczach. Wtem pan Mardstone poruszył się poruszyła się panna Mardstone. Matka moja spojrzała na nich, zamknęła książkę i odłożyła ją na bok. Odkładane książki gromadziły się w stosy, a im więcej się ich gromadziło, tym mniej stawałem się pojętny. Widząc, że nie poradzę sobie, zdałem się na łaskę i niełaskę mej doli. Spoglądaliśmy po sobie z matką w najżałośniejszy sposób, lecz i to nie pomagało. Korzystając z odwróconej na chwilę od siebie uwagi, starała się ona ruchem ust naprowadzić mnie na daremnie szukaną drogę. Wtem panna Marston odezwała się ostrzegającym tonem: Klaro, matka moja drgnęła, zarumieniła się, próbując pokryć zafrasowanie uśmiechem, a pan Marston powstał z miejsca, wziął z rąk i książkę, rzucił mi ją w twarz i targając mnie za uszy, wypchnął za drzwi bawialnego pokoju. Ale jeśli nawet inne lekcje szły jako tako, czekała mnie zawsze istna niedola z arytmetyką, której uczył mnie sam pan Marston. Lekcja zaczynała się od zadania. Jeśli pójdę do kramu i kupię cztery tysiące podwójnych serków z Gloster po cztery i pół pensa sztuka, ile to wyniesie? Odpowiedzieć trzeba było w lot. Widzę zadowoloną minę, panny Marston i liczę, liczę. Bez skutku, niestety, aż do samego nieraz obiadu. A gdy ścieraniem brudnej tabliczki i przeciąganiem palców po twarzy zmienię, bywało siebie w mulata. To już co najwyżej kawał suchego chleba dopomaga mi do strawienia owych czterech tysięcy podwójnych serków z Gloster i jestem w niełasce przez resztę wieczoru. W oddaleniu, w jakim mnie bieg życia postawił od tych dni dziecięcych, zdaje mi się, że taki, a nie inny był codzienny przebieg mych nauk to pewne uczyłbym się lepiej a może nawet i wcale dobrze gdyby nie martstonowie wywierający na mnie wrażenie podobne do tego jakie wywierają węże na niektóre ptaki wówczas nawet gdy przedobiednie lekcje udawały mi się względnie całą wygraną stanowił obiad Gdyż panna Marston nie pozwalała mi odetchnąć i zaledwie skończył jedno zadanie, zwracała na mnie uwagę brata, odzywając się do mojej matki, kochana Klaro, zajmij czym swego chłopca. Zajęcie zdrowe jest dla dzieci. To też chwil wytchnienia miewałem mało. Z towarzystwa zaś rówieśników moich nie korzystałem wcale. Pan Marston uważał wszystkie dzieci, Zapominając o tym zapewne, jakie to dziecię zasiadało raz w świątyni pomiędzy doktorami, zamrowisko małych żmij, wzajemnie najzgubniej oddziaływujących na siebie. Nieuniknionym następstwem podobnego trybu wychowania było spaczenie mego charakteru i zdolności. Stawałem się z dniem każdym posępniejszy, tępszy. Kwaśniejszy, a to tym bardziej, im bardziej czułem się oddalony od mojej matki. Sądzę, że popadłbym w skończony idiotyzm, gdyby nie następująca okoliczność. Po ojcu moim został zbiór książek, zamknięty w małej izdepce na poddaszu, do której wstęp miałem i dokąd nikt oprócz mnie nie wchodził. Z tej to kryjówki wyciągałem na światło dzienne liczne powieści. Bohaterowie ich Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, Wikary Wakefieldski, Don Quichot, Gil Blais i Robinson Crusoe stali się ukochanymi mymi towarzyszami. Rozbudzali mą wyobraźnię, utrzymywali nadzieję, odrywali od miejsc i chwil obecnych. Książki te, wraz z bajkami z tysiąca jednej nocy, nie wywierały na mnie złego wpływu, gdyż to, co było w nich złe, przechodziło moje pojęcie. Dziś dziwię się tylko, jak obciążony niewdzięcznymi naukami mogłem znaleźć czas na czytanie. To pewne, że czytanie zostało mi pociechą, że się wcielałem sam lub wcielałem tych, których kochałem, w bohaterów, w każdym czarnym charakterze, dopatrując się rysów podobieństwa z panem i panną Marston. Przez całe tygodnie bywałem Tomem Jonesem, przez miesiące Roderikiem. Zajmowały mnie też niesłychanie opisy podróży, nie wiem już czyje, znalezione na półkach. Stawiałem siebie w położenie podróżników zdanych na pożarcie dzikich zwierząt i tym podobne niebezpieczeństwa. I wówczas nawet, gdy za niedouczoną lekcję gramatyki targano mnie za uszy, bohaterowie moi nic a nic nie tracili na tym. Pozostawali zawsze szczytnymi bohaterami. Było to moje jedyne, lecz potężne poparcie. Gdy myślę dziś o tym, widzę siebie w pogodne wieczory z książką w ręku, gdy rówieśnicy moi igrali na cmentarzu. Każda sąsiednia stodoła, dach każdy, każdy cmentarny kamień wiąże się w wyobraźni mojej z jakąś czarodziejską historią. Tom Pipes właził na kościelną dzwonnicę. Strap, z torbą na plecach, mijał furtkę cmentarną, a Komodor Trunion i pan Pickle wiedli swe narady w wiejskiej izdebce naszej karczmy. Po tym wszystkim, co się powiedziało wyżej, czytelnik wyobrazi sobie łatwo, jaki byłem w chwili, do której dobiega moje opowiadanie. Pewnego poranku, wchodząc z książkami do bawialnego pokoju. Zastałem matkę moją zasmuconą i przerażoną, pannę Marston, jak zawsze niezłomną, zaś pana Marston, wiążącego coś koło kija cienkiego i gipkiego, który za moim zjawieniem się przerżnął ze świstem powietrze. Zapewniam cię, Klaro, mówił, że nieraz byłem smagany. Niewątpliwie, naturalnie, potwierdziła panna Marston. Zapewne... Ozwała się matka moja i dodała nieśmiało. Czy ci to na dobre wyszło, Edwardzie? Sądzisz, że mu to zaszkodziło? Zapytała surowo panna Marston. W tym rzecz, dorzucił pan Marston. Zapewne, powtórzyła z cicha moja matka. Przeczucie ostrzegło mnie, że nie byłem obcy toczącej się rozmowie. Pochwyciłem nagle zwrócony na siebie wzrok Marstone'a. Davidzie, rzekł, ostrzegam cię, abyś był dziś uważny. Mówiąc to, przerżnął znów batem powietrze, po czym odłożył kij na bok i rzucając mi złowieszcze spojrzenie, wziął się do zwykłego przymej lekcji czytania. Słowa te wywarły pożądane wrażenie. Chociaż zdawało mi się przedtem, że umiem lekcję. zapomniałem, od razu, najzupełniej. Panna Marston nie spuszczała ze mnie oka. Jąkałem się, myliłem, rumieniłem. A gdy doszło do owych pięciu tysięcy podwójnych serków, pięciu tysięcy kijów, jak stało w zadaniu dnia tego, matka moja rozpłakała się na głos. Klaro, upomniała ją panna Marston. Czuję się słaba, kochana Jane, usprawiedliwiała się moja matka. Widziałem jak Marston mrugnął na siostrę, a powstając z miejsca i biorąc kij w rękę, rzekł obojętnie: Niepodobna, Jane, aby Klara znosiła dłużej męki, jakie jej zadaje ten chłopiec. Na to potrzeba hartu, na jaki Klara zdobyć się jeszcze nie może. Pójdziemy z Daveem na górę. Matka moja porwała się, aby nas zatrzymać, lecz na upomnienie panny, Marston, Klaro, pomiarkuj się, zatkała sobie uszy i rozpłakała się na głos. Pan Marston powolnym i uroczystym krokiem wprowadził mnie do mego pokoju, pieszcząc wzrokiem przybory do wymiaru sprawiedliwości. Gdy zamknął za nami drzwi, złapał mnie za głowę. Panie Marston, panie, wołałem, nie bij mnie proszę. Nie bij, staram się uczyć wierzmi, tylko wobec pana i pańskiej siostry zapominam tego, czegom się wyuczył. Czy tak? Wycedził przez zęby. Zobaczymy. Wiłem się jak wąż w żelaznych jego rękach, błagając, aby mnie nie bił. Mocowaliśmy się z sobą przez chwilę. Widząc, że mi zatyka ręką usta, ukąsiłem go. Jeszcze dziś na myśl o tym zaciskają mi się zęby. Zaczął mnie bić, jak gdyby miał zasiec na śmierć. W zgiełku, jaki powstał, słyszałem wyraźnie głos i płacz mojej matki i Pegoty. Odszedł wreszcie, zamykając drzwi na klucz i zostawiając mnie rozgorączkowanego, spłakanego, rozszalałego. Starzającego się po podłodze, pamiętam. O jakże wyraźnie pamiętam tę ciszę, która zaległa dom cały, gdym się uspokoił, czy raczej wyczerpał. Czułem się nieskończenie nieszczęśliwy i winny. Wsłuchiwałem się w tę dziwną ciszę. Nigdzie ani dźwięku. Podniosłem się z podłogi. W zwierciadle ujrzałem mą twarz rozognioną, nabrzmiałą, straszną. Członki moje zesztywniałe bolały mnie i za każdym poruszeniem wywoływały nowe łzy. Wszystko to jednak było niczym w porównaniu z wyrzutami sumienia. Uważałem siebie za zbrodniarza. Ściemniało się. Zamknąłem okno, na którego krawędzi chłodziłem płonące czoło. Wtem klucz we drzwiach zazgrzytał i panna Marston wniosła trochę chleba, mięsa i mleka. Nie rzekłszy słowa, Patrząc na mnie z niezłomną surowością, postawiła jedzenie na stole, a odchodząc znów zamknęła mnie na klucz. Od dawna już ciemno było, a ja czekałem ciągle, czy też nikt więcej nie przyjdzie. Gdy się przekonałem, że nie, rozebrałem się i położyłem, a leżąc, gubiłem się w domysłach, co mnie dalej czeka. Może, myślałem, popełniłem zbrodnię, a w takim razie oddany zostanę policji, wtrącony do więzienia. Kto wie, powieszony może. Nigdy też nie zapomnę przebudzenia się na zajutrz. Obudziłem się zrazu wypoczęty i spokojny, ale wkrótce powróciły gorzkie wspomnienia, wyrzuty sumienia i niepokój. Zanim wstałem, zjawiła się panna Marston z oznajmieniem, że mogę zejść na pół godziny do ogrodu i zostawiła otwarte drzwi. Zszedłem. Przez pięć dni... Tyle bowiem czasu trwało moje uwięzienie. Co dzień rano odbywałem tę przechadzkę. Gdybym dojrzał matkę moją, błagałbym na klęczkach o przebaczenie, lecz widywałem samą pannę Marston, a matkę tylko przy wieczornych pacierzach, na które mnie panna Marston sprowadzała z góry, a przy których trzymano mnie z dala jak banite. I zanim wszyscy obecni z klęczek powstali, odsyłano do mego więzienia pod strażą nieodstępnej panny Marston. Zauważyłem, że mi wyznaczano miejsce najodleglejsze od miejsca zajmowanego przez moją matkę i że ta odwracała się ode mnie. Zauważyłem też, że ręka pana Marston była obwiązana. Nie potrafię wyrazić, jak mi się te dni dłużyły w nieskończoność. Wydają mi się, gdy je wspominam, długie jak lata całe. Wsłuchiwałem się w odgłosy i szmery przepełniające dom. Głos dzwonka Odmykania i skrzypienia drzwi, szmer głosów, kroki na schodach, każdy wybuch śmiechu, pogwizdywanie, śpiew na dziedzińcu, uderzenia zegara bardziej były niesamowite w mej samotności i poniżeniu. Zwłaszcza z wieczora, gdym przebudziwszy się, sądził, że to już ranek, a przekonywałem się, że nikt jeszcze w domu oprócz mnie nie kładł się spać i że mam przed sobą całą długą noc. Kto zliczy gorączkowe sny, przywidzenia, poranki? Południa, wieczory, gdy z okna śledziłem zabawy moich rówieśników, drżąc, by mnie z dala nie dostrzegli. Przecież musieli słyszeć o tym, co zaszło, o mym haniebnym uwięzieniu. Dziwne mi się wydawało, że nie słyszę dźwięku własnego głosu. Jedząc i pijąc, czułem się nieco weselszy, lecz to mijało prędko. Pamiętam pewien wieczór. Monotonny plusk deszczu i rozlane w powietrzu wonie, które wzmagały się w przestrzeni pomiędzy mną a kościołem, i ogarniający mnie mrok i strach, który zdejmował nieustające wyrzuty sumienia. Zdaje mi się, że trwało to nie dnie, lecz lata całe. A wszystko to tak żywo zachowałem w pamięci. Ostatniej nocy mego uwięzienia. Zbudziło mnie z cicha wymówione moje imię. Podniosłem się na posłaniu i wyciągając w ciemnościach ręce, zawołałem – Pegoty! Nie było z początku odpowiedzi. Usłyszałem tylko powtórnie moje imię, lecz wymówione głosem tak stłumionym i niezwykłym, że przelągłbym się, gdybym się nie domyślił, że głos przechodzi przez dziurkę od klucza. Podbiegłem do drzwi i przytulając usta do klamki, spytałem z cicha – Tyś to, kochana Pegoti? Ja sama, drogi złoty mój paniczu, cicho, by nas nie podsłuchało to kocie ucho. Domyśliłem się, że mowa o pannie Mardstone, której pokój przylegał do mego. Jak się czuje mama, pytałem. Czy bardzo się na mnie gniewa? Słyszałem poza drzwiami ciche łkanie poczciwej Pegoti. Dobra minęła chwila, zanim odpowiedziała, nie, nie bardzo. Co też zamierzają począć ze mną? Pytałem. Możeś słyszała, kochana moja Pegoty? Szkoła w pobliżu Londynu, odrzekła. Nie słyszałem zrazu, gdyż zamiast ucha miałem przyłożone do dziurki od klucza usta i czułem tylko ciepły oddech Pegoty. Kiedy? Jutro. Dlatego panna Marston wyjęła dziś z szafy moje odzienie. Tak, i kuferek. A czy zobaczę mamę? Jutro rano. Tu Pegoty, przytulając coraz bardziej usta do dziurki od klucza, mówiła urywanymi słowy, lecz pełnymi uczucia. Davy, kochanie moje, jeśli nie byłam w ostatnich czasach taką jak dawniej, to nie dlatego, abym cię mniej kochała. Owszem, moja rybeńko, tylko sądziłam, że z tym lepiej będzie tobie jeszcze komuś. Słyszysz mnie, Davy? Słyszę, moje ty kochanie, o to, co chciałam powiedzieć, nie zapominaj o mnie, bo ja ciągle pamiętać będę o Tobie, drogie moje dziecko. Bądź spokojny, będę czuwać nad Twą mamą, jak czuwałam nad Tobą, nie opuszczę jej, bo może widzisz, przyjść chwila, w której stara, zła, brzydka, niegodziwa Pegot i będzie jej potrzebna. Napiszę do Ciebie, kochanku. Napiszę, chociaż nie jestem uczona i... I tu zdaje mi się, że Pegoty, nie mogąc mnie ucałować, ucałowała klamkę. Dziękuję ci, Pegoty, moja dobra, kochana Pegoty. P przyrzeknij mi coś jeszcze. Przyrzeknij, że napiszesz do pana Pegoty, do Emilki, pani Gamycz i do Hama, że nie jestem tak zły, jak sądzą i że kłaniam się im wszystkim, a najwięcej małej Emilce. Napiszesz? Poczciwa Pegoti obiecała napisać i oboje całowaliśmy dzielące nas drzwi. Gładziłem je tak, jak gdybym gładził poczciwą, rumianą twarz mojej kochanej Pegoti. Tej nocy powstało w sercu mym dla niej uczucie, którego nie potrafię określić. Nie, nie mogła zastąpić mi matki, lecz zajęła w uczuciach moich jakieś puste miejsce i czułem, że ją kocham więcej... I inaczej niż kogokolwiek. Nie wiem, co bym począł, gdybym ją stracił, i jakbym przeżył to nieszczęście. Z rana zjawiła się jak zwykle panna Mardstone z oznajmieniem, że wyjeżdżam do szkół, co zresztą nie było już dla mnie, jak wiemy, nowością. Oznajmiła mi też, że mogę zejść. Na dole zastałem matkę moją bladą i z zaczerwienionymi oczyma. Rzuciwszy się jej na szyję, zacząłem ją przepraszać. O, Davy, rzekła, jak mogłeś zranić kogoś, kogo kocham. Popraw się i proś Boga, abyś był lepszy. Przebaczam ci, lecz boleję nad twoimi złymi skłonnościami. Wmówili w nią, że mam złe skłonności. I to martwiło ją bardziej niż rozstanie ze mną. Z trudnością przełykałem śniadanie, a łzy spływały do mojej herbaty. Chwilami czułem, że matka spogląda na mnie, lecz czyniła to ukradkiem. Śpiesznie przenosiła wzrok ze mnie na nieodstępną pannę Marston lub odwracała w drugą stronę. Znosić kufer panicza, zakomenderowała panna Marston, gdy usłyszeliśmy turkot kół przy bramie. Obejrzałem się za Pegoty. Nie było jej nigdzie. Nie zjawił się też pan Marston. W drzwiach stał wózek ze znanym mi woźnicą. Zniesiono mój kuferek do wózka i tam go umieszczono. Klaro upominała matkę moją, panna Marston. Gotowa jestem, kochana Jane, odrzekła. Do widzenia, Davy. Odjazd ten wyjdzie ci na dobre. Do widzenia, moje dziecię. Wrócisz do nas na wakacje, wrócisz lepszy. Prawda, Klaro? Powtórzyła ostrzegająco panna Marston. Służę ci, kochana Jane. Odrzekła, nie wypuszczając mnie z objęć. Przebaczam ci, dziecko moje. Kochanie, niech cię Bóg strzeże. Klaro! Powtórzyła panna Marston. Panna Marston z łaski swej odprowadziła mnie do samego wózka, oświadczając, że sądzi, iż się poprawię, bo inaczej smutny mnie czeka koniec. Wsiadłem. Woźnica popędził konia. Rozdział piąty Wysyłają mnie z domu Odjechaliśmy może z pół mili I chustka moja do nosa zmoczona była już łzami Gdy nagle woźnica powstrzymał konia Obejrzałem się Z krzaków wyskoczyła Pegoty i rzuciła się ku mnie Porwała mnie w objęcia, przyciskając do piersi tak silnie Że aż nos mi się spłaszczył Co zauważyłem jednak później dopiero Gdy poczułem, że mnie boli nie mówiąc ani słowa, dostała z kieszeni kilka paczek ciastek, a do ręki dała mi woreczek z pieniędzmi. Uścisnąwszy mnie raz jeszcze, lecz nie mówiąc, jak już wspomniałem, ani słowa, zeskoczyła i odbiegła. Sądzę, że przy tej sposobności wszystkie guziki jej sukni popękały. Widziałem, jak się kilka toczyło po drodze, jeden zaś znalazłem w wózku i długo chowałem na pamiątkę. Woźnica obejrzał się na mnie pytająco. Skłoniłem głowę. Jazda! zawołał. Wypłakawszy wszystkie łzy, zacząłem rozmyślać, że płacz nie na wiele się przyda, zwłaszcza, że, o ile przypominam sobie, ani Roderick Random, ani żaden z kapitanów marynarki angielskiej, o których przygodach tyle się naczytałem, nie zwykli byli płakać, nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Woźnica, widząc, żem ostatecznie łzy otarł, Zaproponował mi powieszenie mokrej chustki do nosa dla szybszego wyschnięcia na grzbiecie konia. Podziękowałem mu i zgodziłem się, dziwiąc się tylko, że moja rozpostarta chustka jest tak niewielka. Teraz miałem dość czasu i przytomności umysłu, aby się przypatrzyć woreczkowi. Był on sztywny, skórzany z zameczkiem i zawierał trzy błyszczące szylingi, które Pegoti... Ku wielkiemu memu zadowoleniu wyczyściła zapewne do połysku. Były tam nadto dwie półkorony zawinięte w papier, na którym matka moja skreśliła własnoręcznie dla mego kochanego Davy. Rozrzewniło to mnie tak dalece, żem prosił woźnicę o zdjęcie mej chustki do nosa z grzbietu konia. Nie usłuchał mnie jednak, twierdząc, że zdrowiej będzie wytrzeć oczy rękawem i nie płakać więcej. Łukałem gwałtownie czas jakiś na wspomnienie przeżytych wrażeń. W końcu uspokoiwszy się, spytałem woźnicę, czy zawiezie mnie aż do celu podróży. Do celu? Gdzie? spytał. Tam, odrzekłem. Gdzie tam? Pod Londyn. Koń by mi padł na połowie drogi. Więc zawieziesz mnie tylko do Yarmouth? Coś na kształt tego... Aż do dyliżansu, a dyliżans powiezie aż tam. Jak na siebie pan Berkis, tak się zwał woźnica, powiedział wiele, gdyż jak już zauważyłem był powolny i na ogół małomówny. Ofiarowałem mu uprzejmie ciastko. Połknął je od razu niby słoń bez najmniejszego wysiłku na twarzy. Czy to ona piekła? Pan ma zapewne na myśli Pegoty. Tak. Odrzekł mi na to. Tak, panie, to ona piecze nam ciasto i gotuje obiady. Piecze ciasto! Wydał usta jak do gwizdania, nie zagwizdał jednak, tylko się wpatrzył w uszy swego konia, jak gdyby je po raz pierwszy widział. Po długim milczeniu mruknął: bez słodkich zalecanek. Co? Słodkich potraw. Poprawiłem. Wyobrażając sobie, że muślinka ciecze do ust na wspomnienie przysmaków. Zalecanek powtórzył. Tak, kawalerów. Nikt z nią nie spaceruje, co? Spegoty? A? Z nią. O nie, nie miała nigdy narzeczonego. Znów wzdął usta jak do gwizdania, lecz nie gwizdał, tylko jak poprzednio zapatrzył się w swego konia. Pieczę więc, ozwał się po długim namyśle, ciastka z jabłkami i zajmuje się gotowaniem. Potwierdziłem. Dobrze, powiem coś paniczowi. Czy panicz będzie do niej pisywał? Na pewno będę, odrzekłem. A, rzekł, odwracając się powoli ku mnie. Pisząc, niech panicz nie zapomni dodać, że barkis gotów. Dobrze? Gotów. – pytałem. – I nic więcej? – Tak – rzekł zamyślony. – Tak. Barkis gotów. – Ale pan wróci przecież jutro do Blunderstone. Zauważyłem z żalem, że sam się oddalam i może lepiej sam jej to powie. Wstrząsnął przecząco głową i powtórzył – Barkis gotów. Oto wszystko. Spełniłem dane mi zlecenie i tego jeszcze popołudnia, czekając w gospodzie Yarmouth na odejście dyliżansu, wystarałem się o atrament, pióro, ćwiartkę papieru i napisałem do Pegoty, co następuje. Moja kochana Pegoty. Dojechałem tu szczęśliwie. Barkis gotów. Ucałuj ode mnie mamy. Kochający cię, Davy. P.S. Prosi, abym cię upewnił, że zawsze gotów. Odkąd podjąłem się wypełnić jego zlecenie, woźnica zamilkł i ja też wkrótce usnąłem na wózku. Spałem smacznie aż do Yarmouth i obudziłem się na dziedzińcu gospody, zawiedziony w słabej nadziei ujrzenia tam kogokolwiek z rodziny Pegoty, a zwłaszcza małej Emilki. Diligence stał niezaprzężony. Rozmyślałem co się stanie z moim kuferkiem zdjętym z wózka barkisa jako też co pocznę z sobą w obcym i nieznanym miejscu gdy przez okno w którym wisiało ptactwo i płucie mięsa wyjrzała jakaś kobieta czy to pani czy jedzie z Blunderstone? Tak pani Nazwisko Copperfield Nie to nie mamy zamówionego pod tym nazwiskiem obiadu A Może jest pod nazwiskiem Marston spytałem nieśmiało. A no tak, no czemu to, chłopcze, od razu? Nie mówisz swego nazwiska. Wyjaśniłem rzecz tej kobiecie, która zadzwoniła na służącego, zalecając mu odprowadzić mnie do przeznaczonego mi pokoju. Pokój ten był obszerny, podłużny, przybrany wiszącymi na ścianie mapami, wśród których czułem się, nie wiem czy nie bardziej zbłąkany, niż gdybym był w tych odległych krainach, które przedstawiały. Trzymając przed sobą kapelusz, usiadłem na brzegu krzesła tuż przy drzwiach I zdawało mi się, żem popełnił czyn bardzo zuchwały Toteż musiałem zarumienić się po uszy Gdyż służący rozesłał serwetę na stole, kładąc na niej parę sztućców Po chwili przyniósł kotlety i nieco jarzyn I stawiał to na stole tak zamaszyście, że się bałem, czy go czymś nie obraziłem I uspokoiłem się dopiero, gdy przemówił wesoło do stołu, panie wielkoludzie! Podziękowałem uprzejmie, lecz Nie umiałem sobie poradzić z widelcem i nożem, gdyż stojący przede mną Lokaj onieśmielał mnie wielce. Rumieniłem się pod zwróconym na mnie jego spojrzeniem. Zaledwie połknął kilka kąsków. Odezwał się. Jest tu jeszcze piwo dla panicza. Czy mam nalać? Proszę. Nalał w sporą szklankę a podnosząc naprzeciw światła, roześmiał się. – A czy nie za wiele to będzie? – Zdaje mi się, że za wiele. Odrzekłem z uśmiechem zachwycony konceptami lokaja, którym mrużąc oczy, z wypryszczoną twarzą i sterczącymi włosami, wyprostowany, jedną ręką ujął się pod bok, drugą podnosił wysoko kufel i spoglądał tak życzliwie. – Wczoraj mieliśmy tu pewnego gościa, począł. – Top Sawyer miał na nazwisko – może panicz go zna? Nie przypominam sobie. W spodniach, kamaszach, palto szare, kapelusz o szerokich brzegach, w pstrym krawacie. Nie mam przyjemności, wybełkotałem. Przyszedł, kazał sobie podać kufel tego piwa ciągnął lokaj. Nie ostrzegłem go. Wypił i padł bez życia. Za mocne było dla niego. Opowiadanie wywarło wrażenie. Poprosiłem o szklankę wody. Ale to ciągnął lokaj. Gospodarz nasz nie znosi, gdy mu odnoszą raz zamówione potrawy i trunki. Obraża się. Wypije tedy z pozwoleniem pańskim. Mnie to nie zaszkodzi wcale. Przyzwyczajony jestem, a przyzwyczajenie staje się drugą naturą. Wychylę duszkiem. Można? Upewniłem go, że będę bardzo wdzięczny, jeśli to uczyni, pod warunkiem, że mu ten trunek nie zaszkodzi. Zdjął mnie jednak strach niemały, gdy wychylał duszkiem, jak mówił, kielich, a w wyobraźni mojej żywo zarysowała się scena padającego bez życia pana Topsojera. Uspokoiłem się dopiero widząc, że na lokaja trunek nie wywarł żadnych widocznych skutków. Owszem, zdawało się, że go pokrzepił. A co tu mamy? zawołał sięgając widelcem do półmiska. Kotlety. Kotlety. Rzekłem. Na Boga! wykrzyknął. Ja nie miałem pojęcia, że to kotlety. Wyśmienity środek zapobiegający złym skutkom tego trunku. Porwał kotleta za kostkę jedną ręką, a drugą ziemniaka, powtarzając tę czynność kilkakrotnie i jadł z apetytem. Podając mi potem pudding, zdawał dumać nad czymś. Czy smakuje pieczyste? spytał. To jest pudding, odrzekłem. Pudding. A prawda, zawołał, przypatrując się z bliska. Ale chyba nie zbitej śmietany. Owszem, zbitej. A to szczęście. Jest to właśnie ulubiona moja potrawa, zawołał, porywając łyżkę. Zobaczymy, kto z nas zje więcej. Oczywiście, że zjadł więcej ode mnie, chociaż zabawiał mnie ciągle rozmową i zachęcał do jedzenia. Lecz czymże była moja łyżeczka w porównaniu z jego wielką łyżką? Moje kęski w porównaniu z jego kęsami. Jadł z szalonym apetytem, śmiejąc się przy tym ciągle. Widząc go tak przyjacielskim, ośmieliłem się poprosić o pióro, atrament i papier, aby napisać do Pegoty. Nie tylko przyniósł mi to chętnie, ale czekał, nim listów napisze. Gdy skończyłem, spytał mnie, gdzie jadę do szkół. Gdzieś niedaleko Londynu, odpowiedziałem. Szkoda, rzekł zasmucony. Szkoda. Czemu? O! westchnął, kręcąc głową. To szkoła, gdzie łabią chłopcom żebra. Znałem jednego, co aż dwa miał zgruchotane, a małe to było dziecko. Nie przymierzając, ile lat paniczowi? Skończyłem osiem, odrzekłem. O, właśnie jak tamten. Gdy miał osiem lat i sześć miesięcy, zgruchotali mu jedno żebro, a w dwa miesiące później drugie. Nie mogłem skryć przed sobą ani też przed lokajem wrażenia, jakie na mnie opowiadanie to wywarło, ani wstrzymać się od pytania, jak mu te żebra zgruchotano. Patami! brzmiała straszliwa odpowiedź, która bynajmniej nie podniosła mnie na duchu. Odgłos dzwonka dyliżansu przerwał dalszą rozmowę. Wstałem i sięgając do kieszonki. Nie bez pewnej z powodu posiadanej sakiewki, spytałem jąkając się, za co i ile mam zapłacić. Za ćwiartkę papieru, odrzekł lokaj i spytał zaraz, czy mi się zdarzyło kiedy kupować papier. Nie przypominałem sobie. Kosztowny to artykuł, twierdził. Zwłaszcza w pewnych okolicznościach. U nas cena ćwiartki, równe trzy pensy. Oto wszystko. Nie, nie, nie licząc oczywiście fatygi. — Atramentu. — Aha, atrament. No, — No, niech moje przepadnie. — Wiele mam... Znaczy wiele się należy za fatygę? Bełkotałem rumieniąc się po uszy. — Gdybym nie miał rodziny — zawołał. — I gdyby rodzina moja nie chorowała na ospę, nie wziąłby mi trzech groszy. — Gdybym nie miał starego ojca i młodej siostry, nie wziąłby mi grosza. — A gdybym był dobrze opłacany i karmiony, zamiast brać, sam jeszcze coś bym mógł zaoferować — Lecz jadam czarny chleb i sypiam na węglach, rozpłakał się. Współczułem jego niedoli. Zadecydowałem, że nie mogę dać mu mniej niż dziewięć pensów. Podałem mu więc całego szylinga. Przyjął go z nieskończoną wdzięcznością i uniżonością, próbując przy tym jednak palcem dźwięku monety. Wsiadając do dyliżansu, czułem się upokorzony ciążącym na mnie posądzeniem. Jakobym sam zjadł tak suty obiad. Ostrzegły mnie o tym słowa wyglądającej przez okno kobiety, która zleciła konduktorowi, by czuwał nad chłopcem, żeby nie pękł, jako też z żartów kuchennej dziewki, która wybiegła przypatrzyć się mnie niby potworowi jakiemu. Lokaj, nic a nic nie zawstydzony, brał udział w ogólnym podziwianiu, co zachwiało nieco moje zaufanie, jakie żywiłem do dorosłych. Czułem całą niesprawiedliwość ciążącego na mnie posądzenia i bolesnych żartów, zamienianych pomiędzy konduktorem a woźnicą, gdy dliżans z trudem ruszył z miejsca. Wiadomość też o moim fenomenalnym apetycie rozeszła się w mgnieniu oka między podróżnymi, którzy śmiejąc się zapytywali mnie, ile za mnie płacić będą w szkole podwójną czy potrójną cenę. Najgorsze jednak było to, że czułem się głodny po lekkim obiedzie. A wstydziłem się jeść, kiedy się nadarzyła sposobność, to też cierpieć musiałem głód przez całą noc. Na dobitkę, w pośpiechu zapomniałem w gospodzie dane mi na drogę przez poczciwą Pegot i ciastka. Gdy dyliżans zatrzymał się na popasie, nie śmiałem siąść do wieczerzy, chociaż głód mi dokuczał dobrze. Usiadłem przed ogniem smutny, a dookoła żartowano ze mnie w najlepsze. Pan jakiś, czerwony i otyły, jedzący przez całą drogę i popijający bezustannie, zauważył ochrypłym głosem, żem podobny do Boa, przeżuwającego jednorazową ucztę. Powiedziawszy to, kazał podać sobie porcję wołowiny. Wyjechaliśmy z Yarmouth o trzeciej po południu. A przybyliśmy do Londynu dopiero na zajutrz, o ósmej rano. Było to pośród lata i wieczór był prześliczny. Przejeżdżając przez wioski, wyobrażałem sobie... Jak wyglądają wnętrza domów i ich mieszkańcy. A gdy chłopcy biegli za nami, czepiając się ku dyliżansu, gubiłem się w domysłach, czy mają żyjących ojców, i czy im dobrze w domu. Dużo też rozmyślałem o miejscu, ku któremu zmierzaliśmy, i strach mnie zdejmował wielki. Wracałem też od czasu do czasu wspomnieniem do domu, do Pegoty, a nieuspokojone sumienie stawiało mi pytanie. Jaki byłem przed ukąszeniem pana Marston, a jaki jestem teraz? Zdawało mi się zresztą, że wypadek ten zdarzył się już dawno. Bardzo dawno temu. Noc w dyliżansie mniej była przyjemna od wieczoru. Siedziałem pomiędzy dwoma podróżnymi. Jednym z nich był ów otyły jegomość, którzy śpiąc, przygniatali mnie tak bardzo, że chwilami nie mogłem powstrzymać się od łez i cichego przepraszam które budząc sąsiadów moich, wprawiało ich w najgorszy humor. Naprzeciw mnie siedziała wiekowa dama oturona w futra, a w mroku podobna raczej do stoku siana niż do kobiety. Miała ona z sobą kosz, z którym nie mogła sobie poradzić, dopóki go nie ulokowała pod mymi, uznanymi przez nią za krótkie, nogami. Ugniatał on mnie. I sprawiał największą niewygodę, a za każdym mym poruszeniem pobrzękiwały w koszu szkła jakieś, na co wiekowa dama, szturchając mnie w nogi, nazwała wierci piętą. I broniła mi ruszać się. Na koniec słońce wstało i sen moich towarzyszy stał się lżejszy. Przez noc całą sapali i chrapali na wszystkie tony. Teraz kolejno zaczęli się budzić, a uderzyło mnie, mianowicie to, że każdy utrzymywał, iż wcale nie spał. I gniewał się, gdy twierdzono przeciwnie. Później zauważyłem niejednokrotnie, że wśród licznych słabości ludzkich jest i słabość, do której nie wiem dlaczego ludzie przyznają się niechętnie spania w podróży. Czym mi się Londyn wydał, widziany z daleka, i jak wierzyłem, że wszelkie przygody moich bohaterów ulubionych nadal się tam odgrywają i powtarzają, o tym mówić nie będę. Zbliżaliśmy się do nich stopniowo od strony dzielnicy Whitechapel, gdzieśmy się zatrzymali. Konduktor wysiadając z dywizjansu spojrzał na mnie i krzyknął głośno. Czy jest tu kto po małoletniego pasażera mardstone z miejscowości Blunderstone w Suffolk? Nie było odpowiedzi. Spytaj pan Copperfield, zauważyłem nieśmiało. Czy jest kto dla spotkania małoletniego zapisanego pod nazwiskiem Stone z Blunderstone w Suffolk, który sam się mianuje Copperfieldem? Powtórzył donośnie konduktor. Nie, nie było nikogo. Spoglądałem niespokojnie dookoła. Znalazł się tylko jakiś Jednooki jegomość w kamaszach i ruszył konceptem, czy nie najstosowniej byłoby nałożyć mi naszyjnik z nazwiskiem i zaprowadzić do stajni. Przystawiono do dyliżansu drabinkę. Znalazłem się tuż za panią w futrach, podobną do kopy oglądając się na jej kosz. Wkrótce dyliżans opustoszał, wyniesiono bagaże. odprzęgnięto konie, odciągnięto dyliżans. Po zakurzonego pasażera z Blandstone w Suffolk nikt się nie zgłaszał. Bardziej osamotniony od Robinsona, Cruzoe, którego opuszczenie nie miało przynajmniej świadków. Wszedłem do gospody i na zaproszenie urzędnika przysiadłem na wadze do ważenia bagaży. Tu, patrząc na paki, kosze, walizy, oddałem się niewesołym rozmyślaniom, a mianowicie, co pocznę, jeżeli się nikt po mnie nie zgłosi. Jak mi tu długo pozwolą pozostać za siedem szylingów, które posiadam. Czy noc spędzę w składzie wraz z innymi bagażami, a z rana myć się będę na dziedzińcu pod pompą? Czy też wyrzucą mnie stąd przed nocą i będę musiał czekać, aż z rana znowu otworzą stację dyliżansów. A kto wie, może to pan Marston ułożył tak dowcipnie plan pozbycia się mnie raz na zawsze. Jeśli pozwolą mi tu pozostać, dopóki istnieć będą moje pieniężne środki, myślałem, to może zatrzymają i dłużej, dopóki nie umrę z głodu. Na razie to wprawdzie urzędników dyliżansowej kompanii, na koszta pogrzebu, ale... Cóż robić. A gdybym tak spróbował wrócić pieszo do domu. Jak tu nie zabłądzić? A zwłaszcza czy mogę liczyć na czyjeś przyjazne przyjęcie, prócz Pegoty? Czy nie lepiej udać się wprost do władz i oświadczyć mą gotowość wstąpienia do służby wojskowej lub do marynarki? Tylko czy prośba tak drobnego chłopięcia zostanie uwzględniona? Myśli te i tysiące innych, równie niewesołych, Warem zlewały mi czoło. Serce w piersiach drętwiało z niepokoju, i nie wiem, jakby to się skończyło, gdyby nie wszedł jakiś nieznany jegomość. Porozmawiał chwilę z urzędnikiem, który zaraz potem zdjął mnie z wagi i oddał nowo przybyłemu, jak gdybym był zwykłym pakunkiem. Wychodząc, Spojrzałem na mego przewodnika, który trzymał mnie za rękę. Był to chudy, wyblakły młodzieniec z zapadłymi policzkami i włosami niemal tak czarnymi jak pana Marstone. Do tego się jednak ograniczało podobieństwo, gdyż brodę miał starannie ogoloną, a włosy nie lśniące, lecz zrudziałe i suche. Ubrany był też w czarną odzież, spełzłą i wytartą, przykrótką i przyciasną, kołnierz zaś jego koszuli. Nie był pierwszorzędnej białości. Nie przypuszczałem wprawdzie, by się na tym kołnierzyku kończyła jego bielizna. Był to wszelako jedyny widoczny ślad takowej. Jesteś naszym nowym uczniem? spytał. Tak, panie, odrzekłem, chociaż nie byłem tego zupełnie pewny. Jestem jednym z nauczycieli z Salem House, rzekł. Ukłoniłem się mu z uszanowaniem i. Tak dalece wydało mi się niestosownym wspominać o mym kuferku przed uczonym nauczycielem z Salem House, żeśmy odeszli spory kawał drogi, zanim ośmieliłem się napomknąć coś o tym. Na mą nieśmiałą uwagę, że kuferek może być mi potrzebny, wróciliśmy z powrotem. Pan nauczyciel oświadczył urzędnikowi, że po kuferek przyjdą w południe. Proszę pana, rzekłem, gdyśmy znów uszli spory kawał drogi, czy Salem House daleko? Tam za Blackheath odrzekł. Czy to daleko? spytałem raz jeszcze. Kawał drogi. Będzie mil ze sześć. Pojedziemy dyliżansem. Byłem tak zmęczony i osłabiony, że sama myśl zrobienia jeszcze sześciu mil drogi przerażała mnie. Ośmieliłem się wyznać, że nie miałem nic w ustach od wczorajszego dnia i że bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli pozwoliłby mi coś gdzieś przekąsić. Propozycja moja zdziwiła go widocznie, gdyż przystanąwszy wpatrzył się we mnie bacznie i dopiero po chwili powiedział, że zna pewną staruszkę mieszkającą w pobliżu i że najlepiej będzie wstąpić do niej na szklankę mleka i kupić trochę chleba lub coś podobnego. Byle coś zdrowego. Zaszliśmy do kramu piekarza, gdzie mnie nęciły różne przysmaki, na kupno których nauczyciel nie chciał pozwolić. Skończyło się na porcji czarnego chleba, za którą zapłaciłem trzy pensy. W drugim sklepiku kupiliśmy jajko i kawał żelastej szynki Wyciągnąłem drugiego z mych lśniących szylingów A po otrzymaniu sporej reszty Podziwiałem taniość życia w Londynie Tymczasem weszliśmy w ulicę pełne gwaru i hałasu I doszliśmy do wielkiego mostu Którego nazwę mi nauczyciel powiedział Lecz byłem odurzony i na wpół senny. Wreszcie stanęliśmy przed nędznym domostwem Przytułkiem dla ubogich, jak się o tym dowiedziałem z napisu umieszczonego nad bramą. Przytułeków był założony dla dwudziestu pięciu ubogich kobiet, jak brzmiał napis. Nauczyciel nacisnął klamkę drzwi pomalowanych na czarno, i weszliśmy do izdebki jednej z owych dwudziestu pięciu ubogich kobiet, która właśnie rozniecała ogień na kominku. Na widok nauczyciela staruszka opuściła miech, mrucząc coś jak mój Karolku. Lecz dostrzegłszy mnie, zamilkła i spiesznie pochyliła się w ukłonie. — Prosiłbym o ugotowanie śniadania temu młodzieńcowi — ozwał się nauczyciel. — Zapewne, natychmiast — odrzekła staruszka. — Jak zdrowie, pani Fibitson? — pytał nauczyciel, spoglądając na drugą kobietę, otuloną szalami i siedzącą w głębokim fotelu przy kominku. — O, źle, bardzo źle — utyskiwała staruszka. Pewna jestem, że gdyby ogień zagasł, zgasłabym też niebawem. Oboje patrzyli na nią i ja za nimi. Chociaż dzień był gorący, pani Fibitson myślała widocznie tylko o ogniu i zdawała się zazdrościć stojącemu na nim rondelkowi. Zrozumiała zapewne, że jajko gotujące się w nim było moją własnością, gdyż korzystając z odwróconej uwagi nauczyciela i staruszki, wyciągnęła ku mnie wskazujący palec. Słońce wpadało wprawdzie przez okno, lecz odwrócona do niego plecami, wpatrywała się tylko w kominek i roześmiała się głośno, chociażby najmniej niemelodyjnie, gdy podsycany ogień wybuchnął żywiej. Usiadłem do mych jaj, chleba, szynki i mleka i zajadałem w najlepsze, a tymczasem staruszka ozwała się do nauczyciela. – Czy flet przyniesiony? – Przyniesiony – odrzekł. – Warto by spróbować zauważyła staruszka. Nauczyciel sięgnął ręką za surdut i wydobył flet w trzech częściach, które natychmiast złożył. Teraz jeszcze myślę, że nikt chyba na świecie nie grał gorzej od niego. Z fletu wydobywał najostrzejsze tony, jakie kiedykolwiek słyszałem. Nie wiem już, co grał. Wiem tylko, że muzyka ta rozbudziła wszystkie moje żale i do łez pobudziła, odjęła mi apetyt i w końcu mnie uśpiła oczy mi się kleiły. Kiwałem się tam i z powrotem na krześle i, pomału, izdebka, komin, otwarta w kącie szafa, nieliczne twarde krzesła, schody wiodące do izdebki na poddaszu i trzy pawie pióra zatknięte nad kominkiem. Podziwiałem je zrazu, pytając siebie, co paw myślałby, gdyby wiedział, do czego służyć będą jego ozdoby. Wszystko to znikło mi z oczu. Zasnąłem. Nie słyszałem też fletu. A natomiast śniło mi się, że jestem w Diliżansie, którego targnięcie zbudziło mnie nagle. Otworzyłem szeroko oczy. Nauczyciel siedział z założonymi jedna na drugą nogami i grał spokojnie, a obie staruszki słuchały jak w zachwyceniu. I to mi wkrótce znikło z oczu. Flet, nauczyciel, staruszki, Salem House, sam nawet David Copperfield. Wszystko to zmazał. Głęboki sen. Śniło mi się. Myślałem, że to sen, że nauczyciel przygrywał na flecie, a staruszka w zachwycie zbliżała się do niego coraz bardziej. Pochylała się nad nim coraz bliżej, aż ujęła go za szyję i ucałowała, co naturalnie przerwało grę. Musiałem pozostawać między snem a czuwaniem, gdyż istotnie nastąpiła przerwa w grze nauczyciela. A kiedy znów począł w flet, Słyszałem wyraźnie staruszkę mówiącą do pani Fibitson – a co? Przecudnie! Na co ta ostatnia odpowiedziała – oj, tak, tak, kiwając zwróconą do ognia głową. Z drzemki wyrwał mnie ostatecznie nauczyciel, który złożywszy i schowawszy flet za surdut, wywiódł mnie z izdebki. Wkrótce wsiedliśmy do omnibusu, gdzie zasnąłem znowu. Mając niejasne pojęcie o drodze wśród pól zielonych, którąśmy jechali, zbudziłem się dopiero gdy omnibus zatrzymał się w pobliżu, jak się domyślałem, celu naszej podróży. Po przejściu kilkuset kroków stanęliśmy przed zakładem Salem House. Ponury ten budynek, otoczony był murem z cegły, a nad wejściem widniała tablica z napisem Salem House. Za uderzeniem dzwonka ukazała się w zakratowanym okienku głowa, która przy otwarciu drzwi okazała się własnością silnego mężczyzny z szyją buchaja, drewnianą nogą, obwiązanym czołem i krótko przystrzyżonymi włosami. Nowy uczeń, rzekł nauczyciel. Mężczyzna na szczudle obejrzał mnie, co mu wiele czasu nie zabrało, wpuścił nas, po czym zamknął bramę i wyciągnął klucz. Szliśmy już pomiędzy drzewami, gdy krzyknął za nami: Stój. Zatrzymaliśmy się. Stał z parą butów w ręku na progu zamieszkiwanej przezeń izdebki przy bramie. W czasie nieobecności pańskiej, panie Mel, wołał. Przychodził tu ten partacz i kazał powiedzieć panu, że nie może już ich załatać. Nie ma tu już ani kawałka dawnej skóry. Mówiąc to, rzucił buty za panem Mel, który cofnął się o kilka kroków dla podjęcia obuwia, po czym zaczął bacznie przypatrywać się butom. Zauważyłem przy tym, że i te, które miał na nogach, wyglądały niewiele lepiej. Salem House był to budynek ciężki, kwadratowy, ze skrzydłami. Wygląd miał pusty i ogołocony. Panowała tu taka cisza, że spytał pana Mel, czy uczniowie są w szkole. Odpowiedział mi ze zdziwieniem – że jest to czas wakacji i że uczniowie rozjechali się do swych domów. Pan Crickle zaś, właściciel i przełożony szkoły, bawi z żoną i córką nad morzem. Mnie przysłano, czy w czasie wakacji, za karę. Wszystko to objaśnił mi, wiodąc do głównego budynku. Klasa, do której weszliśmy, wydawała mi się niezmiernie smutna i ponura. Była to wielka, długa sala z trzema rzędami ławek i pulpitów, z hakami do wieszania kapeluszy i tabliczek. Na brudnej podłodze walały się skrawki papieru, a na stołach papierowe domki dla jedwabników. Parę białych myszek, opuszczonych przez swych właścicieli, biegało w klatkach z drutu i tektury próżno, szukając pożywienia. Ptaszek, zamknięty w niewiele od siebie większej klatce, trzepotał gwałtownie skrzydłami, wskakując i zeskakując z pręcika. Nie śpiewał jednak wcale. W sali tej. Czuć było zapach stęchlizny, kurzu i zbutwiałych książek. Tyle było zaś tu śladów po atramencie, jak gdyby sala nie posiadała sufitu i dachu, a niebiosa zamiast deszczu, gradu, śniegu zsyłały tu atramentowe ulewy. Oglądałem to wszystko pozostawione w klasie przez pana Mel, który poszedł zanieść na górę swe niepołatane obuwie. Rozglądając się, dostrzegłem tekturową tabliczkę ozdobioną doskonałym kaligraficznym napisem Baczność. Kąsa. Odskoczyłem, wyobrażając sobie, że pod stołem siedzi wściekłe jakieś psisko. Nie mogłem jednak dojrzeć go. Gubiłem się w domysłach, gdy nadszedł pan Mel, pytając mnie, co porabiam? Szukam tego psa, odrzekłem. Psa? Jakiego psa? A tego, jakiego? No którego trzeba się strzedło kąsa? Mylisz się, Copperfieldzie, rzekł pan Mel z powagą. To nie jest pies, tylko chłopczyk. Zlecono mi właśnie zawiesić ci na plecach tę tabliczkę. Przykro mi jest ogromnie, lecz muszę zlecenia dokonać. Mówiąc to, zawiesił mi na plecach ową tabliczkę, którą odtąd wszędzie musiałem za sobą dźwigać. Jak upokorzony się czułem. Ile cierpiałem, nie potrafię wyrazić. Czy byłem, czy nie, na oczach ludzkich, ciągle wyobrażałem sobie, że ktoś czytał w napis. I próżno obracałem się niespokojnie na wszystkie strony. Uciec od prześladującej mnie zmory nie mogłem. Ów pedel, czy stróż na szczudle, powiększał jeszcze moją niedolę, gdyż jeśli tylko oparłem się o drzewo, o ścianę, wyskakiwał ze swej nory przy bramie, wołając: Panie, hola! Copperfield! Proszę się nie kryć, bo doniosę. Ogród był zresztą otwarty. Wychodziły nań tyły domu i budynki gospodarskie. Wiedziałem, że służący, kucharka, piekarz, zgoła każdy, kto wchodził na teren szkoły, czytał wiszące na mym karku ostrzeżenie i dowiadywał się, że kąsam. Nabrałem wstrętu do samego siebie. Stawałem się istotnie na poły dzikim, zdolnym kąsać dzieckiem. Na bramie ogrodowej uczniowie mieli widać zwyczaj wyżynania i wypisywania swoich nazwisk. Czytając je, drżałem na samą myśl o powrocie z wakacji przyszłych mych kolegów, powtarzając sobie za każdym nowym nazwiskiem: i ten przeczyta baczność kąsa. Było zwłaszcza kilkakrotnie i głębiej od innych wyryte nazwisko niejakiego J. Steerforta. Wyobrażałem sobie, jak grubym przeczyta to głosem. I jak mnie potem wytarga za włosy. Znów, niejaki Tom Traddles. Pewien byłem, iż będzie się natrząsał, udając, że się nie boi. A Jay Demple. Wyśpiewa to na wszystkie tony. Widziałem siebie. Biedną, drobną istotkę chłostaną wzrokiem i śmiechem wszystkich tych chłopaków. Pan Mel mówił mi, że było ich w szkole aż czterdziestu pięciu, gonioną precz do więzienia z wrzaskiem jednobrzmiennym. Baczność. Kąsa! Podobne niepokoje i męki budził we mnie widok pustych ławek, pulpitów i pustych sypialni. We dnie i w nocy nie miałem spokoju. Śniło mi się czasem, że jestem z moją matką lub że się udaję do pana Pegoty, spotykam Emilkę, jadę dyliżansem, jem obiad w towarzystwie kelnera w gospodzie. Lecz zawsze, zawsze kończyło się na tym że każdy z nich cofał się, spostrzegłszy wywieszony na mych plecach napis. Samotność, na jaką byłem skazany w pustej, w czasie wakacyjnym szkole, zdwajała jeszcze te tortury. Codziennie przy tym miewałem lekcje z panem Mel. Szło mi dobrze, gdyż nie było przy mnie pana i panny Marston. Po lekcjach przechadzałem się po ogrodzie, strzeżony przez stróża z drewnianą nogą. Jak dobrze pamiętam wilgoć pustego domostwa, zapleśniałe kamienie dziedzińca, studnie, bladą zieleń rzadkich drzew, tak wyblakłą, że zdawała się być skąpana w rzęsistszych niż gdziekolwiek indziej dżdżach, nie dotkniętą żadnym, bodaj nikłym promieniem słońca. Punktualnie o pierwszej siadaliśmy we dwóch z panem Mel do stołu w ogromnej pustej komnacie, Przepojonej zapachem tłuszczu. Po obiedzie odbywaliśmy lekcje, aż do herbaty, którą o szóstej pan Mel pijał w błękitnej, fajansowej filiżance, ja zaś w kubku. Przez dzień cały pan Mel, siedząc za stołem, pracował nad rachunkami, jak się potem dowiedziałem, z minionego półrocza. Wieczorem grywał na flecie z zapałem i jak zwykle fałszywie. We wspomnieniach widzę moją drobną postać siedzącą w mrocznej sali, z głową opartą na ręku, nad kajetem lub książką, zasłuchaną w muzykę pana Mel. Po lekcjach widzę znów siebie jako cierpliwego słuchacza jego muzykalnych popisów, marzącego jednocześnie smętnie o domu, matce lub o łodzi pana Pegoty w Yarmouth. Widzę puste sypialnie i drobną mą osobę płaczącą cicho w łóżku z tęsknoty za pieszczotą i ciepłym słówkiem Pegoty. Z rana, spoglądając przez otwarte okno na dzwon wiszący u bramy i na chorągiewkę na dachu kręcącą się w kierunku wiatru, drżałem na myśl, że wśród pustych ścian zjawi się Jay Steerford z towarzyszami i stróżna na szczudle otworzy wrota samemu panu Crickle. Bałem się nie tych nieznajomych, lecz wiszącej na mych plecach tabliczki, którą nieznajomi ci zaraz na wstępie przeczytać mieli. Pan Mel był małomówny, lecz łagodnie się ze mną obchodził. W milczeniu dotrzymywaliśmy sobie wzajemnie towarzystwa. Zapomniałem zanotować, że były chwile, w których ten małomówny człowiek mówił sam do siebie, mruczał, zaciskał pięści, zgrzytał zębami i targał się za włosy. Lękałem się tego z początku, wkrótce jednak przywykłem do jego dziwactw. Rozdział szósty. Rozszerzam koło mych znajomości. Od miesiąca wiodłem mniej więcej podobną egzystencję, gdyż stróż o szczudle zaczął się uwijać ze szczotką, ścierkami i wodą po całym domostwie, co niewątpliwie zwiastowało bliskie zjawienie się pana Crickle i uczniów. Mieściliśmy się z panem Mel jak mogliśmy, po kątach, zmykając przed szczotką, wodą, dwoma czy trzema kobietami szorującymi podłogi, ławki, stoły i tumanami kurzu przepełniającymi Salem House. Pewnego poranku pan Mel oznajmił mi, że pan Crickle oczekiwany jest tegoż dnia. Istotnie. Przybył pod wieczór, A po podwieczorku stróż na szczudle zawezwał mnie do niego. Część domu, którą wraz z rodziną swą zamieszkiwał, była o wiele wygodniejsza i wytworniejsza od przeznaczonej dla uczniów. Ogródek, na który wychodziły okna jego mieszkania, nie był tak pusty i opuszczony jak nasz dziedziniec, gdzie wielbłąd lub dromader w miniaturze czuliby się jak w domu. Dziwię się zresztą, żem przechodząc, zdołał jednak zauważyć to wszystko. Gdy sama myśl o stawieniu się przed obliczem pana Crickle napełniała mnie takim strachem, że wprowadzony do jego gabinetu nie spostrzegłem obecnych tam ani panny Crickle, tylko samego pana. Tęgiego mężczyznę z niezliczoną ilością breloków przy łańcuchu od zegarka, siedzącego w fotelu przy stole, na którym stał kielich i butelka. Hmm, mruknął, to jest ten młodzieniec, którego ząbki mają być przypiłowane. Proszę go odwrócić. Stróż obrócił mnie, a zostawiwszy panu Crickle dość czasu na przeczytanie gniotącego mi barki napisu, obrócił mnie znów twarzą do pana Crickle. Właściciel Salem House miał dumny wyraz twarzy, oczy małe i głęboko osadzone, czoło pomarszczone, nos nieduży, potężny kark. Łysy był przy tym, jeśli nie liczyć pasma szpakowatych włosów zczesanych na skronie. Najbardziej jednak uderzyło mnie to, że zdawał się być pozbawionym głosu. Mówił cicho, z widocznym wysiłkiem. Musiało go to gniewać, gdyż czoło mu się przy lada ust poruszeniu marszczyło jeszcze bardziej. Coś się w nim zauważyli? Spytał stróża, wskazując na mnie. Dotąd nic szczególnego, odrzekł zagadniony. Nie było sposobności. Nie podobało się to widocznie panu Krykl, lecz natomiast musiało się podobać pani i pannie Krykl obu szczupłym kobietom, na które ośmieliłem się podnieść swój wzrok. Bliżej, chłopcze. Skinął na mnie pan Krykl. Bliżej, zakomenderował człowiek o drewnianej nodze. Mam zaszczyt, biorąc mnie za ucho, mówił pan Krykl, znać twego ojczyma. Człowiek to wielce, zacny obdarzony niepospolitym hartem duszy znamy się z sobą dobrze a czy ty znasz mnie i uszczypnął mnie żartobliwie lecz boleśnie w ucho jeszcze nie panie wyjąkałem jeszcze nie ha poznamy się prędko prędko powtórzył pedel który jak się przekonałem potem był pośrednikiem pomiędzy panem crickle i uczniami Umierając ze strachu i czując, jak mnie pali ustawicznie przez pana Krykl targane ucho, zapewniałem, że nie wątpię, iż się poznamy. Powiem ci od razu, kim jestem, ciągnął puszczając wreszcie moje ucho. Jestem Rzymianinem. Rzymianinem, potwierdził kulawy Pedel. Słowa dotrzymuję, a kiedy raz coś powiem, to już musi być co do joty spełnione. Musi być wypełnione. Woli mojej nikt nie śmie się sprzeciwić. Obowiązek przede wszystkim. Przede wszystkim wyrzeknę się tu spojrzał na żonę w własnej krwi jeśli by mi się śmiała sprzeciwiać. Tu zwrócił się do pedla z pytaniem: Czy był z powrotem ten chłopak? Nie był. Nie był. Wie, z kim ma do czynienia przeczuł. Niech mi się nie nawija pod rękę spojrzał znów na żonę, bo mu się dam we znaki teraz wiesz już, mój mały, z kim masz do czynienia. Możesz odejść. Ucieszyło mnie to pozwolenie tym bardziej, że pani i panna Creakle ocierały łzy, co budziło me współczucie. Miałem jednak pewną prośbę, to też ośmieliłem się przemówić. Panie odwrócił się, spojrzał piorunująco. Panie mówiłem drżąc cały, gdyby tak można było i zanim uczniowie zjadą się z zdjąć mi z pleców ten, ten. Zapewniam pana, że żałuję, że, że się poprawię. Poprawiłem. Czy to w pośpiechu, czy po to, aby mnie przestraszyć. Pan Crickle porwał się z fotela tak, że nie czekając skutku mej prośby i wyprzedziwszy pedla, drapnąłem aż do sypialni, gdzie, nie doczekawszy się pogoni, położyłem się. Lecz minęło dobre dwie godziny, zanim się uspokoiłem i zdołałem zasnąć. Nazajutrz rano zjawił się pan Sharp, starszy nauczyciel, którego tylko pomocnikiem był pan Mel. Ten ostatni jadał z uczniami, podczas gdy tamten dopuszczony był do stołu samego pryncypała. Pamiętam go jako małego, szczupłego człowieka z wielkim nosem i przechyloną na jedno ramię głową, co robiło wrażenie, jak gdyby mu ona ciężyła. Włosy miał miękkie i kędzierzawe. Z czasem dowiedziałem się od jednego z kolegów, że była to peruczka, licha zresztą, którą co niedziela kazał fryzować. Informacji tych udzielił mi Tommy Traddles, który pierwszy powrócił z wakacji. Przedstawił mi się jako ten, którego imię wyryte stoi na bramie ogrodu po prawej stronie, pierwsze z góry. Na co powiedziałem mu? Traddles. I znajomość została zawiązana. Było to dla mnie prawdziwym szczęściem, że się pierwszy zjawił w szkole. Wywieszony na mych plecach napis zabawił go nieskończenie. To też oszczędził mi wstydliwego krycia się, uprzedzając każdego z przybywających towarzyszy, że jest nowy figiel. Wszyscy zresztą wracając z wakacji do szkoły, byli bez humoru i o wiele mniej skłonni do natrząsania się ze mnie, niż się tego spodziewałem. Niektórzy wprawdzie otaczali mnie kołem, skacząc i wyjąc niby banda dzikich indian, podczas gdy inni, nie mogąc się oprzeć pokusie traktowania mnie jak psa, wołali: pójdź, tozer, do nogi! Co mnie bolało, wprawdzie, ale na ogół jednak cała sprawa w rzeczywistości nie była tak straszna, jak przewidywałem. Jednakże aż do przyjazdu J. Styrforta nie zostałem wtajemniczony i wciągnięty do bractwa koleżeńskiego. Gdy przybyła ta przystojna, zdolna, jak mówiono, i o półtuzina lat starsza ode mnie osobistość, stawić się przed nim musiałem, jak przed sędzią. Rozpytywał mnie o wszystkie szczegóły wypadku, którego widoczne następstwa dźwigałem na plecach, a wybadawszy mnie należycie, raczył oświadczyć, że była to dobra sztuka, za co mu nieskończenie byłem wdzięczny. Wiele masz pieniędzy? Zaczął, biorąc mnie pod swą opiekę i spacerując ze mną po dziedzińcu. Powiedziałem mu, że mam aż siedem szylingów. Oddałbyś je mnie na schowanie. Zadecydował: Naturalnie, jeśli ci się to podoba. Jeśli nie, możesz sam je sobie schować. Naturalnie przystałem na tę uprzejmą i przyjacielską propozycję, wręczając mu całą zawartość danego mi przez pegot i woreczka. Czy chciałbyś kupić coś teraz? Spytał. Nie, dziękuję. Odpowiedziałem. No, jeśli ci czegoś trzeba, piśnij tylko słówko. Nie, dziękuję panu. Może byś chciał wydać parę szylingów na buteleczkę wina pożyczkowego, którą wysuszylibyśmy w sypialni? I dodał. Będziemy, słyszę, sypiać w tym samym pokoju. Nie pomyślałem o tym przedtem. Zgodziłem się więc chętnie na propozycję. Wybornie! A, a czy nie warto by kupić nieco ciastek z migdałami? Zgodziłem się i na to. Trochę sucharków i owoców także. Wyniesie to też parę szylingów. Co ty mały na to? Uśmiechałem się, gdyż i Steerforth się uśmiechał. Czułem się jednak jakoś nieswojo. Wybornie, zawołał. Musimy się naciągnąć, ile się da, licz na mnie. Mogę wychodzić, ile mi się podoba i podejmuję się, dostarczyć żywność do fortecy. Mówiąc to, schował moje pieniądze do własnej kieszeni, uspokajając, że wszystko dobrze pójdzie. Dotrzymał słowa. Wyrzucałem sobie wprawdzie, że trzfonie dane mi przez matkę pieniądze, ale pocieszałem się, że przynajmniej schował kawałek papieru, w który były zawnięte. Gdyśmy się wieczorem zeszli w sypialni, Steerforth rozłożył przy mej kołdrze, w świetle księżycowych promieni, całą ucztę, którą nazwał królewską. Nie czując się na siłach, by czynić honory, prosiłem go, aby uczynił to za mnie, na co raczył się łaskawie zgodzić i, siedząc na moich poduszkach, rozdzielał żywność i wino małym, będącym jego własnością kieliszkiem. Co do mnie, siedziałem po lewej jego stronie, inni zaś chłopcy posiadali, jak mogli, na ziemi i po bliskich łóżkach. Jakże żywo pamiętam tę noc. Ciche nasze szepty, prawdę mówiąc, inni mówili, ja słuchałem. Promień księżyca wpadający przez okno i oświetlający część pokoju, gdy całość nurzała się w cieniu. Od czasu do czasu rozświeconym fosforycznym światłem zapałki, kiedy Steerforth szukał czegoś dokoła siebie. Ogarnia mnie na powrót tajemniczy nastrój, na wspomnienie owych ciemności, uczty spożywanej ukradkiem, rozmów szeptem, których słuchałem, jakby to było coś uroczystego i uczucia radości, że mam tuż obok siebie towarzyszy. Lęku, chociaż wturowałem ogólnemu śmiechowi, gdy Traddles utrzymywał, że dostrzegł w kącie stracha. Dowiedziałem się przy tej sposobności tysiąca szczegółów dotyczących szkoły. Dowiedziałem się, że pan Crickle słusznie nazywa siebie Rzymianinem. Był to najsroższy z przełożonych i na kształt kartacza rozbijał uczniów. Był zresztą niełkiem, umiejącym tylko bić, jak utrzymywał Steerford. Hodowcą chmielu, który dopiero po zbankrutowaniu na tym chmielowym interesie i po roztrwonieniu funduszy żony, umyślił otworzyć szkołę. Nasłuchałem się wielu takich i tym podobnych rzeczy, dziwiąc się tylko. Skąd o tym wszystkim towarzysze moi tak dokładnie mogli wiedzieć? Dowiedziałem się, że Pedel na szczudle, który nazywał się Tangej, był barbarzyńcą dopomagającym niegdyś panu Krykl w jego chmielowych sprawach, uważanym przez uczniów, za zaprzedaną mu duszę. Nogę stracił zapewne służąc przełożonemu w nieczystych jakichś sprawach i znał tajemnicę życia pana Krykl. Z wyjątkiem tego ostatniego tangej uważał szkołę całą, uczniów i nauczycieli, za naturalnych swych wrogów, i najmilszą jego rozrywką było płatanie im figli. Dowiedziałem się, że pan Crickle ma syna jednaka, który, że nie należał do liczby przyjaciół pedla, a ojcu odważył się stawić opór i robić uwagi z powodu zbyt srogiego obchodzenia się tak z uczniami, jak i z żoną, Został wypędzony z rodzicielskiego domu, co było przyczyną ustawicznego smutku jego matki i siostry. Lecz w tym wszystkim, co mi o przełożonym opowiadano, najbardziej zdziwiło mnie to, że był w szkole ktoś, nad kim nigdy nie zaciężyła jego prawica. Tym wyjątkiem był nikt inny, tylko Steerford. Ten ostatni potwierdził uwzdumiewający fakt, dodając, że tylko tego by brakowało. Gdy któryś z mniej dziarskich malców spytał go, co by jednak w danym razie począł, to oświadczył, zapalając, dla silniejszego zapewne efektu, zapałkę, że położyłby przełożonego na miejscu uderzeniem wielkiego kałamarza stojącego w klasie na kominku. Wstrzymując dech w piersiach, siedzieliśmy czas jakiś w ciemnościach. Dowiedziałem się, że tak pan Sharp, jak pan Mel, nędznie byli wynagradzani, a pan Sharp u stołu pana domu dostawał same niedogryzki, że mu jego peruka wcale nie do twarzy i że nie powinien się nią chwalić, bo i tak dobrze widać z tyłu jego własne, rude włosy. Dowiedziałem się, że jeden z uczniów, syn handlarza węglem, uczył się w zamian za dostarczanie tego artykułu, czemu zawdzięczał przezwisko handel zamienny. Że podłe piwo było okradaniem rodziców, a pudding czym słowem. Dowiedziałem się, że panna Crickle kocha się na zabój w Stirforcie, w co od razu uwierzyłem, przypominając sobie, gdym siedział w ciemnościach jego piękną twarz, falujące włosy, wytworne maniery i wsłuchując się w jego melodyjny głos. Dowiedziałem się, że pan Mel to w gruncie rzeczy poczciwy chłopak, a Goły jak święty turecki, syn żebraczki czy tam coś podobnego. Przypomniało mi się śniadanie w zdepce przytułku. Staruszka, której się wyrwało, mój Karolek! Szczęściem zatrzymałem tym razem język za zębami. Na podobnych gawędkach czas zszedł nam szybko, a większa część zaproszonych gości usnęła, zaraz po uczcie. Rozmawialiśmy po cichu, dopóki sen i nas nie przemógł. Dobranoc, Copperfieldzie, ozwał się Steerforth. Licz na mnie. Dziękuję. Odrzekłem z niekłamaną wdzięcznością. Zobowiązuje mnie to nieskończenie. Czy masz siostrę? spytał, poziewając. Co? Nie, nie mam siostry. Szkoda. Byłaby pewnie ładną, nieśmiałą, jasnooką dziewczyną. Chciałbym ją znać. Dobranoc. Dobrej nocy odrzekłem. Położywszy się długo, jeszcze myślałem o nim. I podnosząc się na posłaniu, przypatrywałem mu się, jak leżał pod smugą księżyca z piękną głową opartą na ramieniu. Wyobrażałem go sobie jako wyższą, potężną istotę i to podziałać musiało na rozbudzenie mojej wyobraźni. Rąbka zasłony przyszłości nie uchylił żaden promień księżyca i cień jej nie padł na kwieciste łany, po których noc całą w śnie stąpałem. Rozdział siódmy. Pierwsze szkolne półrocze. Lekcje rozpoczęły się dnia następnego. Silne, pamiętam, wrażenie wywarła na mnie nagła cisza, jaka zapanowała w klasie, gdy po śniadaniu drzwi się roztwarły i ukazała się w nich postać pana Crickle, podobna do ludożercy, przyglądającego się swym więźniom. Pedl Tange stał tuż za nim. Nie miał sposobności, by wrzasnąć w tej chwili: cicho! gdyż panowała największa, jak to już mówiłem, cisza. Usta pana Creakle poruszały się wprawdzie, lecz słyszeliśmy tylko głos pedla. Rozpoczynamy nowe półrocze. Słyszeliście nowe. Pamiętajcie, abyście się dobrze uczyli, bo zaczerpnąłem nowy zapas sił i nie cofnę się. O nie! Próżno byście się szorowali, nie zetrzecie znaków, jakie wam wypiszę na plecach. A teraz do roboty! Po tej przemowie i po wyjściu pedla, pan Crickle, zbliżywszy się do mnie, oznajmił mi wygasłym głosem, że jeśli ja umiem kąsać, to on umie smagać. A pokazując mi swój kij, pytał, czy chciałbym dostać się na taki ząb. Zastąpić to z biedą może całe szeregi zębów, co? Może chciałbyś spróbować, co? Ząb za ząb, pytał. Za każdym słowem uderzał mnie. I wkrótce twarz moja, zalana była łzami. Nie stanowiłem zresztą wyjątku, tylko że ode mnie zaczęła się egzekucja, której podległa większość uczniów. Zanim pan Crickle opszedł dookoła klasy i lekcje się rozpoczęły, wszyscyśmy mniej więcej szlochali. Do jakich zaś to doszło rozmiarów pod koniec dnia obliczać nie chcę, bojąc się, aby mnie nie posądzano o przesadę. Wątpię, czy istniał kiedykolwiek człowiek, który spełniał zadanie swe z większym od pana Crickle zacięciem. Z zapałem zadowalającego apetyt smakosza rozdzielał razy pomiędzy powierzonych swej pieczy chłopców. Szczególniejszy zdawał się czuć ciąg do pucułowatych. Dopóty nie zaznał spokoju, dopóki ich nie ozdobił sińcami. Na moją niedolę byłem pucułowaty. Lecz dziś, gdy myślę o tym wszystkim, oburzam się zupełnie bezinteresownie, i tak, jak gdybym był świadkiem tylko, nie zaś ofiarą jego okrucieństw. Dziś wiem, że do zajmowanego przez się stanowiska wychowawcy nie więcej bydle to miało prawa jak do posady lorda admirała lub główno dowodzącego armii. Na obu zaś wyżej wymienionych stanowiskach, byłby może mniej szkodliwy, niż na przez się zajmowanym. Jakże gardził on? I pomiatał zastępem małych, słabych swych niewolników. Bez śmiechu wspomnieć dziś nie mogę wrażenia, jakie osobistość ta wywierała na nas. Widzę samego siebie w szkolnej ławie, wpatrzonego w bezsumienne to bożyszcze znęcające się nad swymi ofiarami. Widzę stojącego przed nim ucznia, wycierającego chustką do nosa ręce obrzmiałe od jego razów. Oczu nie mogłem oderwać od tyrana miotany ciągłym strachem i obliczaniem, kiedy na mnie przyjdzie kolej na nieuniknioną kaźń. Widzę drobnych moich towarzyszy wpatrzonych w niego z podobnym wyrazem trwogi. Widzę okrutny grymas jego ust, gdy miał w ręku kajety. Spojrzenie, pod którym pochylaliśmy głowy drżąc nad książkami, aby po chwili znów śledzić go wystraszonym wzrokiem. Nieszczęsny ten spośród nas, co pochwycony na lada jakiej omyłce wywołany został z szeregów. Próżno w nieśmiałe i pokorne uderzał zapewnienia, że się będzie starał poprawić. Pan Crickle, zanim go bić poczynał, naigrawał się i natrząsał z niego, a my, jak złe psiaki, śmieliśmy się nikczemnie, choć duszę mieliśmy w piętach i pobladłe ze strachu twarze. Pamiętam jedno ciężkie, gorące, letnie popołudnie. W klasie huczało tak, jak gdyby wszyscy uczniowie zmienili się w chrabąszcze. Obiad, po którym pozostało mi wspomnienie ciepłego, mięsnego tłuszczu, zjedliśmy przed godziną i głowa mi ciężyła. Upadałem z senności. Otwierając szeroko osowiałe oczy, wpatrywałem się w pana Crickle, poprawiającego kajety. Musiałem się zdrzemnąć. I nie spostrzegłem, jak się zbliżył do mnie. Zbudziła mnie dopiero bolesna i czerwona pręga na mych plecach. Nawet w godzinach wolnych od nauki, chociaż traciliśmy go z oczu, nie przestawał być obecny w naszych myślach. Okno, przy którym zwykł był obiadować, pozostawało otwarte i pociągało wzrok mój bezustannie, gdy tylko ukazywała się w nim jego twarz, moja dziecinna twarzyczka nabierała pokornego i błagalnego wyrazu. Gdy się wychylił najśmielszy nawet z uczniów, z wyjątkiem jednego chyba Stirforta, przerywał zabawę, kamieniejąc ze strachu. Pewnego razu Traddles, najnieszczęśliwszy pod słońcem chłopiec, rozbił piłką owo okno. Drże na samo wspomnienie trwogi, jaka mnie wówczas ogarnęła, na myśl, czy nieszczęsna piłka nie dosięgła nietykalnej głowy naszego nauczyciela. Biedny Traddles, w obcisłym, jasno-niebieskim ubranku, z nogami i rękami podobnymi do salcesonów lub zwijanych naleśników, był najnieszczęśliwszy, lecz zarazem najweselszy z nas wszystkich. Bito go codziennie. Z wyjątkiem chyba jednego popołudnia w świąteczny poniedziałek, kiedy mu się tylko dostało parę uderzeń linią po ręku. Codziennie odgrażał się on, że się poskarży swemu wujowi, czego jednak nigdy nie czynił. Zwykle siedział czas jakiś z opartą o pulpit głową, po czym podnosił twarz już uśmiechniętą. I zanim mu łzy oschły na rzęsach, rysował na tabliczce kościotrupy. Długo gubiłem się w domysłach nad owym szczególnym jego zamiłowaniem w tym właśnie kierunku. Posądzałem go o skłonność do ascetyzmu, umyślne przypominanie sobie o znikomości spraw doczesnych. Sądzę jednak, że na wybór rodzajów płynąć raczej musiały praktyczniejsze względy. Większa łatwość rysowania szkieletów niż ludzkich żywych postaci. Uczciwy był Traddles i honorowy. Dbały o solidarność koleżeńską, chociaż nieraz drogo to opłacał. Na przykład wówczas, gdy za nieprzystojne śmiechy Stierforta jego to. Traddlesa wyprowadzono z kościoła widzę go idącego za pedlem, zawstydzonego, odprowadzonego surowym i wzgardliwym spojrzeniem zgromadzonych w kościele wiernych. Nie wydał istotnego, winowajcy, chociaż nazajutrz z kilkugodzinnej kozy wyszedł z bolały i z całą armią szkieletów czerniejącą na kartkach łacińskiego słownika. Otrzymał jednak pewne zadośćuczynienie. Steelford powiedział o nim, że nie jest skarżypytą, a nam wydało się to zasłużoną i wielce zaszczytną pochwałą. Co do mnie przynajmniej, chociaż byłem znacznie młodszy od Traddlesa i o wiele mniej odważny, gotów byłem wycierpieć niejedno, by zdobyć sobie tylko uznanie kolegów. Widok Steelforta, postępującego w niedzielę na czele naszej grupy do kościoła, pod rękę z panną Crickle, zachwycał mnie po prostu. Nie dlatego, żeby mi się panienka ta wydała tak ładna, jak nieprzymierzająca Emilka, lub żebym w niej był choć trochę zakochany, lecz dlatego, że uważałem ją za wyrocznie, jeśli chodzi o maniery. I gdy Stilford w białych spodenkach rozpinał parasol, by ją osłonić przed słońcem, czułem się pochlebiony stosunkami z tym skończonym galantem i pewien byłem, że przedmiot jego uprzejmości nie może pozostawać dlań obojętny. Wprawdzie obaj nauczyciele, pan Sharp i pan Mel, wydawali mi się też skończonymi dżentelmenami. Daleko im jednak było do stirfora, jak gwiazdom, do słońca. Otaczał mnie on zresztą ciągle swą troskliwą, istotnie opieką. Nikt z kolegów nie śmiał dokuczać mi. Nie mógł tylko widocznie mnie bronić, w każdym razie nie bronił mnie, przed surowością pana Krykl, który znęcał się nade mną. Wprawdzie, gdy się ze mną obchodzono zbyt już srogo, przyjaciel mój zapewniał wtedy, że nie wytrzymałbym tego bez poparcia jego przyjaźni, co mnie zawsze nieskończenie rozczulało. Co zaś do znęcania się nade mną pana Crickle, miało ono tę dobrą, przynajmniej stronę, że osłaniającą mnie poniekąd od razu w tabliczkę, zdjęto bezpowrotnie z mych pleców. Przypadkowa okoliczność. Zbliżyła mnie bardziej jeszcze do Steelforta, zdwajając przyjaźń, z której byłem dumny i zadowolony, chociaż no, nie zawsze wychodziłem na niej dobrze. Raz rozmawiając z nim w czasie rekreacji nadmieniłem nie pamiętam już z jakiego powodu, o czymś czy o kimś, podobnym do kogoś czy do czegoś z peregrina pikla. Nie odrzekł nic na razie, lecz wieczorem spytał mnie, czy posiadam tę książkę. Odpowiedziałem mu, że nie posiadam już jej, mówiąc przy tym, w jaki sposób zaznajomiłem się z tym oraz z innymi arcydziełami. – A pamiętasz, coś czytał? – spytał. – O, zapewne – odrzekłem. – Pamięć mam dobrą i pamiętam wszystko doskonale. – Wiesz co? – mówił. – Musisz mi to wszystko opowiedzieć. Z wieczora długo nie mogę zasnąć, a z rana budzę się wcześniej od innych. Opowiesz mi tedy wszystko po kolei. Będzie to na kształt bajek z tysiąca i jednej nocy. Pochlebiło mi to niezmiernie i tego jeszcze wieczora rozpoczęliśmy cykl opowieści. Jak na tych dowolnych przekładach wychodzili autorowie, nie wiem, i niewiele mnie to obchodzi. Opowiadałem z zamiłowaniem, posiadałem też pewien dar słowa, a z tym zajść można daleko. Odwrotną stroną medalu było to, że nieraz byłem wieczorami senny i nie zawsze usposobiony do opowieści, jednakże uważałem je za święty obowiązek. Za nic zresztą nie zawiódłbym ufności i oczekiwania przyjaciela. To też rano oczy mi się nieraz kleiły, gdy mnie mój sułtan, niby Scheherezade, budził godzinę przed dzwonkiem niecierpliwy dalszego ciągu opowieści. Lecz że odrabiał za mnie trudniejsze zadania nie mogłem ostatecznie uskarżać się na taki stan rzeczy chociaż muszę tu oddać sobie sprawiedliwość że nie powodował mną interes kochałem Steerforta, uwielbiałem go i w zadowoleniu przyjaciela dostateczną widziałem nagrodę mych trudów dziś jeszcze wszystkie te drobne szczegóły wspominam z bijącym sercem stirfor okazywał mi względy które raz zwłaszcza nie wyszły na dobre Traddlesowi i innym. W kilka tygodni po przybyciu mym do szkoły nadszedł list. Ach, jaki poczciwy list od Pegoty. A przy tym paczka, placek, pomarańcze i dwie butelki słodkiego wina. Naturalnie skarbem złożyłem u nóg przyjaciela, prosząc go, aby się nimi raczył rozporządzić. No, rzekł. Schowamy wino, abyś miał czym zwilżać w nocy wyschłe opowiadaniem gardło. Zarumieniłem się, prosząc go skromnie, aby o tym nie myślał wcale. Zauważył, że bywam często ochrypły, skrzypiący, jak się wyraził, że zatem każda kropla wina poświęcona być musi na cel nam wiadomy. Stosownie do tego butelki zostały zamknięte w kuferku. A zawartość ich wydzielana mi była po trosze, w miarę potrzeby, przez mego przyjaciela. Czasem dla podwojenia działania wina. Wciskał doń sok pomarańczowy lub wlewał krople miętowego olejku. I chociaż to nie dodawało smaku i wątpię, czy zwłaszcza zażywane późno wieczorem i wcześnie rano posiadało szczególnie lecznicze właściwości, wdzięczny mu byłem za okazywaną mi przyjacielską troskliwość. Zdaje mi się, że przez miesiąc trwało opowiadanie Peregrina. Dalsze miesiące poświęciłem innym historiom. Przedmiot był niewyczerpany. A i wino też starczyło na długo. Biedny Traddles, bez śmiechu i łez zarazem wspomnieć go sobie nie mogę, śmiał się przy komicznych epizodach opowieści, a umierał ze strachu przy strasznych, tak dalece, że mnie często zbijał z tropu. Utrzymywał, że mu zęby pomimo woli dzwonią na samą wzmiankę o rozbójnikach, których tak wiele otaczało Gila Blasa. I gdy przyszło do spotkania tego ostatniego ze zbójami w Madrycie, Narobił tyle hałasu, że aż ściągnął uwagę pana Creakle, który nam drogo kazał opłacić nocne hałasy. Moje skłonności do marzycielstwa i romantyczności rozwijały się wśród tych nocnych, po ciemku opowiadanych historii, co mi też najpewniej nie wyszło na dobre. Lecz że się sława moja rozchodziła, a towarzysze, wśród których najmłodszy byłem wiekiem, okazywali mi coraz więcej szacunku i z wzrastającą słuchali uwagą, nie brakło mi zachęty. Zresztą w szkole, rządzonej przez bezmyślną tyranię, czy tyranem tym bywa nieuk, czy uczony, niewiele zwykle bywa nauki. Sądzę, że towarzysze moi byli najzupełniejszymi nieukami. Zbyt wystraszonymi, bitymi, aby się mogli uczyć. Nic się dobrze nie wykonywa przy ciągłych troskach, umęczeniach i cierpieniach. Mnie podtrzymywała ambicja. Pomagał mi czasem Steerford, a chociaż ani jedno, ani drugie nie zdołało osłonić mnie przed zasłużonymi i niezasłużonymi razami. Z czasem, nawet w tej szkole, udało mi się złapać jakie takie okruchy wiedzy. Najskuteczniej dopomagał mi w tym pan Mel, okazując szczególną i mile dotąd przeze mnie wspominaną serdeczność. Nie bez pewnej przykrości dostrzegałem już wówczas wzgardę, z jaką go traktował mój przyjaciel, który nie zaniedbywał żadnej okazji, by upokorzyć biednego nauczyciela i podburzyć przeciw niemu nowych uczniów. Bolało to mnie tym bardziej, że, nie mając przed Steerfortem sekretów, opowiedziałem mu o tych dwóch ubogich kobietach, które odwiedziłem w towarzystwie nauczyciela, i drżałem, czy Stirford nie użyje zwierzeń mych jako broni przeciw panu Mel. Owego poranka, Gdym jadł śniadanie w przytułku i usypiał przy dźwiękach fletu w cieniu pawich piór, na myśl by mnie ani nauczycielowi nigdy nie przyszło, że ta przypadkowa wizyta pociągnąć może następstwa poważnej w swoim rodzaju natury. Dnia pewnego choroba zatrzymała pana Crickle w prywatnym jego mieszkaniu, co naturalnie było powodem wielkiej radości w szkole. Lekcje szły nieosobliwie. Wesołość wygnała z klasy dyscyplinę, co znów zwabiało po kilkakroć nienawistnego pedla, zapisującego imiona głównych przestępców. Lecz nawet i to nie wywierało dostatecznego wrażenia. Nadtośmy byli pewni razów i kar w dniach następnych, aby na myśl o nich temperować wybuchy wesołości swobodnej chwili. Była to sobota, zatem popołudnie mieliśmy wolne. Ponieważ bawiąc się w ogrodzie, mogliśmy przeszkadzać choremu, a pogoda nie sprzyjała przechadzce, zamknięto nas w szkolnej izbie, dając jakieś łatwe do rozwiązania zadanie. Był to właśnie dzień, w którym pan Szarp udawał się do miasta dla ufryzowania peruki, a pan Mel, na którego barki spadały wtedy zwykle wszelkie obowiązki, pilnował chłopców. Gdyby cicha, łagodna postać nauczyciela porównana być mogła do buchaja lub niedźwiedzia. Porównałbym nas, chłopców... Do zgraj psów osaczających to zwierzę, taka naraz zapanowała w szkolnej izbie wrzawa. Przypominam go sobie, siedzącego za pulpitem wśród piekielnej iście wrzawy z bolącą głową, opartą na ręku, daremnie usiłującego wywiązać się z zadania. Chłopcy, powstawszy z ławek, biegali po całej izbie, baraszkując po kątach, śmiejąc się, skacząc, śpiewając, krzycząc, Tupiąc nogami, wyjąc dookoła niego, pokazując za jego plecami miny, figle, języki, wydrwiwając go, jego ubóstwo, podarte buty, znoszony surdut, jego matkę, zgoła wszystko i wszystkich będących z nim w jakimkolwiek związku. — Ciszej! — zawołał, powstając nagle i uderzając książką o pulpit. — Co to znaczy? — Wytrzymać już doprawdy niepodobna. Oszaleć z tym można. Jak możecie być tak niesforni? Moją to właśnie książką uderzał o pulpit. Stojąc przed nim, spostrzegłem, jak się chłopcy uciszyli, jedni wpół przerażeni, drudzy wpół zawstydzeni, inni zdziwieni. Miejsce Steerforta było na samym końcu sali. Stał właśnie oparty o ścianę, z obu rękoma w kieszeniach, wpatrzony niedbale w nauczyciela, z ustami złożonymi jak do gwizdania. Ciszej, panie Steerford, zawołał nauczyciel, dojrzawszy go. – Sam mi bądź cicho! – odrzekł Stierford czerwieniejąc. – Czy wiesz, do kogo mówisz? – Proszę usiąść na swoim miejscu! – ciągnął nauczyciel. – Sam siadaj i pilnuj, co do ciebie należy! – zawołał rozzłoszczony uczeń. Zachichotano. Tu i ówdzie przyklaśnięto, lecz bladość nauczyciela powstrzymała dalsze wybuchy niesforności. A nawet jeden z chłopaków, który poza jego plecami robił miny, Zawstydził się i udał, że przyszedł prosić go o naprawienie pióra. Jeśli sądzisz, Steelford, zaczął pan Mel, opierając machinalnie rękę na mem ramieniu, że nie wiem, jakiej tu chcesz używać przewagi, lub że nie widziałem jakieś podburzał przeciw mnie chłopców, mylisz się bardzo. Nie zadaję sobie wcale fatygi myśleć o panu, odrzekł wzgardliwie Steelford. Co zaś do tego, aby pozycja uprzywilejowanego, jaką tu zajmujesz, Ciągnął drżącymi ustami nauczyciel. Dawała ci prawo obrażać dżentelmena. Kogo? Przerwał Stichford. Przepraszam, nie słyszałem, o jakim tu dżentelmenie mowa. Z ławki ktoś zawołał. Cicho, to już zbyt niegodziwe. Był to Traddles, któremu nauczyciel też zabronił mieszać się w nieswoje rzeczy i kazał trzymać język za zębami. Sam zaś tak mówił. Obrażać... I wydrwiwać cudzą niedolę kogoś, kto nigdy najmniejszej nam nie wyrządził krzywdy. To jest rzecz brzydka, nikczemna. Jesteś wystarczająco dorosły, żeby to zrozumieć. A teraz możesz stać lub usiąść, jak ci się podoba. Dalej, Koperfieldzie. Stój, mały. Zawołał wychodząc z ławki Stilford. Muszę raz panu powiedzieć, co o nim myślę. Nie dbam wcale o to, że mnie jakiś tam żebrak nazywa nikczemnym. Że pan jest żebrakiem, wszystkim przecież wiadomo. Lecz gdy ośmielasz się mnie ubliżać, sam jesteś nikczemny. Nie wiem, jakby się to wszystko skończyło i czy Stirford rzuciłby się na nauczyciela, czy nauczyciel na Stirforta, gdyż wszyscyśmy skamienieli. W szkolnej izbie stał pan Crickle, we własnej osobie, w towarzystwie nieodstępnego pedla. We drzwiach widać było głowy wystraszonych pani i panny Crickle. Pan Mel siedział nieruchomo na swym miejscu, oparty o pulpit, z twarzą ukrytą w dłoniach. Panie Mel, potrząsając go za ramię, zaczął krykle szeptem tak wyraźnym, że tym razem Tangi nie czuł się zobowiązany powtarzać jego słów. Spodziewam się, panie Mel, że nie uniosłeś się zbytnio. Nie, panie, nie, upewniał nauczyciel, odkrywając twarz, potrząsając głową i zacierając ręce w zmieszaniu. Nie, panie, nie uniosłem się. Nie zapomniałem się. Byłbym jednak bardzo wdzięczny panu, panie Krykl, gdybyś mnie był ostrzegł przedtem. Powstrzymał. Uchroniłoby to mnie od czegoś. Pan Krykl, nie spuszczając oka z nauczyciela, oparł się na ramieniu pedla, usiadł na stole i z wysokości spoglądając na nauczyciela, który wciąż zacierał ręce. Zwrócił się z do Steerforta: A teraz niech mi pan powie, co to wszystko znaczy? Zapytany milczał chwilę, spoglądając dumnie i z gniewem na swego przeciwnika. Widzę go jeszcze. Piękny był, dumny i jakże nędznie w porównaniu z nim wyglądał nauczyciel. Nie wiem, rzekł wreszcie, o jakich to przywilejach była mowa. Przywilejach, powtórzył, zwracając powoli głowę pan Krikl. Kto mówił? O przywilejach. Ten tam, rzekł Steerforth. Proszę pana. – Jak pan to rozumie? – spytał pan Crickle, zwracając się do nauczyciela z widocznym nieukontentowaniem. – Rozumiem – odrzekł ów cicho – zupełnie tak, jak powiedziałem, a mianowicie, że uczeń nie powinien nadużywać wyjątkowego swego położenia, aby upokarzać i obrażać nauczyciela. – Obrażać? – No proszę – zaczął pan Crickle, składając ręce na piersi i mrużąc oczy tak, że ich widać prawie nie było. – No proszę – a pan panie tam jakiś czy nie zapominasz czasem o należnym mnie słyszysz mnie uszanowaniu ośmielając się nadmieniać o przywilejach zapominasz chyba że jestem tu pierwszą osobą twoim chlebodawcą zapewne przyznaję jąkał się nauczyciel powinienem był panować nad sobą tak przerwał Stilford. Zarzucił mi, że jestem nikczemny, bo go nazwał żebrakiem. I ja także powstrzymałbym się, gdybym nie był zirytowany. Ale teraz gotów jestem wszelkie następstwa tego, co powiedział, przyjąć. Śmiałe to przemówienie olśniło mnie. Wywarło też wrażenie na nas wszystkich. Patrzyliśmy na Steforta, choć żaden z nas nie śmiał ustotworzyć. Zdziwiony jestem, ciągnął pan Crickle. chociaż szczerość twoja, chłopcze, niewątpliwie przynosi ci zaszczyt. Zdziwiony jestem. Jak mogłeś podobnie nazwać kogoś, kto pobiera honoraria w Salem House? Steerforth zaśmiał się. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, powtórzył pan Creckel. Spodziewałem się więcej po tobie, chłopcze. Jeżeli w oczach naszych pan Mel wyglądał nędznie i pokornie przy Steerforcie, z którego byłem dumny, to cóż dopiero mówić o panu Creckel. Niech odwoła, co powiedział, domagał się Steerforth. Sam odwołaj, coś powiedział. Odrzekł pan Crickle. Pierwszy zacząłeś. Jeśli sam nie jest żebrakiem, zaczął Stierford, najbliżsi jego krewni żebrzą, a to na jedno wychodzi. Mówiąc to, patrzył na mnie, gdy jednocześnie dłoń nauczyciela przesunęła się pieszczotliwie po moim ramieniu. Pełen wyrzutów sumienia, wzniosłem oczy na pana Mel, który patrzył wprost na swojego przeciwnika. Jeśli pan, panie Crickle, mówił Sterford. Żądasz objaśnień. Obowiązkiem moim jest dodać, że matka tego pana żyje z jałmużny w przytułku. Pan Mel, gładząc mnie po głowie i nie spuszczając oka z przeciwnika, szepnął tylko coś do siebie. Zdawało mi się, że tego mi się spodziewał. Marszcząc brwi, pan Crykles zwrócił się do nauczyciela z przesadną grzecznością. Słyszy Pan, co tu o Panu mówią? Niechże Pan zaprzeczy. I zgromi chłopca, jak na to zasłużył, wobec wszystkich tu zebranych. Słuchamy. Prawdę powiedział. Najzupełniejszą prawdę. Wyrzekł nauczyciel wyraźnie wśród zaległej dokoła ciszy. Niechże pan z łaski swej, ozwał się wspierając się pod boki i wodząc po nas okiem pan Crickle, zaświadczyć tu raczy, że o tym nigdy przedtem nie słyszał. Sądzę, że nie bezpośrednio. Co? Jak? Proszę powtórzyć. Przypuszczam, że moje smutne położenie wiadome było panu, że znane są mu warunki, w jakich... Boję się, jeśli już mamy mówić o tym, zasyczał pan Crickle, abyś pani mojej szkoły nie brał za zakład dobroczynny. Możemy się rozstać, panie Mel. Im prędzej to nastąpi, tym lepiej. Najstosowniej zatem byłoby natychmiast, odrzekł, powstając nauczyciel. Żegnam pana i ja pana, panie Crickle. Chłopcy, bywajcie mi zdrowi. Mówiąc to pan Mel, gładząc mnie ciągle po głowie, powiódł wzrokiem po całej szkolnej izbie i na widok Steerforta dodał. James Steerford, przyjmij ode mnie przy rozstaniu życzenie. Abyś się rumienił za dzisiejszy postępek. Co do mnie wolę cię mieć za swego wroga i przyjaźni twej nie życzyłbym nikomu, kto by mnie bliżej obchodził. Mówiąc to, raz jeszcze pogładził mnie pieszczotliwie, wyjął z szuflady swój flet, parę książek i zostawiając w niej klucz dla swego następcy, wyszedł ze szkolnej izby. Wówczas pan Krykl tym razem już przez usta pedla, Wygłosił szumną mowę, w której dziękował Stirfordowi za to, że wziął w obronę honor szkoły, po czym uściskał ręce mego przyjaciela, co wprawiło nas wszystkich w zachwyt. Dlaczego? Tego bym już wyjaśnić nie mógł. Ja także wilszowałem Stirfortowi powodzenia, serce mi się jednak bardzo, bardzo ściskało. Tymczasem kij przełożonego spadł na plecy biednego Tomiego Truddlesa który zamiast podzielać ogólną radość, odważył się popłakiwać w ukryciu, lecz rzewnie, z powodu wydalenia nauczyciela. Po dokonaniu tego ostatniego aktu najwyższej sprawiedliwości, pan Crickle poszedł do łóżka, czy tam skąd był wyszedł. Pozostawieni sami sobie, wyglądaliśmy, pamiętam, jak nie swoi, co do mnie przynajmniej. To dręczony najokropniejszymi wyrzutami sumienia. I oskarżając siebie jako sprawcę całego tego zajścia, rozpłakałbym się na dobre, gdyby nie wzgląd na przyjaciela, którego łzy moje mogłyby zdziwić, a może i obrazić. Przecież obraził się już na Traddlesa, wyrażając przy tym swe zadowolenie, że to się już raz wreszcie skończyło. Traddles, który przez cały czas siedział z głową wspartą na stole i miał już cały kajet porysowany kościotrupami, podniósł twarz i zdecydował że mu wprawdzie nic do tego. Lecz z nauczycielem bez wątpienia postąpiono haniebnie. Kto temu winien, sam powiedz, płakso, spytał główny winowajca. Tyś winien, odparł Traddles. I w czymże to zawiniłem? Obraziłeś go i pozbawiłeś miejsca. Obraziłem? powtórzył wzgardliwie Steerforth. Wyjdzie mu to najpewniej na dobre. Nie przypisuj mu własnych swych delikatnych uczuć. Co zaś do miejsca. Piękne mi miejsce, korzystne. Napiszę do domu, aby mu natychmiast posłali pieniężny zasiłek. Wprawiło to nas w zachwyt. Wiedzieliśmy, że matka przyjaciela mego była wdową bogatą i niczego nie odmawiała synowi. Porażka Traddlesa była zupełna. Steerford triumfował. A nadto wmawiał w nas, że to, co zrobił, zrobił w interesie ogółu, narażając własną osobę. Gdy jednak wieczorem rozpocząłem codzienne opowiadanie, nieraz zdawało mi się, że słyszę flet byłego nauczyciela. Jęczał mi żałośnie w uszach, a gdy wreszcie Stewart zasnął, długo jeszcze nie dawała mi zasnąć myśl, gdzie teraz się ten flet odzywać może. Zapomniałem jednak o tym prędko wobec swobody, z jaką Steerforth nawet bez pomocy książek zdawało mi się, że wszystko umie na pamięć wziął się do tymczasowego zastąpienia nauczyciela prawdziwy następca pana Mel przybył wreszcie i został przedstawiony memu przyjacielowi na obiedzie u samego pana Creakle. Podobał mu się ten to co innego mówił. Wierzyłem Steerforthowi na słowo. Co się tyczy mnie, to nowy nauczyciel nie zadawał sobie w tym wypadku najmniejszego trudu. W dalszym ciągu szkolnego półrocza jeden już tylko zaszedł wypadek, który dla wielu przyczyn utkwił mi w pamięci. Pewnego popołudnia, gdy korzystając z drzemki pana Crickle oddawaliśmy się swobodniejszej zabawie, Pedel, wchodząc do klasy, zaanonsował grubym głosem. – Goście do Copperfielda! zamienił już przedtem kilka słów z przełożonym co do osobistości przybyłych w odwiedziny i pokoju, do którego miały zostać wprowadzone. Mnie zaś zaskoczonemu niezmiernie kazano iść na górę i włożyć świeże ubranie. Rozkaz ten wypełniłem z bijącym sercem, lecz wchodząc do bawialnego pokoju, cofnąłem się od progu na samą myśl, że odwiedzającymi mogą być chyba pan lub panna Marston, A jeśli to będzie moja matka? W pierwszej chwili nie spostrzegłem nikogo. Przy samych drzwiach oparci stali Ham i pan Pegoti, wywijając kapeluszami na moje powitanie. Roześmiałem się nie tyle z istotnie zabawnego ich wyglądu, ile z prawdziwej radości, jaką mi sprawił ich widok. Długo nie mogłem się uspokoić, przechodząc od śmiechu do łez. Pan Pegoty, który zrazu nie otwierał ust, dawał znak bratankowi, aby ten mówił. Niech się pani uspokoi. Wyszczerzał, jak zwykle zęby ham. Ależ panicz urósł. Urosłem? Doprawdy? Mówiłem, ocierając łzy wywołane widokiem przyjaciół. Ależ panicz urósł, dziwił się Ham. Ależ urósł, powtarzał pan Pegoty. Śmieliśmy się wszyscy trzej, chociaż nowe groziło mi rozrzewnienie. A mama, czy zdrowa? Spytałem. Mama i Pegoty. Najzupełniej, zapewniał pan Pegoty. Emilka, Pani Gamicz? <gamy> Najzupełniej. Umilkliśmy. Skorzystał z tego pan Pegoty, aby dostać z kosza parę olbrzymich krabów i cały wór małych raczków. Wręczył wszystko to bratankowi, mówiąc: Paniczowi smakowało to kiedyś. Pamięta panicz w naszej rybackiej chacie? Ugotowała to sama stara. To jest pani Gamicz, ugotowała. Własnoręcznie. Podziękowałem. A pan Pegotis, spostrzegłszy, że mu bratanek nie pomaga wymową i tylko uśmiecha się nad morskimi przysmakami, dodał. Przybyliśmy na łodzi z Yarmouth The Graveson. Wiatr mieliśmy pomyślny. Siostra pisząc do mnie, wymieniła tę szkołę, żądając, abym będąc tu odwiedził koniecznie panicza i kłaniał się od niej i od wszystkich. Zaraz po moim powrocie Emilka napisze do siostry, żeśmy panicza widzieli. I, no i tak dalej, i tak dalej. Przeszła chwila, zanim zrozumieć zdołałem, co znaczyło owo i tak dalej, i tak dalej. Zrozumiawszy, podziękowałem z wylaniem poczciwemu rybakowi, po czym zacząłem rozpytywać go o Emilkę. Musiała uruść, zmienić się, odkąd zbierałem z nią razem muszle i kamyki na wybrzeżu. – Tak, tak, niedługo, a będzie to już mała kobieta – odrzekł pan Pegaty. – Niech go panicz spyta. Wskazał na bratanka, skłaniającego w najwyższym zadowoleniu głowę nad workiem braków. A jaka ładna, dorzucił. Jaka uczona, twierdził Ham. Jak pisze. Litery czarne, wyraźne. O, tak z daleka widne. Poczciwy rybak z zapałem mówił o swej ulubienicy. Twarz jego wyrażała najwyższe zadowolenie, dumę i przywiązanie. Oczy połyskiwały wewnętrznym ogniem a szeroka pierś podnosiła się lekko, swobodnie. Silne ręce zaciskały się z mocą i przekonaniem, a każde słowo podkreślał ruchem ramienia, które wydało mi się podobne do kowalskiego młota. Niemniejszy był zapał bratanka i zajmujący temat rozmowy byłby zapewne niebyczerpany, gdyby nie nagłe zjawienie się Steelforta. Wpadł do pokoju nucąc coś wesołego i dopiero spostrzegłszy mnie w towarzystwie dwóch nieznajomych, cofnął się wołając – Przepraszam, nie wiedziałem, że cię tu zastanę. Nie w tym to istotnie pokoju przyjmowano zwykle przybywających w odwiedziny gości. Nie wiem sam doprawdy, czy to chęć pochwalenia się przed panem Pegoty, takim jak Stirford przyjacielem, czy chęć wyjaśnienia przed tym ostatnim stosunków moich z Rybakiem i jego synowcem skłoniły mnie do odwołania cofającego się przyjaciela, jakże mi każdy szczegół głęboko wrył się w pamięć, mówiąc, nie uciekaj, Stirford, proszę cię, nie uciekaj. Są to rybacy z Yarmouth. Dobrzy, kochani ludzie, bliscy krewni mojej niani. Odwiedzili mnie. Dobrze. Wybornie, zawołał Stirford, wracając. Miło mi ich poznać. Jak się macie, panowie? Zachowanie jego było tak uprzejme, swobodne, bez cienia zbytecznej poufałości, że musiało wywierać czar nieopisany. Urok spoczywał w pięknej twarzy, wesołym, pogodnym uśmiechu, melodyjnym głosie, postawie zdrowej i energicznej, i w czymś jeszcze nieokreślonym, a nieprzepartym, w tej sile pociągającej, będącej własnością i tajemnicą niektórych wybranych. Urokowi temu mało kto mógł się oprzeć i nie dziw, że mu ulegli od razu moi goście. Na oścież otworzyli mu poczciwe serca. Niech pan, panie Pegoty, rzekłem, wysyłając do nas wiadomy list, poprosi, aby wspomniano w nim i o tym, że pan Stilford niezrównanie dobry jest dla mnie. Nie wiem, co bym tu począł bez niego. Ach, głupstwa, zawołał śmiejąc się mój przyjaciel. Zabawnie, Zabawnie mówić o tym. A jeśli kiedy, ciągnąłem, pan Stilford odwiedzi Norfolk lub Suffolk, przywiozę go najpewniej do Yarmouth w odwiedziny do pana. Nie uwierzysz, Steaford, jaki dziwny jest ich dom. Wyobraź sobie, cały się mieści w jednej łodzi. Jak to zrobiony z łodzi? Zawołał wesoło mój przyjaciel. Przybytek godny żeglarza. Tak, panie, najzupełniej. Potakiwał oczarowany Ham. Masz pan słuszność, najzupełniejszą słuszność. Paniż Davy wie, że jestem nieodrodnym żeglarzem, tak jak i on. Wskazał na wuja, który nie mniej od chłopaka oczarowany. Z mniejszą tylko skwapliwością połknął komplement. Kłaniając się i mnąc końce okalającej mu szyję chustki, dziękował skromnie. Wdzięczny nieskończenie. Wdzięczny jestem. Każdy, panie, czyni co może. Spełniam po prostu swój obowiązek. Najlepsi to właśnie ludzie, którzy spełniają swój obowiązek, panie Peggotty, rzekł Steerforth, który od razu pochwycił i zapamiętał nazwisko rybaka. Tak sądzę, tak sądzę istotnie mówił ten ostatni. Dziękuję panu, jestem wdzięczny za jego uprzejmość dla nas. Prości jesteśmy ludzie, lecz szczerzy. Mam nadzieję, że mnie pan zrozumie. Zawsze gotowi do usług. Chata moja szczupła, ale na usługi. Jeśliby istotnie zechciał pan odwiedzić nas kiedyś z paniczem. Mówiąc to, zabierał się do wyjścia i za każdym słowem wracał się od drzwi i kłaniał: Bądźcie zdrowi. Obu paniczom życzę wszelkiej, wszelkiej pomyślności. Ham wturował. Pożegnaliśmy ich serdecznie. Przez cały wieczór brała mnie chętka opowiedzenia przyjacielowi o Emilce. Zbyt jednak byłem nieśmiały. Zresztą bałem się narazić na żarty. Pamiętam, że z pewną przykrością rozmyślałem nad udzieloną mi przez pana pegot i wiadomością, jakoby tak urosła, iż była już niemal kobietą. Wierzyć mi się w to nie chciało i wmawiałem w siebie, że to żarty. Przyniesione przez gości mych przysmaki przenieśliśmy na górę i wieczorem dnia tego odbyła się prawdziwa uczta. Biednemu Tradesowi wyszło to na złe. Rozchorował się bowiem w nocy. Lekarstwami, które by konia zabić mogły, obchany przez młodego Demple, posiadającego pomiędzy kolegami lekarską wziętość, gdyż był synem lekarza, Traddles naraził się jeszcze na zajutrz za niewyjaśnienie przyczyny swej słabości na razy i dawkę sześciu rozdziałów greckiej Biblii. Reszta tego szkolnego półrocza pozostała mi w pamięci jako ustawiczna troska i walka z otaczającymi nas warunkami istnienia. Zmiany pór roku, zimnych ranków, gdy trzeba było podnosić się z łóżek i bardzo zimnych wieczorów, gdyśmy kładli się do łóżek. Szkolnej sali słabo ogrzanej i zaledwie skąpym oświetlonej światłem chłodu przejmującego nas dniami całymi jednym długim dreszczem. Monotonii gotowanego i pieczonego na zmianę mięsa, skibek chleba, skąpo pociąganych masłem. Książek w porwanych okładkach, popękanych tablic łzami oblanych zeszytów, razów ponurych dni świątecznych, mdłych, tłustych pudingów. A wszystko to pogrążone w brudnej, atramentowej atmosferze. Pamiętam też, jak odległa z początku, że się niedościgłą zdawała, perspektywa wakacji zbliżała się pomału, stając się coraz wyraźniejszą. Liczyliśmy najpierw dzielące nas od upragnionej chwili miesiące, potem tygodnie i dni. Pamiętam, jaki mnie strach ogarniał na samo przypuszczenie, że nie wezmą mnie może do domu, i radość. Która mnie opanowała, gdy mnie Steerforth upewniał, że na pewno tam pojadę. Zapewnienie to wprawiło mnie w szał szczęścia i przyjaciel mój zmuszony był ostrzec mnie, że łamiąc sobie rękę lub nogę, wszystko zepsuje. Dzień upragniony zbliżał się szybko. Pojutrze, jutro, dziś natychmiast dyliżans odwiezie mnie do Yarmouth, a stamtąd tak już blisko do domu. W diliżansie sen miałem przerywany gorączkowymi, niejasnymi wizjami, lecz za każdym przebudzeniem, spoglądając przez okno, przekonywałem się ze wzrastającą radością, żeśmy opuścili Salem House. Że wpadające mi w ucho dźwięki nie są razami wymierzanymi przez pana Crickle. Padały tym razem nie na plecy nieszczęsnego Charlesa, lecz na grzbiety popędzanych przez woźnicę szkap pocztowych. Rozdział ósmy. Wakacje, zwłaszcza jedno błogie popołudnie. Kiedyśmy nad ranem przyjechali do gospody, nie do tej jednak, w której miałem przypadek ze służącym, wprowadzono mnie do milutkiego sypialnego pokoju z wymalowanym nad drzwiami wielorybem. Zziębnięty, pomimo gorącej herbaty, którą napojono mnie w sali przed płonącym na kominie ogniem, z przyjemnością położyłem się w łóżku wieloryba, okryłem się kołdrą wieloryba. I zasnąłem czym prędzej. Nazajutrz o dziewiątej miał zajechać po mnie pan Berkis. Wstałem o ósmej i, choć bolała mnie głowa po zbyt krótkim spoczynku, gotów jednak byłem w porę do drogi. Woźnica powitał mnie, jak gdybyśmy się dopiero przed pięciu minutami rozstali, jak gdybym był dopiero wstąpił do gospody dla wymienienia na drobne pieniędzy. Skoro włożono do wózka mój kuferek i skorom usiadł, spokojny koń ruszył, zwykłym swym powolnym. Leniwym krokiem. Pan doskonale wygląda, panie Berkis, zauważyłem, sądząc, że mu to zrobi przyjemność. Berkis potarł twarz rękawem, jak gdyby się spodziewał, że coś z tej twarzy zobaczy na rękawie, jednak nic na mój komplement nie odpowiedział. Spełniłem pańskie zlecenie, dodałem. Napisałem do Pegoty to, co pan chciał. Aha, odrzekł. Zdawał się, być kwaśny i odpowiadał niechętnie. Czym się źle wywiązał? Spytałem po chwili wahania. Co? Jak? spytał. Ze zlecenia. Zlecenie dobrze spełnione. Odmruknął. Tylko, że nic z tego nie wyszło. Nie wyszło? spytałem nie rozumiejąc zupełnie o co idzie. Nie wyszło. Powtórzył, spoglądając na mnie z ukosa. Nie było odpowiedzi. A czyż miała być odpowiedź? Spytałem szeroko otwierając oczy, gdyż przyznaję, na myśl mi to nie przyszło. Gdy ktoś upewnia kogoś, że gotów, odrzekł ciągle z ukosa, spoglądając na mnie. To znaczy co najmniej, że czeka odpowiedzi. Tak, panie Berkis. Tak, i patrzył dalej na uszy konia. Do tej pory nie doczekałem się odpowiedzi, dorzucił. Czy pani o tym mówił? Nie, 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 nie mówiłem i nie powiem. Nigdy z nią trzech słów nie zamieniłem. To może ja pana wyręczę? spytałem nieśmiało. Jeśli się podoba, może panicz powiedzieć jej tu znów spojrzał na mnie z podełba: że barkis czeka na odpowiedź, jakiej na imię? Na imię? Aha, skinął głową. Tego ty. To chrzestne imię czy nazwisko? I oczywiście nazwisko, na imię jej Klara. Tak. Okoliczność ta zdawała się pogrążać go w głęboką zadumę. Jechaliśmy w milczeniu. Woźnica pogwizdywał. Aha, przemówił wreszcie. Proszę powiedzieć jej, że Barki's gotów i czeka odpowiedzi. A gdy spyta jakiej, na tom co napisał. A co tam było? spyta. Barki's gotów, odpowiesz. Słowa te woźnica poparł energicznym ruchem ramion, którym mnie niemal wysadzał z siedzenia, po czym w zwykły sobie sposób zapatrzył się na konia i nie przemówił już słowa. Może w pół godziny potem wyjął z kieszeni kawał węgla i napisał na wewnętrznej stronie budy Clara Pegotty, widocznie jako prywatny zapisek. Z dziwnym uczuciem wracałem do domu, co przestał mi być domem. Zbudzącymi się na każdym kroku wspomnieniami błogiej, niepowrotnej przeszłości, która wydała mi się niepowtarzalnym snem Czas, w którym matka, Pegoty i ja wystarczaliśmy sobie najzupełniej Kiedy nikt nas nie dzielił, stawał w pamięci takim bólem ściskając serce, że żałował, Iż jestem tak blisko tych miejsc i chętnie zawróciłbym z powrotem, aby mój żal i bolesne wspomnienia zatopić w przyjaźni Stilforta Za późno Stanęliśmy przed domem. Stare wiązy wyciągały ku zimowemu niebu liczne gałęzie, a resztki starych wronich gniazd unosił wiatr. Woźnica zdjąwszy mój kuferek, pozostawił mnie przed bramą i odjechał. Przechodząc wiodącą do domu ścieżką, spoglądałem nieśmiało w okna, bojąc się, że dojrzę w którymś z nich pana albo pannę Marston. Żadna jednak nie ukazała się twarz i cichym, nieśmiałym krokiem szedłem do domu. Bogu tylko wiadomo jakie niemowlęce, niejasne wspomnienia obudził głos mojej matki śpiewającej w bawialnym pokoju. Śpiewała tak cicho, słodko. Zdawało mi się, że spoczywam jako niemowlę na jej kolanach. Wrażenie to chociaż zupełnie nowe, wypełniało mi serce niby powrót drogiego starego przyjaciela. Z głosu i sposobu, w jaki matka moja nuciła tę kołysankę, wniosłem, że musi być sama. Cicho otworzyłem drzwi. Na palcach wsunąłem się do pokoju. Siedziała przed ogniem, kołysząc na ręku niemowlę, którego drobne rączki tuliła do swej szyi. Śpiewała wpatrzona w drobną twarzyczkę dziecka. Nie pomyliłem się, była sama. Przemówiłem. Drgnęła. Poznając mnie, rozpłakała się. Nazwała swym Davy, synkiem jedynym. A biegnąc na spotkanie, uklękła na ziemi, aby mnie lepiej móc uściskać i tuląc moją głowę do swych piersi, przytuliła jednocześnie do ust moich drobne niemowlęce rączęta, czemuż nie umarłem w tej chwili? Niebo miałem w sercu, braciszek twój, mówiła tkliwie matka moja, Davy, dobre, moje, kochane, biedne dziecię, całowała mnie, ściskała. Znów całowała aż nadbiegła i przykucnęła przy nas na ziemi i nie wiedziała sama co robić z radości czy mnie czy brata mego pieścić i całować pół godziny co najmniej minęło zanim zdążyliśmy ochłonąć nie oczekiwano mnie jeszcze gdyż woźnica przybył za wcześnie a pan i panna Marston byli nieobecni i wrócić mieli dopiero wieczorem przechodziło to moje oczekiwanie nie śmiałem nawet przypuszczać, aby raz jeszcze w życiu pozostawiono stroje samym sobie, jak bywaliśmy dawniej. Siedliśmy razem do stołu tuż przed kominkiem. Pegoty chciała nam usługiwać, ale matka moja kazała jej zająć miejsce obok mnie. Dano mi mój dawny talerz z wymalowanym na brązowo wojennym okrętem pod pełnymi żaglami, który Pegoty skrzętnie przechowywała w głębi szafy, skąd go obecnie wydostała. Dano mi mój stary kubek zwrżniętym na nim imieniem David nożyk który nie krajał i mały mój widelczyk przy stole uważałem za stosowne wywiązać się z danego mi przez woźnicę zlecenia lecz zaledwie mi rozpoczął pegoty roześmiała się kryjąc twarz w fartuchu cóż to znaczy pegoty pytała moja matka pegoty nie odpowiadała i nie odkrywając twarzy śmiała się do rozpuku ale cóż ci się stało nalegała śmiejąc się też moja matka Niego, rzekła wreszcie pegoti chce się ze mną żenić to byłaby dla ciebie bardzo dobra partia zauważyła moja matka może być sama nie wiem odparła pegoti ale choćby był złoty cały ja nie chcę czemuż mu tego nie powiesz ty zabawne stworzenie a co mam mówić Broniła się, uchylając Fartucha Pegoty, kiedy ani razu nie wspomniał o tym, ani w ogóle o niczym. Ho ho, nie śmiałby, wydrapałabym mu oczy. Nigdy jeszcze nie widziałem Pegoty tak czerwonej jak wtedy. Kilka razy kryła twarz w Fartuchu, wybuchając śmiechem. Matka moja, chociaż też się uśmiechała, była jednak zamyślona. Teraz dopiero dostrzegłem zmiany w jej twarzy. Była ładna jak zawsze, lecz schudła i posmutniała. Ręce też jej wyszczuplały, zbladły Wydawały się niemal przeźroczyste Nie na tym jednak polegała główna zmiana Była wciąż wystraszona, jakby i niepewna Po jakimś czasie, kładąc rękę na ramieniu wiernej sługi Rzekła Pegoty, nie wyjdziesz za mąż? Ja? Pani? Odrzekła Pegoty, wytrzeszczając oczy Nie, nigdy Przynajmniej nie teraz Nie zaraz – prosiła tkliwie moja matka. – Nigdy! – wołała Pegotty. Matka moja ujęła jej rękę. – Nie opuszczaj mnie, kochanie, pozostań ze mną. – Nie na długo już może. N nie wiem, co bym poczęła bez ciebie. – Porzucić panią! Ja bym miała porzucić! – wołała poczciwa Pegotty. – Kto w panią mógł takie rzeczy wmówić? Oj, głowa, tak głowa! Traktowała często moją matkę jak małe dziecko, lecz ona, nie zważając na to, dziękowała jej z wylaniem, a poczciwa Pegoty gadała dalej po swojemu. Ja bym miała panią opuścić. No, to by było dopiero. Chciałabym to widzieć. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. To niemożliwe. Chociaż jest tu ktoś, komu byłoby na rękę. O, bardzo na rękę. Niech się łudzą. Nic z tego nie będzie. Zostanę na złość im, jak gdybym w ziemię tu wrosła, aż do grobowej deski. Gdy postarzeję, ogłuchne, oślepnę, wszystkie już zęby stracę i będę do niczego. Davy da mi kątek i kęs chleba. Czy tak, Davy? Ha! Jak to będzie dobrze, zawołałem. Będziesz u mnie szczęśliwa, jak królowa. Niech cię Bóg ma w swej świętej opiece. Poczciwe serce. Wołała Pegoty, pokrywając mnie pocałunkami w przedwczesnej wdzięczności za obiecaną gościnność. Potem zakryła ponownie twarz fartuchem, śmiejąc się znów zapewne z berkisa, po czym wyjęła niemowlę z kołyski i zaczęła nosić je dookoła pokoju. Po chwili położyła je w kołysce, sprzątnęła ze stołu i wreszcie usiadła naprzeciw nas z robotą w ręku, kawałkiem wosku i pudełkiem do robót. Najzupełniej tak, jak bywało dawniej. Siedząc tak gwarzyliśmy wesoło. Opowiadałem, jak srogi i okrutny jest pan Crickle Obie, matka i Pegotty, rozpływały się w żalu nad mym losem. Opowiadałem o Stierfordzie i Pegotty dodała, że poszłaby chętnie piechotą do Londynu, aby go tylko zobaczyć. Gdy niemowlę obudziło się, wziąłem je delikatnie na ręce i zacząłem kołysać. Gdy usnęło, przytuliłem się do matki, jak dawniej bywało. Zarzuciłem jej ręce na szyję, twarz oparłem o ramię i znów mnie na kształt skrzydeł anioła opłynęły miękkie jej włosy. I znów się czułem szczęśliwy. Gdy siedziałem tak, zapatrzony w ogień i biegające nad rozżarzonym węglem iskierki, zdawało mi się, że nigdy nie wyjeżdżał z domu. Że wszystko było snem. I pan, i panna Marston znikli, jak te pogasłe płomyki. Prawdą żywą było tylko to, co mnie otaczało. Matka moja i Pegoty. Pegoty z pończochą w lewej, a igłą w prawej ręce cerowała. Nie pojmuję, skąd się jej brały te wieczne dziury w pończochach. Odkąd pamięcią sięgam, codziennie je cerowała. Ciekawa jestem, ozwała się nagle. Co się stało z ciotką Davy? Boże mój, matka moja ocknęła się z zamyślenia. Skąd ci się to wzięło? Nie wiem, pani. Dość, że jestem ciekawa. Skąd ci na myśl przyszła ta dziwaczka? Nie masz już o czym myśleć? Nie wiem pani, skąd mi to przyszło. Od tak sobie. Myślę to o tym, to owym, poradzić już na to nie mogę. Ot pomyślałam, co się też z nią stało. Jakże jesteś nieroztropna. Można by sądzić, że spragniona jesteś jej odwiedzin. Ach, niechże pan Bóg broni. No więc po co tak mówić o nieprzyjemnych rzeczach? Panna Betsy siedzi pewnie zamknięta w swym wiejskim domku nad morzem i pozostanie tam zawsze. W każdym razie na pewno nie odwiedzi nas już nigdy. Zapewne, zapewne. Tego się nie boję, tylko ciekawa jestem, czy umierając zapiszę coś Davidowi. Bój się Boga, Pegoty, jakże jesteś nierozważna. Czyś zapomniała, że gniewa się na tego biedaka od jego urodzenia? O, może mu przebaczy. Czemuż by teraz właśnie miała przebaczyć? Spytała z pewnym niezadowoleniem moja matka. No bo teraz Davy, ma braciszka, odrzekła Pegoty. A matka moja zaczęła płakać i wymawiać jej ostre słowa. Jak gdyby to maleństwo zrobiło jaką krzywdę tobie lub komukolwiek, mówiła łukając, niedobra, nieznośna zazdrośnico. Lepiej byś już raz wyszła za tego swego berkisa. Czemu nie wychodzisz? — Bo bym tym zbytnio dogodziła, pannie Marston — żywo odrzekła Pegoti. — Zabawna jesteś — ciągnęła matka moja z tą wieczną zazdrością i niechęcią względem siostry mego męża. — Można by cię posądzić, że ci tak bardzo chodzi o klucze, że chciałabyś wszystko mieć w swoich rękach i rządzić wszystkim. — Jakbyś nie wiedziała, że wszystko, co panna Marston robi, czyni w najlepszej intencji, z łaski. Przecież wierzę o tym. Pegoti pomrukiwała coś w rodzaju... Niech ją licho porwie, z jej łaską, dobrymi intencjami. O, ja wiem, wiem, wiem dobrze, co myślisz, niedobra, mówiła z żalem moja matka. Rozumiem cię doskonale. Dziwię się tylko, że nie rumienisz się ze wstydu. Panna Marston służy tu tylko za pretekst. Czyś nie słyszała, jak mówi i powtarza, że jestem zbyt bezmyślna i. i. ładna, podpowiedziała służąca. A jeśli i tak mówi? Odparła już z uśmiechem matka moja. Mamże się obrażać o to? No nie, oczywiście. Przecież słyszałaś tysiąc razy, jak mówiła, że pragnie oszczędzić mi kłopotów i pracy, będącej, jak sądzi, nad moje siły. Może i ma słuszność. Wstaje wcześnie, kładzie się późno. Dzień cały biega tu i ówdzie, pełno jej, w spiżarni, w kuchni, wszędzie. Niełatwa to rzecz i wcale nieprzyjemna. A ty mówisz, że to nie jest poświęcenie. Co M nie mam racji? O, nie przeczę. Przeczysz, no właśnie, przeczysz. Poza swoją robotą nie widzisz niczego. Zawsze musisz coś wmawiać, zawsze. Taki to już twój zwyczaj i kiedy mówisz o zamiarach pana Marlstone, wcale o nich nie mówię. Przerwała z żywością Pegoti. Nie mówisz, lecz dajesz do zrozumienia i w tym rzecz. Właśnie przed chwilą powiedziałam, że cię rozumiem i widzę, że tak jest. Otóż, gdy podajesz w wątpliwość dobre intencje pana Marston. I udajesz, że je lekceważysz, przekonana jesteś tak jak i ja, że są one najlepsze. Znaczy, powinnaś być przekonana. I jeśli był i jest zbyt surowy wobec pewnej, wiadomej nam osoby, zresztą i ty, i ja, i nawet Davy wie, że nie może tu być mowy o nikim obecnym. To jedynie dla przyszłego dobra tejże osoby. Przez miłość dla mnie kocha on najpewniej ową osobę i, i działa dla jej dobra. W tym, jak i we wszystkim, musimy przyznać mu hart i wyższość. Sama wiem, jak słaba jestem, dziecinna, niedorzeczna, zwłaszcza wobec tak poważnego, stałego, pełnego charakteru i woli męża. Wiem też, ciągnęła powstrzymując łzy, ile ma kłopotów ze mną. Wierzę, że mu ślepo powinna mu legać we wszystkim, we wszystkim, i być mu wdzięczna. Nieraz czynię sobie wyrzuty. Trapią mnie wątpliwości i sama wówczas nie wiem, co począć. Tego ty słuchała w milczeniu. Trzymając w ręku pończochę i opierając na niej brodę, patrzyła w ogień. Tego ty. Przerwała milczenie matka moja zmienionym już głosem. Niech się raz skończy to nieporozumienie. Wiem, że jesteś najlepszą mą przyjaciółką i że na twoją tylko przyjaźń mogę liczyć. I kiedy mówię ci, że jesteś niedorzeczna, nieznośna, głupia... To dlatego, tylko, że wiem, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką. I jesteś nią, i byłaś od chwili, gdy mnie owego wieczoru, pamiętasz, spotkałaś na progu domu, do którego wprowadzał mnie pan Copperfield. W odpowiedzi na te słowa, Peggotty przycisnęła mnie z całej siły do piersi. Później dopiero pojąłem niezrozumiałe dla mnie wówczas znaczenie tej rozmowy. I zdaje mi się, że poczciwa Peggotty zaczęła ją i podtrzymywała. W celu dostarczenia matce mojej sposobności do wylania sprzecznych zresztą, lecz z pewnością trapiących ją srodze uczuć. Wybieg udał się. Przez resztę wieczoru matka moja była już w weselszym i swobodniejszym usposobieniu. Po herbacie, kiedy ogień wygasł na kominku i zapalono świece, przeczytałem Pegot i nagłos rozdział z książki o krokodylach, którą szczególniej lubiła i obecnie z własnej wydostała kieszeni. Nie wiem, czy się z nią nosiła tak ciągle od dnia mego wyjazdu do szkoły. Potem rozmawialiśmy znowu o Salem House, o Steerforcie. I tak minął pamiętny wieczór, zamykający raz na zawsze rozdział, którego czas i życie nie zdołały zetrzeć z mego serca i pamięci. Około dziesiątej na dziedzińcu zaskrzypiały koła powozu. Porwaliśmy się z miejsca i matka moja widząc, że jest późno a pan Marston jest zdania, że dzieci powinny wcześniej chodzić spać, zauważyła z gorączkowym pośpiechem, czy nie lepiej byłoby, żebym odszedł na górę natychmiast, nie czekając wejścia pana i panny Marston. Ucałowałem ją, wziąłem świecę i udałem się po schodach na górę, zanim oni weszli. Gdy kładłem się pośpiesznie tego wieczoru, dziecięca wyobraźnia moja uderzona była wrażeniem, jak gdyby przybyli Wnieśli z sobą do domu chłodny powiew, zmiatający ciepłe, rodzinne uczucia, niby puch marny. Nazajutrz schodząc na śniadanie, czułem się dziwnie zmieszany, od owego ukąszenia. Nie spotkałem się jeszcze ze wzrokiem pana Marston. Po długim dopiero wahaniu wszedłem do stołowego pokoju. Stał przed kominkiem, plecami odwrócony do ognia, siostra jego nalewała herbatę. Patrzył na mnie z góry, lecz gdym wszedł, nie uczynił najlżejszego ruchu. Zbliżyłem się, i przezwyciężając wahanie i nieśmiałość powiedziałem: Przepraszam bardzo Pana. Żałuję mego postępku. Chciałbym, aby mi Pan przebaczył. Zadowalasz mnie swą skruchą, odrzekł. Podał mi tę samą rękę, którą niegdyś ugryzłem. Nie mogłem powstrzymać się od spojrzenia na siną z ukąszenia pozostałą bliznę. Chyba sam gorzej jeszcze się płoniłem pod surowym i ponurym jego wzrokiem. Jak się pani miewa? Spytałem pannę Marston. Dobrze. Odparła podając mi nie rękę, lecz łyżeczkę od herbaty. A czy długo trwać będą wakacje? Miesiąc. Licząc od kiedy? Od dnia dzisiejszego. Uff. To już o jeden dzień mniej. W podobnie uprzejmy sposób zmieniła się wchodzący kalendarz. Co rano przypominała mi dzień po dniu zbliżającą się chwilę opuszczenia domu. Zanim doszliśmy do dziesięciu, czyniła to kwaśno. Potem z coraz weselszym zacięciem i widocznym już zadowoleniem. Tego też pierwszego dnia moich wakacji miałem nieszczęście wprowadzić ją, chociaż z pozoru była niewzruszona, w gwałtowne zdumienie. Wszedłem do bawialnego pokoju, w którym siedziała wraz z matką moją, i wziąłem tkliwie i uważnie na ręce leżącego na jej kolanach braciszka, który liczył zaledwie kilka tygodni. Panna Marlstone krzyknęła nagle tak, żem o mało nie wypuścił z rąk dziecięcia. Co ci Jane? spytała przestraszona matka moja. Na Boga, klaro, widzisz? Ale co takiego? Wziął je! Chłopiec ten wziął na ręce dziecko. Przęsła się z oburzenia wyrywając mi go z rąk, po czym słabo się jej zrobiło, i trzeba było ją poić winem. Naturalnie w następstwie tej sceny zakazano mi stanowczo dotykać się nawet z lekka, do mego brata. I chociaż matka moja zdawała się żywić wręcz przeciwne zdanie, ze zwykłą swą łagodnością przystała na żądanie panny Marston. Masz oczywiście rację, Jane, powiedziała. Innym znów razem ten sam kochany braciszek. Pokochałem go sercem całym, jako dziecko mej matki. Stał się nieoczekiwanie powodem gniewu panny Marston. Matka moja wpatrując się w oczęta spoczywającego w objęciu dziecka zagadnęła nagle. Davy, chodź tu bliżej. Po czym zaczęła przypatrywać się uważnie moim oczom. Panna Marston opuściła na kolana stalowe swe paciorki. Najzupełniej podobne. Ozwała się z zadowoleniem matka. Najzupełniej. Po mnie wziąć je musieli, są tego samego, co i moje koloru, dziwnie podobne. Co mówisz, Klaro? Surowo spytała Jane Marston Kochana Jane, nieśmiało odrzekła nagła zagadnięta matka moja, znajduje podobieństwo pomiędzy oczyma Davy i Małego. Zwariowałaś chyba, Klaro? Zdecydowała z niezadowoleniem panna Marston Ależ. Ależ kochana Jane. Zwariowałaś, najzupełniej. Jakież podobieństwo, proszę cię, istnieć może między tym chłopcem a synem mego brata? Żadne. Pod każdym względem są i muszą być zupełnie różni. Nieprzyjemnie mi nawet słuchać podobnych bzdurstw. Skończyła i wyszła trzasnąwszy za sobą drzwiami. Widocznie nie posiadałem łask, panny Marston. Widocznie nikt mnie tam nie lubił, nawet ja siebie samego, gdyż ci, co mnie kochali, nie śmieli tego okazywać, a ci, którym nie miły byłem, okazywali to znów tak bez ceremonii że mimo woli stawałem się nieśmiały niezręczny posępny czułem że jak sobie taki dla wszystkich jestem ciężarem gdym wchodził do pokoju w którym gwarzyli natychmiast wesołość opuszczała matkę chmura osiadała na jej czole znikał dobry nastrój pana Marston a podwajał się zawsze kwaśny humor jego siostry w tym wszystkim czułem dobrze że główną ofiarą była moja matka, czułem, że boi się swobodnie mówić ze mną, patrzeć na mnie. Żeby się im nie narażać i nie znosić potem cierpkich znać wymówek. I nie o siebie samą lękała siebie daczka, lecz o mnie, niespokojnie śledząc zwrócone na mnie oczy rodzeństwa marston. Widziałem to. Rozumiałem i, o ile mogłem, unikałem ich. Niejedna zimowa godzina wydzwoniła na kościelnej wieży w czasie, gdy ja, smutny i samotny, siedziałem w moim pokoiku. Wieczorami przebywałem czasem spegot i w kuchni. Tu czułem się swobodny, nie bałem się być sobą. Zdaje się jednak, że zarówno to, jak i wybrana przeze mnie samotność nie podobały się w bawialnym pokoju. Potrzebny byłem prześladowcom naszym dla dokończenia tego, co nazywali wychowaniem mojej biednej matki. Gniewała ich moja nieobecność. Davidzie, zauważył raz po obiedzie, kiedym się już oddalał pan Marston. Z przykrością patrzę na nietowarzyskie twe usposobienie. Ponury jak niedźwiedź, dodała panna Marston. Zatrzymałem się na środku pokoju i zwiesiłem głowę. Czy wiesz, Davidzie, ciągnął pan Marston, że ponurość i skrytość są to najnieznośniejsze cechy charakteru? Są one u chłopców nieomylną oznaką uporu i przekory, zauważyła panna Marston. Musiałaś to zauważyć, klaro. Przepraszam cię, kochana Jane, odrzekła zagadniona, czy to, co mówisz: yy, Przepraszam cię, kochana Jane, odnosi się do mego syna? Naturalnie, odrzekła panna Marston. Muszę przecież, gdy mówię, mieć kogoś na myśli. Nie roszczę pretensji do szczególnej głębokości poglądów, lecz sądzę, że nie mijam się nigdy ze zdrowym rozsądkiem. Najpewniej, kochana Jane, podchwyciła matka moja, masz wiele, wiele przenikliwości. Och, proszę cię, nie mówmy o tym. Odparła ze złością panna Marston. Ale tak, tak, twierdziła moja matka. Wszystkim to wiadomo i ja sama korzystam. Znaczy to jest powinnam korzystać ze światłych rad twych ich wskazówek. Uznaję, wierz mi, uznaję więcej niż kto bądź. O, tak! Nie możemy zrozumieć, tego chłopca, mówiła z godnością panna Marston, poprawiając stalowy łańcuszek na ręku. O, tak! Nie jesteśmy zdolni zrozumieć i zgłębić tej studni wszelkich doskonałości. Zgadzam się z tym. Zgadzam bratu memu przynajmniej może przyznana zostanie większa przenikliwość właśnie miał coś powiedzieć w tym względzie gdyśmy mu przerwały jak sądzę niezbyt grzecznie istotnie klaro ozwał się cichym głębokim głosem pan Marston nie możesz być bezstronną sędzią w pewnych kwestiach wiem edwardzie odrzekła nieśmiało matka że we wszelkich kwestiach i ty i siostra twoja Bieglejszymi ode mnie bywacie sędziami i to tylko chciałam powiedzieć. Z pewnością coś niedorzecznego, odparł pan Mardstone. Powinnaś bardziej panować nad sobą. Usta mojej matki poruszyły się, jak gdyby szeptały zapewne, drogi Edwardzie. Nie wydały jednak żadnego dźwięku. Z przykrością zauważyłem, ciągnął pan Mardstone, zwracając się do mnie, twe ponure usposobienie. I nie mogę zezwolić, aby się ono rozwijało pod mym okiem. Konieczna jest, abyś starał się zmienić, lub my się o to postaramy. Przepraszam pana, próbowałem się bronić. Dawniej nie byłem ponury, nie zasłaniaj się kłamstwem. Huknął także, aż moja matka pobladła i mimo woli wyciągnęła ku nam ręce. Wiem, co mówię. Chowasz się po kątach, przesiadujesz godzinami całymi w swoim pokoju. Wiedz, że chcę. Wyraźnie chcę? Abyś ciągle dotrzymywał nam towarzystwa, tu pod naszym okiem. Znasz mnie i wiesz, że umiem, gdy potrzeba, nakazać ci posłuszeństwo. Panna Mardstone zaśmiała się ochryple. Wymagam, ciągnął, posłuszeństwa, zaufania i uprzejmości, tak dla siebie, jak i dla siostry mojej, Jane Marston, jak i dla. Rozdział dziewiąty. Pamiętna rocznica urodzin. Pomijam wszystko, co zaszło w szkole aż do moich urodzin, przypadających w marcu. Nic szczególnego nie utkwiło mi w pamięci oprócz tego, że Stirford budził we mnie coraz większe uwielbienie. Przy końcu półrocza, jeżeli nie wcześniej, miał opuścić szkołę, co mu nadawało w moich oczach więcej jeszcze niezależności i śmiałości. Inne drobne wrażenia giną w jednym wielkim, pozostałym mi z tej epoki wspomnieniu. Trudno mi nawet przypuścić, że całe dwa miesiące upłynęły od mego powrotu z wakacji do rocznicy mych urodzin. Rozumiem tylko, że tak być musiało, chociaż wciąż mi się zdaje, że wypadki nastąpiły po sobie bez żadnej przerwy. Jakże jasno pamiętam ów dzień. Czuję jeszcze mgłę wiszącą w powietrzu. Widzę biały szron na gałęziach do widm podobnych drzew. Czuję lepkie od wilgoci włosy spadające mi na czoło. Patrzę w mroczne przestrzenie szkolnej izby, rozświecone w to mgliste i ciemne rano, zapalonymi tu i ówdzie świecami. Słyszę moich towarzyszy, ogrzewających oddechem zziemnięte ręce, a tu paniem zlodowaciałe nogi. Zjedliśmy właśnie śniadanie. I mieliśmy wyjść na przechadzkę, gdy ukazując się we drzwiach, Pan Sharp zawołał: David Copperfield, proszony jest do bawialnego pokoju. Spodziewałem się w skrytości ducha przesyłki, z jakim przysmaczkiem od Pegoty. Porwałem się też z miejsca raźnie, słysząc goniące mnie wołanie towarzyszy, aby nie zapomniał o nich przy uczcie. Nie śpiesz, Davidzie, zauważył pan Sharp. Nic pilnego, mój chłopcze nic pilnego. Pełen współczucia, jakim przemawiał, powinien był zastanowić mnie. Lecz nie zwróciłem na to wówczas uwagi. Później dopiero przypomniałem sobie. Wchodząc pośpiesznie do bawialnego pokoju, zastałem pana Crickle, spożywającego śniadanie i przerzucającego dzienniki. Pani Crickle trzymała w ręku rozpieczętowany list. Przesyłki nigdzie ani śladu. Davidzie. Copperfield. Ozwała się pani Krykl wiodąc mnie ku kanapie i sadzając przy sobie, chciałabym pomówić z tobą, mam ci coś do powiedzenia, moje dziecko. Pan Krykl, na którego spojrzałem, kiwnął tylko głową, zatrzymując się z połknięciem kawałka grzanki. Jesteś zbyt młody, ciągnęła pani Krykl, aby rozumieć rozciągłość zmian, jakie dzień każdy przynosi w rzeczach i w ludziach. Wszyscy jednak wcześniej czy później doświadczyć musimy tej bolesnej prawdy. Jednych spotyka to w późniejszym, innych w bardzo młodym wieku. Spojrzałem na nią zdziwiony. Kiedyś opuszczał dom po wakacjach, czyś wszystkich zostawił w dobrym zdrowiu? spytała po chwili namysłu. Czy matka twoja była jeszcze zdrowa? Dreszcze mnie jakieś przebiegły. Sam nie wiem czemu. Zamiast odpowiedzieć, patrzałem na mówiącą. Bo to widzisz, moje dziecko, rzekła, doszła mnie właśnie wiadomość, że. jest ciężko chora. Pomiędzy mną a mówiącą spadł niby obłok, zasłaniając mi jej twarz. Po chwili dwa strumienie piekących łez spłynęły mi z oczu. Bardzo, bardzo jest chora. Dodała. Zrozumiałem. Umarła. Słowo to było zbyteczne. Płakałem, jak płaczą sieroty. Pani Crickle dobra była i okazała mi wiele współczucia. Zatrzymała mnie przy sobie dzień cały, często pozostawiając samego. Płakałem, dopóki sen mnie nie zmożył, a potem budziłem się, aby znów płakać. Gdy mi już łez nie starczyło... Zacząłem rozmyślać, co by najmniej boleści mej nie zmniejszało. Puste jednak były myśli moje. Błąkały się wokół mej niedoli, zahaczały o tysiące drobnostek. Myślałem o ciszy, jaka tam zapanować musiała, o zamkniętych oknach. Myślałem o braciszku, o którym pani Crickle mówiła mi, że jest chory od pewnego czasu i umrze też prawdopodobnie. Myślałem o mogile mego ojca, na cmentarzu i o tej, którą wykopano zapewne dla mojej matki pod dobrze znanymi mi drzewami. Pozostawszy sam, wlazłem na krzesło, aby się przekonać w lustrze, czy mam zaczerwienione oczy i zasmuconą twarz. Pytałem siebie w duchu, dlaczego łzy płyną tak obficie i są takie ciężkie, i czy mi się znów rzucą do oczu, gdy się zbliżę do domu, dokąd miałem udać się na pogrzeb. Czułem przy tym, że boleść moja wyróżnia mnie spośród towarzyszy, dając mi pewną przewagę nad nimi. Boleść jednak w mym dziecięcym sercu była głęboka i rozdzierająca. Mimo to z pewną dumą wszedłem po południu do szkolnej izby, gdzie pod zwróconymi na mnie spojrzeniami, krok mój stawał się powolniejszy, twarz smutniejsza, a gdy towarzysze otoczyli mnie ze słowami współczucia. Za zasługę nawet poczytywałem sobie, że ich traktuję serdecznie. Że zwracam na nich uwagę tak, jak gdyby nic szczególnego w moim życiu nie zaszło. Udać się miałem do domu na rano, już nie dyliżansem, lecz wozem służącym dla wieśniaków do wszystkich przejażdżek po niewielkich przestrzeniach. Wieczorem nie było naturalnie mowy o codziennych opowieściach, a poczciwy Traddles chciał mi koniecznie oddać swą poduszkę. Wątpię, czy istotnie była mi potrzebna, gdyż miałem własną, Sądzę, że ofiarowywał mi ją jako jedyną rzecz, którą posiadał, oprócz znakomitego zbioru rysowanych w najrozmaitszy sposób kościotrupów. Zbiór ten też ofiarował mi na wyjezdnym jako pociechę i najskuteczniejszy sposób przywrócenia zakłóconej równowagi. Po południu wyjechałem z Salem House, nie przypuszczając, że wyjeżdżam bezpowrotnie. Dopiero nazajutrz o dziewiątej czy dziesiątej rano stanęliśmy w Yarmouth próżno szukałem znanego mi woźnicy Berkisa nie było go zjawił się natomiast niski pękaty człowieczek wesoły, uśmiechnięty, ubrany na czarno z kokardami u spodni i w czarnych pończochach Czy pan Coverfield? – spytał? Jestem odpowiedziałem proszę kawalera rzekł otwierając drzwiczki pojazdu Zlecono mi tu spotkać kawalera. Wziął mnie za rękę. Gubiłem się w domysłach, idąc z nieznajomym do sklepu położonego przy wąskiej uliczce. Nad drzwiami czerniał napis Omer, krawiec, dostawca galanterii, ubrań żałobnych, liberii itd. Sklep szczupły był i ciasny, przepełniony wykończonymi i w robocie będącymi przedmiotami, z oknem zasłoniętym do połowy piętrzącymi się na nim kapeluszami, Czapkami i tym podobnie. Przeszedłszy sklep, znaleźliśmy się w małej izdebce. Trzy młode kobiety zajęte były tu krajaniem i szyciem czarnego materiału, którego skrawki walały się na stołach i podłodze. Na kominie płonął duży ogień, a w pokoju rozchodziła się woń przypalonej czarnej krepy. Woń tę nieznaną mi przedtem, nauczyłem się odtąd doskonale odróżniać. Trzy młode szwaczki, jak się zdawało, zadowolone i bardzo zajęte robotą, podniosły na chwilę wzrok, aby mi się przypatrzyć i natychmiast wróciły do szycia i krajania. Czyk, czyk, czyk. Za oknem wturowało im równomierne i jednostajne uderzenie młotka. Ratatat. Ratatat. No, zawołał towarzysz mój, zwracając się do jednej ze szwaczek. Jak ci idzie robota, Mini? Skończymy w porę, Odrzekła wesoło zagadnięta, nie podnosząc głowy. Bądź spokojny, ojcze. Pan Omer zdjął kapelusz. Usiadł, by się wysapać, co mu jego otyłość nakazywała po każdym zmęczeniu. Dobrze, rzekł wreszcie. Ojcze, zawołała Mini, czemuś taki smutny? Sam nie wiem do prawdy, kochanie, dlaczego. odpowiedział po chwili namysłu, ale tak jest. Zwykle bywasz wesoły, rozmowny. Nie bierzesz niczego do serca. Ha, najlepsza to metoda. Zapewne, to też nikomu tu z nas nie brak wesołości, dorzuciło dziewczę. Dobrze, dobrze, potwierdził pan Omer. A teraz, gdym się odsapał, wezmę miarę tego kawalera. Proszę kawalera do sklepu. W sklepie krawiec pokazał mi sztukę sukna, którego gatunek zachwalał, utrzymując, że najlepszy jest do ciężkiej żałoby i zdjąwszy ze mnie miarę, Zapisał ją w książeczce, zwracając przy tym moją uwagę na przeróżne fasony, o których mówił, że albo dopiero co weszły, lub też wyszły już z mody. Tracimy na tym wiele, mówił, ale nie ma na to rady. Moda, jak ludzie, przybędą nie wiadomo jak, skąd, dlaczego, by odejść nie wiadomo jak, dokąd i po co. Zdaniem moim, to wszystko jest wiernym odbiciem życia. Zbyt smutny byłem, aby się wdawać w te, w każdym razie, rozumienie moje przechodzące dyskusje. Po wzięciu miary zadyszany krawiec zaprowadził mnie znów w głąb domu. Otworzywszy drzwi, zażądał herbaty, chleba i masła, co też po jakimś czasie spędzonym przeze mnie na przysłuchiwaniu się krojącym nożyczkom w izbie i uderzeniom młotka na dziedzińcu, wniesione zostało na tacy i, jak się okazało, dla mnie. Od dawna już. Począł pan Omer wpatrując się we mnie. Od dawna znam kawalera. Czy tak? Spytałem. Widok tych czarnych materii i krepy odejmował mi zupełnie apetyt. Znam go od dnia urodzenia, a nawet i przedtem. Znałem ojca. Miał pięć stóp i dziewięć i pół cala. Teraz zaś wystarczy mu pięć stóp i dwadzieścia cali. Ratatat. Ratatat dźwięczało za oknem. Pięć stóp dwadzieścia powtarzał krawiec. Czy mi pan nie może powiedzieć, jak się ma mój braciszek? Zagadnąłem. Pan Omer wstrząsnął głową. Ratatat, ratatat. Spoczywa na łonie swej matki rzekł po chwili. Biedactwo. Umarł. Niech kawalerz nie bierze tego tak do serca. Tak, umarł. Wiadomość ta rozdrażniła świeże moje rany. Odepchnąłem filiżankę z herbatą i opierając głowę na drugim stole, przy którym mini szyła, zacząłem wylewać nowe i dla roboty szwaczki groźne. Łez, potoki. To też mini szybko odsunęła robotę. Dobra, to musiała być dziewczyna, gdyż odgarniała mi łagodnie i pieszczotliwie włosy z czoła. Wesołość jej zresztą nie cierpiała na tym. Cieszyła się skończeniem w porę roboty. Za oknem ucichło, a do pokoju wszedł przystojny chłopak z młotkiem w ręku i ustami pełnymi ćwieczków, które musiał z nich wyjąć, zanim przemówił. – A co, Joram? – spytał krawiec. – Wszystko gotowe – odrzekł. Mini zarumieniła się tymczasem, a towarzyszki jej zamieniały uśmiechy. – Byłeś tam wczoraj wieczorem, co? Przy świecach, gdym poszedł do klubu. Co? pytał pan Omer. Tak, odrzekł Joram. Pobiegliśmy razem z mini, by wziąć miarę. Może by pan zobaczył? A jakże, rzekł wstając z miejsca i zwracając się nagle do mnie, dodał. Może byś też, kawalerze. Lecz córka przerwała mu żywo. Nie, nie, ojcze. Osądziłem, że mu to sprawi przyjemność, rzekł krawiec. Lecz może i masz słuszność. Zrozumiałem. Szło o trumnę mojej matki. Nigdy przedtem nie widziałem, jak to się robi, lecz przypomniałem sobie dopiero co słyszane uderzenie młotka i domyśliłem się, jaką to młodzieniec ten skończył pracę. Skończywszy też robotę, dwie szwaczki nieznane mi z imienia oczyściły suknie ze skrawków i nitek i udały się do sklepu układać towary i obsługiwać klientów. Mini zajęła się pakowaniem wykończonej roboty. Ciągle przy tym coś nuciła z cicha. Joram, który zalecał się zapewne do niej, pocałował ją znienacka, korzystając z roztargnienia dziewczyny. Na mnie nie zwracano najmniejszej uwagi. Mówił przy tym, że krawiec poszedł po wóz, więc że i on musi się spieszyć. Wybiegł. Ona też, skończywszy układanie, schowała na parstek i nożyczki do kieszeni, wpięła w stanik igłę z długą, czarną nitką. Oczyściła sukienkę, przejrzała się w lusterku, które odbiło uśmiechniętą twarzyczkę. Przyglądałem się temu wszystkiemu, siedząc z głową wspartą o róg stołu i myśląc o tysiącu rzeczy. Wkrótce przed drzwiami sklepu zaturkotał wóz. Wstawiono doń pudło dopiero co zapakowane, po czym wsiedliśmy my. Miejsca było sporo. Wóz to był bowiem długi, pomalowany na czarno ciągnięty przez czarne, o długich grzywach i ogonach konie. Nie pamiętam, abym drugi raz w życiu podobnego doświadczył wrażenia, jak to, które sprawiła na mnie podróż odbyta w śmiejącym się i wesołym towarzystwie. Wesołość ta nie gniewała mnie, przeciwnie, przerażała raczej, jak gdybym znajdował się wśród istot, z którymi nie miałem nic wspólnego. Stary siedział na przodzie i powoził. Mini i Joram tuż za nim, także mówiąc do nich, musiałem się obracać. Gawędzili ze sobą nieustannie, chcąc i mnie wciągnąć w gawędkę. Lecz milczałem, odwrócony, wystraszony ich śmieszkami i miłostkami, podziwiając ich brak serca. Gdyśmy się zatrzymali przy gospodzie, oni pili i jedli, lecz ja ani pić, ani jeść nie mogłem. A gdyśmy stanęli przed domem, wyśliznąłem się czym prędzej nie chcąc w towarzystwie tym stanąć przed zamkniętymi tak szczelnie oknami, jak powieki na niedawno jeszcze błyszczących źrenicach. Sam widok tych okien przejmował mnie boleścią. Zanim uczyniłem parę kroków, znalazłem się w objęciach Pegoty. Na mój widok wybuchnęła płaczem, lecz opanowała się zaraz i mówiła szeptem, stąpała cicho, jak gdyby lękała się rozbudzić tę tam uśpioną. Spędziła wiele bezsennych nocy i teraz postanowiła nie odstąpić na krok swej kochanej pani, wytrwać do końca. Pan Marston nie zwrócił najmniejszej uwagi na mnie, gdym wszedł do bawialnego pokoju. Zagłębiony w fotelu, płakał. Panna Marchstone siedziała przy biurku zarzuconym papierami. Podała mi chłodno końce palców, pytając obojętnie szeptem, czy wzięto ze mnie miarę na żałobę. Tak, odpowiedziałem równie cicho. Przywiozłeś ze sobą koszulę? Dodała. Przywiozłem. Mam z sobą całą moją odzież. Na tym ograniczyły się słowa pociechy. Nie wątpię, że z pewną przyjemnością popisywała się swym hartem i tym podobnymi szatańskimi w takich okolicznościach zaletami swego charakteru. Dumna też była z praktyczności, jakiej i obecnie stale dawała dowody, pisząc, rachując, zajmując się wszystkim zgoła. Do samego wieczoru przesiedziała przy biurku. Pióro jej ustawicznie skrzypiało. Do każdego przemawiała tym samym oschłym szeptem. Na twarzy jej żaden nie drgnął muskuł. W głosie żadna serdeczniejsza nie zadźwięczała nuta. Nawet fałdy jej sukni najlżejszej nie uległy zmianie. Brat jej brał czasem książkę do ręki, ale jej nie czytał. Otwierał ją tylko i godzinami całymi wpatrywał się w tę samą stronicę. Czasem wstawał i przechadzał się po pokoju Siedziałem z założonymi na piersiach rękoma I liczyłem jego kroki Lub przypatrywałem się mu w milczeniu Rzadko przemawiał do siostry, do mnie zaś ani razu On jeden, w ciszy zaległej dokoła Zdawał się być miotany niepokojem W dniach poprzedzających pogrzeb Mało widywałem Pegoty, która nie opuszczała pokoju Gdzie spoczywała matka moja z dzieciątkiem Wieczorem tylko, gdym się położył Siadywała przy mnie, dopóki nie zasnąłem. W wigilię pogrzebu sądzę, że musiało to być wigilią, lecz zapamięć moją w tych ciężkich chwilach nie ręczę, zaprowadziła mnie tam. Wszystko było tam białe, czyste, świeże, spokojne. Lecz gdy sięgnęła ręką po zakrywającą łóżko zasłonę, zatrzymałem ją, wołając, o nie, nie, nie. Gdyby pogrzeb miał miejsce wczoraj dopiero nie mógłbym pamiętać dokładniej. Samo powietrze i gra barw w saloniku. Ogień na kominie. Kipienie wina w dzbanach i kielichach. Kształt talerzy i półmisków. Słodki zapach ciasta. Woń sukni panny Marston. czernie naszej żałoby. Wszystko to utkwiło mi w pamięci. Pan Chilip obecny zbliżył się do mnie. Jak się masz, kochany chłopcze? Milcząc podałem mu rękę. No proszę, proszę, zauważył z uśmiechem i z zachodzącą mu zarazem wzrok wilgocią. Jak te dzieci szybko rosną. Dogonią nas ani się obejrzym. Ostatnie słowa zwrócone były do panny Marston. Nie zwracamy zwykle na to uwagi, ciągnął doktor. Lecz zauważywszy, że go panna Mart stąd zbywa chłodnym milczeniem, cofnął się wraz ze mną do kąta i nie otworzył już więcej ust. Notuję to, jak i wszystko, co mi się wraziło w pamięć, nie dlatego, abym myślał wówczas o sobie. Pamiętam, że zadzwoniono w kościele i że pan Omer i inni zaczęli nas popędzać. Pegot mówiła mi kiedyś, że odprowadzający mego ojca do tego samego grobu także wyruszali z owego pokoju. Było nas kilku, pan Mardstone, sąsiad nasz, pan Grayper, pan Chilip i ja. Gdyśmy wyszli z domu, żałobnicy stali już ze swym ciężarem w ogrodzie, poszliśmy za nimi ścieżką, minęliśmy wiązy, bramę, weszliśmy na cmentarz, gdzie niegdyś, w letnie poranki, przysłuchiwałem się szczebiotowi ptaszant. Stanęliśmy do mogiły. Dzień wydawał mi się odmienny, od dni innych. I sama jego jasność, trochę jakby przyćmiona i smętna, panowała niewzruszona uroczysta cisza. Za chwilę mieliśmy Ziemi oddać, co ziemskie. Nad odkrytymi głowami rozległ się czysty i wyraźny głos kapłana: Jam jest z martwych wstanie i życie, mówi Pan. Usłyszałem łkanie, obejrzałem się. Opodal stała wierna sługa. Jedyne pozostały mi na ziemi serce. Pewien jestem, że pan mógłby powiedzieć do niej: idź w pokoju. W tłumie otaczającym mogiły spostrzegłem znane mi twarze. Twarze widywane w kościele, gdziem zwykł był niegdyś szukać rozrywki dla mej dziecięcej wyobraźni, twarze znane matce mojej, które witały ją, gdy w kwiecie młodości osiadła w tej okolicy. Nie myślałem wówczas o tym, cały oddany boleści. Wszystko to jednak musiałem widzieć dokładnie, jeśli zapamiętał tak wiernie nawet twarz mini i śmiejące się jej spojrzenia, szukające, stojącego za mną kochanka. Skończyło się. Zasypano grub ziemią. Wyszliśmy z cmentarza. Przed nami wznosił się nasz dom, w niczym niezmieniony, taki jak był dawniej, co bardziej jeszcze żal mój powiększało. Wiedli mnie do tego domu. Pan Chilip coś do mnie mówił, a kiedyśmy weszli, podał mi szklankę wody. Na moją prośbę, aby mi pozwolono odejść do mego pokoju, z kobiecą zezwolił łagodnością. Wszystko to ma dla mnie świeżość wczorajszych wspomnień. Późniejsze wypadki falują mi w pamięci, jak zmienne morskie zwierciadło. Te zaś stoją na kształt niewzruszonej skały. Tego ty przyszła niebawem do mego pokoju. W dniu tym panowała świąteczna jakaś atmosfera, odpowiednia naszym nastrojom. Pego ty usiadła na brzegu mego łóżeczka i ująwszy mnie za rękę, podnosiła ją od czasu do czasu do ust, to znów gładziła i pieściła w swych dłoniach zupełnie tak, jak gdyby koiła płacz mego małego braciszka. Opowiedziała mi po swojemu, jak to wszystko się stało. Od dawna już, mówiła, była cierpiąca. Miotał nią niepokój. Nie była szczęśliwa. Z początku po urodzeniu się dzieciątka sądziłam, że się wzmocni, ale wyglądała coraz gorzej, gorzej. Z każdym dniem traciła siłę. Przed urodzeniem dziecka lubiła siadywać samotnie i płakać w skrytości. Potem zwykła była śpiewać nowonarodzonemu tak słodko, że czasem, słuchając, zdawało mi się, że głos ten spływa z wysoka i tuż, tuż się rozpłynie. Sądzę, Ciągnęła, że stawała się coraz bardziej nieśmiała, lękliwsza. Każde ostre słowo raniło biedaczkę i dobijało. Dla mnie pozostała zawsze taka, jaką dawniej była. Nie zmieniła się nigdy. Biedna moja. Kochana niebogo. Zatrzymała się Pegoci i delikatnie gładziła mnie po ręku. Ostatni raz, mówiła dalej. Widziałam ją taką, jaką dawniej bywała. Tego wieczoru coś przyjechał na wakacje. W dniu twego odjazdu nieboraczka powiedziała mi, nie zobaczę go już pewno więcej. Przeczucie nigdy mnie nie myli. Starała się panować nad sobą, a gdy dowodzili, że jest dziecinna i bezmyślna, nie zaprzeczała im. Uśmiechała się tylko łagodnie. Nigdy też nie wspominała o tym przy mężu, Bała się mówić komukolwiek, ale mnie mówiła wszystko, wszystko. Raz tylko tydzień temu powiedziała wieczorem mężowi, mój drogi, sądzę, że już umieram. Kiedy ją wieczoru tego rozbierała do snu, mówiła mi, Pegoty, uwierzy on temu, co mówię, bo to nastąpi i minie. Czuję się bardzo, bardzo chora. Jeśli to ma być snem, zostań przy mnie. Zanim zasnę, nie odchodź ode mnie, Bogu polecam moje dzieci. Niech Pan ma w swej opiece biednego mego sierota. Od tego wieczoru nie odstępowała mnie ani na krok, ciągnęła Pegoti. Często rozmawiała i z tamtymi. Kochała ich nieboraczka, kochała każdego, co się do niej zbliżył, lecz gdy odchodzili od jej wezgłowia, zwracała się zawsze ku mnie. Jak gdyby we mnie tylko znajdowała ukojenie. I zasypiała na moich rękach. Ostatniego wieczoru ucałowała mnie, mówiąc: Jeśli moje maleństwo umrze, proszę cię, niech je położą przy mnie, niech nas razem pochowają. Tak się też i stało. Biedactwo przeżyło matkę w jeden dzień zaledwie. Rozdział dziesiąty: Zaczynam zarabiać na życie. Po pogrzebie i odsłonięciu okien, panna Marston Wypowiedziała służbę Pegoty. Chociaż obecne miejsce nie mogło jej zadowalać, sądzę, że przez wzgląd na mnie Pegoty nie zamieniłaby go dobrowolnie, nawet na najkorzystniejsze. Powiedziała mi, że mamy się wkrótce rozstać, wytłumaczyła dlaczego. Z całego serca ubolewaliśmy nad tym oboje. O mnie i o planach dotyczących mojej przyszłości nie mówiono wcale, nie powzięto żadnych kroków. Z przyjemnością zapewne wypowiedziano by i mnie służbę gdyby się to dało zrobić. Raz zdobyłem się na odwagę i spytałem pannę Martstone, kiedy wrócę do szkół. Odpowiedziała mi oschle, że o ile sądzi, nie wrócę wcale. Poza tym niczego mi się nie dowiedział i wraz z Peggotty gubiliśmy się w płonnych domysłach, nie mogąc się niczego dowiedzieć. W położeniu moim zaszła jednak pewna zmiana. Dodając mi swobody na razie, zatrwożyłaby mnie co do swych przypuszczanych następstw, gdybym się był wówczas nad tym zastanawiał. Oto zniesiono ciążący przedtem nade mną dozór. Nie wymagano już, abym przesiadywał całymi godzinami w bawialni pokoju. Owszem, raz, gdym przysuwał do ogólnego stołu krzesło, panna Marston dała mi znak głową, abym się oddalił. Nie broniono mi przesiadywać w kuchni z Pegoty. Nie zmuszano dotrzymywać towarzystwa panu Marston, Jednym słowem, nie troszczono się o mnie zupełnie. Z początku drżałem na myśl, czy pan lub panna Marston nie mają czasem zamiaru zająć się sami wychowaniem mnie. Wkrótce się jednak przekonałem, że obawy były zbyteczne i jeżeli groziło mi cokolwiek, to zupełne zaniedbanie. Na razie odkrycie to zbytnio mnie nie zmartwiło. Ogłuszony śmiercią matki. Zobojętniałem na inne względy. Pamiętam tylko, że od czasu do czasu przypuszczał możliwość nieotrzymania wcale dalszego wychowania, wyrośnięcia na człowieka lichego, ciemnego, trawiącego lata w próżniactwie i gdzieś w wiejskiej głuszy. Czasem znów marzyło mi się, że jak bohaterowie w bajkach pójdę w świat szukać szczęścia. Czcze to były marzenia, snutne w samotnych, bezczynnych godzinach, a wyglądały tak, jak gdybym czytał je lub widział kreślone na ścianach mojego pokoju. Znikały też bez śladu ze ścian tych białych, nagich. Pegoty, zauważyłem raz wieczorem, grzejąc ręce przy kominku. Zdaje mi się, że mnie pan Marston coraz mniej lubi. Nie przepadał za mną wprawdzie nigdy, lecz teraz już znieść mnie nie może. To tak z żalu, rzekła Pegoty, głaszcząc mnie po czole. O, nie, Pegoty, wiem przecież, co to cierpienie, i gdyby to był tylko żal taki, nic bym nie mówił. Ale to co innego, co innego. Skądże możesz wiedzieć? spytała po chwili namysłu. Bo widzisz, jego żal inaczej się wyraża. Teraz, kiedy siedzi tam z siostrą u kominka, jest smutny, lecz niechbym się tylko pokazał, byłby. byłby? powtórzyła Pegoty. Wściekły. Odrzekłem mimowoli naśladując zmarszczenie jego brwi. Gdyby to był, jak mówisz, żal tylko, nie tak by patrzał na mnie. Przecież ja jestem smutny, a czuję się lepszy niż przedtem byłem. Pegoty milczała. I ja milcząc grzałem się przy ogniu. Davy, rzekła wreszcie. Słucham, Pegoty. Starałam się, o ile mogłam, znaleźć sobie miejsce tu, w tych stronach, w Blanderstone, lecz nie znalazłam nic odpowiedniego, moje dziecko. A no więc cóż zamierzasz począć? Spytałem ją żywo. Chcesz szukać szczęścia gdzieś po świecie? Sądzę, odrzekła, że będę zmuszona wrócić do Yarmouth i tam zamieszkać. O, to dobrze zawołałem, uspokojony nieco. Jeśli byś odjechała daleko, to, to byłoby tak, jak gdybym ciebie stracił, moja typ Pegoty. Tak zaś będę cię czasem widywał. To nie koniec świata. I owszem, i owszem, zawołała ożywiając się. Dopóki tu będziesz, kochanie, będę przyjeżdżała co tydzień, regularnie, co tydzień do końca mego życia. Obietnica ta strąciła mi kamień z serca, a Pegoty mówiła dalej. Teraz pojadę do brata w gościnę na parę tygodni. Chcę odpocząć i przyjść do siebie. Otóż myślę, że może ponieważ właściwie nie bardzo tu im jesteś teraz potrzebny, puszczą cię ze mną. Jeśli cokolwiek mogłoby sprawić mi wówczas przyjemność, to na pewno ten projekt. Myśl znalezienia się znów wśród tych poczciwych, witających mnie z radością ludzi, odczucia na nowo błogiego spokoju tych niedzielnych poranków z rozśpiewanymi w powietrzu dzwonami z pluskiem rzucanych w morze kamyków, z widokiem znikających w mgle żagli, perspektywa błąkania się po wybrzeżu z małą Emilką, opowiadania jej mej boleści, zbierania muszelek i barwnych kamyków. Wlewały mi już w serce pewne ukojenie. Po chwili jednak serce to znów ogarnęło zwątpienie. Co na to powie panna Mardzdon? Szczęściem zwątpienie znikło niebawem, gdyż ta ostatnia weszła właśnie do kuchni, aby dokonać wieczornego przeglądu spiżarni. Pego tej prawie natychmiast, ze śmiałością, która mnie przeraziła, przeszła do sedna sprawy. Chłopiec będzie próżnował, powiedziała panna marstną, zaglądając do garnka z piklami. A próżniactwo jest źródłem wszelakiego zła. Zresztą i to prawda czy tu, czy tam wszędzie się będzie oddawał próżniactwu, takie już moje przekonanie. Pegoty miała gotową na ustach odpowiedź, połknęła ją jednak przez wzgląd na mnie i zachowała milczenie. Ha, ciągnęła panna tą, nie odrywając oczu od dna garnka. Główna rzecz, najgłówniejsza, aby bratu memu zapewnić spokój. To też sądzę, że chyba mogę zezwolić na odjazd tego chłopca. Podziękowałem, nie okazując jednak zbytniej radości z obawy, aby nie cofnęła pozwolenia, co było zresztą możliwe. Wnosząc ze spojrzenia, jakie rzuciła na mnie, rzekłbyś, że jest skąpała we wszystkich wyssanych z dna garnka kwasach. Bądź co bądź, otrzymałem upragnione pozwolenie. I jeszcze przed upływem miesiąca byliśmy oboje z Pegoty gotowi do odjazdu. Pan Berkis zjawił się po kuferek Pegoty. Pierwszy to raz, o ile mi było wiadomo, przekroczył próg naszego domu. Wynosząc kuferek, spojrzał na mnie, jak mi się wydawało, znacząco, jeśli w ogóle umiał spoglądać znacząco. Pegoty wyglądała na przybitą, opuszczając na zawsze dach, który od lat tylu był jej dachem, pod którym nawiązały się najsilniejsze w jej sercu przywiązania do mojej matki i do mnie. Wczesnym rankiem dnia tego poszła na cmentarz, a wsiadając do wózka, zakrywała oczy chustką do nosa. Dopóki pozostawała w tym stanie żalu, pan Berkis nie dawał znaku życia, siedział na koźle milczący i nieruchomy. Lecz gdy uspokoiwszy się nieco, zaczęła oglądać się za węzełkami i mówić do mnie. Woźnica począł kiwać głową i wykrzywiać usta. Nie domyślałem się w najmniejszej mierze, co chciał przez to wyrazić. Piękną mamy pogodę. Zagadnąłem z grzecznością. A, niezłą, odrzekł. Pegoty już się uspokoiła nieco, dorzuciłem, chcąc go upewnić. Doprawdy. Dopiero po chwili namysłu, oglądając się na nią, dodał: Więc się na dobre uspokoiła. Pegoty uśmiechnęła się potakując. Na dobre. Na dobre, mruczał, trącając ją ramieniem naprawdę? Na dobre? E, co? za każdym pytaniem pochylał się ku niej i trącał ją ramieniem, tak żeśmy się wkrótce wszyscy troje, strasznie stłoczeni, znaleźli po lewej stronie wózka. Dopiero wówczas też zwróciła uwagę woźnicy na to, co się ze mną dzieje i pan Berkis odsunął się nieco. Zdawało mi się, że był bardzo zadowolony, iż znalazł był sposób na wyrażenie swych uczuć bez pomocy słów. Chichotał bowiem czas jakiś, a potem znów przysuwając się do Pegoty tak, że aż mi w tym tłoku tchu brakowało, powtarzał: Naprawdę, na dobre. Wpadłem na pomysł, usunięcia się na sam brzeg wózka, udając, że przyglądam się okolicy. Woźnica zatrzymał konia przy gospodzie, częstował nas baraniną i piwem, a gdy Pegot i piła piwo, począł znów przysuwać się do niej i trącać ją w ramię. Dopiero gdy zaczęło się zmierzchać, potrzeba zwracania baczności na drogę sprawiła, że nie miał czasu na zaloty. Wjeżdżając zaś na Brook Yarmouth, byliśmy wszyscy i tak zbyt mocno szarpani i rzucani na wszystkie strony, aby móc o czym bądź myśleć. Pan peggotty i Ham czekali nas w zwykłym miejscu. Przyjęli tak mnie, jak peggotty z oznakami niekłamanego zadowolenia. Ścisnęli też dłoń barkisa. Nieosobliwie wyglądającego w tej chwili z kapeluszem suniętym na tył głowy, z zafrasowanym wyrazem twarzy, prezentował się nie najlepiej. Pan Pegoty i Ham ujęli każdy za jedno ucho kufer Pegoty, gdy tymczasem woźnica odwołał mnie na stronę. Dobrze idzie, mruknął. Spojrzałem pytająco i z głęboką domyślnością odrzekłem Aha. Sprawa jeszcze nieskończona, ciągnął poufnie, ale na dobrej już drodze. Powtórzyłem, aha, na dobrej drodze. Czy nie mówiłem, że m gotów? Że barkisz gotów? Potrząsnąłem głową. Bądźmy przyjaciółmi, ciągnął ściskając mi rękę. Dopomogłeś mi znakomicie. A, pamiętasz, paniczu? Pomimo poufnej miny i tonu, pan Berkisz był tak tajemniczy, że gdybym wpatrywał się weń godzinami całymi, nie odgadłbym zapewne, o co mu właściwie idzie. Wtem zawołała mnie Pegot. Idąc, zapytała, co mi mówił. Że wszystko na dobrej drodze, odrzekłem. Patrzy go, jaki bezczelny, zawołała. Mnie to ani w głowie. Po chwili znów spytała. Davy... Kochanie, a co byś powiedział, gdybym wyszła za mąż? Co? Myślę Pegoty, że nie przestałabyś mnie kochać, odrzekłem po chwili namysłu. Ku niemałemu zapewne zdziwieniu przechodniów, a także zdążających za nami z kuferkiem krewniaków Pegoty, poczciwa ta dusza porwała o. mnie objęcia, zapewniając o niezmienności swego przywiązania. Powiedz, kochanie, no co byś na to powiedział? Znów zapytała, wyściskawszy mnie, ile się dało. Jeśli byś chciała wyjść za pana Berkisa? Tak. Myślałbym, że to bardzo dobrze. Miałabyś konia, własny wózek, droga by cię nie kosztowała i przyjeżdżałabyś częściej odwiedzać mnie. Jakie to dziecko dowcipne, zawołała Pegoti. Przez cały przeszły miesiąc o tym właśnie tylko myślałam. A, i o tym, że będę mniej zależna. Bo widzisz, we własnym domu lżej jest pracować. Nie umiem sobie wyobrazić, jakbym się dziś zdała na służącą u obcych ludzi. Zresztą pozostałabym w pobliżu miejsca spoczynku mojej kochanej pani, ciągnęła ciszej. Mogłabym odwiedzać je, dopóki sama żyć będę. A potem pochowaliby mnie, gdzie blisko mojej najdroższej. Przez dość długą chwilę milczeliśmy oboje. Nie myślałabym jednak wcale o tym, ozwała się już wesoło Pegoti i gdyby mój Davy miał coś przeciw temu, rozmyśliłabym się nawet u stopni ołtarza, nawet gdybym miała obrączkę w kieszeni. Spójrz na mnie, Pegoti, rzekłem. Widzisz przecie, jak się cieszę, jak tego życzę sobie. Istotnie życzyłem z całego serca. Dobrze, moje życie, rzekła Pegoti ścisnąwszy mi rękę. Myślałam o tym wszystkim tysiąc razy, we dnie i w nocy, i zdaje mi się, że mam słuszność. Lecz poradzę się jeszcze brata, a tymczasem, Davy, niech to pozostanie między nami. Tobie tylko i mnie wiadome. Berkis to poczciwe chłopisko, i jeśli spełniając moje względem niego obowiązki, nie będę się czuć szczęśliwa, to będzie chyba moja własna wina. Naprawdę, na dobre! skończyła śmiejąc się na głos. Przytoczenie własnych słów Berkisa i mnie rozbawiło. Szliśmy więc dalej, śmiejąc się, i w wybornych humorach doszliśmy do mieszkania pana Pegoti. Wyglądało ono tak samo jak dawniej, tylko może nieco skurczyło się w mych oczach. Jak dawniej, tak i teraz na progu powitała nas pani Gamycz. Wewnątrz nie zmieniło się nic ani nawet muszelki koło lusterka w moim sypialnym pokoiku. Zewnątrz te same co dawniej, homary, kraby, raki, kłębiące się w tym samym co i dawniej zakątku dziedzińca. Zdawało się, że chcą zalać świat cały. Nie było tylko małej Emilki. Spytałem o nią pana Pegoty. W szkole. Odrzekł, ocierając z czoła pod wywołany dźwiganiem kufra Pegoty, a spojrzawszy na stary holenderski zegar dodał. Wróci za dwadzieścia minut lub najdalej za pół godziny. Wszystkim nam brakuje jej. Pani Gamicz zaczęła wzdychać. Odwagi, odwagi, niewiasto. Pocieszał ją pan Pegoti. Bo ja więcej niż kto inny odczuwam, skarżyła się pani Gamicz. W moim opuszczeniu brak mi tej jedynej żywej duszy, która mi nie robi wszystkiego na przekór. Wzdychając i trzęsąc głową, wdowa rozpalała ogień na kominie, a pan Peggotty, spoglądając na nas, potrząsał ze współczuciem głową, mrucząc, biedna stara. Z czego wniosłem, że w usposobieniu pani Gamicz od ostatniej mojej bytności wiarmut nie zaszła żadna zmiana. Tak więc wszystko tu było jak dawniej, te same miłe mi miejsca, a jednak. Nie takie, jak kiedyś wywierały na mnie teraz wrażenie. Czułem coś na kształt zawodu. Może dlatego, że mnie zastał Emilki w domu. Wiedząc, jaką będzie wracać drogą, wyszedłem jej na spotkanie. Wkrótce ujrzałem w dali idącą postać, poznałem ją od razu, chociaż urosła, szczupła była nadal. A gdy zbliżyła się i dostrzegłem błękitne jej oczy, błękitniejsze niż dawniej, jej wdzięczną twarzyczkę, wdzięczniejszą, jaśniejszą. Weselszą. Dziwne ogarnęło mnie uczucie. Udałem, że jej nie poznaję i minąłem, udając, że szukam czegoś. Postąpiłem tak samo raz jeszcze później w życiu, jeśli się nie mylę. Małą Emilkę wcale to nie obeszło. Poznała mnie, lecz zamiast zawrócić i zawołać, śmiejąc się, pobiegła naprzód. Musiałem ją doganiać, biegła tak szybko, że ją dopiero przy samym domu dogonił. O, to ty! Zawołała. Niby nie widziałaś, odrzekłem. A tyś nie widział? Kogo spotykasz? Odrzekła. Chciałem ją pocałować, lecz zakryła ręką śmiejące się usta, mówiąc, że przestała być małym dzieckiem i śmiejąc się ciągle wbiegła do domu. Odtąd zdawało się, że znajduje największą przyjemność w dokuczaniu mi i nie mogłem się dość nadziwić zaszłej w niej zmianie. Herbata była już na stole. Nakrycia nasze na dawnym miejscu, lecz Milka zamiast usiąść przy mnie, ofiarowała swe usługi pani gamicz. A na zdziwione pytania pana Pegotty odpowiedziała tylko śmiechem, kryjąc twarzyczkę we włosy, które na nią zgarnęła. Ach ty, mała kotko! zawołał pan Pegotty, gładząc ją po głowie szeroką swą dłonią. Kotka, istna kotka, prawda, pani Davy? chichotał Ham wpatrując się w nią z uwielbieniem, któremu rumieńcem zabarwiło policzki. Wszyscy ją pieścili, a już najwięcej pan Pegoty, którego okręcić by mogła wokół małego palca, byleby tylko jasną główkę skłoniła na jego ramię. Takiego przynajmniej nabrałem przekonania, widząc, z jakim pieszczotliwym czyniła to wdziękiem. Nie dziwiłem się panu Pegoty. Była tak miła, słodka, przyjacielska, a zarazem tak figlarna i nieśmiała, że podbiła mnie od razu zupełnie. Dobre też miała serce. Gdy po herbacie zasiedliśmy przy kominku i pan Pegoty z poza kłębów dymu swojeczki potrącił o stratę, jaką poniosłem, łzy napłynęły jej do oczu i popatrzyła na mnie ze współczuciem, które mnie do głębi serca wzruszyło. Ha! rzekł pan Peggotty przeciągając dłoń po jej jedwabnych włosach. Drugą tu mamy jeszcze sierotę. Jest jeden jeszcze, dodał, uderzając bratanka po ramieniu, lecz ten wcale nie wygląda na opuszczonego. Nie czułbym się też opuszczonym, rzekłem, gdybym miał takiego jak pan opiekuna. Prawda, wybornie, zawołał Ham. Nie czułbyś pani czu sieroctwa. Hurra, hurra. Teraz on uderzył starego po ramieniu, a mała Emilka uściskała swego opiekuna. Co słychać z panicza przyjacielem? spytał mnie pan Pegoty. — Z Destirfordem? Spytałem. A co, widzisz, mówiłem, że się tak nazywa, rzekł, zwracając się do hama. Utrzymywałeś, że Radoford, odrzekł Ham. Tobie zawsze rudel w głowie. Zresztą rudel czy Sterna jedno wyjdzie. Jak się miewa? Był zdrów, gdym odjeżdżał ze szkoły, odrzekłem. To mi przyjaciel, co się zowie, twierdził rybak, strząsając popiół z fajeczki. Miło spojrzeć na niego. Prawda, piękny, zawołałem dumny z mego przyjaciela. Piękny, rzekł pan Pegoty. Wygląda jak. Jak no sam nie wiem, tak pysznie. Jednym słowem, taki dzielny. O, tak, dzielny. Odważny jak lew i nie wyobrazisz pan sobie, jaki przy tym otwarty i szczery. Sądzę też, mówił otaczając się chmurą dymu rybak, że z nauką idzie mu jak po maśle. Nie ma rzeczy, której by nie umiał. Podchwyciłem ze wzrastającym zadowoleniem. Zadziwiająco zdolny i inteligentny. To mi przyjaciel, mruczał kiwając głową pan Pegoty. Nad niczym nie potrzebuję pracować, ciągnąłem. Dość mu raz spojrzeć w książkę, aby umieć lekcję, a w krykiecie pierwszy gracz może wygrać dziesięć partii z rzędu. Pan Pegoty kiwał potakująco głową. A jaki wymowny? Każdego przekona. Żałuję, że pan nie słyszał jego śpiewu. Znów pan Pegoty kiwnął potakująco głową. Kojny, szlachetny, wytworny, ciągnąłem zapalając się do przedmiotu, że się go dość nachwalić nie można. Do końca życia zachowam wdzięczność za troskliwą opiekę jaką mnie młodszego i słabszego otaczał, kiedym się znalazł w szkole. Z przyjemnością mówiłem o przyjacielu, nie spuszczając przy tym okaz małej emilki, słuchała z zajęciem, pochylona naprzód z lekko otwartymi ustami, z błyszczącymi oczyma z zarumienioną twarzyczką. Taka była ładna w tej chwili, żem się nagle zatrzymał. Wszyscy spojrzeli na nią i roześmieli się. Ona, tak jak ja! Zawołała moja Pegoty. Też pewnie chciałaby go poznać. Emilka zawstydziła się. Spuściła zarumienioną twarzyczkę, a dostrzegłszy przez zasłonę swych włosów, że patrzymy jeszcze na nią, co do mnie patrzyłbym całymi godzinami, uciekła i nie ukazała się aż późno wieczorem. Leżałem jak dawniej w małym łóżeczku, a wiatr jak dawniej szalał po nadbrzeżnej płaszczyźnie. Lecz teraz zdawało mi się, że wyje tak i jęczy po tych, którzy odeszli na zawsze. I zamiast myśleć, jak dawniej, że morze wystąpi z brzegów, zniesie z łodzi skleconą siedzibę rybaka, myślałem, że od czasu, kiedy po raz ostatni słyszałem szum jego fali, powstało i zalało własny mój rodzinny dom. W miarę jak jęki wiatru i szum morza zaczynały przycichać, dodałem, pamiętam, do ostatniej przedsennej modlitwy gorącą do niebios prośbę, abym wyrósł co prędzej i ożenił się z małą Emilką. Sen skleił mi powieki. Dni mijały tak jak mijały niegdyś, z tą jednak różnicą, że teraz rzadko kiedy błąkaliśmy się z Emilką po wybrzeżu. Teraz ona musiała się uczyć. Robiła ręczne robótki, była zresztą przez znaczną część dnia nieobecna. Czułem też, że gdyby i pozwalały na to okoliczności, nie byłyby już to te same co dawniej przechadzki. W małej, dziecinnej, figlarnej Emilce budziła się kobiecość i jeden rok czasu oddalił ją ode mnie. Wyprzedziła mnie. Czułem to niejasno, chociaż tego nie rozumiałem. Lubiła mnie z pewnością, lecz żartowała ze mnie, dręczyła po trosze i, gdym na przykład wychodził na jej spotkanie, wracała do domu inną ścieżką, a potem witała mnie z drwiącym śmiechem. Najlepszymi były chwile, gdyśmy spokojnie siadywali na progu domu. Ona z robótką, ja u nóg jej z książką, którą głośno jej czytywałem. Dziś jeszcze zdaje mi się, żem nie zaznał jaśniejszych i pogodniejszych od owych kwietniowych popołudni, żem odtąd nie spotkał tak słonecznej istoty jak ta, która siadywała na progu rybackiej chaty i nigdy nie widział podobnego nieba, morza, okrętów i żagli jak te, które niknęły w słonecznej gdzieś dali. Zaraz na zajutrz po naszym przybyciu pan Berkis zjawił się w niezwykle marzycielskim usposobieniu z chustką pełną pomarańcz, że zaś nic nie wspomniał o ich pochodzeniu lub przeznaczeniu, sądzono, że je zostawił przez zapomnienie. I dopiero Ham, wysłany na zwiady, przyniósł wiadomość, że były one przeznaczone dla Pegoty. Odtąd pan Berkis przychodził regularnie co wieczór o tej samej godzinie zawsze z paczką, o której nie wspominał nigdy, zostawiając ją przy drzwiach. Dary bywały przeróżnego rodzaju. Prosięta z cukru Olbrzymia poduszka do szpilek, ćwierć korca jabłek, parakolczyków, kilka hiszpańskich cebulek, pudełko z dominem, kanarek w klatce, wędzona szynka i tym podobne. Zaloty, jak i dary pana Berkisa były niezwykłe. Rzadko kiedy odzywał się, siadywał przy kominku, nieruchomy, zupełnie tak jak na koźle swego wózka, wpatrując się w siedzącą naprzeciw siebie pegoty pewnego wieczoru pod natchnieniem, jak sądzę, miłości, podjął upuszczony przez nią kawałek wosku, którego używała zwykle przy robocie i schował do kieszonki swej kamizelki. Odtąd wyjmował go z widoczną przyjemnością na każde jej zapotrzebowanie, za każdym jednak razem odkładając w przeznaczone mu na swym sercu schronienie. Zresztą zdawał się być zawsze rozbawiony, choć wcale niepowołany do brania udziału w toczącej się rozmowie. Nawet gdy towarzyszył Pegot na przechadzce, nie zadawał sobie w tym kierunku żadnego przymusu, poprzestając na pytaniu jej kilkakrotnym, czy się czuje zadowolona. To też po powrocie nieraz Pegoty kryła twarz w fartuch, śmiejąc się do rozpuku. Wszystkich nas to niezmiernie bawiło, oprócz pani Gamicz, w której zaloty berkisa budziły zapewne dawne jakieś wspomnienia i nieukojone żale. Wreszcie i kiedy pobyt mój w Yarmouth miał się ku końcowi, postanowiono, że pan Berkis i Pegoty wybiorą się razem na majówkę, w której mieliśmy z Emilką też uczestniczyć. W przeddzień ciągleśmy o tym mówili, a noc poprzedzającą ten dzień uroczysty miałem niespokojną. Wszyscyśmy wstali wcześniej niż zwykle, a zanim skończyliśmy śniadanie, już pan Berkis z wózkiem zjawił się po przedmiot swych uczuć i ubrana była w codzienną swą skromną i czystą suknię żałobną. Za to pan Berkis jaśniał w nowym granatowym surducie, szytym chyba przez krawca na wyrost, a czyniącym zbytecznymi przy najchłodniejszym bodaj powietrzu rękawiczki. Rękawy były długie, kołnierz właził na same uszy. Stroju dopełniały piaskowe pantalony i takaż kamizelka. Pan Berkis wyglądał uroczyście. Gdyśmy wsiedli do wózka, pan Pegoty wyniósł stary trzewik, prosząc panią Gamicz, aby go za nami wyrzuciła. Na szczęście. Nie, Danielu, niech to lepiej uczynią inne, niż moje dłonie, broniła się wdowa. Opuszczona jestem, nieszczęsna i wszystko, co przypomina mi istoty szczęśliwsze ode mnie, drażni mnie i boli. Spróbuj. Spróbuj, niewiasto, zachęcał pan Pegoty. Nie, nie, Danielu, opierała się wdowa. Gdybym czuła to mniej boleśnie, mogłabym to zrobić. Ty, Danielu, nie możesz tak jak ja czuć. Los nie był wobec ciebie tak przekorny, jak wobec mnie nieszczęsnej. Rzuć sam. Tu Pegoty, która z pośpiechem całowała wszystkich na pożegnanie, zawołała z wózka, że trzeba koniecznie, aby pani Gamicz, a nie kto inny, rzuciła trzewik. Co też ta ostatnia wreszcie uczyniła. Psując ogólną radość płaczem, którym nagle wybuchnęła, opadła na ramię Hama, wołając, że wie dobrze o tym, że jest ciężarem tylko i że będzie lepiej, jeżeli wróci do domu. Na co Ham zgodził się w zupełności. Wyjechaliśmy na majówkę. Przede wszystkim zatrzymaliśmy się u wrót kościelnych, a pan Berkis, uwiązawszy konia do płota i zostawiwszy mnie z Emilką na wózku, udał się z Pegoti do świątyni. Skorzystałem z tej sposobności i obejmując Emilkę prosiłem ją, aby przez wzgląd, że już tak niedługo pozostać mam w ich domu, była dla mnie dobra i uprzejma przez cały ten dzień. Emilka zgodziła się i pozwoliła ucałować siebie, co mnie tak rozentuzjazmowało, że mu świadczył, iż nikogo więcej nigdy kochać nie będę i gotów jestem przelać krew każdego, kto stanie między mną a nią. Jakże to ją nieskończenie ubawiło. Z jakim poczuciem nieskończonej wyższości mała kobietka oznajmiła mi, że jestem niedorzecznym dzieckiem. Mówiąc to, uśmiechała się jednak tak wdzięcznie, że patrząc na nią zapomniałem o mym upokorzeniu. Pan Berkis i Pegoty długo bawili w kościele, a gdy wyszli, pojechaliśmy dalej. Po drodze pan Berkis odwrócił się do mnie i, mrugając... To przypuścił, że brugać potrafi, spytał: A czyje to imię napisałem wtedy na wózku? Klary Pegoty odrzekłem. A teraz, jakie trzeba napisać? Klary Pegoty powtórzyłem. Klary Pegoty Berkis odrzekł, wybuchając śmiechem, który wstrząsnął całym wózkiem. Jednym słowem pobrali się i po to wstąpili do kościoła. Pegoty życzyła sobie, aby się to odbyło jak najciszej, bez świadków. Nagłe to oświadczenie pana Berkisa zmieszało ją nieco. Zaczęła upewniać mnie o swym niezmiennym do mnie przywiązaniu, wkrótce jednak uspokoiła się, oświadczając z zadowoleniem, że się to raz wreszcie skończyło. Zajechaliśmy do gospody przy drodze, gdzie czekano nas ze smacznym obiadem i tak zeszedł nam dzień cały, spokojnie i wesoło. Gdyby Pegoty była zamężna od lat dziesięciu, nie mogłaby zachowywać się spokojniej i swobodniej. Była dnia tego najzupełniej taka, jaką bywała zwykle. Przed herbatą wyszła z Emilką i ze mną na przechadzkę, a pan Bergis zapalił tymczasem fajeczkę, oddając się zapewne rozmyślaniu o swym szczęściu, co tak zresztą podnieciło jego apetyt, że chociaż przy obiedzie zjadł był zadziwiająco wiele wieprzowiny i sałaty, urozmaicając to paru dzikimi kaczkami, poprosił jeszcze o podanie do herbaty szynki na zimno i spożył sporą jej ilość. Nieraz myślałem później o tym dziwnym, spokojnym, niezwykłym dniu weselnym. Gdy zapadł wieczór, wsiedliśmy na wózek i wracając do domu w noc gwiazdistą, rozmawialiśmy o ciałach niebieskich. Byłem najwymowniejszy w tej dziedzinie, co wzbudziło podziw Berkisa. Opowiedziałem wszystko, co sam wiedział na ten temat, lecz mógłbym śmiało improwizować, tak bardzo i na ślepo ufał on moim wiadomościom i uzdolnieniu. Zapewniał nawet żonę przy tej sposobności, że jestem niezwykłym zjawiskiem. Gdyśmy wyczerpali przedmiot astronomii, Emilka zrobiła ze starej okrywki płaszcz. I otuliliśmy się nim oboje. Jakże miał kochał! Co to byłoby za szczęście, myślałem sobie, gdybyśmy się pobrali i jechali tak w pole, w las, na koniec świata, nie starzejąc się nigdy i nie zmieniając ani trochę, będąc zawsze dziećmi, błądząc dłoń w dłoni wśród słonecznej pogody po rozkwieconych łąkach. Wieczorem skłaniając znużone głowy na mchy wilgotne, usypiając w czystości i spokoju serca, po śmierci pogrzebani przez bujające w powietrzu ptaki. Marzenia podobne, nieziemskie, jasne i nieuchwytne, jak te tam wysoko gwiazdy, roiły mi się przez całą drogę. Teraz miło mi myśleć, że w dniu swego ślubu Pegoty miała przy sobie takie dwa dziecięce, niewinne serca jak Emilki i moje. Miło mi myśleć o tych dwóch drobnych istotach, co w nielicznym jej weselnym orszaku były uosobieniem wdzięku i miłości. Wróciliśmy do siedziby rybaka wcześnie przed nocą. Tam nas pożegnali pan i pani Berkis udając się do swego domu. Wtedy uczułem dopiero, żem utracił moją Pegoty. Zasnąłbym dnia tego ze ściśnionym sercem, gdyby nie to, żem się znajdował pod dachem osłaniającym i Emilki głowę. Pan Pegoty i Ham rozumieli doskonale, co się dziać musiało w mym sercu i czekając nas z wieczerzą, próbowali mnie pocieszyć. Emilka. Usiadła blisko po raz pierwszy w czasie mej bytności w Yarmouth i tak się zakończył ów pamiętny dzień. Gdyśmy się mieli ku spoczynkowi, pan Pegoty z bratankiem, korzystając z przypływu morza, udali się na połów. Czułem się dumnym, gdyż spadał na mnie obowiązek czuwania nad Emilką i panią Gamicz w opustoszałym domu. Pragnąłem, aby lew, wąż lub inny potwór napadł nas, a wym go Mógł zabić i okryć się chwałą. W braku rzeczywistego niebezpieczeństwa śniły mi się tylko nocą smoki, lwy i potwory morskie. Rankiem zjawiła się Pegoti. Zastukała do mego okienka, jak to zwykła była czynić i zdawać by się mogło, że pan Berkis jest też snem tylko. Po śniadaniu wzięła mnie z sobą do własnego domu. Śliczny to był domek. Zachwyciło mnie szczególnie stare biurko z ciemnego drzewa stojące w bawialnym pokoiku, a którego górna część podnosiła się i chroniła wielką księgę męczenników Foxa. Książkę tę, treści jej nie pamiętam ani słowa, odkryłem od razu i odtąd ilekroć odwiedzałem Pegoty. Przysuwałem do biurka krzesło, otwierałem skrytkę z drogocennym przedmiotem i tonąłem w przeglądaniu księgi. To jest mnogich obrazków przedstawiających najrozmaitsze męczeństwa. Dotąd w myśli mej dom Pegoty i księga męczenników pozostały nierozdzielne. Rozstałem się dnia tego z panem Pegoty, Hamem, panią Gamicz i Emilką. Noc spędziłem u Pegoty w małym pokoiczku na poddaszu, gdzie zastałem na półeczce książkę o krokodylach, a o którym to pokoiczku Pegoty powiedziała, że pozostanie moim. Na zawsze. Teraz i zawsze. Za młodu i w starości, Davy, dziecko moje, mówiła, dopóki dach ten będzie moim, możesz tu przyjeżdżać jak do własnego domu. Pokoik ten zawsze gotów będzie na twoje przyjęcie. Utrzymywać go będę tak, jak utrzymywałam twój pokoik tam w Blunderstone. Choćbyś nawet kiedy do samych Chin wyjechał, to po powrocie żadnej tu nie zauważysz zmiany. Czułem całą szczerość i serdeczność słów Mej starej piastunki Dziękowałem jej z serca, ale niezbyt wymownie Gdyż mówiąc, tuliła mnie mocno do piersi A ranka tego wracać miałem do Martstone'ów Gdzie mnie pan Berkis z żoną odwieźli sami Nie bez żalu pożegnali mnie przy bramie Z dziwnie też ściśniętym sercem Stanąłem pod drzewami przed tym domem, w którym nie było już nikogo, kto by mnie przyjaźnie powitał i oczyma pełnymi łez spoglądałem za odjeżdżającą Pegoti. Teraz popadłem w stan zaniedbania i litość nad samym sobą nie ogarnia, ilekroć o tym wspominam. Strącono mnie w samotność, bez dobrego słowa, bez towarzystwa, bez rówieśników. Pozostawiono własnym myślom, których cień rozciąga się i dosięga aż stronic obecnie pisanych. Cóż bym dał za to, aby być wysłanym do najsroższej ze szkół? Cóż bym dał, aby się uczyć, czego bądź, jak bądź, gdzie bądź? Nie zostawiono mi nawet tej nadziei. Nie lubili mnie. Zaniedbywali uparcie srogo i stale. Sądzę, że w tym czasie pan Marston sam był widocznie przybity, ale niewielki to miało wpływ na mój los. Nie znosił mnie po prostu. I odpychając mnie od siebie, chciał, jak sądzę, Utrwalić się w przekonaniu, że nic mi nie jest winien, co mu się zresztą udało. W istocie nie obchodzono się ze mną źle w pospolitym tego słowa znaczeniu. Nie bito, nie głodzono. Lecz wyrządzano mi krzywdę nieustannie, systematycznie i z rozmysłem. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu zaniedbywano mnie najzupełniej. Myślałem czasem, co by poczęli, gdybym zachorował. Czy leżałbym opuszczony w samotnym mym pokoiku, trawiony chorobą, czy też przyszliby mi wówczas z pomocą? Gdy pan i panna Marston byli w domu, jadałem z nimi. Gdy ich nie było w domu, jadałem sam. Zresztą przez cały dzień błąkałem się po domu i okolicy bez opieki. Chyba, że opieką nazwę zakaz przyjaźnienia się z kimkolwiek. Bali się może, abym się przed ludźmi nie skarżył. Dlatego to zapewne, chociaż pan Chilip. Był wdowcem od lat kilku, utraciwszy drobną swą jasnobłosą żonę, której obraz w mych wspomnieniach łączył się z obrazem jasnej, opręgowatej sierści kotki. Zapraszał mnie często do siebie, ale rzadko kiedy miałem przyjemność spędzić popołudnie w jego gabinecie, na oglądaniu książek, z których wydzielał się silny, apteczny zapach, lub na rozcieraniu w moździerzu i pod jego kierunkiem jakichś niewinnych proszków. Dla tychże samych, zapewne powodów popartych niechęcią do niej rzadko pozwalano mi odwiedzać Pegoty Wierna swej obietnicy regularnie co tydzień odwiedzała mnie lub spotykała się gdzie bądź ze mną i nigdy nie przybywała z pustymi rękoma Lecz ileż gorzkich odmów słyszałem gdym prosił, by mi pozwolono pójść do Berkisów Rzadko kiedy udawało mi się uzyskać ich zgodę z czasem dowiedziałem się, że pan Berkis jest niby, jak Pegoty mówiła, skąpcem, że chowa pieniądze w stojącym podłóżkiem kuferku, zapewniając, że napełniony jest samą starą odzieżą. W kuferku tym zamykał swe skarby tak szczelnie, że dla wydobycia najmniejszej ich cząstki wypadało rozwijać prawdziwą dyplomatyczną akcję. Aby dostać to, co było niezbędnym na pokrycie tygodniowych wydatków Pegoti, musiała dosłownie spiskować. Ciągle też odnosiłem wrażenie, że w zaniedbaniu, w jakie popadłem, marnieją moje zdolności i byłbym bardzo nieszczęśliwy, gdyby nie moje stare książki. Stanowiły one jedyną mą pociechę i okazały się wiernymi przyjaciółmi, do których też ustawicznie wracałem, odczytując je kilkakrotnie. Zbliżam się do epoki mego życia, której nie zapomnę nigdy, którą pamiętam w najdrobniejszych szczegółach i której wspomnienie, niewywoływane przeze mnie nieraz i to w najszczęśliwszych dniach mego życia, wznosiło się na mojej drodze na kształt zagrobowej mary. Pewnego dnia, gdym włóczył się bez celu, rozmarzony i bezczynny, jak zwykle. Na skręcie drogi przy naszym domu spotkałem pana Mardstone, przechadzającego się z jakimś nieznajomym. Zmieszany chciałem się cofnąć, gdy nieznajomy spostrzegłszy mnie zawołał: Aha, Brooks. Nie, panie, David Copperfield, odrzekłem. Co mi tam bzdurzysz, mały? Brooks jesteś. Brooks z Sheffield. Znam cię przecie. Patrzyłem się uważnie w nieznajomego. Uderzył mnie jego śmiech. Przypomniałem sobie pana Quinion, poznanego w czasie mej wycieczki z panem Mardstone do Lowestoft przed... mniejsza z tym, kiedy. Jakże ci się powodzi, Brooks. Gdzie się uczysz? Pytał mnie pan Quinion, biorąc za ramiona i zawracając, abym szedł z nimi. Nie wiedząc, co odpowiedzieć na to pytanie, spoglądałem nieśmiało na pana Mardstone. – Obecnie jest w domu – rzekł ten ostatni. – I nie wiem doprawdy, co z nim począć. Niełatwy to charakter. Przy tych słowach znane mi skośne spojrzenie spoczęło na mnie, by po chwili odwrócić się ze ściągnięciem brwi i widocznym wstrętem. – Aha – odchrząknął pan Quinion, wodząc okiem po nas. Po chwili dodał – śliczna pogoda. Zapanowało milczenie. Rozmyślałem jak oswobodzić moje ramię od ciążącej na nim ręki nieznajomego i wymknąć się czym prędzej, gdy ten ostatni znów mnie spytał: A czy nadal jesteś taki bystry, jak dawniej bywałeś? Co, Brooks? O, dość bystry. zauważył z niecierpliwością pan Marston. Puść go, lepiej nie będzie ci wdzięczny, że się nim interesujesz. Pan Quinion puścił mnie. Wbiegłem do domu. Na skręcie drogi obejrzałem się. Pan Marston stał oparty o furtkę cmentarną i rozmawiał z panem Quinion, a że obydwaj patrzyli za mną. Pewien byłem, że o mnie mówią. Pan Quinion nocował u nas. Nazajutrz po śniadaniu odstawiłem swe krzesło i zabierałem się właśnie do wyjścia, gdy mnie pan Marston zatrzymał. Zwrócił się z powagą do stołu, przy którym panna Marston przeglądała rachunki. Pan Quinion tymczasem. Z rękami w kieszeniach wyglądał obojętnie przez okno. Ja zaś przyglądałem się im. Davidzie — zaczął pan Marston. — Młodość wymaga czynu. Na nic się nie zda zbijanie bąków, mazgajstwo, lenistwo. — W czym właśnie celujesz? — zauważyła panna Marston. — Pozostaw mi to, Jane. — Otóż mówiłem ci, Davidzie, że młodość wymaga życia czynnego, nie zaś mazgajstwa i próżniactwa — Zwłaszcza dla chłopca o takim jak ty usposobieniu największym dobrodziejstwem jest skierowanie go na drogę pracy. Wykorzenienie w nim zgubnych skłonności. Tu krnąbrność nie pomoże, wtrąciła siostra. Trzeba ją przełamać i przełamaną zostanie. Spojrzał na nią z wymówką, ale i z aprobatą zarazem, po czym mówił dalej, zwracając się do mnie. Wiadomo ci zapewne, dejwi, że nie jestem bogaty. W każdym razie przyjm to od tej chwili do swej wiadomości. Wychowanie, jakie dotąd otrzymałeś, było staranne i pociągało znaczne koszta. Gdyby jednak wcale nie pociągało kosztów lub gdybym był w możności podołania takowym, to jednak zdaniem moim szkoły nie przyniosą ci żadnej korzyści. Czeka cię ciężkie życie i im wcześniej się w nie wdrożysz, tym lepiej. Zdawało mi się wtedy, że już kosztował goryczy ciężkiego życia, ale myliłem się jednak. Czy słyszałeś co kiedy o kantorze? spytał pan Marston. O kantorze, panie? Tak, Marston i Greenby, handel winami. Musiałem wyglądać na zdziwionego, bo dodał szybko, aleś musiał słyszeć o kantorach, handlu, piwnicach, przystaniach, Istotnie słyszałem, rzekłem, przypominając sobie jego rozmowy z siostrą, na które nie zwracałem dotąd szczególnej uwagi. Nie wiem tylko, co słyszałem. Mniejsza z tym, rzekł. Oto pan Quinion zarządza tym interesem. Spojrzałem z uszanowaniem na pana Quinion, wyglądającego ciągle oknem. Pan Quinion mówił mi właśnie, że potrzebuje kilku chłopaków i mógłby wziąć cię na tych samych co inni warunkach. Skoro. Zauważył półgłosem i na wpół, odwracając się od okna pan Quinion. Nie ma dlań innych widoków. Pan Marston z niecierpliwym i rozgniewanym gestem mówił dalej, nie zważając na tę przerwę. Warunki są następujące. Powinieneś sam zarobić na jedzenie, buty i drobne potrzeby. Ja zaś opłacę twoje pomieszczenie. A co do oprania, można tu odsyłać. Zauważyła panna Marston. O ubraniu twym też pomyślimy, dodał pan Marston. Tymczasem nie podołałbyś temu. Jedziesz więc, widzie z panem Quinion do Londynu, aby rozpocząć życie na własną rękę. Krótko mówiąc, wystaraliśmy się o to dla ciebie. Staraj się i ty, więc, godnie spełniać swoje obowiązki, dokończyła panna Marston. Chociaż wiedziałem dobrze, że na dnie tych projektów leży jedynie chęć pozbycia się mnie. Nie pamiętam już, jakie na mnie wiadomość ta wywarła wrażenie. Zdaje mi się, że byłem wszystkim oszołomiony. Nie pozostawiono mi zresztą czasu dla ochłonięcia z pierwszego wrażenia. Zaraz następnego dnia mieliśmy wyjechać z panem Quinien. I oto nazajutrz w starym białym kapelusiku opasanym krepą żałobną, w czarnym spenserku i takichże sztywnych welwetowych spodenkach panna Marston uznała wszystko to za dostateczną zbroję w walce z życiem, na którą mnie wyprawiano, z całym mym szczupłym mieniem, zamkniętym w stojącej przed mną walizce, opuszczony, że użyję wyrażenia pani Gamicz, znalazłem się wraz z panem Quinion w dyliżansie mającym zawieść nas do Londynu. Oto niknął już w oddali wieże naszego kościółka i cmentarne krzyże. I coś mi już zakryło znane mi moje dwie mogiły. Przede mną pusta droga. Nade mną puste głębokie niebiosa. Rozdział jedenasty. Zaczynam życie na własną rękę, co mi nie smakuje. Dziś nawet kiedy znam świat i ludzi, w tym stopniu, że mnie już nic niemal nie dziwi, to dziwię się łatwości, z jaką pozbyto się mnie w tak wczesnym wieku. Dziwię się, że nikt nie stanął w obronie małego chłopca zdolnego, rozważnego, serdecznego i delikatnego, łatwo mogącego spaczyć się moralnie i fizycznie. Tak się jednak stało i w dziesiątym roku życia musiałem iść zarabiać na chleb w firmie Martstone i Greenby. Skład główny znajdował się nad brzegiem, poniżej dzielnicy Blackfriars. Późniejsze przebudowy zmieniły tę część miasta. Wówczas był to ostatni dom przy wąskiej uliczce zakończonej kilkoma stopniami, po których schodziło się do rzeki i łodzi. Domisko było stare, rudera prawie, posiadająca własną przystań. Kąpiącą się podczas przypływu w wodzie, podczas odpływu w szlamie, i zapełnioną dosłownie szczurami. Jej tynkowane ściany, pokryte pleśnią i pyłem wielu lat, jej spróchniałe podłogi i schody, hece i szmery siwych szczurów po piwnicach i korytarzach, kurz i pajęczyny pokrywające wszystkie kąty, stoją mi w oczach tak, jak gdyby lata nie przeszły od przeklętej godziny, w której po raz pierwszy z ręką drżącą w dłoni pana Quinien przekroczyłem próg tej rudery. Operacje handlowe firmy Mardstone i Greenby były wielce rozgałęzione, a znaczna ich część polegała na dostarczaniu okrętom win i napojów spirytusowych. Nie wiem już, gdzie je przewożono, lecz statki odpływały tak do wschodnich, jak do zachodnich Indii. Jednym z następstw tego handlu było wielkie nagromadzenie pustych butelek, których przeglądaniem, Myciem i wycieraniem zajmowało się kilku mężczyzn i paru nieletnich chłopców. Gdy znów butelki były napełnione, trzeba je było korkować, pieczętować, oklejać odpowiednimi etykietami i gotowe pakować w olbrzymie skrzynie. Zostałem właśnie jednym z pracujących w tym dziale chłopców. Licząc w to i mnie, było nas trzech. Miejsce do pracy wyznaczono mi w kącie dziedzińca, który pan Quinion mógł obserwować, podnosząc się z krzesła stojącego w oknie kantoru, gdzie cały dzień pracował. Zaraz pierwszego poranku, pod tak pomyślnymi wróżbami rozpoczynającego się mego wejścia w świat i czynne życie, najstarszy z pracujących w handlu chłopaków otrzymał polecenie wtajemniczenia mnie w obowiązki nowego zawodu. Chłopak nazywał się Mick Walker. Nosił on podarty fartuch i tekturowy kapelusz. Oznajmił mi, że ojciec jego jest tragarzem, lecz w uroczyste święta chodzi w czarnej, aksamitnej czapce w orszaku lorda Mayora. Oznajmił nadto, że głównym naszym towarzyszem będzie chłopak noszący dziwaczną nazwę Mączysty kartofel. Przekonałem się niebawem, że nie został ochrzczony tak dziwacznym mianem, lecz przezwany w handlu z powodu swej bladej i okrągłej twarzy. Tego znów ojciec był wozi wodą, służył nadto w straży ogniowej i z tego powodu co wieczór bywał w jednym z wielkich teatrów, gdzie krewna, sądzę rodzona siostra Kartofla, występowała w pantomimach w roli chochlika. Któż wyrazi tajemne męki mej duszy, gdym ujrzał się otoczony podobnym towarzystwem, które porównywałem z tym otoczeniem, jakie miałem w dniach szczęśliwych mego dzieciństwa, że już nie wspomnę Stilforta, Traddlesa i innych szkolnych towarzyszy, gdzież się podziały nadzieje i marzenia moje o wyrośnięciu na wykształconego, światłego dżentelmena. Znikły bez śladu. Wspomnienie tego, co było, ostateczna utrata wszelkiej nadziei, wstyd i upokorzenie z powodu obecnego mego położenia, przeświadczenie, że właśnie czas, w którym powinienem był uczyć się i kształcić, dzień po dniu, Miesiąc po miesiącu mijać będzie marnie, niepowrotnie. napełniały mnie rozpaczą. Za każdym oddaleniem się Mikałokera mieszałem gorzkie łzy z wodą, którą płukałem butelki, wzdychając tak głęboko, jak gdyby rozpacz rozsadzała mi piersi. Zegar w kantorze wskazywał w pół do pierwszej i zabierano się do pójścia na obiad, gdy pan Quinion skinął na mnie przez okno. Wchodząc do kantoru spostrzegłem tęgiego niemłodego mężczyznę w ciemnym surducie, czarnych pantoflach i obcisłych spodniach, z głową szeroką i zupełnie łysą, z ogromną twarzą, którą zwrócił ku mnie. Odzież jego była zbrukana. Tylko kołnierz od koszuli wyglądał imponująco biało. W ręku trzymał laskę ozdobną z sutymi kutasami, na kamizelce połyskiwał monokl, dla ozdoby, jakem się potem przekonał, przewieszony gdyż używał go rzadko i nic wcale przez niego nie widział Oto on rzekł wskazując mnie pan Quinian. To jest więc rzekł z napuszeniem i zarazem z uprzejmością wielką nieznajomy młody Copperfield Mam nadzieję że zastaje pana w dobrym zdrowiu Odpowiedziałem mu że zdrow jestem i tak dalej Wprawdzie czułem się bardzo niedobrze, lecz nie było w zwyczaju mojemu skarżać się na różne trapiące mnie tak strogo dolegliwości. Nawzajem spytałem nieznajomego o jego zdrowie. Zdrów jestem, odrzekł. Chwała Bogu, zdrów. Zupełnie. Właśnie otrzymałem list od pana Mardstone. Życzy on sobie, abym salkę, którą mam właśnie niezajętą, wynajął młodzieńcowi. Tu nieznajomy uprzejmie skłonił ręką, a brodę zagłębił w sztywnym kołnierzyku, którego mam przyjemność i zaszczyt poznać. Pan McCobber, objaśnił pan Quinion. Istotnie, tak, istotnie, potwierdził nieznajomy. Pan Marston, wtrącił pan Quinion, zna pana osobiście. Pośredniczy on w potrzebie, w zdobywaniu dla nas obstalunków. Pan Marston prosił go w liście o wyszukanie dla ciebie mieszkania. Otóż będziesz mieszkał u niego. Mój adres: Windsor Terrace, City Road. Rzekł pan mi i wyraził gotowość odwiedzenia mnie raz jeszcze, by wskazać najbliższą drogę. Podziękowałem, przepraszając za ambaras, jakim się zechciał dla mnie obarczyć. O której godzinie? Spytał mógłbym. Około ósmej. Odrzekł pan Quinian. Około ósmej, tedy, kończył pan mi Nie zatrzymuję pana dłużej. Żegnam. Nałożył kapelusz, wyszedł z laską pod pachą, wyprostowany, pogwizdując jakąś piosenkę, gdy znalazł się za drzwiami kantoru. Wówczas pan Quinion udzielił mi moralnej nauki. Zlecił, abym się starał być użyteczny i sumiennie spełniał obowiązki za sześciu szylingów tygodniowo. Nie pamiętam zresztą dokładnie sześciu czy siedmiu. Zdaje mi się, że na początek sześciu, siedmiu, dopiero później, gdy na to podwyższenie honorarium. Zasłużę. Zresztą zdaje się, że z własnej kieszeni, wypłacił mi z góry pensję za cały tydzień, a nadto dał coś kartoflowi, rozkazując, aby moją walizkę zbyt ciężką na moje siły przeniósł wieczorem na Windsor Terrace. Pierwszy mój obiad kosztował mnie sześć pensów. Składał się z kawałka pieroga z mięsem i wycieczki do najbliższej studni. Resztę czasu przeznaczonego na obiadowanie przewałęsałem po ulicy. Pan Mykoł zjawił się wieczorem o umówionej godzinie. Umyłem się starannie i poszliśmy razem do mego. Zdaje mi się, że miał prawo takie nazywać, mieszkania. Po drodze towarzysz mój starał się wpoić w młodocianą moją pamięć, nazwy mijanych ulic i kształty rozliczne narożnych domów, abym nazajutrz nie zbłądził na którymś z zakrętów. Gdyśmy przybyli do położonego przy Windsor Chase domu, wydał mi się on, jak i przewodnik mój. Lichy, lecz pełen pretensji. Pan Mikober przedstawił mnie swej żonie, szczupłej, zwiędłej, wcale nie młodej kobiecie siedzącej w bawialnym pokoju, całe pierwsze piętro stało puste i rolety dla omamienia zapewne sąsiadów były wszędzie spuszczone, z niemowlęciem na ręku. Było to jedno z dwojga bliźniąt. Notuję to, gdyż rzadko kiedy zdarzyło mi się nie widzieć choć jednego z nich u piersi matki. To jedno, to drugie na zmianę się posilało. Oprócz tego było tam dwoje jeszcze starszych dzieci: młody Mikołber w wieku lat czterech i trzyletnia panna Mikołber. Młoda śniada służąca, sapiąca i chrupiąca, ustawicznie, która zanim pół godziny upłynęło, oznajmiła mi, że jest sierotą wziętą z pobliskiego przytułku, dopełniała skład domu. Pokoik mój był na poddaszu, od dziedzińca, pomalowany w deseń, który bujnej mej wyobraźni przypomniał bułeczki podawane do herbaty umeblowany zresztą więcej niż skromnie nie przypuszczałam nigdy rzekła pani Micawber która z bliźniętami i starszymi dziećmi odprowadziła mnie na górę wówczas gdy przed zamąż pójściem mieszkałam z papą i z mamą abym kiedy potrzebowała brać lokatora wszelkie jednak osobiste względy muszą być pominięte skoro pan Micawber Znajduje się w kłopotliwym położeniu? Zapewne, pani, odrzekłem. Interesy mego męża są właśnie w opłakanym stanie, ciągnęła kobieta. I nie wiem doprawdy, jak się z tego wywiniemy. Kiedy mieszkała przed zamążpójściem z papą i z mamą, nie miałam pojęcia o tym. Lecz doświadczenie uczy wszystkiego, jak mawiał papa. Nie wiem już, czy mi to powiedziała, czym tylko wyobraził sobie. Że pan Mikołber był niegdyś oficerem i służył w marynarce. Dość, że mi się tak po dziś dzień zdaje. Potem przenosił się z domu do domu, nieosobliwie na tych spekulacjach wychodząc. Jeśli, ciągnęła pani Mikołber, wierzyciele mego męża nie zostawią mu czasu dla uregulowania interesów, sami padną ofiarą swojej niecierpliwości. Co do mnie wyznaje, chciałabym. Aby to się już raz skończyło, z kamienia krwi nie można wycisnąć, a z pana Mikołbera żadnych zaliczek, ani nawet naprawdę koszty nikt nic nie wyciśnie. Nie wiem, czy to drobna moja osoba wzbudziła od razu tyle zaufania u mojej gospodyni, czy też potrzeba wylania wezbranych uczuć była tak wielka, że w braku innych powierników skarżyłaby się zawieszone mojej piersi bliźniętom, Dość, że raz zacząwszy, skarżyła się stale podczas prowadzonych ze mną rozmów. Biedna kobieta utrzymywała, że starała się w czym mogła dopomóc mężowi, w co zresztą najzupełniej wierzyłem. Nad drzwiami domu czerniał napis olbrzymi Pensjonat, panie i kołbr dla dziewcząt. Nigdy też, co prawda, żadnej nie spotkałem w domu uczennicy. I nie wiedziałem też żadnej dziewczynki, którą chciano by powierzyć o piece mojej gospodyni, ani w domu żadnego ku temu przygotowania. Jedynymi odwiedzającymi, których widywałem lub o których słyszałem, byli wierzyciele. Ci przybywali o każdej porze. A niektórzy z nich byli prawdziwie okrutni. Zwłaszcza pewien szewc, jak mi się zdaje, wczesnym już rankiem stawał na schodach wołając. Co? Jeszcześ nie wstał? Zapłać co winien. Nie kryj się, to nie pomoże. Na twoim miejscu wolałbym zapłacić dobrowolnie. Słyszysz? Nie otrzymując odpowiedzi, używał mocniejszych wyrazów, jak łotr i złodziej, a gdy i to nie skutkowało, wychodził na ulicę i nagłos wymyślał, grożąc pięścią oknom, za którymi znajdował się dłużnik. Przywodziło to tego ostatniego do rozpaczy. Czasem uciekał się do ostateczności i raz. Jak to zdradził wrzask jego żony, porwał brzytwę, chcąc położyć koniec torturom, co mu nie przeszkadzało w pół godziny potem czyścić starannie buty i wyjść z domu, pogwizdując tkliwą lub wesołą piosenkę. Żona jego była równie elastyczna, że tak powiem. Nieraz o trzeciej zanosiła się od płaczu z powodu jakiegoś pozwu, a o czwartej z najlepszym apetytem zajadała baranie kotlety i zapijała je grzanym winem, opłaconym ostatnimi dwiema srebrnymi, do lombardu zaniesionymi łyżeczkami. Raz, pamiętam, wróciwszy wcześniej niż zwykle do domu, zastałem ją spłakaną, z, z potarganymi włosami, na wpół omdlałą, trzymającą jednak zawsze na ręku jedno z bliźniąt. Nie pamiętam, czym widział ją kiedy weselszą niż była tegoż samego wieczoru, gdy smażąc kotlety opowiadała mi długo i szeroko o swym papie, swej mamie, i wytwornym towarzyskim kole, w którym jej rodzice się obracali. W domu tym spędzałem wśród mikołberów wolne godziny. Z rana trochę mleka i bułki stanowiło me śniadanie, które kosztowało mnie dwa pensy. Drugą bułkę i miniaturowy kawałek sera, chowałem na wieczerze w kącie półki jednej z szaf. Czyniło to znaczny uszczerbek w moich sześciu czy siedmiu szylingach. Wiedziałem o tym. Wiedziałem też, że mi suma ta wystarczyć musi na tydzień. Zresztą dzień cały spędzałem w sklepie. Od poniedziałku rano do soboty wieczorem nie słyszałem słowa rady, zachęty, współczucia. Nikt mną nie kierował. Nikt się o mnie nie troszczył. Nikt, zupełnie nikt. Tak mi, Boże, dopomóż. Byłem tak małym jeszcze dzieckiem, tak nieprzygotowanym. Mogłoż być inaczej, do podjęcia ciężaru życia, że często rano dążąc do handlu Mardston i Greenby, zatrzymywałem się przed cukiernią lub piekarnią i wobec silnej pokusy topniały nieraz przeznaczone na obiad pieniądze. Wówczas nie obiadowałem wcale lub żywiłem się porcją puddingu. Pamiętam dwie piekarnie. O wyborze pomiędzy którymi decydowały środki, jakie posiadałem. Jedną w głębi dziedzińca, w pobliżu Kościoła Świętego Marcina dom ten już nie istnieje, gdzie robiono specjalnie przysmak ten z rodzynkami, lecz gdzie porcje były mniejsze i znacznie droższe. Druga przy Strandzie i ta część miasta uległa przebudowaniu, gdzie wyrabiano pudingi. blade, ciężkie, zakalcowate. z rzadkimi gdzie niegdzie rodzynkami. Podawano je ciepłe jeszcze i nieraz na podobnym posiłku poprzestawałem dzień cały. Regularne i paradne moje obiady składały się na przemian z kawałka chleba i sera ze szklanką piwa, lub z kawałka pieczonego mięsa, kupowanego w traktierni tuż naprzeciw naszego handlu, zwanej pod lwem, lub podobnie, jeśli mnie pamięć nie myli. Raz pamiętam z owiniętym w papier, a zaoszczędzonym na śniadanie kawałkiem chleba, który nosiłem pod pachą jak książkę. Wszedłem do słynnej traktierni przy Drury Lane i kazałem podać sobie pół porcji pieczeni wołowej. Co sobie o tak małym i samotnym gościu myślał, usługujący mi chłopak, nie wiem. Wiem tylko, że mi się ciekawie przypatrywał i pokazywał swym towarzyszom. Wychodząc, czułem się w obowiązku zostawić mu pół pensa, pragnąc w duszy, by go nie przyjął. Pod wieczór uwalniano nas na pół godziny na herbatę. Gdy wystarczało mi pieniędzy, kupowałem w najbliższej kawiarni pół porcji gotowej kawy. Gdy ich nie miałem, przypatrywałem się wystawie Wendlin na Fleet Street lub przechadzałem się aż do rynku targowego Covent Garden i przyglądałem się ananasom. Lubiłem zapuszczać się aż do Adelphi. Miejsce to pociągało mnie swoją tajemniczością. Widzę siebie raz pod wieczór pod tymi ciemnymi lukami przy jakiejś gospodzie tuż nad rzeką, z otwartym przed nią placykiem, na którym tańczyło właśnie kilku węglarzy. Przypatrując się im, usiadłem na ławce. Co też o nim myśleć o mnie musieli? Tak drobnym byłem jeszcze dzieckiem, że nieraz gdym wchodził do szynku na szklankę piwa lub porteru dla zapicia niedostatecznych obiadów, wahano się z podaniem mi żądanych trunków. Raz pamiętam, w wieczór po dniu upalnym wszedłem do jakiejś restauracji i spytałem gospodarza. Ile kosztuje u pana szklanka dobrego, ale to najlepszego piwa? Był to dzień wyjątkowy, moje urodziny, czy też coś podobnego. Dwa pensy i pół, odrzekł gospodarz. Proszę, powiedziałem, kładąc pieniądze na stole. Tylko po brzegi. Gospodarz obejrzał mnie od stóp do głowy i zamiast nalać, wsadził głowę za firankę, mówiąc coś do żony. Wyszła z robotą w ręku i zaczęła się też przypatrywać mi bacznie. Staliśmy naprzeciw siebie: gospodarz w koszuli tylko oparty o półkę, jego żona w drzwiczkach na poły przysłoniętych firanką, ja przed nimi zmieszany nieco. Poczęli wypytywać, jak się zwę, ile mam lat, gdzie mieszkam, co robię, jakim sposobem trafiłem do piwiarni. Na wszystkie te pytania ze strachu, by nie skompromitować nikogo, odpowiadałem wymijająco. Podano mi szklankę piwa, ale nie najlepszego, jak mi się wydało. Za to żona gospodarza nie tylko zwróciła mi za nie pieniądze, lecz nadto pocałowała mnie serdecznie z czysto kobiecą tkliwością. Nie, nie przesadzam mówiąc o szczupłości mych środków czy o trudnościach życia. Każdy sziling, który mi wpadł w rękę, opłacał obiad lub herbatę. Od rana do nocy ja, drobne dziecię, pracowałem na równi z dorosłymi ludźmi. W półgłodne wałęsałem się po ulicach bez żadnej opieki i tylko łaska najwyższego strzegła mnie, że mnie został włóczęgą lub złodziejem. Wyrobiłem w sobie, co ciekawsze, nawet pewne stanowisko w handlu Marston i Greenby. Pan Quinion, o ile mógł to czynić człowiek tak zajęty, Traktował mnie nieco odmiennie. Nigdy nie powiedziałem nikomu z mego otoczenia, jak wszedłem do nielicującego ze mną zawodu. Nigdy się przed nikim na nic nie uskarżałem. Mnie samemu tylko wiadome było, com cierpiał, a wyrazić tego nawet nie zdołam. Milcząc, starałem się spełniać swój obowiązek, wiedząc z góry, że jeśli mu nie podołam, nie potrafię uniknąć wzgardy i poniewierki. Wkrótce też stałem się tak wprawny, jak i moi towarzysze, z którymi żyłem w przyjaznych stosunkach, mimo że w obejściu różniłem się od nich, co wytwarzało pewien dystans między nami. Mówiąc o mnie, nazywali mnie paniczem lub małym z Suffolk. I tylko jeden z stragarzy, zwany Grzegorzem, i drugi, nazwiskiem Tip, wołali mnie czasem po imieniu i to przez przychylność raczej niż lekceważenie, gdyż przy robocie starałem się rozerwać ich opowiadaniem tego, co dawniej czytał i co się już stopniowo zacierało w mojej pamięci. Zrazu mączysty kartofel buntował się przeciw mojej wytworności, lecz go Mick Walker przywiódł do opamiętania. Nie miałem żadnej nadziei wyjścia kiedykolwiek z tego opłakanego położenia. Ani na chwilę nie godziłem się z tym. Wprawiało mnie ono w rozpacz. Znosiłem je jednak. I nawet w częstych listach do Pegoty. W części przez przywiązanie do niej, przez dumę w części nie uroniłem najlżejszej skargi. Niedola rodziny Mikołberów powiększała jeszcze me W opuszczeniu mym przywiązałem się niemal do tej rodziny i podzielałem niepokoje, z jakich mi się gospodyni moja codziennie zwierzała. Rozmyślałem o długach i o wierzycielach jej męża i o sposobie ratowania interesów bez wyjścia, żeżby można, że i mnie przygniatał ciężar długów pana Mikołbera. Najdłuższe zwierzenia miały miejsce zwykle w sobotę wieczorem. Dzień ten lubiłem szczególnie. Po pierwsze, czułem dnia tego w kieszące od kamizelki całe siedem moich szylingów, po wtóre z pracy zwalniano nas wcześniej. Zwierzenia powtarzały się też w niedzielę rano, gdym odgrzewał na kominku wczoraj przyniesioną kawę. Niejednokrotnie, sobotnie te zwierzenia rozpoczynały się potokami łez, a kończyły wesołą jakąś piosenką. Nieraz też widziałem wieczorem pana Mikołbera wracającego do domu w rozpaczy. Mówił wtedy, że mu nic nie pozostaje oprócz więzienia, a w godzinę potem obliczał, ile by kosztowały lustrzane szyby do okien. A nóż, wszystko się jeszcze zmieni – było ulubionym jego powiedzeniem. Żona najzupełniej podobna była w tym do męża. Ciekawe też stosunki, pomimo różnicy wieku, lecz dzięki zapewne wspólnym naszym nędzom, zawiązały się pomiędzy mną a mymi gospodarzami. Stosunki najzupełniej przyjazne. Nie pozwalałem sobie wprawdzie nigdy korzystać z zaproszeń pani Mikołber do jedzenia, odkąd przypuściła mnie do swych domowych tajemnic. Zdarzyło się to w następujący sposób. Panie Copperfield, rzekła pewnego wieczoru, nie uważam pana za obcego i muszę powiedzieć, że interesy nasze są opłakane. Ze współczuciem patrzałem w zaczerwienione oczy mówiącej. W spiżarni, ciągnęła, nie mam nic oprócz kawałka szwajcarskiego sera nie mogącego służyć za posiłek tak małym jak moje dzieciom. Ach, w spiżarni! Mieszkając z mamą i papą, przywykłam tak mówić i, i teraz zapominam się. Po prostu nie ma co jeść. Boże mój, westchnąłem z głębi serca. Miałem jeszcze parę szylingów tygodniowej pensji. Rozmowa powyższa toczyła się, jak sądzę, w czwartek. Wydostałem je więc spiesznie, usilnie błagając panią Mikołber, aby je przyjąć raczyła jako pożyczkę. Lecz odmówiła stanowczo, ucałowała mnie tylko serdecznie. Nie, nie kochany panie Copperfield, daleka byłam od podobnej myśli. Roztropny jednak jesteś nad wiek swój i inną mi możesz oddać usługę. Byłem na rozkazy. Rozstałam się ze srebrem, mówiła. Sześć łyżeczek do herbaty, dwie do soli, szczypczyki do cukru, wszystko zastawiłam sama. Bliźnięta nie małym są ciężarem. Operacje te jednak nie zgadzają się z tym, do czego w rodzicielskim przywykłam domu. Przekonania mego męża bronią mu również mieszać się w podobne sprawy. A kliket, było to imię służącej, zbyt jest ordynarna, aby ją do poufałości dopuścić miała. Toteż, gdybyś pan zechciał, zrozumiałem, o co idzie i ponownie ofiarowałem me usługi. Odtąd rzadki był dzień w którym by mnie nie obarczano podobnymi zleceniami. Wszystko, co dało się wynieść, zostało wyniesione z domu. Najpierw kilka książek z szafki, którą pan Mikołber nazywał biblioteką, sprzedane zostały przeze mnie, zabele co antykwariuszom gnieżdżącym się podówczas gęsto tuż obok sklepów z ptakami na City Road. Handlarz starych książek, z którym z tej okazji nawiązałem stosunki, upijał się zwykle co wieczór, a co rano dostawał porządne kazanie od żony. Nieraz wczesnym rankiem zastawałem go z rozbitą głową lub podbitym okiem śladami nocnej bójki. Drżącą ręką szukał pieniędzy w kieszeniach, leżącej jeszcze na ziemi, częstokroć porwanej odzieży, gdy tymczasem żona ze spuszczoną pończochą i dzieckiem na ręku nie przestawała czynić mu wyrzutów. Bywało, że pieniędzy wcale nie mógł znaleźć. Widocznie stracił je lub roztrwonił. Wówczas prosił, abym zaszedł później. Lecz w takich razach zapłatę dostarczała żona. Posądzałem ją nawet, że to ona wypróżnia kieszenie nietrzeźwego męża i znalezione w nich pieniądze chowa w ukrytym miejscu. Równie często widziano mnie w Lombardzie na rogu. Zdano mnie tam i kupiec, załatwiając interes, nieraz kazał mi odmieniać jakieś łacińskie słowo. Po każdej podobnej transakcji zwykła była następować u moich gospodarzy sutra niż zwykle wieczerza. Nadszedł nareszcie dawno przewidywany kryzys w interesach pana Mikołbera. Poprowadzono go pewnego poranku do więzienia za długi w dzielnicy Borough. Przed wyjściem z domu mówił, że palec Boży ciąży nad nimi. Istotnie. Był przybity, a ja także. Słyszałem jednak, że już w południe zorganizował w więzieniu partię kręgli. Zaraz w pierwszą niedzielę po jego uwięzieniu obiecałem odwiedzić go i zjeść nawet z nim obiad. Miałem trafić na pewien plac, minąć go przejść ulicę, zawrócić w lewo, w prawo, minąć dziedziniec, stanąć u furty przed odźwiernym. Gdym się z tego wszystkiego wywiązał i ujrzawszy furtę, rozmyślałem o dźwiernym, pilnującym więzienia Roderika Randoma. Ten którego dostrzegłem z daleka okrytego wełnianą kołdrą znikł mi z przed zasłoniętych mgłą oczu serce biło mi nieborakowi gwałtownie pan Mikower czekał mnie u furty i poprowadził do swej celi zalewając się gorzkimi łzami zaklinał mnie pamiętam aby mi smutny los jego pozostał na zawsze upomnieniem że ten co posiada rocznego dochodu dwadzieścia funtów, może wydać tylko dziewiętnaście funtów, dziewiętnaście szylingów i sześć pensów, lecz biada mu, jeśli wydaje dwadzieścia jeden. Po czym wręczył mi szylinga na porter, dał kartkę do żony, otarł łzy i oddał się wesołości. Siedzieliśmy przed słabo płonącym i skąpo zasilanym ogniem. Współlokator pana Mikaubera wszedł, niosąc kawał baraniny mającej stanowić składkowy nasz obiad. Wysłano mnie na wyższe piętro do pana kapitana Hopkinsa z ukłonami i prośbą o łaskawe pożyczenie noża i widelca. Kapitan wręczył mi żądane sztuczce, Wzajemnie kazał kłaniać się panu Mikauber. W pokoiku kapitana zastałem niedbale ubraną kobietę i dwie dziewczynki. Jego córki z potarganymi kudłatymi włosami co mi nasunęło myśl, że lepiej już u kapitana pożyczać noże i widelce niż grzebień. Sam obdarty był i nędzny, w starym tabaczkowym surducie, pod którym nie mogłem dostrzec nawet rąbka koszuli z parą olbrzymich bakenbardów na bladej twarzy. Pościel leżała zwinięta w kątku i zdepki. Na półkach stały talerze i kubki, którym prędko policzył, domyślając się od razu, że chociaż kędzierzawe dziewczęta są surkami kapitana, brudna kobieta nie jest jego żoną. Wszystko to zbadałem jednym rzutem oka i wychodząc, nie wątpiłem o trafności mych spostrzeżeń. Tchnący nieco cyganerią obiad był jednak zupełnie przyjemny i wesoły. Po obiedzie, odniósłszy szczućce właścicielowi, wróciłem do domu, by zdać pani Mikober sprawę z mych odwiedzin. Zemdlała na mój widok, a dla pocieszenia się usmażyła wieczoru tego jajecznicę. Nie wiem, kto i kiedy zajął się wyprzedażą mebli i sprzętów moich gospodarzy. Obeszło się tym razem bez mego pośrednictwa. Wyniesiono wszystko, oprócz jednego łóżka, paru kulawych krzeseł i kuchennego stołu. Pani micałber, dzieci, służąca sierota i ja mieściliśmy się w dwóch pokojach z resztą sprzętów. Nie wiem, jak długo to trwało. Wydaje mi się, że bardzo długo. Wreszcie pani Mikołber postanowiła przenieść się do więzienia, gdzie udało się jej mężowi pozyskać cele na wyłączny swój użytek. Odniosłem gospodarzowi domu ku widocznemu jego zadowoleniu klucz od opuszczonego przez nas mieszkania. Resztę ruchomości, wyjąwszy moje łóżko, przeniesiono do więzienia, w którego pobliżu znalazło się ku wielkiemu memu zadowoleniu schronienie i dla mnie. Dzieląc ich biedę. Przywiązałem się do rodziny mych gospodarzy. Sierota ulokowała się gdzieś w sąsiedztwie. Moje mieszkanie znajdowało się na poddaszu. Kształt miało tabakierki i widok na dachy. Wydawało mi się jednak pałacem, gdym rozważał położenie mych przyjaciół. Tymczasem pracowałem ciągle, jednostajnie w handlu Marstone i Greenby wśród tych samych towarzyszy na tych samych, co i przedtem, warunkach. Z niezmiennym przeświadczeniem, mi niezasłużenie krzywdy i poczuciem wielkiego upokorzenia. Nigdy, na szczęście moje zapewne, nie nawiązywałem znajomości, a nawet unikałem rozmowy z licznymi chłopakami, przybywającymi do handlu lub z tymi, których spotykałem na ulicy, idąc na obiad. Prowadziłem jak dawniej życie odosobnione, smutne, zamknięty w sobie. Te tylko chyba zaszły zmiany, że się odzież moja porwała, lecz z serca spadł mi ciężar ciągłej troski o los państwa państwami gdyż znaleźli się krewni czy przyjaciele, którzy zobowiązali się pomagać im w obecnym ciężkim przejściu. To też dawni moi gospodarze wiedli w więzieniu o wiele wygodniejsze życie niż przedtem na swobodzie. Ja dałem teraz z nimi śniadania, na mocy jakichś układów i kombinacji, których szczegółów nie pamiętam. Nie pamiętam też, o której godzinie otwierały się przede mną drzwi więzienne, lecz pamiętam doskonale, że nieraz już o szóstej rano przechadzałem się po londyńskim moście, lub siadywałem na kamieniu, przypatrując się przechodniom, lub pochylony nad poręczą patrzałem w słońce odbite w wodzie, lub wznosząc głowę, podziwiałem jego odbłyski na szczycie pomników. Tu spotkałem Sierotę. Opowiadałem jej straszne i zadziwiające historie o Tower, w które zresztą sam najzupełniej wierzyłem. Wieczorem po skończonej pracy wracałem znów do więzienia i przechadzałem się po dziedzińcu z panem Mikober, lub grałem w czekino z panią, słuchając po raz nie wiem już który o świetnościach i słodyczach życia, jakie wiodła w rodzicielskim domu. Czy pan Marston wiedział, co się ze mną dzieje? Nie wiem zgoła. Nie wspominałem go... I nie słyszałem nic o nim. Tymczasem interesy pana Micowur, pomimo przejścia kryzysu, niezbyt się poprawiały. Szło o jakiś skrypt, mówiono o nim wiele, a który, rozumiem to teraz, musiał być zapewne jakąś umową z wierzycielami. Ale umowa w myśli mojej zostawiła wrażenie diabelskiego kontraktu, z którym poradzić sobie nie umiano. Wreszcie pani Kober oznajmiła mi, że się jej rodzina wdaje w tę zawiłą sprawę. Mąż poda prośbę o uznanie niewypłacalności na podstawie prawa o niewypłacalnych dłużnikach i po sześciu czy siedmiu tygodniach zostanie uwolniony. Wówczas dodał obecny przy tej rozmowie pan Kober, rozpocznę życie na nowo, na inną o, na inną skalę. Jeśli ma się rozumieć wszystko, jak się spodziewam, Odmieni się na lepsze. W wyczekiwaniu tych błogich zmian pisał, zdaje mi się, prośbę do Izby Gmin o wprowadzenie wskazanych przezeń zmian prawnych tyczących więzienia za długi. Notuję ten szczegół i wiele innych celem przypomnienia samemu sobie wszystkiego, co mi dopomogło wówczas stworzyć sobie własny świat wewnętrzny, obcy zewnętrznym, otaczającym mnie warunkom. W więzieniu pamiętam był klub, w którym pan Mikołbry jako dżentelmen cieszył się pewną powagą. Projekt prośby do Izby Gmin znalazł tam gorący poklask. Zagrzany tym poklaskiem, zawsze czynny, gdy szło o coś, co nie miało związku z jego własnymi interesami lub co było zupełnie zbyteczne i niepotrzebne, zasiadł do dzieła. Rozrastało się ono pod jego piórem do imponujących rozmiarów. Wreszcie dnia pewnego wezwał wszystkich członków klubu i mieszkańców więziennych, by podpisali prośbę. Chociaż prawie wszystkich ich znałem, i wszyscy o nim nie znali. Tak ciekaw byłem i przejęty ważnością gotującej się uroczystości, że zwolniłem się z handlu o godzinę wcześniej, by w korytarzu więziennym przypatrywać się wchodzącym do pana Mikober gościom. Tylu wybitniejszych członków klubu. Ilu mogło się pomieścić bez trudu w ciasnej izdebce, otoczyło pana Mickaweł stojącego obok. A kapitan Hopkins, umyty i ogolony na tę uroczystość, odczytywał na głos prośbę tym, którzy z nią dostatecznie obznajmieni nie byli. Nastąpiły podpisy. Podpisujący wchodzili jeden za drugim, a każdego z kolei kapitan pytał, czy zna treść prośby, i za każdym nie! lub nawet najlżejszym wahaniem, rozpoczynał na nowo czytanie, głosem wyraźnym i dobitnym. Sądzę, że jeśliby tam było dwadzieścia tysięcy podpisujących, czytałby każdemu z osobna, szczególnie podkreślając takie frazesy, jak na przykład Przedstawicielom narodów w parlamencie, z pokorą przystępujący do przezacnej izby, nieszczęśni poddani jego królewskiej mości i tym podobnie. Słowa te w ustach jego nabrzmiewały niezwykłą uroczystością. Lubował się nimi, smakował je. A pan Mikober przysłuchiwał się im nie bez odrobiny autorskiej miłości własnej, wodząc skromnie okiem po niskim suficie zdepki. Chodząc tak codziennie z dzielnicy Blackfriars do dzielnicy Southwark i nazad, Włócząc się w godzinach obiadu po ciasnych uliczkach i zaułkach, których kamienie noszą ślady dziecinnych moich stóp, iluż spotykałem takich, których cienie powstają na odgłos słów kapitana Hopkinsa? Gdy myślą zwracam się w przeszłość, pytam siebie, ile z tych historii, w które stroiła przechodniów dziecinna, rozigrana moja wyobraźnia, zmieniło się w dotykalną rzeczywistość? I widzę przed sobą budzące politowanie moje, małe, rozmarzone chłopie, rozwijające myśl i uczucie w tak niestosownym, opłakanym otoczeniu nikczemnych ludzi i zdarzeń. Rozdział dwunasty zdobywam się na stanowczy krok. Prośba pana Mikaubera osiągnęła pożądany skutek. Ku wielkiemu memu zadowoleniu uwolniono go z więzienia. Wierzyciele okazali się zupełnie ludzkimi, a pan Mikołber mówił mi, iż nawet okrutny szewc zeznał przed sądem, że mu nie życzy nic złego i lubi tylko, by mu płacono, jeżeli mu się pieniądze należą. Dodał przy tym, że zgodne jest to z naturą ludzką. Po skończonej rozprawie wrócił jeszcze do więzienia dla dopełnienia potrzebnych formalności. W klubie przyjęto go z entuzjazmem. Podczas gdy ucztował on wieczorem w gronie członków klubu, my tymczasem w jego celi otoczeni śpiącą rodziną spożyliśmy wespół z panią micawber barani mostek. Przy tej sposobności, zauważyła ta ostatnia, przygotowując napój z piwa, wina, cukru i gorącej wody, wnieśmy z panem Copperfieldem toast pamięci mej mamy i papy. Zatem nie żyją? spytałem, wychyliwszy do dna kieliszek. Mama moja pożegnała świat ten, zanim się jeszcze zaczęły kłopoty mego męża, a przynajmniej zanim się wzmogły nie do wytrzymania. Papa żył jeszcze jakiś czas, by nas ratować, umarł, ogólnie opłakiwany. Pani Mikołber uroniła łzę żalu, którą skropiła czoło jednego ze spoczywających na jej ręku bliźniąt. Skorzystałem ze sposobności, aby zadać pytanie w żywo obchodzącej mnie kwestii. Chciałbym spytać, rzekłem. Co państwo zamierzacie począć po załatwieniu interesów i wyjściu z więzienia? Gdzie zamieszkać? Rodzina moja, odpowiedziała pani Mikołber, a zwykła słowa wymawiać z wielką emfazą, chociaż właściwie mówiąc nie dowiedziałem się nigdy, kto mianowicie mianem tym był objęty. Rodzina moja życzy sobie, abyśmy opuścili Londyn. I aby mąż mój próbował sił swych i zdolności na prowincjonalnej arenie. Znane są zresztą panu, panie Copperfield, wysokie uzdolnienia mego męża. Skinąłem twierdząco głową. Wysokie uzdolnienia. Zdaniem mojej rodziny, przy niejakim staraniu, człowiek tak uzdolniony z łatwością zajmie należne sobie stanowisko, chociażby w komorze celnej. że zaś rodzina moja ma stosunki tam, na miejscu, zamierzamy udać się do Plymouth zdaniem rodziny mojej krok ten będzie najstosowniejszy najłatwiej będzie tam działać zauważyłem właśnie mąż mój powinien być pod ręką w razie jeśli by się coś trafiło a czy zamierza pani towarzyszyć mężowi wzruszenia dnia tego do spółki z bliźniętami a może i wychylone toasty tak dalece rozczuliły panią mikołber że głośnym wybuchła płaczem nigdy nie opuszczę pana mikołbera Zawołała patetycznie, chociaż skrywał przede mną stan swych interesów w nadziei, że się z nich wywikła. Wie, jak kochającą, gotową do poświęceń, ma we mnie towarzyszkę życia. Naszyjnik z pereł, bransolety odziedziczone po mojej matce poszły za pół ceny, także garnitur koralowy, ślubny, podarek papy, za nic niemal. Tak to, tak! A jednak nie opuszczę mego męża za nic, nigdy, i niech mnie nikt o to nie prosi. Czułem się zmieszany i spoglądałem nieśmiało na mówiącą. Mąż mój ma zapewne wady, winy, ciągnęła patrząc na ścianę. Wiem, że skrywał przede mną istotny stan swych interesów. Winnym przedstawiał świetle, tym niemniej, nie opuszczę go nigdy. Tu łkania mówiącej wzmogły się do tego stopnia, że przerażony pobiegłem do klubu pobiesiadującego tam małżonka. Siedział on przy długim stole, wturując śpiewającym chórem Nalej dobyn, nalej dobyn, wychyl dobyn, nalej dobyn. Na wieść o stanie, w jakim znajdowała się jego połowica, rozpłakał się i wybiegł za mną z surdutem pokrytym odłamkami skorubek raków, które właśnie spożywał. – Co ci jest, aniele mój, emmo? – wołał, wpadając do celi. – Nie opuszczę cię nigdy, nigdy – wołała, rzucając mu się w objęcia żona. – Święcie ci wierzę, aniele mój, przekonany o tym jestem. – Jest on rodzicem moich dzieci, rodzicem bliźniąt, małżonkiem moim – wołała, łukając kobieta. – I nie opuszczę go nigdy, nigdy. Pan Mikołobrz zdawał się być tak wzruszony tym wybuchem małżeńskiej wierności, i mnie to do łez rozczuliło, że ściskając żonę błagał, aby się uspokoiła i spojrzała na niego. Głucha na te zaklęcia wodziła błędnym okiem dokoła i wcale się uspokoić nie chciała. Prosił mnie tedy, abym wyszedł na korytarz, zanim rozbierze ją i położy. Chciałem pożegnać go, lecz nie zgodził się, abym odszedł przed ostatnim dzwonkiem więziennym. Po niejakim czasie wyszedł do mnie na korytarz. Jak się ma pani Mikober? spytałem. Słaba, rzekł, wstrząsając głową, słaba, zwykłe następstwa silnych wzruszeń. Dzień był wyjątkowo ciężki. Pozostaliśmy sami, przez wszystkich opuszczeni. Ściskał mi ręce, wyrzekał, płakał. Dziwiło to mnie, gdyż przeciwnie spodziewałem się, że zobaczę go w tym dniu pocieszonym i rozweselonym. Widać, myślałem, tak przywykli do biedy, że się nie mogą pogodzić ze zmianą okoliczności. Dość, że mi się nigdy nie zdali bardziej przybici jak tego wieczoru. Doprawdy, odchodząc, żegnany tkliwie i błogosławiony przez rozżalonego pana mikołbera bałem się zostawiać go samego. Tak się zdawał być zrozpaczony. W tym wszystkim zasmucało mnie najbardziej to, że opuszczają Londyn. A zatem, że będę zmuszony rozstać się z nimi. Wieczoru tego, wracając do siebie, a potem leżąc bezsennie większą część nocy... Powziąłem po raz pierwszy myśl, która się z czasem zmieniła w stałe postanowienie. Tak przywykłem do tej rodziny. Tak się w ich biedzie z nimi zżyłem, tak zresztą byłem samotny i opuszczony, że lękałem się większego jeszcze osamotnienia, szukania nowego schronienia wśród obcych, nieznanych ludzi. Wszystkie zranione, tłumione moje uczucia i wstręty budziły się ze zdwojoną siłą. Nie. Podobne życie było nie do wytrzymania. I nie było nadziei zmiany. Chyba ucieczka wyrwać mnie mogła z tego piekła. Chyba. O panu i pannie martnął. Żadne nie dochodziły mnie wieści oprócz paru zawiniątek z gotowym odzieniem, w którym na świstku papieru J.M. zalecała D.C., aby pilnował miejsca i spełniał sumiennie swe obowiązki. Nic nad to i poza tym. Byłem popychadłem i zostać nim miałem zawsze. Nazajutrz uspokoiwszy się nieco, spostrzegłem, że wyjazd z Londynu państwa Mikołberów nie nastąpi, przynajmniej natychmiast. Najeli sobie w domu, w którym mieszkałem, pokój na cały tydzień i dopiero po tygodniu zamierzali wyjechać do Plymouth. Po południu pan Mikołber udał się we własnej osobie do kantoru, aby uprzedzić pana Quinion o swym wyjeździe i udzielić mi przy tym jak najlepszego świadectwa, na które zresztą w zupełności zasłużyłem. Wskutek tego pan Quinion Ułożył się z woźnicą, tip, żonatym i posiadającym izdebkę do wynajęcia, o nowy dla mnie lokal ku obopólnemu naszemu, jak sądził, zadowoleniu, gdyż nie mówiłem mu nic, chociaż powziąłem już stanowczy zamiar. Resztę wieczorów pozostałych nam do spędzenia pod wspólnym dachem, spędzaliśmy z państwem Mikober razem, przywiązując się wzajemnie do siebie coraz bardziej. Ostatniej niedzieli. Zaprosili mnie na obiad, złożony z wieprzowiny i pudingu. Jako podarek przy rozstaniu ofiarowałem drewnianego konika małemu Wilkinsonowi, a lalkę małej Emmie, służącej zaś całego szylinga Pomimo rozrzewnienia wobec bliskiego rozstania, dzień zszedł nam nader przyjemnie. Ile tylko razy, upewniała pani Mikobr, wspomnę sobie ten okres czasu, w którym interesy mego męża w tak opłakanym były stanie, Tyle razy myśleć będę o panu, panie Copperfield. Postępowanie pańskie było nadweraz szlachetne i delikatne. Nie lokatora, lecz prawdziwego mieliśmy w panu przyjaciela. Widzisz, duszko, rzekł pan micawber. Copperfield od niejakiego czasu zaprzestał już nazywać mnie panem. Posiada serce zdolne odczuć niedole bliźnich. Głowę do rady, ramię do. Jednym słowem. Umie robić stosowny użytek z przymiotów, jakimi natura go obdarzyła. Podziękowałem za tak pochlebne o mnie mniemanie, wyrażając przy tym żal nad bliskim rozstaniem. Przyjacielu, mówił pan Kober, starszy jestem od ciebie i posiadam niejakie doświadczenie, zwłaszcza, jakby to powiedzieć, zwłaszcza w trudnych życiowych przejściach. Tymczasem i zanim coś się zmieni. A właśnie z godziny na godzinę wyczekuję pomyślnej zmiany losu Nie mogę ci niczym służyć, jeno dobrą radą Rady moje mają to chociażby do siebie, że sam ich nie słuchałem I doszedłem do opłakanego stanu, w jakim właśnie mnie widzisz To mówiąc, dotąd wesół i uśmiechnięty zaczął marszczyć się i krzywić Mężu mój drogi, upomniała żona, mówię tedy z uśmiechem już ciągnął pan Mikołber do opłakanego stanu, w jakim mnie widzisz. Otóż dam ci radę. Nigdy nie odkładaj na jutro tego, co dziś ma być zrobione. Każda zwłoka jest okradaniem czasu, który musimy trzymać za kołnierz, by nam nie umknął. Zasada mego ojca. Westchnęła pani Mikołber. Duszko. Odrzekł mąż. Ojciec swój miał słuszność i zgadzam się z nim najzupełniej. Nie zdarzyło mi się spotkać człowieka, który by w jego wieku mógł pochwalić się takimi jak on łytkami i najdrobniejsze druki czytać bez okularów. Lecz, co do powyższej maksymy, rozciągając takową do naszego małżeństwa, przyspieszył je, narażając mnie na koszta, których dotąd pokryć nie zdołałem. Spojrzał z ukosa na żonę i dodał: Nie uskarżam się jednak na to, kochanie. Wcale, wcale się nie uskarżam. I owszem, po chwili milczenia ciągnął. Dalsze moje rady znane już ci są, Copperfieldzie. Kto ma dochodu dwadzieścia liwrów, a wyda rocznie dwadzieścia jeden, ten jest na drodze do ruiny i bankructwa. Biada mu, zatruty będzie miał spokój. Zwiędnie jak liść miotany wichrem, w gorycz mu się zmieni wszelka radość. Dla poparcia swych słów pan Mikołber podnosił w górę z istotnym zadowoleniem kufel ponczu i zaczął wesoło upogwizdywać piosenkę. Upewniałem go, że zachowam w pamięci słowa jego i rady, które, prawdę mówiąc, wraziły mi się stokroć lepiej w pamięć przykładem, który miałem przed sobą. Nazajutrz odprowadzałem odjeżdżających na pocztę, patrząc z bólem w sercu, jak zajmowali miejsca w dyliżansie. Niech Bóg ma Pana w swej opiece, mówiła pani mi Nigdy nie zapomnę Pana. Koperhildzie, wołał mąż jej, żegnaj mi, żegnaj. Życzę Ci wszelkiego szczęścia i powodzenia. Z biegiem czasu spodziewam się dożyć tej pociechy, że los mój posłuży Ci za naukę. Będę szczęśliwy, jeśli moje doświadczenie na coś Ci się przyda. A jeśli przekorne dotąd dla mnie losy zmienią się na lepsze, jak tego mam nieomylne przeczucie, licz na mnie i na serdeczne z mojej strony poparcie we wszystkich swych zamysłach. Zdaje mi się, że dopiero siedząc w głębi dyliżansu z dziećmi dokoła siebie. Pani Mikober, patrząc na mnie stojącego na drodze i smutnie w nią wpatrzonego, dostrzegła po raz pierwszy, jak małym byłem dzieckiem. Pewien nawet tego jestem, gdyż spojrzała na mnie z nieznanym mi dotąd wyrazem macierzyńskiego jakby żalu. skinęła ręką, a gdym się wspiął na stopień, przycisnęła mnie po raz pierwszy do piersi długo i gorąco, jak gdybym był własnym jej dzieckiem. Zaledwie zeskoczył dyliżans potoczył się. Chwilę jeszcze dostrzec mogłem powiewające u jego okien chustki. Po chwili wszystko znikło w oddali. Chwilę jeszcze staliśmy na drodze, w dal zapatrzeni służąca i ja, po czym uścisnęliśmy się za ręce i rozeszli każdy w swoją stronę. Sierota, zapewne do przytułku, z którego ją wzięto, ja do handlu, Marston i Greenby. Zdecydowany byłem niedługo już tam pozostać, postanowiłem uciec. Uciec w ten lub inny sposób i trafić do jedynej pozostałej mi na świecie krewnej: do ciotki Betsy. ''Trotwood nie wiem już, jak to zauważyłem powyżej, kiedy myśl ta powstała mi w głowie, lecz raz powstawszy, w niezłomne zmieniła się postanowienie. Wątpię, czy mi się zdawała szczęśliwą lub czy budziła we mnie nadzieję lepszego losu. Dość, żem postanowił wprowadzić ją mimo wszystko w czyn. Od owej nocy, kiedy mi się po raz pierwszy przedstawiła w sennym, gorączkowym marzeniu, nie wiem już ile razy wspomnieniem przebiegałem wszystko, co mi matka i Pegoty opowiadały o wypadkach towarzyszących memu urodzeniu. Niegdyś niesłychanie to mnie bawiło i głęboko wraziło się w pamięć. Na całą tę historię osoba ciotki Betsy, niby potężna i sroga wróżka, rzucała cień ponury. Był tam jednak szczegół, z którego dziecięce moje serce czerpało otuchę. Zdawało się matce mojej, że gdy płakała przed ciotką, uczuła na swych włosach pieszczotliwe dotknięcie jej ręki. Chociaż matka moja mogła się mylić, chociaż nie mogło to mi w żadnej mierze służyć za podstawę, Utkwiło głęboko jednak w dziecięcej mej wyobraźni. Słodka piękność mej matki, której żywe zachowałem wspomnienie, musiała rozbroić srogą ciotkę. Przekonanie to musiało, mimo mej wiedzy, wpłynąć na moje postanowienie. Że jednak nie wiedziałem nawet, gdzie ciotka Betsy mieszka, spytałem o to w liście Pegoty, nadmieniając dla niepoznaki, żem coś słyszał o damie mieszkającej tu wymieniłem pierwszą lepszą miejscowość, która przyszła mi na myśl. Jednocześnie dodałem, że bardzo potrzebuję pół gwinei i wdzięczny będę, Pegoty, jeśli mi pożyczy na czas jakiś. Gdy się znowu zobaczymy, powiem, na co pieniądze te użyte zostały. Odpowiedź nadeszła szybko, pełna, jak zwykle, najserdeczniejszych zapewnień niezmiennego przywiązania. Pegoty przysłała mi żądane pieniądze. Z trudnością musiała je kochana moja piastunka wydobyć ze skrytki, w którym mąż jej gromadził swoje oszczędności. Pisała, że ciotka Betsy mieszka w pobliżu Doveru. Nie umiała tylko objaśnić mi, gdzie sam Dover leży. W Hyde, Sandgate czy Folkestone? Ktoś, kogom zagadnął o te miejscowości, powiedział mi, że leżą tuż przy sobie. Co mi się wydało, wystarczające dla moich zamysłów. Uskutecznienie ich odłożyłem do końca tygodnia. Byłem bardzo uczciwy i nie chciałem niczym obarczać pamięci, jaką miałem po sobie zostawić w handlu Marston i Greenby. Otrzymawszy zaś w sobotę tygodniową płacę, uważałem się związanym do dnia tegoż. A gdy wieczorem przyszła chwila nowej wypłaty i woźnica Tip zjawił się po nią jak zwykle pierwszy, uścisnąłem dłoń mego towarzysza Mika Walkera, prosząc go, aby gdy przyjdzie kolej na mnie, oznajmił panu Quinion, że wyszedłem wcześniej... W celu przeniesienia mej walizki do tipów. Po czym, pożegnawszy się z mączystym kartoflem, wybiegłem ze sklepu. Walizka moja znajdowała się jeszcze w uprzednim mieszkaniu. Na adresie sklepu, któryśmy zwykli byli przypinać do roznoszonych po mieście paczek, skreśliłem: Pan David. Zatrzymać do zgłoszenia się odbiorcy. Poczta w Dover. Miałem to gotowe w kieszeni i udając się do mieszkania, oglądałem się, czy nie znajdę kogoś, kto mi pomoże wynieść walizkę. Pod obeliskiem. Na Blackfriars Road, przed pustym wózkiem, stał młody dryblas, który wydał mi się odpowiedni. Spytałem go, czy nie chciałby co zarobić? Co mianowicie? Spytał. Przewożąc walizkę. Czyją? Powiedziałem, może moją i że trzeba ją odstawić do stacji pocztowej za opłatą sześciu pensów. Zgodził się i toczył swój wózek tak szybko przed sobą, żem go z trudnością mógł dogonić. Było coś nieprzyjemnego w wyrazie jego twarzy. Mówiąc, zaś żółł kawałek słomy. Lecz że umowa stanęła, nie było co robić. Postawiliśmy na wózku walizkę. Wahałem się jednak powierzyć mu adres. I przyszło mi na myśl zawezwać kogo z rodziny moich byłych gospodarzy. Prosiłem go tedy, aby zatrzymał się chwilkę przy furtce więziennej. Zaledwiem to wymówił. Wózek wraz z mą walizką potoczył się jak szalony. Zadyszałem się, biegnąc i wołając – Zmęczony, rozgrzany, wyrzuciłem z kieszonki moje pół gwinej i podjąwszy ją dla większego bezpieczeństwa, wziąłem w usta drżącymi dłońmi, usiłując uwiązać do wózka walizkę. Wtem poczułem silne pchnięcie i pieniądz mój z ust moich przeszedł do rąk dryblasa. Aha, wołał ten ostatni, porywając mnie za kołnierz. Tak to mały łotrze. Chodź do policji. Do policji. Oddaj mi moje pieniądze i zostaw mnie w spokoju, jąkałem się wystraszony. Do policji, do policji, ciągnął napastnik. Oddaj mi moje pieniądze i moją walizkę, wołałem, wybuchając płaczem. Odpowiedział mi tylko do policji, do policji, wlokąc mnie za sobą w tak gwałtowny sposób, jak gdyby sędziowie znajdowali się tuż zaraz. Po chwili jednak zmienił zamiar. Wypuścił mnie ze swych szpon i z wózkiem i walizką popędził, szybko wołając, że sam tak prędzej dobiegnie do policji. Pędziłem za nim długo, nie mając już siły wołać i nie śmiejąc, gdybym ją miał. Chwilami traciłem go z oczu, to znów dostrzegałem, znów traciłem. Czułem się w biegu smagany biczem, popychany. Ślizgałem się w błocie, padałem, podnosiłem się, trącałem przechodniów. Zmęczony, zgrzany, wystraszony. Z opuszczającymi mnie siłami, sądząc, że pół Londynu goni za mną, wyrzekłem się wreszcie pogoni, pieniędzy, walizki. I płacząc, lecz nie zatrzymując się wcale, zawróciłem ku Greenwich, wyobrażając sobie, że tędy wiedzie droga do dowru, do celu mej ucieczki. Rozdział trzynasty. Następstwa tego kroku. Kiedy wyrzekłem się pogoni za złodziejem i zwróciłem do Greenwich, Zamiarem moim było zapewne dobiec do samego dobru. Po długiej dopiero chwili ochłonąłem nieco i usiadłszy na kamieniu przy tarasie, koło którego był basen wody z jakąś olbrzymią, w suchą konchę dmiącą postacią, starałem się zebrać rozpierzchłe myśli. Tchu mi brakowało w piersiach. Nie miałem sił nawet, by opłakiwać stratę walizy i pół gwinei. Ściemniało. Zegar gdzieś wybił dziesiątą, Szczęściem wieczór był pogodny i ciepły. Wypocząwszy trochę, powstałem, lecz ani na chwilę nie zdjęła mnie chętka powrotu. Ręcze! Nie przyszłoby mi to nawet na myśl wobec śnieżnej na drodze zamieci. Niepokoiła mnie jednak nieco ta okoliczność, żem posiadał tylko w kieszeni Bóg wie jakim cudem z tygodniowego wydatku pozostałe trzy pół pensy. Przypominając sobie różne czytane w dziennikach nowiny, Wyobrażałem sobie, jak i mnie za parę dni znajdą nieżywego pod płotem. Rozmyślania te nie wstrzymały mego kroku i właśnie mijałem sklepik z napisem, że tu się kupuje męską i damską odzież, w najlepszej zaś cenie są szmaty, kości i kuchenne sprzęty. Właściciel sklepu, bez surduta, z fajką w ręku, siedział na progu. W oknie wisiał surdut i para spodni, słabo oświetlone dwiema świeczkami. Wszystko to wywarło na mnie ponure wrażenie. Wyobrażałem sobie, że człowiek ten mściwy być musi i że zapewne wiesza wszystkich swych wrogów. Doświadczenie nabyte w obcowaniu z panem i panią kobr nauczyło mnie, że nie ma takiej biedy, która by się jako tako zażegnać nie dała. Przeszedłem na drugą stronę ulicy, ściągnąłem z pleców kamizelkę i zwinąwszy ją starannie, zbliżyłem się do handlarza, mówiąc: Przepraszam pana, chciałbym to sprzedać za dobre pieniądze. Pan Doloby, nazwisko to było wypisane na szyldzie, wziął mi z rąk paczkę, postawił przy drzwiach fajkę, wszedł do sklepu, a ja za nim. Palcami utarł nadpalone u świecknoty. Długo oglądał ze wszech stron kamizelkę. Wreszcie spytał. I wieleż to się ceni? Pan to sam lepiej może wiedzieć, odrzekłem. Nie mogę być zarazem kupującym i sprzedającym odrzekł. Proszę o wymienienie żądanej ceny. Osiemnaście pensów, wyjąkałem po długim wahaniu. Dając dziewięć, okradłbym mą rodzinę, rzekł, zwijając kamizelkę i zwracając mi ją. Było to wielce delikatne postawienie sprawy. Obcy i nieznany, nie mogłem przecież wymagać, aby pan Dolobi krzywdził i okradał dla mnie własną rodzinę. Pod naciskiem położenia zauważyłem nieśmiało, że zgodziłbym się na dziewięć, które też otrzymałem. Pożegnawszy handlarza, wyszedłem ze sklepiku bogatszy o całe dziewięć pensów, lecz bez kamizelki na plecach. Ściągnąłem, ile się dało na piersiach surducik, przewidując, że się i z nim wkrótce będę musiał rozstać i dalszą drogę odbyć w spodenkach tylko, co byłoby jeszcze nader szczęśliwe. Nie zastanawiałem się jednak nad tym dłużej. Wszystko bladło wobec przestrzeni, jaką miałem przebyć, i przygody z walizką. Powziąłem plan spędzenia nocy i wykonaniem jego zająłem się niebawem. Otóż postanowiłem przespać się pod murem mojej dawnej szkoły, w narożnej niszy, gdzie składano siano i słomę. Zdawało mi się, że śpiąc tak w pobliżu dawnych mych towarzyszy i sypialni, w której niegdyś długie opowiadałem im historie, mniej będę opuszczony. Chociaż nic o mnie towarzysze wiedzieć nie będą, a sypialnia ich nie udzieli mi schronienia. Zmęczony byłem, i z trudnością dowlokłem się do Salem House. Dowlokłem się jednak i znalazłem pod murem stos siana. Obszedłszy dom dookoła i przekonawszy się, że światła nie było już w żadnym oknie, położyłem się. Nie zapomnę nigdy wrażenia pierwszej pod gołym niebem spędzonej nocy. Sen objął mnie, jak i wielu innych wyrzutków, przed którymi zamknęły się tej nocy drzwi domów i na których warczały psy, stróżujące żądnych mieszkańców. Sen objął mnie i śniło mi się, że w szkolnej sypialni, otoczony towarzyszami, baje im, jak niegdyś bywało. Zbudziłem się nagle z imieniem Steelforta na ustach, z zdziwionym ruganiem gwiazd jasnych nade mną, z poczuciem rzeczywistości zdjął mnie strach. Powstałem i począłem przechadzać się wzdłuż muru i dopiero świtanie uspokoiło mnie nieco, a że mi się oczy kleiły ze znużenia, wróciłem na posłanie i zasnąłem, czując jednak chłód poranku. Dopiero wschodzące słońce ogrzało mnie i zbudził dźwięk dzwonu w Salem House. Gdybym był pewien, że się tam Steelford jeszcze znajduje, czekałbym, dopóki nie wyjdzie na dziedziniec – ale Steelford musiał już opuścić od dawna szkołę. Był tam może jeszcze Traddles, lecz nie byłem tego pewien. Zresztą nie ufałem tak bezwzględnie jego rozwadze i dobrej gwieździe, chociaż ufałem najzupełniej z sercu, by mu się zwierzyć w mej biedzie. Odszedłem tedy od Salem House w chwili, gdy uczniowie pana Crickle ze snu wstawali. Sam byłem na drodze, która, jakiem się o tym niegdyś w szkole, będąc dowiedział, Wiodła do Dover i żadne znane dostrzec nie miało mnie oko. Jakże się ten niedzielny poranek różnił od tamtego, spędzonego w Yarmouth Wlokąc się powoli, słyszałem wprawdzie głos kościelnych dzwonów, spotykałem idących do kościoła ludzi, przechodząc koło otwartych drzwi świątyni, słyszałem pobożne pieśni wiernych, widziałem, jak stojący u drzwi, lub chłodzący się pod drzewami cmentarza za zakrystianie przyglądali się podejrzliwie, lecz nie udzielało mi się świąteczne wesele i świątecznego zażyć nie mogłem wypoczynku. W tym była rzecz. Sam sobie wydawałem się bezbożny w zbrukanej mej odzieży, z potarganymi włosami, i wątpię, czyby mi sił starczyło do dalszej podróży, gdyby mnie nie zagrzewało wspomnienie matki mojej. W całym blasku młodości i piękności, płaczącej w przeddzień mego urodzenia, przed siedzącą u kominka ciotką. Obraz ten miałem ciągle w myśli. On to mnie wiódł i podtrzymywał. Zrobiłem niedzieli tej coś około 23 mil pieszo, co mnie, nieprzyzwyczajonego, zmęczyć bardzo musiało. Wieczorem, kulejąc i gryząc kawałek na wieczerze schowanego chleba, doszedłem do mostu w Rochester. Widziałem wprawdzie nad bramą małego domku napis Gospoda dla podróżnych. Bałem się jednak wydać ostatni pieniężny zapas. A jeszcze bardziej może przestraszały mnie fizjonomie spotykanych podróżników. Wolałem więc pozostać znów przez noc całą pod gołym niebem, wlokąc się do czatem, które w nocnym mroku wydało mi się sennym widzeniem wapna, mostów zwodzonych, okrętów bez masztów, podobnych do Arki Noego, Uwięzłych w zamulonej wodzie. Wylazłem wreszcie nad trawą porosłe baterie, gdzie przechadzały się warty. Tu, pod działem, uszczęśliwiony z sąsiedztwa żołnierza, który nie wiedział o mnie więcej niż poprzedniej nocy współtowarzyszy moi z Salem House, położyłem się i snem twardym spałem do samego rana. Z rana obudziłem się zmęczony, zbity. Ogłuszony biciem w bębny pochodem wojsk, które napełniły wąską ulicę, wiedziałem, że chcąc dotrzeć do celu mej podróży, muszę oszczędzać opuszczające mnie siły. Postanowiłem przede wszystkim sprzedać tego dnia mój surducik. Zdjąłem go więc i trzymając pod pachą, ruszyłem naprzód w poszukiwaniu kupca. Miejsce to zresztą było najzupełniej odpowiednie dla podobnych transakcji. W zaułkach roili się dzieciarze. W oknach sklepików wisiały same mundury, epolety i tym podobne przedmioty imponowały mi tak dalece, że długi czas nie śmiałem proponować mego towaru stojącym na progach kramarzom nieśmiałość kazała mi szukać sklepów jeszcze mniejszych podobnych do sklepu pana Doloby. Znalazłem wreszcie coś podobnego na skręcie wąskiego i cuchnącego zaułka przytykającego do zagrodzonego placyku zarosłego pokrzywą, którego płot zawieszony był zardzewiałą bronią, ceratowymi kapeluszami i pękami zardzewiałych kluczy wszelkich rozmiarów wystarczających, rzec można, do otwarcia wszystkich pod słońcem istniejących zamków. Do niskiego i ciasnego, rozświetlonego skąpą smugą światła wpadającą przez małe okienko sklepiku, do którego stępowało się po kilku niepewnych stopniach, wszedłem z bijącym sercem. Bynajmniej nieuspokojony widokiem starca, który wylazł z kąta i od razu porwał mnie za włosy. Straszny był. Z długą, siwą brodą w starym flanelowym kaftanie czuć go było wódką i rumem. W kącie pod oknem stało plugawe jego legowisko, pokryte szywaną z gałganów kołdrą. Za oknem widać było same pokrzywy i wśród nich chudego, kulawego osła. Czego chcesz, mały? Zawołał. Po co tu władzisz? O goro goro. Ach, oczy wy mojej, członki. Czego ty chcesz? Ach, płuca wy mojej, wątroba. Czego chcesz? Ach, goro goro. Tak mnie przeraził jego widok, a zwłaszcza niezrozumiałe, chrapliwym głosem wymawiane słowa, że nie mogłem zdobyć się na odpowiedź. Stary nie puszczając mnie wrzeszczał, czego chcesz, mały? Och, wy moje członki! Oczy, czego ty tu chcesz? Czego? Goro! Goro! Wykrzykiwał to z taką energią, aż mu oczy na wierzch wychodziły. Chciałbym wiedzieć, odrzekłem drżąc cały, czy, czy nie sprzedałbym tego surduta. Pokaż! zawołał, wypuszczając włosy moje z drżących rąk, podobnych do szponów olbrzymiego ptaka i nakładając okulary na zaczerwienione oczy. Pokaż, o moje ty płomienne serce. Och, oczy wy mojej członki, pokaż. O, goro! A ile za to? Pół korony, odrzekłem, przychodząc pomału do siebie. O, oczy wy mojej członki, co to to nie. Goro! Osiemnaście pensów, goro. Z każdym wykrzyknikiem, oczy mu wyłaziły na wierzch. Każde słowo wymawiał na kształt wycia wiatru przechodzącego z minorowych do majorowych tonów. Dobrze, rzekłem, zgoda i na osiemnaście pensów. O, życie ty moje, życie, zawrzeszczał, chowając surdut mój na półkę. Czego ty chcesz ode mnie, o moje wyczłonki? Czego chcesz? Pieniędzy? Goro. Weź co na zamianę. Nie pamiętam, abym był kiedy bądź przedtem czy potem tak przerażony jak wówczas. Tłumaczyłem pokornie kramarzowi, że potrzebuję koniecznie pieniędzy. Nie zaś czego innego w zamian za mój surdut. Dodawałem, żem gotów na pieniądze poczekać. Nie w sklepie, ale na ulicy, przed sklepem. Wyszedłem też czym prędzej i usiadłem w kątku w cieniu jakiejś wystającej belki. Siedziałem długo. Godziny całe. Słońce wzeszło wysoko i znów się skłoniło, a ja siedziałem, ciągle wyczekując pieniędzy. Wątpię, aby się gdzie znajdował drugi podobny handlarz, pijak i wariat, że go znano w okolicy całej, gdzie uchodził za sprzedaną diabł dowiedziałem się od uliczników, przedrzeźniających go ustawicznie przed drzwiami sklepiku i wołających na nie, aby się opamiętał. I oddał swoje złoto. Ho, ho! wołali. Wiemy dobrze, co się święci. Wiemy, żeś bogaty, stary Sknero, nie oszukasz nas swoimi lamentami. Oddaj złoto. Oddaj skarby, za które sprzedałeś się diabłu. Ho ho. Podnieśno się ze swego legowiska, rozprój swój materac, a pożywimy się jego wnętrznościami. Wołając tak, obiecywali pożyczyć mu nawet noża lub nożyczek do rozprucia materaców. Rozwścieczony wybiegał ze sklepiku, co było zwykle dla uliczników hasłem do rozpraszania się, a wracali oni, skoro się drzwi zamknęły. Czasem brał mnie za jednego z nich i rzucał się na mnie tak, jak gdyby miał mnie rozszarpać. Lecz opamiętawszy się, wracał do swej nory, gdzie mruczał coś niezrozumiałego, przerywanego ustawicznym: Och i goro! na dobitkę, widząc spokojne i cierpliwe moje zachowanie się u drzwi tandeciarza. Ulicznicy zwrócili ku mnie część swych drwinek i przedrzeźnień. Tandeciarz tymczasem usiłował skłonić mnie do przyjęcia starych rupieci zamiast osiemnastu pensów, które był mi dłużny. Przynosił mi kolejno wędkę, skrzypce, kapelusz z kokardą, tornister, flecik. Trwałem w postanowieniu, zrozpaczony lecz niezłomny i prosiłem go za każdym razem o pieniądze lub o zwrot mego surducika. Zdecydował się wreszcie zapłacić i przez parę godzin przynosił mi po pół pensa, za każdym wychyleniem się ze swej nory wołając: „O, oczy wy mojej członki, czy nie mógłbyś zajść innym razem po resztę? Nie odpowiedziałem umarłbym z głodu. Och goro, goro poczekaj do jutra na trzy pensy. Za nic nie mogę. Och goro! No to masz, masz tu czternaście pensów, wikwita — wołał, wychylając poza drzwi głowę z wyłażącymi na wierzch oczyma. Tak byłem zmęczony i głodny, że zgodziłem się ostatecznie na tę zniżkę. Miało się już ku zachodowi. Wydatek trzech pensów pozwolił mi posilić się i ugasić trawiące mnie pragnienie. Przed nadejściem nocy uszedłem jeszcze siedem mil. Nocowałem znów na stogu siana, obmywszy obrzękłe nogi w potoku i owinąwszy je świeżymi liśćmi. Nazajutrz droga wiodła mnie wśród sadów i chmielem obsadzonych płotów. Ogrody rumieniły się dojrzałymi jabłkami, a liczni robotnicy pracowali w chmielu. Wszystko to zachwycało mnie postanowiłem przespać noc tym razem w chmielu pod strażą wysokich giętkimi gałązkami oplecionych tyczek spotykani dnia tego podróżni straszniejsi mi się jeszcze wydali niektórzy zaczepiali mnie a gdy mu uciekał od nich ile sił starczyło rzucali za mną kamienie i klątwy jeden pamiętam blacharz wnosząc z jego sakwy i piecyka które miał przewieszone przez plecy idący w towarzystwie jakiejś kobiety zaczepił mnie a gdym szedł, milcząc dalej, zaczął mi wymyślać. Wróćno się, gdy cię wołam, smarkaczu tam jakiś, bo ci połamie ręce i nogi. Uznałem za stosowne usłuchać wezwania i zbliżyłem się do blacharza, starając się rozbroić go najtkliwszym spojrzeniem. Towarzysząca mu kobieta miała podbite oko. — Gdzie idziesz? — pytał, chwytając mnie za koszulę. — Do Dover, — odrzekłem. — A skąd cię diabli niosą? — Idę z Londynu. — Czym dowiedziesz? Zuch z ciebie, co? Nie, wyjąknąłem. Niech cię diabli, jeśli nie chcesz zrobić mi grzeczności, roztrzaskam ci czaszkę. Wypuścił mnie z rąk swoich, strasząc i grożąc pięścią. Obrzucił wzrokiem od stóp do głowy. No mały, jeśli masz na kufelek piwa, dawaj. Odbiorę. Oddałbym wszystko, gdyby mnie nie powstrzymywało spojrzenie kobiety, która wstrząsnęła przecząco choć nieznacznie głową. U Ubogi jestem, tłumaczyłem się. Nic nie mam. Co ty myślisz sobie? Wrzasnął blacharz. Panie, co myślisz? Niby to nie poznałem na twojej szyi jedwabnej chustki mego rodzonego brata? Oddawaj! W mgnieniu oka chustka moja była w jego ręku. Zmiał ją i rzucił kobiecie. Ta roześmiała się, jak z dobrego żartu, lecz odrzucając mi ją z powrotem, wzrokiem i nieznacznym poruszeniem ust mówiła wyraźnie – zmykaj. Zanim to jednak zdołałem uczynić, blacharz wyrwał mi znów z rąk chustę, okręcił ją koło własnej szyi i, zwracając się do swej towarzyszki, począł bić ją srodze. Nie zapomnę jej nigdy upadającej na drogę i leżącej w pyle z potarganymi włosami. Gdym odbiegł, obejrzałem się jeszcze. Siedziała na rowem, ocierając z czoła i twarzy krew końcem chustki, którą była okryta. Blacharz poszedł dalej. Wypadek ten przeraził mnie tak dalece, że odtąd, widząc zbliżających się ludzi, chowałem się za płoty i dorowów, wychodząc, gdy mnie minęli i dostrzec już nie mogli. Opóźniało to wiele moją podróż. W tych jak i innych trudnościach podtrzymywał mnie ciągle w myśli obecny obraz pięknej młodej matki w przeddzień mego urodzenia. On to czuwał nade mną, gdy spałem wśród chmielów. On mnie prowadził. Gdym ruszył rano w dalszą drogę. Widzę go też na tle słonecznego krajobrazu, ponad ulicami, starymi domami i malowniczymi bramami, ponad szarą katedrą w Canterbury i jej wieżycami pokrytymi wronimi gniazdami. On to złocił połyskiem nadziei nagie, smutne płaszczyzny Dover. On to dowiódł mnie dnia szóstego do celu mej podróży. I dziwne, Odbiegł mnie właśnie w chwili, gdy bosy, brudny, obdarty, słońcem i wiatrem spalony, na wpół nagi i na wpół zagłodzony, stanąłem na bruku tego miasta. Rozpytywałem z początku rybaków o moją ciotkę, otrzymując najsprzeczniejsze wskazówki. Jeden mówił, że mieszka przy gazowni, przez co osmaliła swe faworyty. Drugi, że daleko za wodą, gdzie dojść tylko można przy odpływie. Trzeci... Że ją zamknięto w więzieniu za kradzież dzieci. Czwarty, że odpłynęła właśnie wieczorem do kale. Zwróciłem się do dorożkarzy, lecz i ci zbyli mnie podobnymi żarcikami. Kramarze, zanim usta otworzyłem, wołali, żebym odchodził, bo wcale nie mają tego, czego żądam. Czułem się ostatecznie znużony i nieszczęśliwy. Bez grosza, głodny. Sił nie miałem ustać na nogach i cel podróży, do którego dotarłem, zdawał mi się teraz o wiele dalszy niż kiedykolwiek. Cały ranek przeszedł na próżnych poszukiwaniach. Usiadłem na progu niezajętego sklepu w pobliżu rynku, rozmyślając, czy pójść we wskazywane tak sprzecznie miejsca, gdy przejeżdżający dorożkarz zgubił derę. Podjąłem ją i podając mu ośmielony poczciwym jego wyglądem po raz nie wiem już który, powtórzyłem nieśmiałe pytanie. Trotwood. Odrzekł namyślając się, słyszałem coś. Staruszka? Zapewne odrzekłem. Sztywna? Ciągnął prostując się. Zapewne dodałem. Nosi zawsze torbę. O taką dużą. Mrukliwa. Kwaśna. Serce mi biło. Poznawałem ciotkę po tym wiernym opisie. Trzeba iść tędy wskazał biczem. Samym brzegiem morza. Jest tam jak raz naprzeciw morza domek tak wprost Musiałeś słyszeć o niej Ręczę że ci nie da feniga Masz oto za fatygę Przyjąłem z wdzięcznością pensa i zaraz kupiłem sobie chleba Spożywając skromne to śniadanie szedłem długo i daleko nie mogąc znaleźć domku o którym mówił woźnica Wcale nawet w okolicy tej domów nie było Dostrzegłem wreszcie parę i wszedłem do sklepiku, aby znów zapytać o pannę Trotwood. Pytanie zwróciłem do kramarza ważącego właśnie ryż na szalkach, ale odpowiedziała na nie stojąca przed kantorkiem młoda kobieta, moja pani, czego możesz chcieć od mojej pani? Chciałbym ją widzieć odrzekłem bardziej jeszcze niż przedtem nieśmielony. O, chcesz ja, umóżny? Nie, wcale nie odrzekłem. Lecz zaczerwieniłem się na myśl, że istotnie po to chyba przyszedłem. Służąca wsypawszy do koszyka odważony ryż, wyszła ze sklepiku i powiedziała, że idąc za nią, dowiem się, gdzie panna Trotwood mieszka. Nogi pode mną drżały, gdyśmy się zbliżyli do wiejskiego domku, przed którym bielił się piaskiem wysypany dziedziniec, a dokoła woń rozpuszczał starannie utrzymany, rozkwiecony ogród. Tu mieszka panna Trotwood, rzekła służąca. A teraz sam rać sobie. Dodała, wbiegając szybko do domu, jak gdyby chciała uniknąć wszelkiej odpowiedzialności za następstwa tak śmiałego kroku. Pozostałem u bramy drżący, spoglądając nieśmiało i zapewne błagająco w okna. Po niejakim czasie w jednym z nich uchyliła się muślinowa firanka, ukazując zieloną zasłonkę, może wachlarz, w oknie stojący stoliczek i głęboki fotel. Nasunęło mi to myśl. Że mogę ujrzeć natychmiast ciotkę we własnej osobie. Obuwie moje było w opłakanym stanie. Brudne, porwane, ledwie się stóp moich trzymało. Kapelusz, służył mi też w drodze za poduszkę, utracił wszelkie kształty i wstydliwie opuścił brzegi. Pot, rosa, pył, siano, na którym spałem, pozostawiły tysiące śladów na koszuli i spodenkach. Zawieszone na kiju służyć, by mogły do wystraszania wróbli z ogrodu, u którego wrót stałem. Włosów moich od wyjścia mego z Londynu nie dotknął grzebień ani szczotka. Twarz moja, ręce i szyja spalone były na brunatny kolor, a od stóp do głowy pokrywał mnie kurz, gęsty, białawy. Pod taką to postacią i świadomy nędznego wyglądu miałem przedstawić się straszliwej ciotce. Cisza w oknie uspokoiła mnie. Zapewne nie było tam ciotki. Podniosłem nieśmiało oczy, w oknie stał niemłody, rumiany, uśmiechnięty dobrotliwie mężczyzna Włosy miał siwe, mrużył oko, kiwnął mi kilkakrotnie głową, potrząsnął nią kilkakrotnie i odszedł Tyle już doznawałem zawodów, że tym razem zamyślałem na serio odejść Gdy z domu wyszła dama, w chustce do nosa zawiązanej na czepku w rękawicach i z ogrodowymi nożycami w ręku, w ogromnym jak u malarzy fartuchu. Domyśliłem się od razu, że mam przed sobą ciotkę Betsy. Zjawiła się tak nagle i niespodzianie, jak niegdyś w Blunderstone. — Precz stąd! — zawołała, machając nożycami. — Nie tu miejsce dla uliczników. Cofnąłem się mimo woli, przyglądając się jej. Weszła do ogrodu i zaczęła wycinać suche gałązki. Zdobyłem się na odwagę i stanąwszy za nią, dotknąłem z lekka jej ramienia. Proszę pani, odwróciła się. Spojrzała mi prosto w oczy. Ciotko, co? zawołała zdumiona. Proszę pani, ciociu, jestem twoim siostrzeńcem. Jezu! Maria! zawołała i usiadła na ścieżce. Jestem Davidem Copperfieldem z Blunderstone w Suffolk, gdzie pani raz już była, odwiedzając drogą moją mamę w chwili, kiedym się właśnie urodził. Bardzo jestem nieszczęśliwy od śmierci mamy. Poniewierano mną, niczego nie uczono, wyprawiono z domu, kazano zarabiać na życie, umieszczając w niestosownym dla mnie miejscu. Nie mogłem wytrzymać, uciekłem. Okradli mnie, obdarli na drodze. Szedłem pieszo, nie miałem gdzie spać ani co jeść. Tu odwaga, w jaką się uzbroiłem na początku, opuściła mnie. Wyciągnąłem ręce, chcąc może tylko przekonać ciotkę o stanie mojej odzieży, o prawdzie słów moich. I wybuchnąłem wielkim, od tygodnia w piersiach dławiącym mnie, a ciągle powstrzymywanym łkaniem. Ciotka siedziała ciągle, nie mogąc przyjść ze zdziwienia do słowa, a gdym się rozpłakał, porwała się z miejsca, pociągnęła mnie za sobą do domu. Pierwszą jej czynnością było otworzenie szafy. Dostała stamtąd kilka butelek i zaczęła wlewać mi coś w usta. Czyniła to w pośpiechu, bez wyboru, to też czułem kolejno smak anyżowej wody. Sosu sardelowego i octu. Gdy to nie skutkowało i nie mogłem powstrzymać łkań, położyła mnie na sofie, zakryła głowę szalem, a zdjętą z własnej głowy chustkę położyła pod nogi, aby mnie zbrukał pokrycia kanapy. Wówczas dopiero usiadła, sapiąc, wachlując się wielkim zielonym wachlarzem i od czasu do czasu wołając, to mi historia. Po niejakim czasie zadzwoniła. Janet, rzekła do służącej, pójdź na górę, poproś pana Dika, chcę z nim mówić. Służąca spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Nie śmiałem poruszyć się, by nie rozgniewać ciotki, lecz odeszła, nie robiąc żadnej uwagi. Ciotka tymczasem chodziła wzdłuż i wszedł pokoju. Po chwili wszedł uśmiechnięty staruszek. Ten sam, który mrugał i kiwał był na mnie przez okno. Panie Dick, poczęła ciotka. Bądź proszę rozważny. Umiesz nim być, gdy chcesz. Wszyscy to wiedzą. Bądź tedy rozważny. Staruszek spoważniał w mgnieniu oka, spoglądając na mnie tak, jak gdyby zlecał mi milczenie o tym, co zaszło u okna. Panie Dick, ciągnęła ciotka. Musiałeś nieraz słyszeć, jak mówiłam o Davidzie Copperfieldzie. Nie udawaj, proszę, że nie pamiętasz. Oboje wiemy, jak doskonałą masz pamięć. David Copperfield? Począł stary z roztargnieniem. David Copperfield? A tak, pamiętam właśnie. David. Dobrze. Rzekła ciotka. Masz oto przed sobą jego syna. tenki byłby do ojca, gdyby nie to, że i matkę. Przypomina bardzo. Jego syna? Aha! Syna Davida Copperfielda. W sam raz potwierdziła ciotka. Nie wyobrazisz sobie, co ona dokazywał. Uciekł. Uciekł. Jego siostra, Betsy Trotwood. Pewnie by nie uciekała. Mówiąc to, kiwała głową, pełna zaufania w zalety dziewczęcia, które się nie narodziło. O! Zauważył pan Dick. Tak sądzisz, pani? Patrzcie go, oburzyła się ciotka. Jak on to mówi? Czy ja tak sądzę? Naturalnie. Mieszkałaby ze mną, swą chrzestną matką, wychowywałaby się u mnie, przepadałybyśmy jedna za drugą. Gdzieżby zresztą Becci Trotwood mogła uciec? Nigdzie, potwierdził pan Dick. A widzisz. Widzisz, jakiś dowcipny i domyślny. A teraz do rzeczy. Oto widzisz przed sobą małego Davida Copperfielda. I nasuwa się pytanie. Co mam z nim począć? Co począć? Wyjąknął, kiwając głową zapytany. Co począć? Właśnie w tym rzecz, mówiła ciotka, patrząc mu w oczy i podnosząc wskazujący palec. Pomyśl i daj mi dobrą radę. Ho, gdybym był na pani miejscu, Zaczął patrząc z roztargnieniem na mnie. Nagle uderzyła go szczęśliwa myśl, bo zawołał żywo: umyłbym go! Janet! zawołała uradowana ciotka. Wyborną radę daje nam pan Dick. Zagrzewaj wannę. Chociaż rozmowa ta interesowała mnie niemało, przypatrywałem się ciekawie mówiącym. Ciotka była wysoką, o grubych rysach, lecz raczej przyjemnej powierzchowności kobietą. W twarzy, jej głosie, ruchach była stanowczość. Która musiała niegdyś wystraszyć tak słodkie i nieśmiałe stworzenie jak moja matka. Lecz twarz ta, ta surowa, piękną dotąd była. Przede wszystkim uderzyły mnie wielkie błyszczące oczy. Pod czepkiem siwe włosy, rozdzielone na czołem, układały się w dwa gładkie pasma. Suknie miała ciemną, wąską, coś w rodzaju amazonki. Przy boku nosiła męski zegarek z dewiską i sygnetem. Biały męski kołnierzyk i mankiety wykańczały jej ubranie. Pan Dick, jak to już zauważyłem, siwy był i rumiany. Głowa mu się trzęsła, nie z wieku jednak, lecz w sposób przypominający mi jednego z moich szkolnych towarzyszy, potrząsającego podobnie głową po bolesnych napomnieniach pana Creakle. Jego szeroko rozwarte jasne źrenice o nieco błędnym spojrzeniu, wraz z dziecięcym poddaniem się ciotce, widocznej radości, gdy go chwaliła, nasuwały myśl, że jest obłąkany. I dziwiło mnie tylko, jakim sposobem mogę go tu widzieć. Ubrany był najzwyczajniej w szary ranny surdut i białe spodnie, z zegarkiem u boku, z kieską w kieszeni, którą od czasu do czasu pobrzękiwał z widocznym zadowoleniem. Janet była świeżą, dwudziestoletnią dziewczyną, ubraną czysto i starannie. Dodam tu, czegom się z czasem dopiero dowiedział, że była jedną z pupilek mojej ciotki, która miała ich kilka z kolei. Wszystkie wychowywała w pogardzie dla małżeństwa, a każda z kolei wyrzekała się pierwotnych przez ciotkę wszczepionych zasad, wychodząc za piekarza. Pokój, w którym znajdowaliśmy się, równie był czysty jak ciotka i jej służąca. Teraz jeszcze, gdy przypominając go sobie, odkładam na bok pióro, czuję świeży powiew od strony morza, zapach kwiatów z ogrodu, widzę stare, skromne odczystości lśniące sprzęty, w szerokiej framudze okna fotel ciotki, stół, zielony wachlarz, chodnik chroniący dywan, kota, dwa kanarki, starą porcelanę, wazę do ponczu pełną zasuszonych różanych liści, szafkę zastawioną jakimiś czarkami i flakonikami i wśród tego wszystkiego wyciągniętą na kanapie wszystkiemu temu przypatrującą się brudem, kurzem pokrytą moją osobę. Zaledwie Janet odeszła przygotowywać kąpiel. Ciotka ku wielkiemu memu przestrachowi porwała się nagle spojrzawszy w okno, zawołała gwałtownie Janet! Osły! Słysząc to służąca zbiegła ze schodów jak gdyby dom się palił i zaczęła odganiać od zielonej wąskiej smugi trawy dwie na osłach siedzące damy. A tymczasem ciotka zbiegłszy na dół Własną ręką chwyciła cugle trzeciego, niosącego na swym grzbiecie małego chłopca, wyciągnęła go na ścieżkę, targając nadto za uszy nieszczęśliwego jeźdźca. Po dziś dzień. Nie wiem, czy ciotka miała istotne prawo własności do tej smugi murawy, czy też wyobrażała sobie, że je posiada, co zresztą dla niej i w zastosowaniu wychodziło na jedno. Za największą osobiście wyrządzoną jej obrazę poczytywała wtargnięcie osłów w nietykalne te granice. Chociażby nie wiem jak była zajęta, chociażby rozmawiała o najważniejszych kwestiach, widok osła na drodze zmieniał biegi jej myśli, pochłaniał całą jej uwagę. Konwie pełne wody były zawsze w pogotowiu dla ukarania nieuważnych jeźdźców, rózgi leżały za bramą, baczność była nieustanna. Nieustanne też zatargi i potyczki. Sądziłem nawet, że wynajmujący osły chłopcy umyślnie tam wjeżdżali lub że osły same ze znaną swą przekorą przekraczały zabronioną im granicę. Dość, że zanim przygotowano kąpiel, zaszły aż trzy podobne wyżej opisanemu zatargi, a w jednym z nich, najognistrzym, ujrzałem ciotkę moją walczącą z piętnastoletnim jasnowłosym chłopakiem, który w zaskoczeniu, zanim się obejrzał, na kształt piłki odskoczył od bramy. Wszystko to dziwiło mnie nieskończenie, tym bardziej, że ciotka jednocześnie poiła mnie rosołem za pomocą łyżeczki do kawy w przekonaniu, że pokarm winien być udzielany zagłodzonym w minimalnych dozach i pomiędzy jedną a drugą dawką. Zanim czas miałem zamknąć usta, zrywała się, wołając – Janet! Osły! Kąpiel pomogła mi bardzo czułem ból w kościach i straszne znużenie także z trudnością tylko podnosiłem oczy pokąpieli ciotka ze służącą odziały mnie w koszulę należącą do pana Dika i okręciły dwoma czy trzema szalami wyobrażam sobie jak zabawnie musiałem tak spowity wyglądać ciepło mi było słabo oczy się do snu kleiły niebawem też usnąłem na kanapie śniły mi się zapewne pod wpływem wspomnień i wrażeń dawnej opowieści mojej matki wypadki poprzedzające moje przyjście na świat. Lecz zdawało mi się, że przez sen czuję oddech pochylonej nade mną ciotki, miękką dłoń, odgarniającą mi z czoła włosy. Zdaje mi się też, żem słyszał coś na kształt biedne dzieci, czy też może ładne dzieci. Nic jednak, gdym się przebudził, nie wskazywało na to, aby ciotka wyrzec miała te słowa. Siedziała wyprostowana w fotelu u okna, z zielonym wachlarzem w ręku, kręcąc gwałtownie kółko u jego rączki. Kiedy się obudziłem, podano obiad, składający się z pieczystego i puddingu. Siedziałem przy stole, podobny do skrępowanego ptaka, z trudnością poruszając rękami i ramionami. Nie skarżyłem się jednak, będąc tak spowitym przez samą ciotkę niespokojny też byłem, rozmyślając, co pocznie ze mną. Jadła milcząc i tylko od czasu do czasu zatrzymywała wzrok na mnie, mrucząc, to mi historia, co mnie bynajmniej nie uspokajało. Gdy zdjęto obrus i postawiono na stole Sherry i mnie dostał się kieliszek, ciotka posłała po pana Dika. W jego obecności zaczęła mnie badać. Odpowiadałem na wszelkie jej pytania, patrzyła przy tym ciągle na pana Dika, który wyglądał tak, jak gdyby zasypiał. Marszczyła brew, gdy uśmiechał się nie w porę. Pojąć nie mogę, co skłoniło to dziecko nieszczęsne do powtórnego zamęścia. Zawołała, gdym skończył. Może się zakochała, zauważył nieśmiało pan Dick. Zakochała. Masz tobie. Potrzebne jej to było. Może. Po chwili głębokiego namysłu zauważył pan Dick, to tak sobie dla przyjemności. Piękna mi przyjemność, biedne dziecię. Zaufać psu, który ją tak czy owak zwieść musiał. Czegoż jeszcze chcieć mogła? Miała przecie jednego męża. Złapała sobie była Davida Copperfielda, uganiającego się zawsze za woskowymi lalkami. Miała nad to dziecko. O! Owego piątkowego wieczoru dwoje ich tam było nieborząd. Jedno wątłe co do doświadczenia, tyle co i drugie. Pamiętam! Pan Dick kiwał głową. Patrząc na mnie, tak jak gdyby pojąć, nie mógł najzupełniej ostatnich słów ciotki. Nie mogła nawet urodzić dziecka, jak wypadało ciągnęła ta ostatnia. Nie byłoby tego wszystkiego, gdybyśmy tu, zamiast chłopca, mieli przed sobą Betsy Trotwood. Nie zaprzeczaj mi, proszę. Pan Dick wyglądał na wystraszonego. A ten tam człowiek, ten doktorek, jakiś z przechyloną na ramię głową Jelips, czy, czy, czy jak go tam. No, bardzo był potrzebny. Na to się chyba zdałaby jak szpak powtarzać, chłopiec, chłopiec się urodził. Osobliwość wielka, chłopiec, głupcy. Ostatnie słowa wyznaje przeraziły nie tylko pana Dika. I mnie się serce ścisnęło. Mało jej tego było, ciągnęła ciotka, jeszcze mało. Wychodzi powtórnie za mąż. I to za kogo? Za jakiegoś morderer czy tam podobnie mianującego się zbuja. Tak jak rodząc. Tego swego chłopca weszła w drogę Becy, tak powtórnym tym zamęściem weszła w drogę znów temu, zanim się urodził, był on już kainem. Pandyk spojrzał na mnie ciekawie. Chciał się zapewne przekonać czym istotnie do kaina podobny. Mieli tam jeszcze jakąś pogankę z imienia, a i ta ich Pelgotli, czy jak ją tam nie miała nic pilniejszego, jak wyjść też za mąż. No, przykład był zachęcający, bardzo zachęcający. No, nie ma co mówić. Mam nadzieję, że przynajmniej trafiła kosa na kamień. Mężulek porządnie smagać ją będzie, tak jak na to zasługuje. Oburzyłem się. Zapewniłem, że Pegot jest najlepszą, najwierniejszą pod słońcem istotą, że kocha mnie całym sercem. Przywiązana była, aż do poświęcenia do matki mojej, nie opuściła jej, aż do śmierci przyjęła ostatni pocałunek umierającej. Mówiłem, że dom pani Berkis uważam za własny, ze wszystkim, co do niej należy i podzieliłaby się ze mną chętnie i obecnie prosiłbym ją o schronienie, tylko żem się bał narzucać ubogim ludziom. Wszystko to mówiłem prędko, z duszącym mnie łkaniem. Rozpłakałem się wreszcie i skryłem twarz w dłoniach. Dobrze, dobrze, zauważyła ciotka. Dobrze, że bronisz tych, co dbali o ciebie. Jared! Osły! Gdyby nie te nieszczęsne osły, nastąpiłoby może między nami porozumienie, gdyż ciotka położyła już była rękę na mem ramieniu, a ja czułem chęć, nieprzemożną, rzucić się jej na szyję i błagać o opiekę. Osły przerwały rozmowę. Nastąpiło zwykłe w podobnych razach zamieszanie, i aż do herbaty ciotka rozprawiała z panem Dickiem o sposobach usunięcia podobnych przekroczeń. Stanowczo, stany powinny były wydać przeciw osłom prawa. Po herbacie. Siedzieliśmy przy oknie, pilnując, jak z zapuszczonych w dal oczu ciotki wnosiłem, najścia wrogów jej osłów i oślarzy. Gdy ciemniało, Janet spuściła rolety, zapaliła świecę i rozłożyła stół do kart. A teraz, panie Dick, zaczęła ciotka z powagą i podniesionym do góry palcem. Zadam ci znów pytanie, na które odpowiedzieć mi trzeba rozsądnie. Oboje wiem, że potrafisz, gdy zechcesz odpowiedzieć rozsądnie. Spójrz na to dziecię. Na syna Davida? Spytał zbierając myśli pan Dick. Właśnie. Pomyśl tylko, co byś teraz z nim zrobił? O, z synem Davida. Właśnie. Z Davida synem. O, tak, tak. Co bym zrobił? Ano, yy, położyłbym spać. Janet! Zawołała ciotka z tym samym, co przedtem zauważył zadowoleniem. Pan jak zawsze, najlepszą daje nam radę. I jeśli łóżko posłane, położymy to, dziecię. Na zapewnienie służącej, że łóżko posłane, zaprowadzono mnie łaskawie do sypialnianego pokoju, lecz trzymając niby więźnia, pomiędzy ciotką a służącą. Jedyną okolicznością pobudzającą nieco nadzieję moje było, zatrzymanie się na schodach ciotki, która spytała skąd pochodzi odór spalenizny. Janet odpowiedziała jej na to, że spaliła właśnie w kuchni moją starą koszulę. W przeznaczonym mi jednak na nocleg pokoiku nie było innej odzieży, jak tylko bielizna, którą miałem na sobie. Zostawiono mnie z ogarkiem, który jak ciotka upewniała miał się w ciągu pięciu minut dopalić i zamknięto na klucz. Co zważywszy? Przyszedłem do przekonania, że ciotka poznawszy mnie od kilku zaledwie godzin i w tak niezwykłych okolicznościach musiała mnie posądzać o nauk uciekania. I dlatego wolała mieć pod kluczem. Pokoik na poddaszu, w którym spałem, był przyjemny z widokiem na morze osrebrzone księżycem. Po zmówieniu pacierzy i zgaśnięciu ogarka, długo pamiętam, wpatrywałem się w blaski księżyca na falujących wodach, tak jak gdybym z jasnej tej księgi pragnął wyczytać moją przyszłość, lub się spodziewał, że matka moja, z dzieciątkiem na ręku, Taka właśnie, jaką widziałem ją po raz ostatni, odjeżdżając po wakacjach z domu do szkoły, stąpi ku mnie po srebrnej smudze miesiąca. Pamiętam z jaką wdzięcznością, z jakim ukojeniem, oderwawszy oczy od blasków tych, przeniosłem je na czyste, biało zasłane łóżeczko. Wdzięczność ta wzmogła się jeszcze, gdym wyciągnął zmęczone członki pod świeżymi prześcieradłami. Długo myślałem. O tych samotnych, opuszczonych miejscach, gdziem przez kilka dni sypiał bez dachu, z przydrożnym kamieniem pod głową. I pamiętam, jak gorąco błagałem nieba, aby nadal nie pozbawiały nigdy już dachu biednej mej głowy. O, pamiętam, jakem spływał po połyskujących, bezbrzeżnych przestrzeniach morza daleko, daleko, w świat sennych marzeń. Rozdział czternasty Ciotka moja czyni postanowienie Kiedym zszedł na zajutrz, ciotka moja, siedząc przy śniadaniu, z łokciami wpartymi w tacę, pogrążona była w takiej zadumie, że nie spostrzegła cieknącej z imbryka wody, która zdążyła już zalać cały stolik i dopiero moje wejście zbudziło ciotkę z zamyślenia. Domyślałem się, że rozmyślała o mnie. I tym ciekawszy byłem, powziętych względem mnie postanowień, lecz nie śmiałem o nic pytać. Wzrok mój jednak mniej od ust posłuszny zwracał się ustawicznie na ciotkę. Za każdym razem dostrzegałem zamyślone oczy utkwione we mnie, lecz tak, jak gdybym był nie wiem jak oddalony, nie zaś siedział naprzeciw niej przy niewielkim, okrągłym stoliku. Po spożyciu śniadania oparła się o poręcz fotela, złożyła na piersiach ramiona, ściągnęła brew. Wpatrując się we mnie z większym jeszcze niż poprzednio natężeniem. Mieszało to mnie. A że mnie skończył jeszcze śniadania, starałem się pokryć zmieszanie jedzeniem, lecz stućce dzwoniły po talerzu. Chwytałem w powietrzu za duże kęski szynki. Krztusiłem się w pośpiechu łykaną herbatą. Hm. Mruknęła wreszcie ciotka. Spojrzałem na nią nieśmiało. Pisałam do niego, rzekła: Do. Do twojego ojczyma. Wezwałam go, aby się ze mną na czysto rozmówił. Czy wie, gdzie się znajduje? Pytałem przerażony. Właśnie pisałam mu to. I czym mam mu być oddany? Wyjąknąłem. Zobaczymy. Odparła ciotka. O, zawołałem. Nie wiem, co pocznę, jeśli mnie pan Marston znów weźmie. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Zobaczymy. Mrowiem nie przechodziło na samą tę myśl. Spuściłem głowę. Ciotka nie zwracała na mnie uwagi. Przepasała fartuch, własnoręcznie wymyła i wytarła filiżanki, i gdy wszystko już było w należytym porządku, zadzwoniła na służącą, aby wzięła tacę. Następnie, wdziawszy rękawiczki, starannie zmiotła kurz ze sprzętów, nawet z posadzki, ustawiając w porządku meble i graciki. Po starannym dokonaniu tych czynności zrzuciła fartuch i rękawiczki, złożyła je, schowała w przeznaczonym na to miejscu i, wziąwszy robotę, usiadła z nią w oknie zasłaniając się wachlarzem przed słońcem. Chciałabym, ozwała się, nawlekając igłę, abyś poszedł na górę, pokłonił się ode mnie panu Dickowi i spytał, jak mu idzie jego praca. Byłem gotów spełnić dane mi zlecenie. Sądzę, ciągnęła ciotka spoglądając na mnie bacznie i nawlekając wciąż nitkę, że ci nazwisko pana Dicka wydaje się przykrótkie. Krótkie jest istotnie, odrzekłem. Wiedz, że proszę, że to zdrobniałe jego imię a sąsiad nasz nazywa się w istocie panem Ryszardem Bebley. Chciałem właśnie powiedzieć, że stosowniej byłoby może tak go nazywać, gdy ciotka uprzedziła mnie. Nie nazywaj go tylko tak nigdy. On tego nie znosi. Jest to dziwactwo, chociaż prawdę mówiąc nie ma w tym nic dziwacznego. Jeśli nam ktoś noszący pewne nazwisko wielką wyrządzi krzywdę i samo nazwisko mamy w obrzydzeniu. Pan Dyk tak się nazywa, teraz, tu i wszędzie, gdziekolwiek by się udał. Czego zresztą nie uczyń nigdy. Pamiętaj o tym i nazywaj go nie inaczej jak panem Dikiem. Upewniłem ciotkę, że najchętniej zastosuje się do jej zaleceń i wchodząc na schody, rozmyślałem, nad czym pan Dik pracować może. Wnosząc z tego, co ujrzał wchodząc, pracować musiał ciężko. Siedział z ogromnym piórem w ręku i z głową prawie położoną na papierze, a tak był pochłonięty pisaniem. Że miałem sporo czasu przypatrzyć się i papierowemu latawcowi zwieszonemu nad biurkiem i zwojom rękopisów leżącym na biurku przy stosach piór, a przede wszystkim już niesłychanej ilości atramentu zapełniającego tuziny całe przeróżnych rozmiarów flaszek i flaszeczek. O, Febusie! zawołał, odkładając na bok pióro. Jak się to wszystko składa na świecie? Chciałbym. Coś o tym wtrącić, ale jak obrócić. Jak? obrócić? dodał ciszej, a dostrzegłszy mnie, nachylił się i nad samym zawołał mi uchem. Na szalonym świecie. Co prawda, dom wariatów, chłopcze, zaśmiał się wesoło i ze stojącej na stole tabakierki wziął niuch tabaki. Nie śmiejąc wyrazić zdania w tej zawiłej kwestii, powtórzyłem zlecenie, jakie mi dano. Dobrze. Odrzekł pan Dick. Wzajemnie oświadczy jej me uszanowanie. Uważam, żem się posunął. Byłeś w szkole? Przy tym pytaniu spojrzał na swój rękopis. Tak, panie, niedługo. Czy pamiętasz, spytał porywając pióro, datę ścięcia Karola I? Odpowiedziałem, że miało to miejsce w 1649 roku. Aha! Rzekł, kładąc pióro za ucho i patrząc na mnie z powątpiewaniem. Tak stoi wprawdzie w historii. Wątpię jednak, aby to było dokładne, bo to widzisz, jeśli by to miało miejsce tak dawno, jakim sposobem tyle kłopotów spadłych z jego głowy mogłoby dziś leżeć na mojej? Zdumiony nie umiałem na to odpowiedzieć. Dziwne. Mówił pan Dick ze wzrokiem utkwionym w papiery. Z dłonią zatopioną w siwych włosach. Nie mogę wybrnąć z tego. Mniejsza z tym, mniejsza, dodał wesoło wstając z miejsca. Czasu mamy sporo przed sobą dla rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości. Pokłoń się ode mnie, pannie trotłód, i powiedz proszę, że idzie mi nieźle, wcale nieźle. Miałem już wyjść, gdy zwrócił uwagę moją na latawca. Jak ci się podoba? Spytał. Podobał mi się bardzo. Pewien byłem, że wzbija się wysoko. Sam go zrobiłem, upewniał. Puścimy go razem, widzisz? Pokazał mi, że zrobiony był z rękopisów. Wiersze były gęste, lecz nieregularne i nieczytelne. Tu i ówdzie jednak wpadało w oko imię Karola I. O, sznur długi, mówił, i rzeczy te, fakty, idą w górę. Wysoko, wysoko. Jest to mój system rozprzestrzeniania ich. Nie troszczę się wcale, gdzie spadną. Zależy to od okoliczności, prądów i tak dalej. Moja to już rzecz. Dość, że się wzbija wysoko, wysoko. Wyraz jego twarzy był tak łagodny i uprzejmy. Tak w całej jego rumianej postawie było coś godnego, że pomyślał, iż żartuje ze mnie. I zaśmiałem się, czemu też z całego wtórował mi serca. Gdyśmy się rozstawali, byliśmy już przyjaciółmi. I cóż tam porabia, pan Dick? spytała mnie ciotka, gdym wrócił. Powiedziałem, że przesyła swe uszanowanie i że mu idzie nieźle. Wcale nieźle. Co myślisz o nim? spytała ciotka. Miałem chętkę dać wymijającą odpowiedź, lecz niełatwe to było z ciotką. Opuściła robotę na kolana i, zakładając ręce, a patrząc mi bystro w oczy, rzekła: Szczerze, siostra Twoja, Betsy Trotwood. Powiedziałaby mi bez wahania każdą myśl swoją. Bądź, o ile się da, do niej podobnym i otwartym. Czy, czy pan Dick jąkałem się? Pytam ciotko, bo sam nie wiem doprawdy, czy jest przy zdrowych zmysłach? Najzupełniej stanowczo odrzekła. Doprawdy? Najzupełniej powtórzyła z mocą. Nikt bardziej od niego nie jest w pełnym posiadaniu swych zmysłów. Doprawdy? powtórzyłem nieśmiało miano go zawariata z prawdziwym i osobistym zadowoleniem to zaznaczam że miano go zawariata niegdyś od lat dziesięciu. to jest od chwili w której mnie twoja siostra Betsy tak zawiodła jest on moim stałym towarzyszem i doradcą od tak dawna wtrąciłem śliczni to byli ludzie ci co go zawariata poczytywali ciągnęła Pan Dick jest dalekim moim kuzynem, mniejsza z tym w jakim stopniu to nie należy do rzeczy, gdyby nim nie był. Nie byłby go brat rodzony zamknął i obezwładnił w tym rzecz. Zdaje mi się, że byłem tym razem nieco obłudny, lecz widząc, jak przedmiot rozmowy zajmuje ciotkę, udawałem też wielkie zainteresowanie. Dobry mi wariat! ciągnęła. Pod pretekstem, że był nieco ekscentryczny, chociaż nie więcej od wielu innych. Brat rodzony, nie mógł go zcierpieć pod własnym dachem, i chociaż mu ojciec umierając, zlecił nad nim opiekę, zamknął go gdzieś w szpitalu. Mądry. On to sam bez wątpienia jest wariatem. Wyglądałem równie, jak mówiąca na przekonanego. Ale ja się wmieszałam, ciągnęła. Uczyniłam następną propozycję. Brat twój, powiedziałam, jest zdrów. Zdrowszy stokroć od ciebie, pozwól mu pobierać małą rentę i niech zamieszka ze mną. Ja się go wcale nie boję, bo nie jestem próżna ani słaba. Oto czego staraniem i nie będę znęcać się nad nim, jak to czynili niektórzy i nie w szpitalu nawet. Po wielu targach stanęło na moim. Wzięłam go i mam go tu. Najlepszy to, najmilszy pod słońcem człowiek, jedyny do rady, tylko nikt go oprócz mnie nie zbadał, nie poznał. Ciotka poprawiła suknię i potrząsnęła głową tak, jak gdyby wyzywała cały świat. Miał on, mówiła siostrę, dobre, zacne stworzenie. Dobra była dla niego. Cóż, zrobiła to, co i one wszystkie, wyszła za mąż, i tak jak wszystkie, zawiodła się. Ta jej niedola wraz z tym, co wycierpiał od brata, wstrząsnęła jego umysł. Nie jest to jednak wcale pomieszanie zmysłów. Do tego stopnia, że aż dostał gorączki. Coś mu z tego zostało. Powiedz, czy ci wspominał o Karolu I? Tak, ciotko. A widzisz, rzekła, trąc nos tak, jak gdyby się jej coś nie spodobało. Widzisz, używa tego rodzaju przenośni. Osobę własną spaja z wielkimi niedolami i tego imienia używa chętniej niż innych. Wszak to nikomu nie szkodzi. O, o, nie, ciotko! Nie jest to wyznaje pospolity i dla wszystkich dostępny sposób mówienia. Jeśli zresztą wspominam o tym, to dlatego tylko, że to właśnie nie powinno mieć miejsca w jego memoriale. Pisze zatem memoriał własnego życia. Właśnie, rzekła ciotka znów nos pocierając. Pisze go do lorda kanclerza, czy tam do kogo innego, czyją jest rzeczą otrzymywać memoriały. Pisze o całej swej sprawie. Mam nadzieję, że się pomyślnie wywiąże z zadania. Dotąd plącze mu się ustawicznie pióro, mniejsza z tym. Praca ta zajmuje go, to ważne. W rzeczy samej, z czasem przekonałem się, że od lat dziesięciu pan Dick starał się bezowocnie, niestety, usunąć ze swego memoriału, plączącego mu się wciąż pod piórem Karola I. Powtarzam, mówiła ciotka, że nikt oprócz mnie ani się domyśla, co to za dusza. Najmilszy, najlepszy z przyjaciół. I cóż, że lubi puszczać od czasu do czasu latawce? Niby to Franklin ich też nie puszczał, a tamten był przecie kwakrem, czy tam yy, czymś podobnym, a kwakrowi mniej niż komu bądź przystoi puszczać latawce. Gdybym przypuszczał, że ciotka szczegóły te opowiada mi jako dowód zaufania, czułbym się niesłychanie pochlebiony. Uważałem jednak, że chociaż zwracała mowę do mnie, mówiła o rzeczach tych, raz na nie wpadłszy własnym raczej. Odpowiadając myślom, jednocześnie gorąca ta jej obrona, biednego, bezbronnego starca, nie tylko napełniła mi serce żywą otuchą, lecz jednała je dla siebie. Zrozumiałem, że pomimo dziwactw swych i ekscentryczności, było w niej to, co wzbudza szacunek i zaufanie. I chociaż dnia tego była równie jak wczoraj sztywna, równie często i ostro wypadała na osły i ich właścicieli. Chociaż w prawdziwy atak wściekłości wprawił ją jakiś młodzieniec oglądający się na stojącą w oknie Janet, nic już bardziej nadto nie mogło jej rozgniewać. Wydała mi się godną szacunku. Chociaż pozostawała równie straszna i niedostępna. Niepodobna wyrazić niepokoju, z jakim wyczekiwałem odpowiedzi na list wysłany do pana Marston. Mimo to starałem się być przyjemny i użyteczny, tak ciotce jak jej przyjacielowi. Puszczalibyśmy razem latawce, gdyby mnie brak odzieży nie zatrzymywał w domu. Wychodziłem tylko z zmroku na krótką przechadzkę dla zdrowia. Nie oddalałem się wówczas od domu i ciotka nie spuszczała mnie z oka. Nadeszła wreszcie wyczekiwana odpowiedź. Ciotka oznajmiła mi, że pan Marston we własnej osobie przyjdzie na zajutrz rozmówić się z nią o całej tej sprawie. Nazajutrz, nadal spowity w szale, liczyłem godziny i minuty targany na przemian nadzieją i trwogą, drżąc na samą myśl ujrzenia tej ponurej twarzy. Ciotka dnia tego była niecierpliwsza jeszcze i bardziej, niż kiedykolwiek, zasępiona. Siedziała jak zwykle z robotą u okna, i ja siedziałem naprzeciw niej, myśląc ciągle o wszelkich przypuszczalnych następstwach, wyczekiwanych odwiedzin. Późno już było po południu i chociaż obiad miał być dnia tego opóźniony, już go ciotka kazała podawać, gdy miało miejsce nowe wtargnięcie osłów na wzbronione grunty i ku wielkiemu memu zdziwieniu, w zbliżającej się do domu Amazonce poznałem pannę Marston. Z drogi, z drogi, nie tędy, wołała, przechylając się przez okno ciotka. Nie masz tu żadnego interesu, jak śmiesz wtargnąć aż tu, jakaś tam. Chłodne i dumne zachowanie się panny Martstone tak zirytowało ciotkę, że ona miała na chwilę, wbrew zwyczajowi, nie zbiegając ze schodów. Szepnąłem jej, że nowo przybyła jest właśnie panną Martstone w towarzystwie brata, który nieopodal zsiadł już był z osła. Co mi tam kto? Zawołała ciotka, rozmachując wcale nieuprzejmie rękoma. Nie pozwolę nikomu tu wtargnąć. Nikomu. Przecz stąd. Wyprowadź, zawróć osła. Rozpoczęła się prawdziwa potyczka. Osioł wsparł się czterema kopytami w ziemię. Janet targała go za uzdę w prawo, panna Marston w lewo. Ostatnia podniosła wreszcie na służącą parasol. Ulicznicy, zwabieni widokiem, z czynną pośpieszyli pomocą. Wtem ciotka moja, dostrzegłszy wśród nich jednego ze swych najzaciętszych wrogów, dziesięcioletniego malca, wypadła jak bomba, schwyciła go i wciągnęła na dziedziniec, wołając na Janet, aby przyzwała natychmiast policjanta. Udało się jednak malcowi wymknąć z żelaznych szponów ciotki. Pozostawiając głębokie ślady przejścia na klombach, dopadł swego osła i pogalopował na nim, ile im obu sił starczyło. Tymczasem panna Marston zsiadła i stanąwszy obok brata ównścia do ogrodu, ze zwykłą sobie godnością wyczekiwała, aż ciotka zechce przybyłych powitać. Lecz ta ostatnia zdyszana i zirytowana minęła ich, jak gdyby nie dostrzegała nawet. Musieli się zaanonsować przez Janet Czy mam odejść? Spytałem drżąc cały Nie, rzekła, wcale nie Mówiąc to wepchnęła mnie w kąt Obok siebie I zastawiła niby więź na krzesłem Pozostałem tak aż do końca sceny Z kąta i spoza krzesła Przypatrując się wejściu pana i panny Marston Och ozwała się ciotka moja nie wiedziałam, kogo gromię, lecz nikt nie ma prawa tratować mojej murawy. I nikt nie może stanowić w tym względzie wyjątku. Jest to prawo nieco niedogodne dla przybyszów, zauważyła panna Marston. Czyżby, odrzekła ciotka. Pan Marston, zapobiegając zapewne nowej utarczce, odezwał się. Panno Trotwood, przepraszam pana, zauważyła zwracając nań bystre spojrzenie. Mam przed sobą pana Marston, męża wdowy po moim siostrzeńcu Davide Copperfield z Wroniego Boru koło Blunderstone? Dlaczego mianowicie Wroni Bur? Tego nie rozumiałam nigdy. Jestem nim. Odparł pan Marston. W takim razie wybaczy mi pan, lecz powiem otwarcie, żebyś lepiej był zrobił, pozostawiając to biedne dziecię samej sobie. Tak dalece podzielam to zdanie? Wtrąciła panna Marlstone, że uważam naszą nieodżałowaną Klarę pod każdym względem za prawdziwe dziecko. Wielka to pociecha dla nas obu, odcięła się ciotka, że w naszym wieku wdzięki nasze nie narażą już nas pewno na podobny zarzut. Zapewne, dość kwaśno potwierdziła panna Marlstone i z pewnością też o wiele szczęśliwiej byłoby dla mego brata, gdyby się nie wiązał tym małżeństwem. Zawsze byłam tego zdania. Nie wątpię o tym, rzekła ciotka, a zadzwoniwszy na służącą, dodała: Janet, poproś tu pana Dicka. Czekając na przyjście przyjaciela, siedziała sztywna, milcząca, patrząc wprost przed siebie. Gdy wszedł pan Dick, przedstawiła go gościom: Pan Dick, stary i serdeczny mój przyjaciel, na którego zdaniu słowa te wymówiła z spoglądając poważnie na roztargnionego starca: Polegam najzupełniej. Pan Dick odjął od ust palec, stając się poważny i skupiony. Ciotka skłoniła głową panu Marston, który tak zaczął. Po otrzymaniu listu pani uważałem za obowiązek i jako dowód uszanowania dla niej. Bardzo panu wdzięczna, przerwała nie odwracając odeń bystrego wzroku. Nie o mnie jednak tu chodzi. Przybyć tu raczej osobiście, ciągnął pan Marston, pomimo dość trudnej podróży. Nieszczęsny ten chłopiec, który zbiegł od przyjaciół i zajęć, i którego sam wygląd, wtrąciła siostra wskazując mój istotnie dziwaczny kostium, jest już skończonym skandalem. Jane Marston, ofuknął ją brat, nie przerywaj mi z łaski swojej. Nieszczęśliwy ten chłopiec, pan Notrotwood, był powodem nieprzyjemnych domowych zajść i niepokojów, tak za życia nieboszczki mej żony, jak i potem. Usposobienie ma ponure, buntownicze, jest porywczy, krnąbrny, nie dający się nagiąć. Tak ja jak siostra moja pracowaliśmy nad wykorzenieniem jego przywar daremnie niestety Oboje też z siostrą jesteśmy tego przekonania że obowiązkiem naszym było osobiście zrobić przed panią niewesołe to zeznanie Nie potrzebuję potwierdzać słów mego brata dodała panna Marston Powiem tylko że gorszego i bardziej zepsutego chłopca jak ten nie ma pod słońcem Silnie rzekła krótko ciotka — Lecz wszystko to jest niczym w porównaniu z faktami — równie ostro odrzekła panna Marston. — Ha! — mruknęła ciotka, zwracając się do pana Marston. — I cóż dalej? — spytała. — Miałem... — ciągnął, a twarz mu się coraz bardziej chmurzyła pod bacznym okiem mej ciotki. — Miałem najsilniejsze przekonanie, że tylko taki, a nie inny, system edukacji może mu być pożyteczny. Przekonanie to zasadza się w części na dokładnej znajomości jego charakteru, w części na równie dokładnej znajomości moich własnych środków, za które odpowiedzialność na mnie samym ciąży. Tyle tylko powiem. Chłopca powierzyłem czujności przyjaciela. Umieściłem go w miejscu pewnym, uczciwym. Lecz to mu się nie podobało. Nie wystarczyło mu. Uciekł. Stał się najpospolitszym włóczęgą. Obdarty udał się do pani, panno Trotwood, o pomoc i opiekę. Oto co chciałem przedstawić pani i zwrócić jej uwagę na następstwa popierania chłopca w jego złych nawykach. Dobrze, rzekła ciotka. Zacznijmy od tego pewnego miejsca. Sądzę, że umieściłby tam pan i własnego syna. Co? Syn mego brata, wtrąciła panna Marlstone, Nie mógłby mieć podobnych skłonności. O! A jeśli by to biedne dziecię jego matka żyła, czy umieszczono by go, jej syna, w tym pewnym miejscu? Sądzę, rzekł pochylając głowę, pan Marston, że Klara zgodziłaby się na wszystko, co byśmy z siostrą uznali za stosowne. Panna Marston mruknęła twierdząco. Biedne dziecię, zauważyła ciotka. Pan Dick, który właśnie pobrzękiwał pieniędzmi w kieszeni, wprawił je w ruch tak gwałtowny, że aż ciotka musiała powstrzymać go spojrzeniem. A jej dochody? spytała. Ustały wraz z życiem. A więc ten wroni-bur, gdzie nigdy żadnej nie było wrony, nie jest dziedzictwem tego chłopca. Zostawiony był jego matce całkowicie i bezwarunkowo przez pierwszego jej męża odrzekł pan Marston, lecz mu ciotka przerwała gwałtownie. Bój się Boga, człowiecze! Nie tu miejsce mówić o tym całkowicie i bezwarunkowo. Mógł, że David przewidzieć następstwa, chociaż były one jasne jak dzień? Spodziewam się, że zostawiał całkowicie i bezwarunkowo. Lecz czyż nie znalazł się nikt, kto by stanął w obronie praw chłopca, gdy to dziecię powzięło nieszczęsne postanowienie powtórnego wstąpienia w małżeńskie związki z panem? Nieboszczka, żona moja, ozwał się pan Marston, kochała drugiego swego męża i ufała mu. Nieboszczka! Odrzekła, potrząsając głową ciotka. Była przy tym najniepraktyczniejszym i najnieszczęśliwszym dzieckiem. Oto czym była. A teraz co dalej? To tylko panno Trotwood, odrzekł. Żem przybył tu po Davida, aby go zabrać z sobą i postąpić z nim. Jak to sam uznam za stosowne. Sprawy z tego nie będę zdawał przed nikim. Żadnych nie przyjmę warunków, żadnymi się nie zwiążę obietnicami. Pani go podżegasz, w jego kronombrności. Widzę to jasno. Z postępowania i słów pani, i muszę również jej oświadczyć, że jeżeli mu chcesz udzielać schronienia, to już chyba na zawsze. Jeśli masz stawać między mną a nim, to go musisz wziąć raz na zawsze na swą odpowiedzialność. Żartów nie lubię i stroić takowych z siebie nie pozwolę. Przybyłem tu po raz pierwszy i ostatni, aby go zabrać. Czy gotów do drogi? Jeśli nie, jak to pani Trotut utrzymujesz, drzwi moje zamykają się przed Nim raz na zawsze, i odchodzę w przekonaniu, że mu chyba otworzysz na oścież swoje. Słów tych moja ciotka słuchała z natężoną uwagą, siedząc sztywna, z założonymi na kolanach rękoma, nie spuszczając mówiącego z oka. Gdy skończył, nie ruszając się wcale z miejsca, wzrok zwróciła na pannę Marston, pytając oschle: A pani, co masz jeszcze do powiedzenia? Doprawdy odrzekła zagadnięta. Wszystko, co bym miała do powiedzenia, tak jasno wypowiedziane zostało przez mego brata. Tak treściwie wyłuszczył on fakty i pobudki, że pozostaje mi chyba podziękować pani za jej uprzejme przyjęcie. Nader uprzejme, dodała z ironią, która nie bardziej wzruszyła ciotkę, jak nocleg mój w czatem wzruszył działo, pod którym spałem. Zobaczmy, co na to powie ten chłopak. Czy chcesz wrócić do ojczyma, Davy? spytała mnie łagodnie. Odpowiedziałem, że nie chcę i błagałem ją, aby mnie do tego nie zmuszała. Mówiłem, że ani pan, ani panna Marston nie lubili mnie nigdy, że nigdy nie okazali mi żadnej dobroci, że dręczyli moją biedną mamę za to, że mnie kochała że rozumiałem to doskonale i Pegoty zaświadczyć może. Mówiłem, że byłem najnieszczęśliwszym pod słońcem dzieckiem i błagałem, nie wiem już jakimiś słowy, lecz wiem jak gorąco, ciotkę, aby mnie przez pamięć na mego ojca nie opuszczała. Co począć z tym chłopcem? Panie Dick? spytała przyjaciela. Zawahał się, zebrał rozpierzchłe myśli, uśmiechnął się. Ależ naturalnie Kazać mu zaraz zrobić odzienie. Ciotka triumfowała. Podaj mi pan rękę, jedyny jesteś do dobrej rady. Uścisnąwszy dłoń przyjaciela, postawiła mnie przed sobą i zwracając się do pana Mardzdon, rzekła. Możesz pan odejść, kiedy się panu podoba. Biorę na siebie odpowiedzialność za tego oto chłopca. Jeśliby nawet był istotnie taki, jakim go opisujesz. Dam z nim sobie radę. Najzupełniej jednak w to nie wierzę. Panno Trotwood, oburzył się powstając pan Marston. Gdybyś była mężczyzną, ba, głupstwo, skończyliśmy z sobą. Co za wytworna grzeczność, zawołała wstając z miejsca panna Marston. Naprawdę zdumiewająca. Sądzisz może, że się nie domyśla? Rzekła ciotka, zwracając się do pana Marston, głucha zupełnie na słowa jego siostry. Sądzisz, że się nie domyślam, jakie to musiało być życie tego biednego, wyzyskiwanego dziecięcia? Sądzisz, że nie wiem, jak nieszczęsny był dzień, w którym na wieczystą jej niedolę zacząłeś mizdrzyć się i zalecać do niej i brać na wędkę gorących spojrzeń i słodkich słówek, wykrzywiając się do tej biednej gąski? Te, co za wytworność wyrażeń, zawołała panna Marston. Wiem o tym tak jak gdybym przy tym była teraz gdy patrzę na pana i słucham pana co wyznaje najmniejszej nie sprawia mi przyjemności teraz rozumiem doskonale któż na pozór może być bardziej gładki miękki niż pan mardstone biedaczka nie znała ludzi słodki był jak miód wielbił ją szalał za nią Pieścił nawet jej chłopca. Same słodkie na ustach miał obietnicę, że zastąpi mu ojca, pokieruje w życiu i takim dobrze będzie żyć razem w tym różanym gniazdku. Pu gadzina. Jak żyje, nie spotkałam podobnej osoby, zawołała panna marstą. Co, może nie tak? ciągnęła ciotka. A gdyś odużył, oplątał tę wariatkę. Niech mi nieba przebaczą, że ją tak nazywam. Uważałeś, żeś nie dokonał jeszcze dzieła zniszczenia, nie nadręczywszy do woli biednych ofiar. Zacząłeś więc wychowywać ją po swojemu, łamać skrzydła biednej uwięzionej ptaszynie, uczyć ją śpiewać na twą tylko nutę. Szalona czy pijana? wołała panna Marston, wściekła, że niczym nie może zwrócić na siebie uwagi ciotki. Przekonana jestem, że się musiała upić. Ciotka Betsy. Nie zważając na tej wykrzyki, zwracała ciągle mowę do pana Marstone. Panie Marstone, mówiła grożąc mu palcem, byłeś tyranem tego biednego dziecięcia, złamałeś jej serce. Kochające to było stworzenie, wiem to, wiedziałam o tym dużo wcześniej, nie mi opoznałeś, uderzyłeś w najsłabsze jej struny, porwałeś je. umarła od zadanych przez ciebie jej kochaniu ran. — Ciesz się, pan, swym dziełem. Ciesz się wraz ze swymi wspólnikami. — Czy mogę spytać, panią, kogo to z łaski swej pani podmianem wspólników? — Rozumie — wtrąciła rozwścieklona panna Marston. Głucha na jej słowa panna Betsy ciągnęła dalej. Jasne to było jak dzień, na długo przedtem, zanim ją spotkałeś, że też nieba na podobne zezwoliły spotkanie, że nieboga wcześniej czy później da się uwieść słodkim słówkom. Wyjdzie powtórnie za mąż, ale żeby tak źle trafić miała, tego ja nawet nie przypuszczałam. Że wyjdzie prędzej czy później powtórnie za mąż, to wiedziałam. Od dnia urodzenia tego oto chłopca, nad którym znęcając się, dręcząc, zabiłeś ją niebogę. Co właśnie czyni ci obecnie sam widok tego dziecka tak wstrętnym? Nie, nie masz co się pan tak wzdrygać. Wiem dobrze co mówię. Odkąd zaczęłam mówić, stał we drzwiach z lekceważącym zrazu uśmiechem, chociaż zgroźnie zsuniętą brwią. Teraz zauważyłem, że przy ostatnich słowach zbladł, zdawało się jak gdyby chciał uciec. Odetchnął głębiej. Żegnam pana, kończyła ciotka. Żegnam i panią także. Dodała zwracając się nagle do panny Marston. Ostrzegam też, że jeśli raz jeszcze ujrzę cię na grzbiecie osła tratującego mą murawę, jak mnie tu widzisz, zerwę ci kapelusz z głowy i własnymi stratuje nogami. Chciałbym, aby malarz, i to niepospolity, mógł widzieć moją ciotkę rzucającą te słowa najniespodziewaniej w twarz pannie Marston i tę ostatnią, przyjmującą cios niespodziewany. Głos towarzyszący słowom był taki, że panna Mardston nawet nie zdobyła się na odpowiedź i wspierając się na ramieniu brata wyszła wyniośle z domu. Ciotka z okna przyglądała się odchodzącym. Byłem pewny, że za lada wykroczeniem osłów gotowa jest w czyn wprowadzić dopiero co wyrzeczoną groźbę. Pomału i w miarę ich oddalania się twarz jej pogodniała jednak i taki wreszcie rozświecił ją uśmiech. Że chętnie bym ją uściskał, to też idąc za pierwszym popędem serca zarzuciłem jej ramiona na szyję. Zwróciłem się potem do pana Dika i zamieniałem z nim niezliczone uściski dłoni, którym wturowały wybuchy głośnego jego śmiechu. Uważaj, proszę siebie na przyszłość, łącznie ze mną, za opiekuna tego dziecka. Rzekła do niego ciotka, z miłą chęcią będę opiekunem syna Davida, odrzekł. Wybornie. Wiesz co? Myślę nazywać go Trotwood. Doskonale, doskonale, nazwiemy go Trotwood. Syn Davida zostanie Trotwoodem. Trotwoodem Copperfield. Jakieś się domyślił, kochany przyjacielu. Tak, o, tak, zapewne. Trotwood Copperfield, powtarzał pan Dick. Gotową, kupioną tegoż jeszcze wieczoru bieliznę, ciotka własnoręcznie naznaczyła podwójnym tym imieniem postanawiając że je odtąd zawsze nosić będę tak tedy pod nowym mianem i w nowym otoczeniu nowe rozpocząłem życie teraz gdy minęła niepewność co do dalszych mych losów zdawało mi się że wszystko dokoła mnie jest snem tylko nie zastanawiałem się nigdy nad tym jak dziwno znalazłem parę opiekunów w osobie ciotki i pana dika Myślałem tylko o tym, że Blanderstone cofa się w dalnie zgłębioną, a na życie moje w handlu Mardstone i Greenby gęsta opuszcza się zasłona. Zasłona ta nie podniosła się odtąd ani razu. Niechętną dłonią we wspomnieniach moich uchyliłem jej rąbka. Wspomnienia te, tak pełne dla mnie upokorzeń, cichych, pozbawionych wszelkiej nadziei żalów, że się przed nimi cofam mimo woli i nie chcę nawet liczyć dni trwania tych katuszy, czy trwały rok, czy mniej, czy więcej, nie wiem. Wiem tylko, że istniały i minęły. Zapisuję je tu i żegnam na zawsze. Rozdział piętnasty Nowy początek. Pan Dick i ja zostaliśmy w krótkim czasie najlepszymi przyjaciółmi. I często, gdy skończył swą codzienną pracę nad memoriałem, puszczaliśmy razem wielkiego latawca. Codzienna ta pilna praca nie posuwała się jednakże naprzód. Wcześniej czy później zjawiał się zawsze Karol I. Plątał wątek myśli i zmuszał autora do rozpoczynania od początku. Silne wrażenie wywierała na mnie cierpliwość, z jaką znosił ustawiczne te przeciwności, zdając sobie sprawę z tego, że ów Karol I bruździ. Słabe czyniąc starania, otrząśnięcia się z tego. W przekonaniu zresztą, że się go nigdy nie pozbędzie. Co zaś sobie rokował na przypadek skończenia swego memoriału? Do czego miał mu służyć? Tego sam Pono nie wiedział. Nie potrzebował zresztą zaprzątać sobie tym głowy, gdyż najpewniejszą było pod słońcem rzeczą, że ów memoriał nigdy skończony nie będzie. Dziwne też czynił wrażenie, gdy puszczał latawce. To, co mówił mi w swym pokoju o najlepszym sposobie rozpowszechniania myśli, budując latawce ze stronic niedokończonego memoriału, musiało być istotnym jego przekonaniem. Z nieskończoną bowiem pogodą spoglądał na swe dzieło puszczone w górę z rozkoszą, lubując się, że mu ciągnie i szarpie ramię. Gdym siadywał wówczas obok niego na zielonym wzgórzu... Zdawało mi się, że mu się rozjaśniają wraz ze wzrokiem i latawcem aż w niebiosa wzbite myśli. W miarę jak latawiec opadał i coraz niżej, niżej spuszczał się w słonecznych blaskach, pan Dick również zdawał się budzić ze snu. Smutniał. Podnosił zakurzonego latawca, ze wzrokiem tak błędnym, jak gdyby z latawcem sam spadł, był na ziemię. Budził wówczas prawdziwą litość. Robiąc postępy w przyjaźni z panem Dickiem, nie traciłem też łask mojej ciotki. Dobra była dla mnie i w przeciągu kilku tygodni spieściła nadaną mi nazwę Trotwood na Trot, pozwalając cieszyć się nadzieją, że może z czasem posiądę w jej sercu i względach miejsce przeznaczone ongi siostrze mojej nieurodzonej Betsy Trotwood. Trot! Rzekła pewnego wieczoru, rozpoczynając zwykłą partię tryktraka z panem Dickiem Nie powinniśmy zapominać o twym wychowaniu Był to właśnie jedyny przedmiot mych niepokojów Uszczęśliwiony byłem więc, że poruszyła tę kwestię Czy chciałbyś pójść do szkół w Canterbury? spytała Odpowiedziałem, że bardzo Zwłaszcza, że było to w pobliżu miejsc przez nią zamieszkałych Dobrze, odrzekła Czy chcesz pójść od jutra? Znałem szybkość postanowień ciotki i ta nagłość nie zdziwiła mnie, bynajmniej. Z przyjemnością, odrzekłem. Dobrze, zadecydowała. Janet, najmierz wózek z siwym koniem na godzinę dziesiątą jutro rano, a dziś wieczorem jeszcze spakujesz rzeczy panicza. Uszczęśliwiony byłem. Miałem jednak wyrzuty sumienia, dostrzegłszy wrażenie, jakie przygotowania te wywarły na panu Diku. Posmutniał, jakby. I stał się tak roztargniony w grze, że ciotka złożyła karty, odkładając partię na później. Dopiero gdy się dowiedział, że będę przyjeżdżał na niedzielę, on zaś z ciotką odwiedzać mnie będzie we środy, ożywił się nieco i oświadczył, że zrobi nowego większego latawca. Nazajutrz z rana był znów przybity. I chciał ulżyć żalowi, oddając mi wszystkie, jakie posiadał w woreczku, złote i srebrne monety. Po wdaniu się ciotki, Datek musiał się ograniczyć do pięciu szylingów i dopiero na usilne prośby wzrósł do dziesięciu. U bramy ogrodu pożegnaliśmy się jak najczulej. Pan Dyk stał, patrząc na nas, dopóki mógł nas dojrzeć. Ciotka, gardząc najzupełniej tym, co o niej powiedzą lub pomyślą, powoziła sama, siedząc wyprostowana, mając w ręku lejce i bacząc, by koń na krok nie zboczył z wytkniętej przez nią drogi. Dopiero za miastem dała mu nieco swobody i spoglądając na mnie, siedzącego obok niej niziutko na poduszkach, spytała, czy się czuje zadowolony. — Nadzwyczajnie — odrzekłem. I bardzo m wdzięczny cioci. Zadowolona, widać, była z tego, gdyż, mając obie ręce zajęte, pogłaskała mnie po głowie biczem. — Czy duża to i liczna szkoła? — pytałem ośmielony. — Ha, nie wiem. Udamy się najpierw do pana Wickfielda Czy to on prowadzi szkołę? Wcale nie, jest mecenasem. Nie pytałem więcej i rozmowa przeszła na inny przedmiot, aż do wjazdu do Canterbury. Dzień był targowy i ciotka musiała wymijać nieskończoną ilość wozów, wózków, koszów z jarzynami, straganów, przekupniów różnego rodzaju. Zewsząd wołano na nas i krzyczano niezbyt uprzejmie, to wcale jednak nie działało na ciotkę. Torowała sobie drogę śmiało, niby przez zawojowaną krainę. Zatrzymaliśmy się wreszcie przed bardzo starym domem wystającym na ulicę z niskimi, choć szerokimi i okratowanymi oknami, z belkami u stropu rzeźbionymi i sterczącymi na zewnątrz tak, jak gdyby dom cały wychylał się naprzód, aby lepiej móc oglądać całą wąską ulicę wzdłuż. Dom ten, choć stary, był nadzwyczaj czysty. Staroświecka kołatka usklepionej bramy, ozdobna wrzeźbione równianki kwiatów i owoców – Połyskiwała na kształt gwiazdy. Kamienne stopnie odznaczały się niepokalaną bielą, a wszystkie gzymsy, rzeźby, szkła w oknach, choć wiekowe, lśniły śnieżną białością. Gdy się wózek zatrzymał przed domem, dojrzałem w oknie po jednej stronie domu trupiobladą twarz, która znikła natychmiast i po chwili ukazała się pod sklepieniem w otwartej bramie. Twarz ta, jak już mówiłem trupioblada, Widziana z bliska posiadała odcień różowawy, zwykły rudowłosym ludziom. Należała też do rudowłosego piętnastoletniego, jakim się potem dowiedział, gdyż wyglądał o wiele starszej chłopaka. Włosy na głowie miał zupełnie obcięte. Nad oczyma zaledwie dostrzec można było ślad brwi, co zaś do rzęs tych, zdaje mi się, wcale nie dostrzegłem u brzegu powiek nad brunatnymi oczami. Tak szeroko otwartymi i niczym nie przysłoniętymi, żem wątpił niemal, czy i sen skleić je zdoła. Barczysty i kościsty. Odziany był przyzwoicie w czarny, szczelnie pod szyję zapięty surdut z białą kokardą. Zauważyłem długie, chude, kościste ręce, którymi stojąc na progu gładził szyję konia, spoglądając przy tym na nas. Uriah hip", zawołała ciotka. Czy pan Wickfield w domu? W domu, proszę panią, odrzekł, wskazując długą ręką w niej idźcie. Wysiedliśmy i zostawiając mu kłuca, weszliśmy do komnaty, przez której okno ujrzałem go dmuchającego w nos drakonia i natychmiast przykładającego do nich swe dłonie, jak gdyby spełniał jakieś zaklęcie. Naprzeciw wysokiego kominka wisiały dwa portrety: mężczyzny z siwymi włosami, chociażby najmniej starego jeszcze, i czarną brwią, spoglądającego na trzymane w ręku papiery przewiązane czerwoną wstążką i kobiety o bardzo spokojnym i łagodnym wyrazie twarzy. Oglądałem się, czy nie ujrzę, gdzie czasem podobizny Jurajaha, wtem otwarły się drzwi w głębi pokoju i ukazał się w nich mężczyzna tak podobny do wiszącego na ścianie portretu, żem się mimowoli obejrzał, czy to nie portret wyszedł czasem z ram swoich. Dopiero gdy się zbliżył, zauważyłem, że starszym jest o kilka lat od malowidła. Panno Betsy, Trotwood, rzekł uprzejmie. Proszę, proszę dalej. Zajęty byłem przed chwilą, niech mi pani to wybaczy. Wszak znany pani cel mój. Ciotka powitała go i weszliśmy do następnego pokoju, gabinetu raczej, napełnionego księgami, papierami, szafami, z oknem na ogród. Z żelazną szafą stojącą tak blisko kominka, żem się dziwił, którędy kominiarze przystęp do niego znajdują. Jakież tu panią sprowadzają interesy? spytał pan Wickfield, gdy domyśliłem się, że on to był prawnikiem i rządcą obszernych dóbr bogatego w okolicy pana. Czy aby pomyślne? Niepoprawną przybywam tym razem poradę, odrzekła ciotka. Tym lepiej, pani, tym lepiej. Włosy miał już zupełnie białe, brwi pozostały czarne. Twarz miał przyjemną i musiał być piękny kiedyś. Posiadał tę siną karnację, którą pod wrażeniem pana Pegoty wraz z otyłością i brzmieniem głosu przywykłem przypisywać użyciu spirytusowych trunków. Ubrany był starannie w granatowy surdut, kamizelkę w prążki i nowe spodnie. Miał kołnierz i gors od koszuli tak cienki, biały i miękki, jak puchła będzie? Oto mój wnuk, po bratanku, rzekła ciotka. Nie wiedziałem, że pani masz wnuka, zauważył. Adoptowałam go, odrzekła z obojętnym skinieniem dłoni, jakby obojętne jej było, co mu jest znane, a co nieznane. I oto przywiozłam go tu, chcąc umieścić w szkole, gdzieby się mógł dobrze uczyć i dobrze być traktowany. Niechże mi pan powie, gdzie się mam udać? Zanim udzielę pani stosownej rady, rzekł prawnik, pozwolę sobie postawić pytanie. O, zwykłe moje pytanie. Jakie pobudki skłoniły panią do tego? Macie go, zawołała ciotka. Znów pobudki, jak gdyby nie były one widoczne, jak na dłoni. Idzie mi o dobro dziecka. Jest to zapewne pobudka złożonej natury, potrząsnął głową z niedowierzającym uśmiechem. Złożonej pleciesz pan, bania Luki, odparła żywo ciotka. Sądzisz, że tylko sam jeden posiadasz jakiś cel zupełny, jedyny. Jak gdybyś pan był tylko jednym uczciwym na całym świecie człowiekiem. Aj zauważył z uśmiechem: Ja, bo istotnie mam jeden tylko cel w życiu. Inni mają ich po kilka, kilkanaście, nieraz po tysiąc najrozmaitszych, a ja mam jeden jedyny w tym rzecz. Nie wchodzi to jednak w tę sprawę. Najlepsza szkoła, mniejsza opobudki, żądasz pani najlepszej, co? Ciotka skłoniła twierdząco głowę. W najlepszej, jaką posiadamy, rzekł rozważnie prawnik, wnuk pani mieszkania nie znajdzie. Trzeba przecie, aby gdziekolwiek mieszkał, wtrąciła ciotka. Prawnik zgodził się z tym a po długich naradach ofiarował się towarzyszyć jej do szkoły i do paru domów, gdzie można byłoby mnie umieścić. Ciotka przyjęła propozycję i mieliśmy już właśnie wychodzić, gdy nagle zatrzymał się, mówiąc mały nasz przyjaciel mógłby nam przeszkadzać. Czy nie byłoby więc lepiej zostawić go tutaj? Już ciotka miała się temu oprzeć, gdy dla ułatwienia rzeczy oświadczyłem, że z miłą chęcią zostanę. Zostałem i wróciwszy do gabinetu prawnika, usiadłem na zajmowanym przedtem krzesełku, czekając cierpliwie ich powrotu. Krzesło to stało jak raz naprzeciw wąskiego przejścia, zakończonego w półokrągłą komnatą, i zobaczyłem wyglądającą z niej przez okno twarz Jurajaha. Teraz, odwiódłszy kuca do stajni, siedział naprzeciw mnie za stołem, na którym piętrzyły się papiery. Przepisywał coś właśnie. A chociaż twarzą zwrócony był do mnie, sądziłem, że jest zajęty pisaniem i nie zważa na mnie wcale. Dopiero po niejakim czasie dostrzegłem jego zaczerwienione, do słońc zarumienionych podobne oczy, podnoszące się na mnie co chwila z papierów. Próżno starałem się uchylić. Przestawiałem krzesło i wpatrywałem się w wiszącą na ścianie mapę. Przeglądałem dzienniki. Spojrzenie oczu tych pociągało mnie. I odwracając się, dostrzegłem je wlepione we mnie, podnoszące się na mnie, lub dopiero co odwracające się ode mnie. Nareszcie i po długiej nieobecności ciotka moja i prawnik wrócili, niezupełnie zadowoleni z wycieczki. Szkole, wprawdzie, ciotka nie miała nic do zarzucenia, lecz żaden ze zwiedzonych dla umieszczenia mnie domów nie zadowolił jej wymagań. Prawdziwa bieda, trot, mówiła. Sama nie wiem doprawdy, co począć. Bieda, wtrącił pan Wickfield. Ale mam na to radę. Jako? Spytała. Pozostawić go tymczasem u mnie. Spokojne to dziecko nie będzie mi przeszkadzało, a dom mój odpowiedni jest dla nauki. Cichy, spokojny i niemal tak obszerny, jak klasztor. Zostaw go tu, pani. Projekt ten podobał się widocznie ciotce. Wahała się jednak przez delikatność, zapewne. Zgódź się, pani, nalegał prawnik. Nie ma innego jak na teraz wyjścia. Zresztą umowa czasowa, jeśli nam wzajemnie okaże się niedogodna, znajdziemy coś stosowniejszego. Na teraz najlepiej byłoby pozostawić go tutaj. Bardzo będę wdzięczna, a i on także, ale bo. Wiem, wiem już, wiem o co idzie, zawołał prawnik. Ciążyłoby to pani, panno Trotwood, gdybyś się czuła w najmniejszej bodaj mierze komuś za coś zobowiązana. Płać pani za niego, jeśli tak ci się podoba. Targu dobijemy prędko. W takim razie podchwyciła ciotka, i choć to nie zmniejsza mej wdzięczności, z miłą chęcią zostawiłabym go tu. Trzeba się tedy umówić z moją gosposią rzekł pan Wickfield. Weszliśmy przez dziwnie stare schody, z poręczą tak szeroką, że wygodnie można byłoby na niej się rozsiąść, do ciemnego salonu, oświeconego misternymi oknami, którem zauważył był z ulicy. Ławy wewnętrzne, podobnie jak i podłoga i belkowanie na suficie były dębowe. Fortepian i trochę kwiatów, sprzęty, pokryte czerwonym i zielonym materiałem, rozweselały mroczny salon o niezliczonej ilości kątów, w których stały stoliczki, komutki, biureczka, fotele, tak rozstawione, że zmieniały kąt każdy na najwygodniejsze niby gniazdko, a przechodząc dalej, można się było przekonać, że wszystkie zarówno były przytulne i miłe. Wszędzie zresztą panował spokój i odznaczająca całe domostwo, niepokalana czystość. Pan Wickfield zapukał do drzwiczek, skrytych w tapetowanej ścianie. Po chwili ukazała się w nich dziewczynka w moim wieku, która rzuciła mu się na szyję. Twarzyczka jej miała ten sam wyraz spokoju i łagodności, co twarz kobiety na portrecie tam na dole. Zdawało mi się nawet, że to portret wrósł w lata, oryginał zaś pozostał dzieckiem. Pomimo rozlanej na twarzyczce wesołości. W całej postawie dziewczynki był cichy spokój, który rzucił mi się przede wszystkim w oczy i na zawsze pozostał w pamięci. Była to wyżej wzmiankowana przez prawnika gosposia, córka jego, Agnieszka. Słysząc jak do niej i o niej mówił, widząc jak tulił ją do siebie, zrozumiałem, co było onym jednym, jedynym jego celem. U paska miała zawieszony woreczek z kluczami i wyglądała na bardzo staranną i poważną gospodynię. Z uśmiechem wysłuchała co jej ojciec mówił o mnie a gdy skończył zaproponowała ciotce obejrzenie mojego pokoiku poszliśmy wszyscy razem ona przed nami po ślicznych dębowych schodach sufit zdobiły także dębowe belki w oknach błyszczały szyby nie pamiętam już kiedy i gdzie w dzieciństwie moim zdarzyło mi się widzieć malowane w kościele okna lecz teraz gdy stanęła na najwyższym stopniu starych schodów, oglądając się i czekając na nas, przypomniały mi się owe szyby. A odtąd za każdym razem, gdym widział malowane okna w kościele, przypominała mi się Agnieszka Wickfield. Wszystko zadowalało nieskończenie ciotkę. Wróciliśmy do salonu w wybornym usposobieniu. że zaś ciotka nie chciała za nic zostać na obiedzie, a pan Wickfield znał ją za zanadto dobrze by nalegać. Podano przekąskę, po czym prawnik odszedł do swego gabinetu, Agnieszka do nauki, a nas pozostawiono samych. Ciotka oznajmiła mi, że mnie zleciła prawnikowi, udzielając mi przy tym rad najlepszych i najserdeczniejszych. Trot, mówiła, ufaj sobie, mnie i panu Dikowi a nieba wspierać cię będą. Wzruszony byłem, dziękowałem stokrotnie, prosiłem, aby kłaniała się ode mnie panu Dikowi. Nigdy, ciągnęła, nie bądź podłym, ani fałszywym, ani okrutnym. Unikaj tych trzech rzeczy, a nie zawiedziesz moich nadziei. Obiecywałem z całego serca: nie, nie chciałem zawieść jej ufności i dobroci. Koń już zaprzężony, skończyła. Odjeżdżam. Zostań tu. Mówiąc to, uściskała mnie szybko i zatrzasnęła drzwi za sobą. Zrazu ogłuszyło mnie to nagłe odejście. Bałem się, czy się jej czasem czym nie naraziłem, lecz spojrzawszy przez okno i widząc, jak smutną była wsiadając do wózka, i że odjeżdżała, nie obejrzawszy się nawet, zrozumiałem ją lepiej. Około piątej godziny, o której uprawnika obiadowano, byłem już spokojny i przy dobrym apetycie. U stołu były tylko dwa nakrycia, lecz w stołowym pokoju czekała nas Agnieszka i usiadła naprzeciw ojca. Wątpię, czy potrafiłby obejść się bez niej przy obiedzie. Po obiedzie wróciliśmy do bawialnego pokoju. W jednym z rozkosznych kątów Agnieszka przygotowała już była dla ojca kieliszki i wino. Przygotowane przez inne ręce nie smakowałyby mu zapewne. Siedział tak ze dwie godziny, popijając wino, a przyznać trzeba, że pił wiele. Tymczasem Agnieszka grała na fortepianie, szyła, rozmawiała. Prawnik wesół był. I rozmowny z nami, lecz od czasu do czasu, wpatrując się w córkę, zapadał w milczenie i chmurniał. Ona ciągle miała zwróconą na niego uwagę, i natychmiast pytaniem jakimś lub pieszczotą budziła z ponurej zadumy. Otrząsał się wtedy z zamyślenia i znów popijał wino. Potem Agnieszka rozlewała herbatę i znów siedzieliśmy razem, aż do pójścia na spoczynek. Na dobranoc ojciec uściskał ją kilkakrotnie, a gdy odeszła. Kazał zapalić światło w swym gabinecie. Poszedłem też spać. Z wieczora jeszcze wyszedłem na chwilę na ulicę, aby się lepiej przypatrzyć staremu domostwu i szarej katedrze. Przypomniało mi się, że mnie tak dawno jeszcze wędrował przez to miasto. Morzem przechodził i koło tego domu, w którym obecnie znalazłem schronienie. Wracając do salonu spostrzegłem Jurajaha, zamykającego właśnie kancelarię. Przyjaźnie dla wszystkich usposobiony, zbliżyłem się do niego, przemówiłem i na dobranoc podałem rękę. Cóż to za lepka była dłoń, śmiertelnie zimna i wilgotna, ledwie mu suszył i rozgrzał moją, dłoni tej zapomnieć nie mogłem. Kiedy siedziałem potem przed zaśnięciem przy oknie i widziałem wysuwającą się ku mnie spod dachu rzeźbioną belkę, zdawało mi się, że widzę na niej widmo Jurajaha Hipa. Śpiesznie zamknąłem okno.